Juliusz Wern, Dzieci Kapitana Granta, 1. Balance Fish Dnia 26 lipca roku 1864 podczas mocnego wiatru północno-wschodniego wspaniały jacht sunął całą siłą pary po grzbiecie spienionych fal kanału północnego. Na tylnym jego maszcie powiewała flaga Anglii, na wierzchołku zaś wielkiego masztu chorągiew błękitna nosiła na sobie dwie wielkie głoski E, G wyhaftowane złotem i w górze książęcą przyozdobione koroną. Jacht ten nazywał się Duncan. Był własnością lorda Glenarvan, jednego z szesnastu parów szkockich zasiadających w izbie wyższej. I zarazem jednego z najcelniejszych członków królewskiego klubu jachtowego na Tamizie Royal Thames Yacht Club, tak słynnego w całej Wielkiej Brytanii. Na pokładzie jachtu znajdował się w tej chwili lord Edward Glenarvan z młodą małżonką, Lady Heleną i jednym ze swych krewnych, majorem Macnabs. Świeżo zbudowany Duncan wypłynął na prośbę o kilka mil poza odnogę Clyde i zdążał do Glasgow'a. Już wyspa Arran wynurzała się na horyzoncie, gdy majtek siedzący na czatowni dał znać, że w tyle jak tu ukazała się olbrzymia ryba. Kapitan statku, John Mangles, doniósł o tym zaraz lordowi Glenarvan, a ten, wszedłszy na rufę wraz z majorem McNabs, pytał kapitana, co myśli o tym potworze. Doprawdy, wasza dostojność, odpowiedział John Mangles, sądzę, że jest to ogromny rekin i nic więcej. Rekin w tej okolicy? Ze zdziwieniem zawołał Glenarvan. Bez wątpienia, odrzekł kapitan. Ryba ta należy do rodzaju rekinów spotykanych na wszystkich morzach i pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. Głowę daje, że jest to balance fish i z tym zapewne lichem będziemy mieć do czynienia. Jeśli wasza dostojność pozwoli, a Lady Glenarvan zechce przypatrzyć się ciekawemu połowowi, zaraz weźmiemy się do roboty i dowiemy się rzetelnej prawdy. Jak myślisz, McNabs? – rzekł Lord do Majora. – Możemy popróbować tej nowości. – Przystaję na to wszystko, co ci się spodoba – powolnie odpowiedział Major. – Zresztą, tępienie tych straszliwych bestii nigdy nie może być zbyteczne – zawołał znowu John Mangles. – Korzystajmy ze sposobności, a jeśli wasza dostojność zgodzić się raczy, to i widok będziemy mieli zachwycający i dobry zarazem spełniony uczynek. – A więc – Wydaj rozkazy, kapitanie, rzekł Glenarvan. Poczem posłał z uwiadomieniem do lady Heleny, która ciekawością zajęta pospieszyła do męża. Może było wspaniałe. Na powierzchni jego wyraźnie rysowały się gwałtowne i silne poruszenia potwora. Gdy John Mangles wydał rozkazy, majtkowie zarzucili przez parapet prawego boku jachtu w morze długą i grubą linę z ogromnym na końcu hakiem, na którym dla przynęty założyli spory kawał słoniny. Chociaż rekin był jeszcze w odległości pięćdziesięciu co najmniej jardów, przeszło czterdzieści metrów, poczuwszy nęcący zapach ofiarowanego sobie przysmaku, zwrócił się szybko ku statkowi. Ogromne płetwy jego, szare po bokach, a czarne przy osadzie. Z nadzwyczajną siłą i szybkością pryły morskie bałwany i zwierzę płynęło wciąż w prostej linii. W miarę jak się rekin zbliżał, rozeznać było można blaski jego ślepiów, pałający żarłoczną chciwością, a gdy otworzył spragnioną paszczę, ukazały się w niej cztery rzędy ogromnych zębów. Szeroka jego głowa podobno była do dwóch młotów, osadzonych na jednym trzonku. John Mangles nie mylił się. Był to rzeczywiście Balance Fish. Najżarłoczniejszy z rodziny skwalów czy żarłaczy. Cała osada Dankana śledziła z żywym zajęciem wszystkie ruchy rekina. Wkrótce potwór dopłynął do przynęty, przewrócił się na grzbiet, aby ją lepiej pochwycić, i w mgnieniu oka ogromny kawał słoniny wraz z ostrym hakiem utonęły w jego paszczy. A majtkowie szybko pociągnęli linę. Przyciągnięto na blok umieszczony na wierzchołku wielkiej rei masztu. Rekin zaczął się szarpać gwałtownie, widząc się wyrwanym ze swego żywiołu. Lecz na szarpanie znalazł się sposób. Mocny postronek z pętlicą, uchwyciwszy rekina za ogon, paraliżował wszelkie jego ruchy. W chwilę potem potwór leżał rozciągnięty na pomoście jachtu. Jeden z marynarzy, ostrożnie przybliżywszy się do niego. Silnym uderzeniem siekiery odciął ogromny ogon zwierzęcia. Połów był skończony. Rekin leżał bezsilny i nikomu szkodzić nie mógł. Zemście marynarzy stało się zadość, lecz ciekawość ich jeszcze nie była zaspokojona. Na pokładzie wszystkich statków morskich przyjęty jest w podobnych razach zwyczaj, żeby ściśle rewidować żołądek schwytanego potwora. Majtkowie, znając jego żarłoczność. Zawsze spodziewają się znaleźć tam coś nadzwyczajnego i prawie nigdy nie mylą się w swych oczekiwaniach. Lady Glenarvan, nie chcąc być obecną przy tej krwawej operacji, poszła do kajuty. Rekin dyszał jeszcze. Ogromne to zwierzę miało dziesięć stóp długości i ważyło przeszło sześćset funtów. Waga ta i miara nie są niczym nadzwyczajnym. Wkrótce ogromna ryba została rozpłatana kilkoma silnymi cięciami siekiery. Hak z przynętą doszedł aż do żołądka, pustego zresztą zupełnie. Widocznie potwór pościł od dość dawna i zawiedzeni w swych nadziejach marynarze już porąbane sztuki chcieli na powrót rzucić w morze, gdy nagle sternik dostrzegł jakiś duży przedmiot, okryty wnętrznościami. A co to? zawołał. To jakiś kawałek skały. Odpowiedział jeden z majtków. Bestia widać z głodu go połknęła, biorąc za przysmak zapewne. Nie, nie, krzyknął drugi. To musi być Wiązka Zielska, której dotąd strawić nie zdołał. Lepiej milczeć, gdy się nic nie wie, zawołał Tomasz Austin, porucznik jachtu. Czy nie widzicie, że bestia była pijakiem nałogowym, a nie chcąc nic stracić, nie tylko wypiła wino, ale jeszcze i butelkę połknęła? Co? Zawołał lord Glenarvan. Rekin ma butelkę w żołądku? Prawdziwą butelkę, odpowiedział sternik, ale widać, że nie z piwnicy ją wyniesiono. Poruczniku, wydobądź ją ostrożnie, rzekł lord Edward. Butelki znajdowane na morzu ważne nieraz zawierają dokumenty. Tak mniemasz? zapytał major McNabs. Nie twierdzę, ale przypuszczam, że tak być może. Nie sprzeczam się bynajmniej odrzekł major. I bardzo być może, iż tu dowiemy się jakiej tajemnicy. Zaraz to zobaczymy. A cóż, Tomaszu? Oto jest, rzekł porucznik, podając jakiś niekształtny przedmiot, który z trudem niemałym wydobył z żołądka ryby. Wybornie! zawołał Glenarvan. Kasz obmyć to paskudztwo i przynieść do mojej kajuty. Tomasz Ostin spełnił rozkaz i za chwilę potem butelka w tak szczególnych znalezionych okolicznościach. Złożona została na kwadratowym stoliku. Wokół którego zasiedli lord Glenarvan, major McNabbs, kapitan John Mangles i lady Helena, ciekawa jak każda kobieta. Każdy z niecierpliwą ciekawością radby się był dowiedzieć, co obejmuje w sobie ta szklana powłoka. Czy opis jakiego wielkiego nieszczęścia, czy też nic nieznaczące wiadomości, puszczone na morze przez marynarza, nie mającego nic lepszego do roboty. Wypadało jednak dowiedzieć się prawdy, i Glenarvan, nie czekając dłużej, przystąpił do zbadania butelki, za wszelką w takich razach przezornością. I miał słuszność, bo w podobnych wypadkach najdrobniejsza często na pozór wskazówka prowadzi do bardzo ważnych odkryć. Najprzód obejrzano butelkę dokładnie z wierzchu. Na potężnej szyjce znaleziono jeszcze owinięty drut, już dobrze przez rdze zjedzony. A grube szkło, mogące wytrzymać ciśnienie kilku atmosfer, wyraźnie wykazywało szampańskie pochodzenie. Mogło przed to wytrzymać wszystkie wypadki długiej nawet podróży, bez najmniejszego uszkodzenia. Jest to butelka domu Cliqueau, odezwał się major, a nikt mu nie zaprzeczał, bo major powinien był znać się na tem. Mój kochany majorze, odpowiedziała lady Helena, cóż nas obchodzić może, jaka to jest butelka? Jeśli nie wiemy, skąd ona do nas przypływa. Dowiemy się, droga Heleno, rzekł lord Edward, a z góry można być pewnym, że przybywa z daleka. Czy widzisz, jak ją grubo pokrywają różne materie, skamieniałe pod wpływem wód morskich? Długo ona widać przebywała w oceanie, zanim ją ten rekin połknął. Podzielam twe zdanie, lordzie, odezwał się major, że to kruche naczynie długą i daleką po morzu podróż zrobić musiało. Ale skądże do nas przybywa? Z lekką niecierpliwością powtórzyła lady Glenarvan. Poczekaj, droga Heleno, poczekaj chwilkę. Zdaje mi się, że butelka ta samą treścią swą odpowie na wszystkie nasze pytania. I to mówiąc, Glenarvan zaczął zdrapywać nożem grubą z szyjki powłokę i niedługo też ukazał się korek, ale mocno przez wodę morską uszkodzony. To źle, to bardzo źle! Powtarzał lord Glenarvan. Bo jeśli tam wewnątrz są jakie papiery, to je znajdziemy w bardzo złym stanie. To być bardzo może, machinalnie powtórzył major. Ponieważ butelka ta, mówił dalej lord Edward, źle była zakarkowana, więc byłaby z pewnością zatonęła, gdyby nie wypadek, że ją połknął i przyniósł na pokład Duncana. Zapewne odezwał się John Mangles. Dobrze, że tak się stało, ale byłoby lepiej, gdybyśmy ją złowili na pełnym morzu, pod pewną wiadomą długością i szerokością geograficzną, bo w takim razie, badając prądy atmosferyczne i morskie, można było niemal odgadnąć, jaką przebywa drogę. Ale gdy ją przynosi taki posłaniec jak rekin, który płynie pod prąd i wiatry, to trudno coś odgadnąć. Zaraz zobaczymy powiedział lord Edward, wyjmując ostrożnie korek. I w tejże chwili po kajucie rozszedł się mocny zapach soli. I cóż? pytała lady Helena. Tak jest, rzekł Glenarvan. Nie omyliłem się, bo są w środku papiery. Papiery! Dokumenty! wołała lady Helena. Jednakże, mówił dalej Glenarvan, zdają się być przez wilgoć uszkodzone, i tak przylgnęły do ścian butelki, że trudno je będzie stamtąd wydobyć. Stłuczmy szkło doradził McNabs. Wolałbym je zachować w całości, odpowiedział Glenarvan. I ja także, dorzucił sentencjonalnie Major. Zapewne, rzekła Lady Helena, że dobrze by to było, ależ znowu z drugiej strony warto poświęcić butelkę dla ocalenia kosztownych może dokumentów. Niech wasza dostojność odtrąci szyjkę, rzekł John Mangles, a będzie można wydobyć papiery bez uszkodzenia ich. Dwa Trzy dokumenty. Na tych kawałkach papieru, na wpół zniszczonych przez wodę morską, można było rozeznać pojedyncze wyrazy, szczątki całych przedtem zdań, niepodobnych już teraz do odczytania. Lord Glenarvan przypatrywał się im z największą uwagą przez kilka minut. Obracał je na wszystkie strony, wystawiał do słońca, badając najdrobniejsze ślady pisma, niespłukane wodą morską, i nareszcie zwrócił się do swych przyjaciół i rzekł: Są tu trzy różne dokumenty, albo raczej, jak mi się zdaje, trzy kopie jednego dokumentu w potrójnym tłumaczeniu na język angielski, francuski i niemiecki. Pozostałe wyrazy wyczytać się dające, wątpić o tem nie pozwalają. A czy przynajmniej można się czegoś domyślić z tych pojedynczych wyrazów? zapytała lady Glenarvan. Trudno coś z tego wnioskować, kochana Heleno. Myśl w wielu miejscach poprzerwana. Może by wyrazami jednego dokumentu dało się uzupełnić braki drugiego, rzekł Major ze zwykłą sobie flegmą. Major ma słuszność, odezwał się John Mangles. Niepodobna bowiem przypuścić, aby woda morska na wszystkich trzech papierach wygryzła pismo w tychże samych miejscach. Próbujmy przeto zbliżyć jedne resztki do drugich, a może się złoży całość jaka. To właśnie chcę zrobić, rzekł Lord Glenarvan. Zacznijmy od dokumentu angielskiego. Dokument ten przedstawiał się w następujący sposób. 62. BRI. GOV. SYNC. STRA. ALAND. SKIP. GR. DAT MONIT OF LONG AND SYSTEMS LOST. Z tego doprawdy niewiele można dojść, odezwał się major. Przyznać jednak trzeba, wtrącił kapitan, że to dość wyraźnie po angielsku. Pod tym względem nie ma wątpliwości, rzekł lord Glenarvan. Wyrazy Sing, Alland, That, and Lost są nietknięte. Skip widocznie jest początkiem wyrazu skipper i tak się zdaje, mowa jest o jakimś gr. może kapitanie statku rozbitego. To już wystarcza, aby się czegoś domyślić. Na nieszczęście przerwał major. Brak całych wierszy. Jakże więc dojść do nazwiska rozbitego okrętu i jak się dowiedzieć o miejscu, w którym go wypadek spotkał? Wynajdziemy i to, rzekł lord Glenarvan. Bez wątpienia, odpowiedział major, lubiący podzielać cudze zdanie. Bez wątpienia wynajdziemy. Tylko jakim sposobem? Uzupełniając jeden dokument przez drugi. Próbujmy więc zawołała Lady Helena. Na drugim kawałku papieru i więcej jeszcze uszkodzonym widniało kilka niezrozumiałych wyrazów. Siedem, juni, glas, cwaj, atrosen, graus, bring ichnen. To jest pisane po niemiecku, mówił John Mangles. A ty, kapitanie, znasz podobno ten język? spytał Lord Glenarvan. Doskonale wasza dostojność. Powiedz nam prze to, co znaczyć może tych kilka wyrazów. Kapitan z uwagą wpatrywał się w papier przez chwilę, a nareszcie rzekł. Przede wszystkim mamy już datę wypadku. 7 juni znaczy 7 czerwca. Cyfrata przyłożona do liczby 62 znalezionej na dokumencie angielskim da nam całkowitą datę 7 czerwca 1862 roku. Doskonałe tłumaczenie zawołała Lady Helena. W tymże samym wierszu, mówił dalej młody kapitan, znajduje wyraz glas, który zestawiamy z wyrazem go, znajdującym się na pierwszym dokumencie. Da nam całą nazwę Glasgow. Widocznie mowa jest o okręcie sportu Glasgow'a. Tak, ja sądzę, wtrącił major. Drugiego wiersza całkiem brakuje, mówił dalej John Mangles, lecz w trzecim znajduje dwa bardzo ważne wyrazy. Cwaj, co znaczy dwaj, i atrosen, Albo raczej matrosen, majtkowie. A zatem, mówiła Lady Helena, mowa jest o jakimś kapitanie i dwóch majtkach. Być to bardzo może, odezwał się lord Glenarvan. Przyznam się waszej dostojności, że następny wyraz gras niemałego nabawia mnie kłopotu. Nie wiem, jak go tłumaczyć. Może go nam wyjaśnić trzecia kartka, co zaś do dwóch ostatnich wyrazów? Te wyjaśnić bardzo łatwo. Bring ich ten znaczy nieście im, co, przełożywszy do angielskiego wyrazu asistans, jak i tamte, znajdujące się w siódmym wierszu, będziemy mieli razem nieście im pomoc. Tak, nieście im pomoc, zawołał lord Edward. Lecz gdzie są ci nieszczęśliwi? Dotąd nie mamy najmniejszej wskazówki miejsca, w którym się przytrafi wypadek rozbicia. Może kartka pisana po francusku da nam w tym względzie jakieś objaśnienie? dodała lady Helena. Przejdźmy do francuskiego dokumentu, a tem łatwiejsze będą nasze badania i domysły, że język ten znamy wszyscy. Trzecia kartka nosiła te wyrazy: Troj, Ats, tania, gonie, Austral, abor, kotin, pr, cruel, indi, jete ognit et 37 stopni, 11 minut. A widzicie, panowie, zawołała Lady Helena. Tu już mamy i cyfry. Idźmy porządkiem mówił lord Glenarvan. Zaczynajmy od początku. Pozwólcie mi rozebrać jeden po drugim te wyrazy rozrzucone i niezupełne. Z pierwszych zaraz liter widać, że chodzi o jakiś statek trzymasztowy, którego nazwę Brytania łatwo złożyć można z kartek angielskiej i francuskiej. Z dwóch następnych wyrazów goni i Austral ostatni tylko ma jakieś znaczenie. Jest to szczegół bardzo ważny, wtrącił John Mangles. Rozbicie miało miejsce na półkuli południowej. Nie jest to jeszcze tak bardzo jasne, odezwał się Major. Idę dalej, mówił Lord Edward. Następuje wyraz abor, rdzeń słowa aborder. Ci nieszczęśliwi przybyli więc gdzieś do brzegu. A gdzież? Kontin. Czyżby ten wyraz miał znaczyć kontynent, ląd stały? Cruel. Cruel, zawołał John Mangles. Ależ to doskonale tłumaczy niemiecki wyraz graus, grausam, okrutny. Idźmy dalej, idźmy dalej, wołał niecierpliwie Glenarvana rozciekawiony. Indii znaczy zapewne Indie, gdzie ci biedacy zostali wyrzuceni. Cóż znowu znaczy wyraz ongit? Ach, longitudę, długość, a tu szerokość, 37 stopni, 11 minut. Mamy na koniec jakąś wskazówkę dokładniejszą. Lecz brakuje stopnia długości, rzekł Mac Naps. Trudnoż wszystkiego naraz żądać, kochany majorze, odpowiedział lord Edward. Dokładnie oznaczony stopień szerokości także ma swoją wartość. Kartka po francusku pisana jest ze wszystkich najdokładniejsza. Widoczną jest rzeczą, że wszystkie trzy są tylko dosłownym tłumaczeniem tegoż samego tekstu, bo wszystkie mają jednak liczbę wierszy. Trzeba je przeto złożyć teraz razem, przetłumaczyć na jeden język i wynaleźć najprawdopodobniejsze i najrozumialsze ich znaczenie. A na jakiż język chcecie zrobić to tłumaczenie? Zapytał major. Na francuski, odpowiedział Glenarvan, bo w nim najwięcej przechowało się wyrazów zrozumiałych. Wasza dostojność ma rację, odezwał się John Mangles. Tem więcej, że wszyscy, jak tu jesteśmy, znamy ten język wybornie. Zaczynam tedy. Próbuję złożyć w całość te wyrazy i ułamki zdań. Zachowując ściśle przerwy, jakie pomiędzy nimi natrafiamy, i uzupełniając sens tam, gdzie on jest widoczny i niewątpliwy. Potem wszystko to porównamy i osądzimy, co wnosić należy. Glenarvan pochwycił pióro i wkrótce potem podał towarzystwu papier, na którym nakreślone były wiersze następujące: 7 JUIN 1862. Trois Mats Glasgow, Sombre Gonie Austral, A Deux Matelots, G. Gr Abor Contin, PR Cruel Indi, C do Cument De Longitude ET 37 stopni 11 minut, De Latitude Portes Leur Secours Perdus. W tej chwili jeden z majtków przyszedł uświadomić kapitana, że Duncan wpłynął do Zatoki Clyde i pytał go o rozkazy. Jakie są zamiary waszej dostojności? Rzekł John Mangles, zwracając się z zapytaniem do lorda Glenarvan. Dostać się do Dumbarton jak najprędzej, skąd Lady Helena powróci do Malcolm Castle, a ja pojadę do Londynu i przedstawię dokument Ministerstwu Marynarki. John Mangles wydał potrzebne rozkazy, które Majtek odniósł do spełnienia porucznikowi. Teraz, kochani przyjaciele, mówił lord Edward. Prowadźmy dalej nasze poszukiwania. Zdaje się, że trafiliśmy na ślad ważnej jakiejś katastrofy. Życie kilku ludzi zależy od naszej domyślności. Użyjmy więc wszystkich sił naszej inteligencji do odgadnięcia tej nieszczęsnej zagadki. Jesteśmy gotowi, kochany Edwardzie, rzekła Lady Helena. Najprzód, mówił Glenarvan. Trzeba w tym dokumencie zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Jeden, co wiemy. Dwa, czego się domyślamy. I trzy... Czego nie wiemy? Cóż wtedy wiemy? Wiemy, że 7 czerwca roku 1862 trzymasztowy okręt Brytania z Glasgow'a zatonął, że dwaj majtkowie i kapitan rzucili niniejszy dokument na morze pod 37 stopniem 11 minutą szerokości i że żądają pomocy. Nic prawdziwszego, odezwał się major. Przejdźmy do tego, czego się domyślamy, mówił dalej Glenarvan. Najprzód że rozbicie zdarzyło się na wodach południowych. A dalej zwracam uwagę waszą na wyraz gonie. Czy nie jest on zakończeniem francuskiem nazwy kraju, o który chodzi? Ach, Patagonia, zawołała Lady Helena. Nie inaczej, kochana żono. Ale czy przez Patagonię przechodzi trzydziesty siódmy równoleżnik? Zapytał Major. To łatwo sprawdzić, rzekł John Mangles, rozkładając mapę Ameryki Południowej. Tak jest, niezawodnie. Trzydziesty siódmy równoleżnik przecina Rankonie i północne prowincje Patagonii. Wreszcie ginie w Atlantyku. Dobrze, ciągnął Glenarvan. Posuwajmy już się w naszych domysłach. Dwaj majtkowie i kapitan dostają się na ląd, jak co wskazują niedokończone wyrazy: abor, aborden, i Kontin, kontynent. Uważajcie dobrze. Dostają się na ląd, a nie na wyspę. Cóż się dalej z nimi dzieje? To odgadnąć mamy z dwóch niepojętych głosek. PR. Ci nieszczęśliwi są widocznie schwytani, pris lub niewolnikami, prisoners, ale czyimi? Okrutnych Indian. W moim przynajmniej umyśle miejsca próżne na papierze w taki wypełniają się sposób. Nie wiem wszakże, czy i wy, kochani towarzysze, podzielacie ten mój sposób widzenia rzeczy. Glenarvan mówił z gruntownym przekonaniem, które w oczach jego czytać się dawało. Zapał jego przeniknął wszystkich obecnych i ci zgodnie zawołali. Tak jest! Tak jest! Widocznie inaczej być nie może. Po krótkiej przerwie lord Edward tak mówił dalej. Wszystkie te przypuszczenia, drodzy moi przyjaciele, zdają mi się być dostatecznie usprawiedliwione. Według mojego przekonania wypadek zdarzył się na wybrzeżach Patagonii. Zresztą każe zapytać o Glasgowie, dokąd odpłynął okręt Brytania. Z tego łatwo odgadniemy, czy mógł być zapędzony w te okolice. Nie potrzebujemy posyłać tak daleko wtrącił John Mangles. Ja mam tu cały komplet handlowego dziennika Markantyle and Shopping Gazette, z którego najdokładniejsze powziąć możemy wiadomości. Zobaczmyż, zobaczmyż. Niecierpliwie domagała się lady Glenarvan. John Mangles wziął pakę gazet z roku 1862 i zaczął je szybko przerzucać. Po niedługim szukaniu z radością zawołał. 30 maja roku 1862 Peru, Scallo, ładunek do Glasgowa, okręt Brytania, kapitan Grant. Grant! zawołał Glenarvan. Ten śmiały Szkot! który chciał założyć nową Szkocję na wodach Oceanu Spokojnego. Tak jest, odrzekł John Mangles. Ten sam, który w roku 1861 wypłynął z Glasgowa na okręcie Brytania i o którym aż dotąd żadnej nie ma wiadomości. To już najmniejszej nie ulega wątpliwości, zawołał Glenarvan. To on, to ten sam. Wszystko jest jasne i oczywiste. Okręt Brytanii opuścił Kallo 30 Maja. A 7 czerwca, to jest w ósmym dni po odjeździe, zatonął na wybrzeżach Patagonii. W tych kilku na pozór niezrozumiałych i nieczytelnych wyrazach mamy całą tę historię. Tak wtedy domysły nasze okazują się zupełnie uzasadnione. Jednej więc już tylko rzeczy nie wiemy. To jest stopnia długości. Który nam jest zupełnie teraz niepotrzebny, odezwał się John Mangles, skoro znam kraj, i wiem stopień szerokości, to podejmuje się trafić od razu do miejsca, w którym okręt uległ rozbiciu. Więc wtedy wiemy wszystko, co nam wiedzieć trzeba, spytała Lady Glenarvan. Wszystko, moja droga Heleno, wyrazy, które woda morska zmyła na dokumencie dopełnię teraz bez trudu, jakby mi je sam kapitan Grant dyktował. To mówiąc, Lord Glenarvan pochwycił pióro i bez najmniejszego namysłu zredagował notatkę następującą: Dnia 7 czerwca 1862 roku trzymasztowy okręt Brytania z Glasgow'a zatonął na wybrzeżach Patagonii, na półkuli południowej. Kierując się ku ziemi, dwaj majtkowie i kapitan Grant próbuje, czy nie uda im się dobić do lądu, gdzie popadną w niewolę okrutnych Indian. Rzucają ten dokument pod stopniem długości i 37 stopniem 11 minutą szerokości. Nieście im pomoc lub zginął. Wybornie, wybornie, drogi Edwardzie! zawołała lady Helena. I jeśli ci nieszczęśliwi, kiedy wrócą do swojej ojczyzny, tobie to tylko samemu zawdzięczać będą. A wrócą z pewnością! zawołał Glenarvan. Dokument ten zbyt jest jasny i wyraźny, aby Anglia namyśleć się mogła, czy biec z pomocą trzem swoim synom zapędzonym gdzieś na puste wybrzeża. A to co uczyniła dla Franklina i tylu innych uczyni dziś dla nieszczęśliwych rozbitków z okrętu Brytania. A może, dodała Lady Helena, ci biedacy mają rodziny, które opłakują ich stratę. Może ten biedny kapitan Grant ma żonę, dzieci. Masz słuszność, kochana Aleili. Zaraz ich uwiadomię o losie ojca i zapewnię, żeby najmniej nadziei tracić nie powinni. Teraz zaś, kochani przyjaciele, każdy ma swoje miejsce, bo się zbliżamy do portu. Istotnie, Duncan, płynąc całą siłą pary, minął brzegi wyspy But, wpłynął na wąską zatokę, zawrócił koło Greenock i o szóstej wieczorem zarzucił kotwicę u stóp bazaltowej skały Dumbartonu, na której wierzchołku stał sławny pałac znanego bohatera szkockiego Wallesa. Tam czekał powóz zaprzężony w konie pocztowe, mający odwieźć do Malkom Castle Lady Helene i majora MacNabs. Lord Glenarvan. Uścisnąwszy młodą małżonkę siadł na pośpieszny pociąg drogi żelaznej Glasgowskiej. Lecz przed odjazdem jeszcze szybszemu na wszystko posłańcowi powierzył ważną depeszę i rzeczywiście w kilka minut potem telegraf elektryczny przyniósł do gazet Times i Morning Chronicle ogłoszenie następującej treści. Kto chce mieć wiadomość o losie trzymasztowego okrętu Brytania, który z kapitanem Grant wypłynął z Glasgowa, niech się zgłosi do Lorda Glenervan Malcolm Castle, Luz, hrabstwo Dumbarton w Szkocji. 3. Malcolm Castle. Zamek Malcolm, jeden z najpoetyczniejszych w Szkocji, wzniesiony jest ponad piękną doliną wioski Luz, a czyste wody jeziora Lomond obmywają granitowe podstawy jego morów. Od niepamiętnych czasów należał on do rodziny Glenarvan. Która w ojczyźnie Rob Roya i Fergusa MacGregora przechowała w czystości tradycje gościnnych obyczajów starych bohaterów Walter Scottowskich. W epoce rewolucji socjalnej w Szkocji ci z wasalów, którzy nie mogli dawnym naczelnikom klanów zbyt wygórowanych opłacić dzierżaw, zostali usunięci. Jedni poumierali z głodu, drudzy zostali rybakami, a inni nareszcie wyemigrowali. Rozpacz była powszechna. Jedna tylko rodzina Glenarwanów zachowała to przekonanie, że dotrzymanie słowa równie obowiązuje wielkich i małych i nie naruszała stosunków swych z dzierżawcami. Ani jeden z nich nie opuścił rodzinnej swej strzechy i ziemi, w której spoczywały prochy jego przodków. Wszyscy pozostali w klanie swych dawnych wodzów. Dlatego też w tej epoce nawet w tym wieku obojętności i niezgody, Rodzina Glenarvan miała samych jedynie Szkotów tak w zamku Malcolm, jak i na pokładzie Duncana. Wszyscy oni byli potomkami wasalów MacGregora, MacFarlane'a, Magnat Honsa, to jest byli synami hrabstw Sterling i Dumbartonu. Dzielni ci ludzie duszą i ciałem oddani byli swemu panu, a niektórzy z nich dotąd jeszcze nie zapomnieli dawnego narzecza Starej Kaledonii. Lord Glenarvan. Był panem ogromnego majątku, którego używał szczodrze na cele dobroczynne. Dobroć serca przewyższała jeszcze wrodzoną mu szlachetność i hojność. Pan Lucy, Laird Malcolmu był reprezentantem swego hrabstwa w Izbie Lordów, lecz w charakterze legitymisty, jakubity. Niewiele dbając o przypodobanie się domowi hanowerskiemu, źle też był widziany przez angielskich mężów stanu. Szczególnie i zaś dlatego, że trzymał się w starych tradycji swych przodków i energiczny stawiał opór wdzieraniu się tradycji południowych w sferę polityczną. Przy tym wszystkim lord Edward Glenarvan nie był człowiekiem ani zacofanym, ani krótkowidzącym, ani ograniczonej inteligencji. Owszem, bramy jego hrabstwa otworem stały dla wszelkiego postępu. Ale w duszy pozostawał Szkotem i dla sławy to Szkocji z jachtami swymi stawał do zapasów na wszystkie gonitwy i walki ogłaszane przez Królewski Jacht Klub na Tamizie. Edward Glenarvan miał 32 lata. Był wysokiego wzrostu, rysów twarzy nieco surowych, miał nieopisaną słodycz spojrzenia, a cała postawa jego tchnęła urokiem górskiej poezji Highlandu. Znany był jako waleczny, przedsiębiorczy, Zuchwały Fergus XIX wieku, lecz zarazem dobry nad wszelki wyraz. Lord Glenarvan od trzech dopiero miesięcy zaledwie był żonaty. Poślubił on Miss Helenę Tufnell, córkę słynnego podróżnika Williama Tufnella, który sam był jedną z licznych ofiar nauk geograficznych i zgubnej namiętności do odkryć. Miss Helena nie należała do szlacheckiej rodziny, ale była szkodką co w oczach Lorda Glenarvan miało największą wartość. I młodą tę, powabną, odważną i przywiązaną dziewicę panna Lucy wybrał na dozgonną swą towarzyszkę. Poznał ją żyjącą samotnie, sierotę, prawie bez majątku, mieszkającą w domu ojcowskim w Kilpatrick. Od razu odgadł w niej zacną niewiastę i poślubił ją bez namysłu. Miss Helena miała 22 lata, blond włosy i oczy jasno-niebieskie, jak woda na szkockich jeziorach w pięknym wiosny poranku. Miłość jej dla męża była większa jeszcze niż wdzięczność. Kochała go tak, jak gdyby to ona była bogatą dziedziczką, a on ubogim sierotą opuszczonym. Dzierżawcy, włościanie i słudzy dusze by za nią oddali z ochotą i nazywali ją nasza dobra pani z luz. Lord Glenarvan i Lady Helena żyli szczęśliwi w Malkom Castle, w pośród wspaniałej i dzikiej zarazem natury kraju górzystego, przechadzając się pod cieniem starych kasztanów, brzmiących jeszcze niekiedy echem dawnych wojennych pieśni, Pibrochs, lub błądząc wśród opustoszałych wąwozów, gdzie historia Szkocji w odwiecznych wypisana jest z walizkach. To błądzili po lasku brzezinowym czy modrzewiowym, w pośród obszernych płaszczyzn zasianych pożółkłym wrzosem, to wdzierali się na strome szczyty Ben-Lomondu albo konno przebiegali puste odłogi, napawając się pięknościami tej poetycznej krainy, dotąd jeszcze nazywanej krainą Robroja, którą z takim czarującym talentem opiewał Walter Scott Nieśmiertelny. Przy zapadającym zmroku, gdy na horyzoncie rozbłysła jasna latarnia McFarlane'a, przy świetle jej chodzili po galerii, okalającej zamek Malcolm, a tam, zadumani, samotni, nie pomnąc o reszcie świata, wśród poważnego milczenia natury, marzyli długo, mile, aż ich noc chłodna ostrzegła nareszcie, że potrzeba wrócić do komnat zamczyska. Tak im przeszły pierwsze po ślubie miesiące. Lecz lord Glenarvan nie zapomniał, że żona jego była córką wielkiego podróżnika. Domyślał się, że Lady Helena musi żywić w duszy wszystkie skłonności swego ojca i nie mylił się w tym względzie. Duncan został zbudowany na to jedynie, aby lorda i lady Glenarvan przeniósł do najpiękniejszych w świecie krain, na wody Morza Śródziemnego, a nawet aż do wysp archipelagu. Łatwo odgadnąć, jaką radość Lady Helenie sprawiło oddanie Duncana do jej rozporządzenia. Bo i rzeczywiście. Czyż jest większe szczęście, jak upajać się wrażeniami pierwszej miłości pod zachwycającym niebem Grecji i miesiąc miodowy spędzić na czarownych wybrzeżach Wschodu? Tymczasem lord Glenarvan pojechał do Londynu, ponieważ chodziło o ocalenie biednych rozbitków. Zatem chwilowe to oddalenie się męża więcej niecierpliwiło, niżeli zasmucało Lady Helene. Nazajutrz rano depesza od męża otrzymana uwiadamiała ją o rychłym jego powrocie. Wieczorem tegoż dnia odebrała list, w którym prosił ją o przedłużenie urlopu, bo propozycje jego napotkały na niejakie trudności. Trzeciego dnia Lady Helena znowu otrzymała od męża list, w którym lord nie tajił swego niezadowolenia z admiralicji. Od tej chwili Lady Helena poczęła być niespokojna. Wieczorem, gdy sama siedziała w samym pokoju, intendent zamku, pan Halbert, Wszedł z zapytaniem, czy lady pozwoli wprowadzić do siebie nieznane dziewczę z chłopczykiem, którzy pragnęli widzieć się z lordem Glenarvan. Czy są z tych stron? spytała lady Helena. Nie, pani, odrzekł intendent. Nie znam ich. Do balloch przybyli koleją, a z balloch do luz przyszli pieszo. Poproś ich, panie Halbert, rzekła lady Glenarvan. Intendent wyszedł. W chwilę potem młoda para wprowadzona była do pokoju Lady Heleny. Byli to brat i siostra. Podobieństwo rysów pokazywało to na pierwszy rzut oka. Siostra miała lat szesnaście. Piękna jej, choć tchnąca niejakim strudzeniem twarzyczka, oczy na których znać było, że często i długo płakały. Postawa pełna rezygnacji i odwagi, skromna, lecz porządna i czysta odzież, dobrze o niej świadczyły. Trzymała ona za rękę chłopczyka dwunastoletniego, który z postawy pragnąłby uchodzić za opiekuna i protektora swojej starszej siostry. I rzeczywiście, kto by chciał jej ubliżyć, niełatwo miałby sprawę z tym zuchwałym malcem. Siostra zmieszała się trochę w obecności Lady Heleny, lecz ta zachęcając ją uprzejmem, dobrotliwym wejrzeniem, rzekła: Macie mi coś do powiedzenia, moje dzieci? Nie. Odpowiedział śmiało chłopiec: Nie z panią, lecz z lordem Glenarvan pragnęliśmy pomówić. Daruj mu pani jego śmiałość, rzekła wtedy dziewczynka, kartąc brata wzrokiem. Nie ma w tej chwili w zamku lorda Glenarvana, powiedziała Lady Helena. Lecz jestem jego żoną i mogę go wam w zupełności zastąpić. Pani jest Lady Glenarvan? zawołało dziewczę. Tak jest, miss Żoną Lorda Glenarvaln z Malcolm Castle, który w Time się ogłosił, że ma wiadomość o rozbitym okręcie Brytania? Tak, tak, z niecierpliwością powtórzyła Lady Helena. A wy? Ja jestem Miss Grant, pani, a on jest moim bratem. Miss Grant! Miss Grant! Zawołała Lady Helena, chwytając dziewczynkę za ręce i ciągnąc ją ku sobie, a potem nagle obróciła się do Malca i szczerze go ucałowała. Pani rzekła dziewczę, co wiesz o nieszczęściu mojego ojca, czy on żyje? Czy go kiedy zobaczymy, powiedz mi, błagam cię, zaklinam na wszystko? Moje dzieci, odparła Lady Helena, nie chciałabym lekkomyślnie odpowiedzieć na tak ważne pytanie, aby cię nie udzić. Mów pani, mów na Boga, mam siłę do zniesienia wszelkiej boleści, mogę słuchać wszystkiego. Moje drogie dziecię, rzekła znowu Lady Helena bardzo słabą mamy nadzieję. Lecz przy Bożej pomocy może kiedyś zobaczycie jeszcze waszego ojca. Boże mój, boże, zawołała miss Grant, nie mogąc powstrzymać łez radości. Mały Robert tymczasem pocałunkami okrywał ręce Lady Heleny. Gdy minęło to pierwsze wrażenie bolesnej radości, Dziewczę zarzuciło pytaniami dobrą Lady Glenarvan, która opowiedziała jej całe zdarzenie ze znalezionymi w butelce papierami, pozwalającymi się domyślić, że okręt Brytania zabłąkał się na wybrzeżach Patagonii, że po jego rozbiciu się kapitan z dwoma jacy przy życiu zostali majtkami, musiał dostać się na ląd, że nareszcie w tym dokumencie, spisanym w trzech językach i powierzonym falom oceanu, żądają by im przybyć z pomocą. W czasie tego opowiadania, Robert Grant pożerał oczyma Lady Glenarvan. Życie jego zdawało się zależeć od słów przez nią wymawianych. W dziecięcej jego wyobraźni żywo rysowały się obrazy niebezpieczeństw, na jakie ojciec jego w tej chwili mógł być narażonym. Widział go już to na pokładzie Brytanii, już to tonącego w falach oceanu lub też pomagał mu myślą wspinać się na skałę, mającą uratować mu życie. Po kilka kroć przerywało opowiadanie lady Heleny wykrzyknikami. Mój Boże! Mój biedny ojcze! Dziewczę ze złożonymi rękami, całe drżące, powstrzymując dech, słuchało opowiadania, nie przerywając go ani jednym wyrazem. Po skończeniu zaś zawołała, zalewając się łzami. Ten papier! Och, daj mi pani ten papier! Nie mam go już, moje dziecię. Odpowiedziała lady Helena. Jak go pani nie masz? W interesie waszego ojca lord Glenarvan musiał go zabrać do Londynu, lecz zapewniam cię, że co do słowa powtórzyłam ci treść jego. Ale pragnęłabym widzieć pismo mojego ojca. Jutro może lord Glenarvan powróci. Mój mąż, przez pokazanie tego dokumentu, chce nakłonić ministra marynarki do bezzwłocznego wysłania okrętu na poszukiwanie kapitana Granta. Czy być może pani. Uczyniliście to dla nas? Tak, moja droga Miss. i co chwila oczekuję powrotu mojego męża. Pani, rzekła dziewczę głęboko wzruszone i podniecone, niech wam niebo zapłaci za tę dobroć i łaskę. Drogie dzieci, rzekła Lady Helena, nie zasługujemy na żadną wdzięczność. Każdy inny na naszym miejscu zrobiłby toż samo, oby się tylko spełniły błogie nasze nadzieje. Tymczasem do powrotu lorda Glenarvan... Pozostańcie w zamku. Pani, odezwała się Miss Grant, nie śmiemy nadużywać współczucia, jakie raczysz okazywać nieznajomym. Nieznajomym! Moje drogie dzieci, ani ty, ani twój brat nie jesteście obcymi w tym domu. A przede wszystkim pragnę, aby za swym powrotem lord Glenarvan mógł powiedzieć dzieciom kapitana Granta o tem, co się da uczynić dla ocalenia ich ojca. Nie można było nie przyjąć tak serdecznej ofiary. Stanęło więc na tem, że miss Grant i brat jej Robert czekać będą w Malcolm Castle powrotu lorda Glenarvan. 4. Propozycja Lady Glenarvan Podczas opowiadania, Lady Helena nie wspomniała ani o obawach swego męża wyrażonych w liście jego, Pisanym z Londynu, ani też o przypuszczalnej niewoli kapitana Granta u Indian Ameryki Południowej. Bo i na cóż było zasmucać biedne dzieci obrazem okropności położenia ich ojca? Dlaczego niszczyć lub umniejszać nadzieje rodzące się w ich duszy? W każdym razie nic by to ani pomóc, ani odmienić nie mogło. Lady Helena wolała zatem przemilczeć wszystkie niemiłe okoliczności a odpowiedziawszy na zapytania Miss Grant, z kolei rozpytywać ją poczęła o szczegóły jej życia i o stanowisko w tym świecie, w którym zdawało się być jedyną opiekunką swego braciszka. Wzruszające, a szczere opowiadanie dziewczęcia zwiększyło tylko sympatię, jaką od pierwszej chwili uczyniła dla niej Lady Glenarvan. Miss Mary i Robert Grant byli jedynymi dziećmi kapitana, Harry Grant utracił żonę, która umarła przy wydaniu na świat Roberta, a wyjeżdżając na długie i dalekie podróże, dzieci swe powierzał opiece poczciwej staruszki, swej krewnej. Kapitan Grant był odważnym marynarzem. Znał wybornie swe rzemiosło. Był zarówno dobrym żeglarzem, jak i kupcem. To jest, posiadał dwa przymioty nieodzownie potrzebne w marynarce handlowej. Mieszkał wraz z dziećmi swymi w mieście Dandy. W hrabstwie Perth w Szkocji i stamtąd też pochodził. Ojciec jego był pastorem. Dał mu wykształcenie wszechstronne w tym przekonaniu, że ono każdemu nawet marynarzowi przydać się może. Kapitan Harry prowadził na swoją rękę niewielkie interesy handlowe, które mu się dość powodziły. Także w kilka lat po urodzeniu się Roberta zebrał już był maleńką fortunę. Wtedy to w umyśle jego zrodziła się myśl, która imię jego rozsławiła w całej Szkocji. Jako Glenarvanowie oraz kilka innych znakomitych rodzin, tak Grant nie przylgnął sercem do zaborczej Anglii. Według jego przekonań i pojęć interesy jego kraju nie mogły się pogodzić z interesami i widokami anglosasów. Dla nadania tym interesom rozwoju bardziej samoistnego, postanowił założyć wielką osadę szkocką na jednym z lądów Oceanii. Czy marzył on o takiej niezawisłości, jakiej przykład dały Stany Zjednoczone, jaką kiedyś zdobędą dla siebie Indie i Australia? Być może, być może nawet nie wahał się wygłaszać swych nadziei. Łatwo więc zrozumieć, że rząd odmawiał swej pomocy w owych projektach kolonizacyjnych, a nawet stawiał mu trudności, które w każdym innym kraju byłyby zniechęciły umysłu najbardziej nawet przedsiębiorczy. Lecz Harry nie tak łatwo dawał się zniechęcić. Odwołał się do patriotyzmu swych rodaków, poświęcił cały swój majątek, zbudował okręt, a dobrawczy sobie ludzi pewnych i powierzywszy dzieci swojej opiece zacnej staruszki krewnej, puścił się na zwiedzania wielkich wysp Oceanu Spokojnego. Było to w roku 1861. Przez cały rok to jest aż do 1862. Miano o nim ciągle wiadomości. Lecz od wyjazdu jego z Kalao w czerwcu nie słyszano już więcej o statku Britania, a Gazeta Morska nic nie donosiła o losie kapitana. W tym właśnie czasie umarła stara krewnieczka Granta, a dzieci pozostały bez opieki. Maria Grant miała wtedy lat czternaście. Mężnego umysłu dziewczynka nie ulękła się nowego, acz nader krytycznego położenia. I poświęciła się całkowicie swemu braciszkowi, który podówczas był jeszcze dziecięciem. Potrzeba go było wychowywać i uczyć. Biedna dziewczynka pracowała po dniach i nocach, wszystkiego sobie odmawiała, żyła jak najoszczędniej i przy tak roztropnym, a wytrwałym postępowaniu zdołała godnie odpowiedzieć przyjętym na się obowiązkom matki. Dzieci mieszkały w Dandy, znosząc szlachetną nędzę z nadzwyczajną siłą i wytrwałością. Maria myślała tylko o swym bracie. Przyszłość jego stała się marzeniem jej życia. Miała głębokie przekonanie, że okręt Brytania na zawsze już był stracony i że ojciec nie żyje. Łatwo więc zgadnąć, z jakim wzruszeniem przeczytała wypadkowo w Timesie wezwanie lorda Glenarwana, które natchnęło je nagle odtuchą. Nie było się co namyślać. Zdecydowała się stanowczo pojechać, choćby po to tylko, aby się dowiedzieć, że zwłoki kapitana Granta i szczątki rozbitego okrętu znaleziono gdzieś daleko na bezludnym wybrzeżu. W każdym razie było to jeszcze lepsze aniżeli owa wieczna niepewność i niepokój. Myślą swą podzieliła się z bratem i tego samego dnia wsiadłszy do pociągu pojechali do pert, a stamtąd przed wieczorem stanęli w Malcolm Castle, gdzie po tylu przebytych cierpieniach w duszy jej zabłysnął słaby promyczek nadziei. Wszystkie te szczegóły Maria z całą naiwnością i prostotą opowiadała Lady Helenie, która do głębi serca wzruszona cisnęła do swojej piersi niewinne główki dzieci kapitana Granta, oblewając je łzami serdecznego współczucia. Robert, jakby po raz pierwszy słyszał całą tę historię, z niezmiernym zajęciem chwytał wyrazy opowiadania swojej siostry. Tymczasem zmrok zapadł. Lady Helena, wiedząc, jak dzieci utrudzone są podróżą, prosiła je, aby udały się na spoczynek. Odprowadzone do przeznaczonego im pokoju usnęły wkrótce, marząc o lepszej dla siebie przyszłości. Po ich odejściu, lady Helena kazała poprosić do siebie majora i opowiedziała mu wszystko. Zuch dziewczyna z tej Mary Grant. – rzekł McNabs, wysłuchawszy opowiadania kuzynki. – Daj Boże, aby mężowi mojemu powiodły się jego starania – powiedziała Lady Helena, bo inaczej położenie tych dwojga dzieci byłoby okropne. – Zamiary mojego dostojnego kuzyna powiodą się – odrzekł McNabs. – Powiodą się pewno, chyba by lordowie admiralicji mieli serca twardsze od kamienia portlandzkiego. Pomimo takiego zapewnienia Lady Helena spędziła noc bardzo niespokojnie i nie mogła usnąć ani na chwilę. Nazajutrz ledwie świtać poczęło, Maria Grant i brat jej, Robert, przechadzali się już po wielkim dziedzińcu zamkowym, gdy nagle słyszeć się dał turkot nadjeżdżającego powozu. Lord Glenarvan wracał śpiesznie do Malcolm Castle, a w parę minut potem lady Helena wybiegła na spotkanie męża, za nią zaś podążał major. Lord Edward zdawał się smutny, zawiedziony, gniewny. Żonę uścisnął w milczeniu. I cóż, drogi Edwardzie, zawołała Lady Helena. A, kochana Heleno, odrzekł lord Glenarvan, ci ludzie są bez serca. Odmówili. Tak jest. Odmówili mi okrętu. Mówili wciąż o milionach straconych na próżno przy poszukiwaniach Franklina. Utrzymywali, że dokument przeze mnie przedstawiony jest niejasny, niewyraźny. Powiedzieli, że ci nieszczęśliwi zaginęli już przeszło od dwóch lat i że niepodobna przeszukać całej Patagonii dla wynalezienia trzech ludzi. Trzech Szkotów! Że poszukiwanie to będzie nadaremne i niebezpieczne, bo może kosztować więcej ludzi, aniżeli ocalić można. Słowem przytoczyli wszystkie. Najbezzasadniejsze powody, jakie tylko dać mogą ludzie chcący odmówić. Ne zapomnieli widać o zamiarach kapitana i biedny Grant jest już, jak się zdaje, na zawsze stracony. Mój ojciec! Mój nieszczęśliwy ojciec! krzyknęła Maria Grant, padając do nóg lorda Glenarvan. Twój ojciec, jak to mis? zapytał lord zdziwiony. Tak, Edwardzie, to jest miss Maria i jej brat Robert, dwoje dzieci kapitana Granta, które wyrok admiralicji skazuje na wieczne sieroctwo. Ach, miss, rzekł lord Glenarvan, podnosząc dziewczę, gdybym był wiedział o Twojej tu obecności. Nie dokończył swej myśli. Przykre, łkaniami tylko przerywane milczenie panowało przez chwilę. Nikt nie śmiał się odezwać, ani lord Glenarvan, ani lady Helena, ani major, ani tym bardziej nikt ze służby zamkowej, otaczającej w milczeniu swego pana. Lecz z postawy i rysów całego tego zgromadzenia Szkotów widać było, że protestowali w duszy przeciw postąpieniu rządu angielskiego. Po dość długiej przerwie major, zwracając się do lorda Glenarvana, rzekł. Więc już żadnej nie ma nadziei? Żadnej. No to ja, zawołał mały Robert, ja pójdę jeszcze do tych ludzi. Zajrzę im w oczy, a zobaczymy. Robert nie dokończył pomyślonej groźby, bo go siostra powstrzymała, ale zaciśnięta pięść dowodziła nie bardzo pokojowego usposobienia chłopca. Nie, Robercie, nie, rzekła Maria Grant. Podziękujmy tym zacnym i szlachetnym ludziom za wszystko, co dla nas uczynili. Przechowajmy w sercach wieczną dla nich wdzięczność i oddalmy się stąd oboje. Mario! zawołała lady Helena. Dokąd chcesz iść, miss? zapytał lord Glenarvan. Pójdę rzucić się do nóg królowej, odpowiedziało dziewczę, a zobaczymy, czy zdoła pozostać głuchą na prośby dwojga dzieci żebrzących o ocalenie życia ich ojca. Lord Glenarvan potrząsnął głową. Nie, żeby miał wątpić o sercu swej najdostojniejszej monarchini, ale dlatego, że pewnym był, iż nie dopuszczą do niej biednej dziewczyny. Suplikanci rzadko docierają do stopni tronu i zdaje się, że Anglicy na kracie Pałacu Królewskiego umieścili ten sam napis, jaki kłaść zwykli na kole sterowym każdego ze swych okrętów. Passengers are requested not to speak to the man at the wheel. Podróżni proszeni są, aby nie rozmawiali ze sternikiem. Lady Helena zrozumiała myśl swego męża. Wiedziała dobrze, iż daremne byłyby zabiegi biednej dziewczyny. Myśl przewidywała smutną, okropną przyszłość tych dwojga dzieci i nagle powzięła zamiar wielki, szlachetny. Mario Grant, zawołała. Powstrzymaj się, dziecię moje, i wysłuchaj, co ci chcę powiedzieć. Maria, trzymając brata za rękę, gotowa była już odejść, ale na te słowa zatrzymała się jeszcze. Wtedy lady Helena, mając oczy łez pełne, lecz rysy twarzy ożywione, przystąpiła do swego męża i głosem czystym, śmiałym rzekła: Edwardzie, gdy kapitan Grant pisał ten list i rzucał go w morze, powierzał los swój Bogu, Bóg nam go oddał! Nam! I zgodzisz się na to, że nas chciał obrać za narzędzie ocalenia tych nieszczęśliwych. Nie rozumiem, Cię, Lady Heleno, rzekł lord Glenarvan. W całym zgromadzeniu panowało głębokie, uroczyste milczenie. Chcę powiedzieć, odparła Lady Helena, że dobrze byłoby, gdybyśmy pierwsze chwile naszego małżeństwa dobrym oznaczyli uczynkiem. Drogi mężu, dla zrobienia mi przyjemności. Projektowałeś wycieczkę na naszym jachcie. Lecz czyż może być większa i prawdziwsza przyjemność, jak ocalić nieszczęśliwych przez kraj swój opuszczonych? — Heleno! — zawołał Lord Glenarvan. — Tym nie rozumiesz, Edwardzie. Nasz Duncan jest wybornym i dobrze zbudowanym statkiem. Można śmiało puścić się na Morza Południowe. Może świat objechać dookoła i obiedzie w razie potrzeby, — Jedźmy, Edwardzie! Płyńmy szukać kapitana Granta! W odpowiedzi na te śmiałe wyrazy Lord Glenarvan wyciągnął rękę do młodej małżonki. Z uśmiechem radości przycisnął ją do serca, a Maria i Robert pocałunkami okrywali jej ręce. Podczas tej niemej, wzruszającej sceny słudzy zamkowi wzruszeni do żywego jednym, zgodnym zawołali głosem. — Wiwat! Niech żyje nasza pani! Vivat! Po trzykroć vivat! Na cześć Lorda i Lady Glenarvan! 5. Odjazd Dankana Powiedzieliśmy już, że Lady Helena miała duszę równie mężną jak szlachetną. Ostatni jej postępek był świeżym, niezaprzeczonym tego dowodem. Lord Glenarvan słusznie chlubił się żoną, która zdolna była zrozumieć go i wszędzie mu towarzyszyć. Myśl pospieszenia z pomocą kapitanowi Grantowi już mu się zrodziła w sercu, gdy odjeżdżał do Londynu i gdy z góry przewidywał, że prośba jego odrzucona zostanie. Nie wyjawiał tego aż dotąd, bo nie mógł się oswoić z myślą opuszczenia żony obustwianej. Lecz gdy Lady Helena sama domagać się tego poczęła, wszystkie przeszkody były usunięte. Słudzy zamkowi wdzięcznym okrzykiem radości powitali propozycję swej zacnej pani. Chodziło o ocalenie ich braci, Szkotów, a więcej Lord Glenarvan sercem powtarzał okrzyki swych podwładnych. Skoro odjazd był już postanowiony, nie pozostawało ani jednej godziny do stracenia. Tego samego dnia Lord Glenarvan wyprawił do Johna Mangles rozkaz przyprowadzenia Duncana do Glasgow'a i przysposobienia wszystkiego, co było potrzebne do dalekiej podróży po Morzach Południowych, a może i do płynięcia kuli ziemskiej. Robiąc swą propozycję, lady Helena nie przesadziła bynajmniej przedmiotów Duncana, zbudowanego tak dobrze, iż posiadał wszystkie warunki trwałości i szybkości, a przeto mógł przedsiębrać i najbardziej oddalone podróże. Był to jeden z najpiękniejszych jachtów parowych, pojemności 210 ton. A pierwsze okręty, jakie przybyły do Nowego Świata z Kolumbem, Wespucjuszem, Pinzonem i Magellanem były daleko mniejsze. Duncan był dostatecznie zaopatrzony w żagle, lecz najwięcej mógł liczyć na potężny mechanizm ukryty w jego wnętrzu. Machina jego o sile 160 koni, zbudowana podług nowego systemu, posiadała wszelkie ulepszone przyrządy zwiększające działanie pary, poruszającej podwójną śrubę. W razie potrzeby, przy całemu natężeniu pary Duncan mógł przewyższyć wszystkie szybkości dotąd w żegludze morskiej osiągnięte. I rzeczywiście na próbach w Zatoce Clyde zrobił po 17 mil na godzinę, a przeto mógł się śmiało pościć w podróż naokoło świata. John Mangles nie miał więc innego kłopotu jak zaopatrzyć okręt w to, co potrzebne było do podróży. Najpierwszym jego staraniem było powiększyć jak można składy na węgiel, o który bardzo trudno w drodze. Tę samą przezorność zachował co do spiżarni. Tak, że mógł na dwa lata zabrać zapasu żywności. Pieniędzy mu nie brakło, a więc sprawił jeszcze i armatę, którą umieścił na przednim pokładzie jachtu. Nie wiadomo było, co zajść może, a w każdym razie narzędzie to dawało możliwość wyrzucania ośmiofuntowego pocisku na odległość czterech mil morskich. John Mangles, trzeba to przyznać, znał się na swym rzemiośle i uchodził w Glasgowie za jednego z najlepszych żeglarzy. Miał 32 lata, rysy nieco surowe, lecz znamionujące dobroć i odwagę. Był wychowańcem zamku i rodziny Glenarvanów, którego na dzielnego wykształciła marynarza. John Mangles w kilku odleglejszych podróżach złożył niezaprzeczone dowody zręczności, energii i zimnej krwi. Gdy mu Lord Glenarvan oferował dowództwo Duncana, z radością przyjął zaszczyt, bo duszą całą kochał jak brata swego, pana zamku Malcolm i szukał sposobności do złożenia mu dowodów swego przywiązania. rocznie okrętu Tom Astyn był starym marynarzem, niezupełnie zasługującym zaufanie. Licząc z kapitanem i porucznikiem, dwudziestu pięciu ludzi składało osady Duncana. A wszyscy pochodzili z krabstwa Dumbarton. Majtkowie dobrze wyćwiczeni byli synami dzierżawców i stanowili na pokładzie okrętu jakby całkowity klan zuchów, któremu nie brakowało nawet tradycyjnego dudarza, piper, jakiego dotąd jeszcze posiadają wszystkie pułki szkockie. Lord Glenarvan stał tedy na czele niewielkiego oddziału złożonego z ludzi dobrych, odważnych, sumiennych i gotowych, jak to mówią, skoczyć w ogień na rozkaz jego. Gdy ludzie załogi Duncana dowiedzieli się, dokąd mają popłynąć, nie posiadali się z radości, a echa Skaudam Bartonu długo powtarzały radosne odgłosy ich okrzyków, pełnych zapału. John Mangles, myśląc o naładowaniu, uzbrojeniu i zaopatrzeniu swego okrętu, nie zapomniał także o urządzeniu na tak długą podróż apartamentów dla dzieci kapitana Granta, które także miały odbyć drogę na pokładzie Duncana na życzenie Lady Heleny. Co do małego Roberta, pragnącego bądź co bądź stać się marynarzem, to musiano się zgodzić, że przyjęty będzie na pokład Duncana nie w charakterze podróżnego, lecz chłopca okrętowego, jak niegdyś Nelson i Franklin. Oddany był więc w ręce Johna Manglesa, który miał go uczyć swego rzemiosła. Doskonale! zawołał chłopiec. A niech kapitan nie żałuje dyscypliny, gdy będę niezgrabny. Bądź oto spokojny, mój chłopcze. Odezwał się poważnie obecnym temu lord Glenarvan, nie dodając, że użycie dyscypliny nie było w zwyczaju na pokładzie Duncana. Dla dokładniejszego zapoznania czytelników z osadą Duncana wypada jeszcze wspomnieć o majorze McNabs. Był to człowiek pięćdziesięcioletni, o rysach twarzy spokojnych i regularnych. Szedł tam, gdzie mu kazano i robił, co mu polecono. Skromny, małomówny, spokojny. I nader łagodny, zgadzający się na wszystko i ze wszystkimi. Nigdy nie dysputował, o nic się nie sprzeczał. Takim samym krokiem wchodził na schody do jego sypialni wiodące, jakim wspinał się na wyłom twierdzy oblężonej. Nic w świecie nie zdołałoby go wzruszyć ani przerazić, choćby to nawet była kula armatnia. I niezawodnie człowiek ten umrze, nie znalazłszy przez całe życie ani jednej sposobności do rozgniewania się na cokolwiek. Człowiek ten posiadał w najwyższym stopniu nie tylko zwykłą odwagę żołnierską, ale także i odwagę moralną, to jest stałość duszy. Jedyny błąd, jedyną jego wadę stanowiło to, że od stóp do głów był Szkotem, Kaledończykiem czystej krwi, zapalonym przestrzegaczem starych zwyczajów krajowych. Dlatego też Nigdy nie chciał służyć w Anglii, a stopień majora wysłużył sobie w 24. pułku Highland Black Watch, czarnej gwardii, której kompanie otworzone były z samej tylko szkockiej szlachty. McNabbs, jako krewny glenerwana, mieszkał w zamku Malcolm, a jako major uważał za zupełnie naturalne uczestniczyć w wyprawie Duncana. Taki był skład osób na jachcie, który całkiem niespodzianie użyty został do jednej z najbardziej zadziwiających podróży czasów nowoczesnych. Od chwili przybycia do Stibaut Quay w Glasgowie, zwrócił on na siebie uwagę całej zaciekawionej publiczności. Co dzień tłumy ogromne cisnęły się dla obejrzenia go. Nim się tylko zajmowano, o nim tylko mówiono, ku wielkiemu niezadowoleniu innych kapitanów w porcie stojących a szczególnie też kapitana Bartona, dowodzącego pysznym steamerem Scottia, który stał na kotwicy tuż obok Duncana i gotował się w podróż do Kalkuty. Przy olbrzymich rozmiarach steamera Duncan wyglądał jak mucha, a mimo to ciekawość ogólna wyłącznie zwrócona była na jacht Lorda Glenarvan. Szybko nadchodziła chwila odjazdu. John Mangles zręcznie szybko się uwinął, bo w miesiąc po próbach szybkości w Zatoce Clyde, Duncan był naładowany, zaopatrzony i urządzony tak, że mógł wypłynąć na morze. Dzień odjazdu oznaczony był na 25 sierpnia, a termin ten dozwalał jachtowi dopłynąć na wiosnę do szerokości geograficznej, pod którą leżą kraje półkuli południowej. Skoro się rozeszła pogłoska o zamiarze lorda Glenarvana, zwrócono się do niego z wielu stron z rozmaitymi uwagami i spostrzeżeniami nad trudami i niebezpieczeństwem podobnej podróży. Pomimo to jednak trwał niezłomnie w zamiarach opuszczenia Malcolm Castle. Najprzód zazdrość podniosła przeciw niemu głosy, które ustały wtedy dopiero, gdy opinia publiczna oświadczyła się wyraźnie za lordem szkockim. I wtedy to wszystkie dzienniki, oprócz organów rządowych, Głośno i jednozgodnie potępiły komisarzy admiralicji w tej sprawie. Lorda Glenarwana tyle obchodziły nagany, co i pochwały. Nie troszczył się o nie bynajmniej i robił swoje. Dnia 24 sierpnia Glenarvan, Lady Helena, Major MacNabs, Maria i Robert Grant, Kamerdyner Olbinet i jego żona oraz panna Olbinet, służąca Lady Glenarvan, Wyjechali wśród błogosławieństw służby zamkowej i po najczulszych pożegnaniach z Malcolm Castle, a w kilka godzin potem już wszyscy znaleźli się na pokładzie okrętu. Ludność systematycznym uwielbieniem powitała Lady Helenę, młodą, piękną i odważną kobietę, która wyrzekając się dobrowolnie wygodnego życia biegła na pomoc nieszczęśliwym rozbitkom. Pokoje Lorda i Lady Glanarvan zajmowały prawie cały tył Duncana. Urządzono tam dla nich dwie sypialnie, salonik i dwie szatnie. Dalej, na około ogólnej kwadratowej izby znajdowało się sześć kajut, z których pięć zajmowali Maria i Robert Grant, państwo Olbinet i major McNabbs. Na szczycie statku wygodne pomieszczenie miała służba okrętowa, gdyż jacht oprócz węgla, broni i żywności żadnego innego ładunku nie zabierał. Duncan miał wypłynąć w nocy z 24 na 25 sierpnia o godzinie trzeciej, zaraz po odpływie morza. Zanim to jednak nastąpiło, ludność Glasgow'a była świadkiem wzruszającego obrzędu. O ósmej godzinie z wieczora Lord Glenarvan ze swymi gośćmi i całą załogą, począwszy od palacza po kapitana, opuścił jacht i udał się do St. Mango, starożytnej katedry glasgowskiej. Świątynia ta, która tak cudownie ocalała od ruiny w czasach reformy, a którą z takim wdziękiem i oprawą opisał Walter Scott, przyjęła pod swe ciężkie sklepienie podróżnych i marynarzy Duncana. Ogromny tłum ciekawych zaległ wszystkie pozostałe miejsca w kościele. W wielkiej nawie, jak cmentarz zapełniony grobowcami, wielebny Morton wzywał na głowy podróżnych błogosławieństwa niebios, błagał o pomoc wszechmocnej opatrzności. W chwilach uroczystego milczenia słyszeć było, można, głos Mary Grant, modlącej się za swych dobroczyńców i roniącej łzy wdzięczności. Całe zgromadzenie do głębi duszy, wzruszone, opuściło świątynię. O jedenastej w nocy, gdy wszyscy byli już na pokładzie, John Mangles z całą załogą zajął się ostatnimi przygotowaniami. O północy rozpalono ognie pod kłotłami ogniska, a kapitan kazał pilnie je podtrzymywać. Wkrótce kłęby czarnego dymu zmieszały się z ciemnością nocną. Żagle Duncana zostały starannie owinięte w pokrowce, aby ich nie powalał pył węglowy. Bo właśnie podniósł się wiatr południowo-zachodni, niesprzyjający żegludze. O drugiej rano Duncan zaczął drgać pod działaniami pary w kotłach. Manometr wskazał ciśnienie czterech atmosfer. Silnie ogrzana para świszczała przez klapy. Przypływ morza ustępował. Pierwsze brzaski dozwalały już rozpoznać dokładnie drogę na kanale Clyde. Pora była bardzo stosowna do odjazdu. John Mangles zawiadomił o tem Lorda Glenarvana, który też bezzwłocznie wyszedł na pomost. Odpływ morza kończył się w tej chwili i zaraz też Duncan świstem pary napełnił powietrze. Podniósł kotwicę i wypłynął z pomiędzy otaczających go okrętów. Śruba została w ruch wprawiona i popchnęła jacht w odnogę rzeki. John nie zabrał pilota. Znał on doskonale wszystkie przejścia i zakręty Clyde. Sam wybornie umiał kierować poruszeniami statku. Prawą ręką przesyłał w milczeniu sygnały do maszyny, a lewą sternikowi z pewnością i spokojem. Wkrótce ostatnie kominy fabryczne znikły z oczu, a miejsce ich zajął widok wiosek tu i ówdzie na pagórkach porozrzucanych wzdłuż wybrzeży. W godzinę później. Duncan żegnał ostatnie skały Dumbartonu. We dwie godziny wypłynął na pełną zatokę, a o szóstej z rana, opłynąwszy Kantajer, wypłynął z kanału północnego na pełny ocean. 6. Pasażer z kajuty numer 6 W ciągu pierwszego dnia żeglugi może było dość wzburzone, a pod wieczór powstał wiatr silny, który pochylał jacht na wszystkie strony. Damy, znajdujące się na statku, musiały pozostać w swych kajutach. Lecz następnego dnia wiatr zmienił kierunek. Kapitan John kazał zaciągnąć kilka żagli, czem wzmocniony Duncan silniej opierał się falom. Lady Helena i Maria Grand brzasku wyszły na pomost, gdzie znajdowali się już lord Glenarvan, major i kapitan. Słońce schodziło wspaniale. Duncan sunął szybko po gładkiej przestrzeni wód, odbijającej jasne promienie. Podróżni w niemym zachwycie podziwiali ten wspaniały widok. Ślicznie się dzień zaczyna, rzekła wreszcie lady Helena, żeby tylko wiatr nie chciał się zmienić i opóźnić naszej podróży. Nie można lepszej pragnąć pogody, droga Heleno. Wyprawa nasza zaczyna się wybornie. Czy długo będziemy w drodze, kochany Edwardzie? Kapitan John może nam na to odpowiedzieć, rzekł lord Glenarvan. Czy dobrze płyniemy? Czy zadowolony jesteś, kapitanie, ze statku? Najzupełniej wasza dostojność, odpowiedział John. Jacht nasz jest dobry i piękny. Rzadko w którym okręcie zdarzy się, aby kadłub jego w takiej z machiną był zgodzie, to też jacht sunie gładko po falach jak ptak wodny. Robimy po 17 mil na godzinę. Gdyby taka szybkość trwała jednostajnie, to za pięć tygodni najdalej opłynęlibyśmy przylądek Horn. Czy słyszysz, Mario, rzekła Lady Helena, Najdalej za pięć tygodni. Słyszę, pani. Serce mocniej mi zabiło przy pierwszych zaraz wyrazach kapitana. A jakże znosisz podróż morską, Miss Mario? zapytał lord Glenarvan. Dość dobrze, milordzie. Niewiele czuję przykrości. A zresztą przyzwyczaję się z łatwością. A nasz mały Robert? Och, Robert! rzekł John Mangles. Jeśli nie siedzi przy maszynie, to na pewno wdrapał się gdzie na maszt. Ten wcale nie dba o chorobę morską. I w tej oto chwili proszę patrzeć. Oczy wszystkich zwróciły się w stronę, gdzie kapitan wskazywał palcem roberta, zawieszonego na linach w powietrzu o sto przeszło stóp nad pokładem. Na twarzy Marii widać było przerażenie. Och, uspokój się, mis, rzekł John Mangles. Ręczę ci za niego i spodziewam się, że niedługo będę mógł kapitanowi Grantowi przedstawić tęgiego zucha w osobie jego syna, bo pewny jestem, że znajdziemy tego zacnego kapitana. Niechaj niebo wysłucha słów twoich i życzeń, panie John, odpowiedziała miss Grant. Moje drogie dzieci, mówił lord Glenarvan, uważam, że w tem wszystkim jest coś opatrznościowego, co powinno nam dodać odwagi i otuchy. Patrz, ilu tu dzielnych ludzi z taką ochotą poświęca się dla tej pięknej sprawy. To mi daje pewność, że nasz zamiar nie tylko udać się musi ale celu zamierzonego dosięgniemy bez wielkich trudności. Przyrzekłem Lady Helenie przejażdżkę dla przyjemności i bodaj czy nie dotrzymam mego przyrzeczenia. Edwardzie, rzekła Lady Glenarvan, nie znam lepszego od ciebie człowieka. Bynajmniej, moja droga, nie jestem najlepszym z ludzi, ale na najlepszym okręcie mam najlepszą, jaką być może, osadę. Czy nie podziwiasz naszego Duncana, Miss Mario? I owszem, milordzie, podziwiam go i to jako prawdziwa znawczyni. Czy istotnie? Dzieckiem będąc, bawiłam się nieraz na okrętach mojego ojca i obeznałam się z żeglarstwem o tyle, że od biedy mogłabym uchodzić za niezłego marynarza, gdyby tego była konieczna potrzeba. Czy być może, miss? zawołał John Mangles. Jeśli tak, wtrącił lord Glenarvan, to w krótkim czasie nasz kapitan stanie się wielkim twoim przyjacielem bo on nie pojmuje, aby co w świecie mogło dorównać zawodowi marynarza. Według jego pojęć kobiety nawet marynarce poświęcać się powinny, nieprawdaż, kapitanie? Bez wątpienia, odpowiedział młody kapitan. A chociaż wolę widzieć miss Marie na pokładzie niż na maszcie, niemniej jednak przyjemnie mi słyszeć ją tak mówiącą. A szczególnie też, gdy chwali Duncana, dodał lord Glenarvan. Który na to w zupełności zasługuje. Doprawdy, kapitanie, rzekła lady Helena, takiś dumny ze swego jachtu, że bierze mnie ochota zwiedzić go aż do spodu i zobaczyć, jak tam nasi poczciwi majtkowie są pomieszczeni. Przewybornie, odrzekł John, w domu lepiej im być nie może. Bo też rzeczywiście są w domu, droga Heleno trącił lord Glenarvan. Ten jacht toć to cząstka naszej starej Kaledonii. Jest to kawałek oderwany od hrabstwa Dumbartonu. Możemy sobie wyobrażać, żeśmy bynajmniej nie opuścili naszego kraju. Duncan to zamek Malcolma, a Ocean to jezioro Lomond. A więc, kochany Edwardzie, czyńże nam w honory zamku, odpowiedziała Lady Helena. Jestem na rozkazy pani, rzekł Glenarvan. Lecz przede wszystkim pozwól mi uprzedzić Olbinetta. Kamerdyner lorda był zarazem stewardem jachtu. Przywykły do ścisłego spełniania poleceń swego pana, na wezwanie stawił się natychmiast, gotowy do usług. Olbinet, przed śniadaniem idziemy na przechadzkę, rzekł lord Glenarvan, zupełnie jakby szło o zrobienie wycieczki do Tarbet lub na jezioro Katrin. Spodziewam się, że za powrotem znajdziemy stół zastawiony. Olbinet odpowiedział głębokim i pełnym poszanowania ukłonem. Majorze, czy pójdziesz z nami? Spytała lady Helena. Jeśli rozkażesz, odpowiedział major Naps. Och, major utonął w dymie swego cygara, rzekł lord Glenarvan. Nie przeszkadzajmy mu. Przedstawiam ci go, miss Mario, jako namiętnego palacza, który śpiąc nawet nie wypuszcza z ust cygara. Major, nie rzekłszy słowa, pozostał na swem miejscu. A reszta towarzystwa ruszyła na spód okrętu. Naps swoim zwyczajem mruknął coś pod nosem i nieporuszony, jak skała, Otaczając się coraz gęstszymi kłębami dymu, spoglądał na smugi, jakie jacht poza sobą na wodzie zostawiał. Po kilku minutach tego niemego zadumania, obejrzał się nagle i spostrzegł obok siebie zupełnie obcego człowieka. Gdyby major zdolny był dziwić się czemukolwiek, niezawodnie, spotkanie to niespodziewane byłoby go zdziwiło niezmiernie. Nieznajomy był to mężczyzna wysoki, chudy i suchy. Mogący mieć lat około czterdziestu. Podobny był do długiego gwoździa o dużym łebku, głowę bowiem w rzeczy samej miał szeroką i silną, czoło wysokie i rozumne, podbródek przedłużony, usta duże, a nos bardzo cienki i długi, oczy zaś ukryte poza ogromnymi okularami, zdawały się posiadać własność widzenia lepiej w ciemności niż przy blasku światła. Fizjognomia jego w ogóle zdawała się zdradzać, zanim jeszcze przemówił, człowieka rozumnego, wesołego, towarzyskiego, rozmównego i jakby roztargnionego, który nie widzi tego, na co patrzy, nie słyszy tego, czego słucha. Na głowie miał czapkę podróżną, na nogach mocne, żółte trzewiki ze skórzanymi kamaszami, spodnie i żakiet z aksamitu orzechowego, a liczne kieszenie wypchane książkami, albumami, notatkami. Poligresami i tysiącem innych przedmiotów, więcej kłopotu niż pożytku przynoszących, nie mówiąc już o długiej lunecie, którą nosił przewieszoną w futerale na pasku przez plecy. Ruchliwość nieznajomego stanowiła dziwną sprzeczność z marmurową nieruchomością majora. Kręcił się wokoło magnapsa, patrzył na majora, zapytywał go wzrokiem, a ten ani myślał dowiedzieć się, skąd przybywa nieznajomy, dokąd jedzie i co robi na pokładzie Dankana. Gdy zagadkowy człowiek spostrzegł, że wszystkie jego usiłowania rozbijają się o lodowatą obojętność, pochwycił swą lunetę, która, rozsunięta całkowicie, miała cztery stopy długości i w pozycji słupa drogowego wymierzył ją tam, gdzie niebo z wodą schodzą się na jednym horyzoncie. Po pięciu minutach badania opuścił rozsuniętą lunetę. Postawił ją na pokładzie i sam oparł się na niej, jak na lasce. Tymczasem luneta pod ciężarem ręki zsunęła się nagle, a pasażer, pozbawiony podpory, o mało, że nie upadł na pokład. Każdy inny na miejscu Majora byłby się przynajmniej uśmiechnął. Magnat jednak ani się zmarszczył. Wtem nieznajomy, zniecierpliwiony już widać, zawołał akcentem, po którym można było poznać cudzoziemca. — Hej, steward! — Czekał chwilę, lecz nikt nie nadchodził. Steward! krzyknął silniejszym głosem. Jan Olbinet przechodził właśnie do kuchni i zdziwił się mocno, że go woła ten długi, a całkiem nieznany człowiek. Co to jest za figura? Czyżby jaki przyjaciel lorda Glenarvan? To być nie może. Zbliżył się jednak do nieznajomego. Czy pan jest stewardem? zapytał go nieznajomy. Tak jest, panie odpowiedział Olbinet. Ale nie mam zaszczytu. Jestem pasażerem z kajuty numer 6. Numer szósty? Powtórzył Steward. Tak jest. A nazywasz się? Olbinet. Otóż, mój panie Olbinet rzekł pasażer z kajuty numer 6. Trzeba by pomyśleć o śniadaniu i to co prędzej. Już od 36 godzin nic nie jadłem, a raczej spałem przez 36 godzin bez przerwy co nareszcie łatwo wybaczyć człowiekowi, który jednym tchem przypędził z Paryża do Glasgow'a. O której godzinie, jeśli łaska, podają to śniadanie? O dziewiątej, machinalnie odpowiedział Olbinet. Nieznajomy chciał spojrzeć na zegarek, ale czynność to zabrała mu niemało czasu, gdyż znalazł zegarek dopiero w jakiejś tam dziewiątej czy dziesiątej kieszeni. Do licha, zawołał. Jeszcze nie ma ósmej, a więc, kochany Olbinet... Daj mi tymczasem biszkopt i szklankę sherry, bo umieram z głodu i pragnienia. Olbinet słuchał, nic nie rozumiejąc, a nieznajomy tymczasem wciąż mówił to o tem, to o owem, z nadzwyczajną gadatliwością. A gdzież kapitan? – trzepotał coraz prędzej. Gdzież kapitan? Czy nie wstał jeszcze? A porucznik? Co robi porucznik? Czy także śpi dotąd? Pogoda jest prześliczna, wiatr, bardzo przyjazny okręc, więc płynie sam – Właśnie gdy domawiał tych słów John Mangles ukazał się na schodach. Otóż i kapitan, rzekł Olbinet. Ach, bardzo mi przyjemnie, zawołał nieznajomy. Bardzo mi przyjemnie że cię poznaję, kochany panie Barton. John Mangles osłupiał i nie wiadomo co go więcej dziwiło, czy to, że go nazywano kapitanem Bartonem, czy też że widzi na pokładzie Dankana tego intruza, ciągnącego najspokojniej w świecie. Pozwól Niech ci dłoń uścisnę serdecznie. Przedwczoraj nie uczyniłem tego, bo wiem, że przed odjazdem każdy marynarz bardzo jest zatrudniony i tobie też przeszkadzać nie chciałem, ale dziś, kochany kapitanie, uszczęśliwiony jestem, nawiązując z tobą stosunki i znajomość na czas dłuższy. John Mangles coraz szerzej otwierał oczy, patrząc to na albineta, to na nieznajomego. Teraz, kochany kapitanie, gdy się już znamy i jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, powiedz mi szczerze, czy zadowolony jesteś ze swej skoti, o jakiej skoti pan mówisz? Zapytał John Mangles. O tej, na której płyniemy. O dzielnym parowcu, którego fizyczne przymioty zachwalano mi na równi z moralnymi przymiotami jego dowódcy, dzielnego kapitana Bartona. Czy jesteś krewnym wielkiego i sławnego podróżnika po Afryce, noszącego tożsamo nazwisko? Jeśli tak, to jest ci czego powinszować. Panie, odpowiedział John Mangles. Nie tylko, że nie jestem krewnym podróżnika Bartona. Ale i sam nie jestem kapitanem Bartonem. Ach, więc to z porucznikiem parowca Scott i panem Bardnesem mam przyjemność w tej chwili. Panem Bardnesem, powtórzył John Mangles, nie wiedząc już wreszcie, co ma sądzić. Rozważając, czy ma do czynienia z wariatem, czy z oszustem, chciał już przystąpić do kategorycznego wyświetlenia prawdy, gdy wtem Lord Glenarvan z żoną i miss Marią weszli na pokład. Nieznajomy, spostrzegłszy ich, zawołał. — Ach, pasażerowie, pasażerowie, wybornie! Bądź łaskaw, panie Barnes, przedstaw mnie i zapoznaj. I zbliżając się bardzo żwawo do wchodzącego towarzystwa, nie czekając na odezwanie się Johna Mangles. — Pani, miss — powiedział do Lady Heleny. — Panie — odezwał się, zwracając mowę do Lorda Glenarvan. — Lord Glenarvan — rzekł John Mangles. — Milordzie — poprawił się wtedy nieznajomy — Przepraszam cię, że sam się nie przedstawiam, ale na morzu trzeba czasami odstąpić od przepisów etykiety. Mam nadzieję, że wkrótce się zapoznamy, a w towarzystwie tych dam podróż do Scotty odbędziemy równie prędko jak przyjemnie. Lady Helena i Miss Grant nie umiały znaleźć słowa odpowiedzi, nie wiedząc skąd się wziął ten intruz na pokładzie Duncana. Panie, rzekł wtedy lord Glenarvan, z kimże mam przyjemność mówić? Jestem Jakub, Hjacynt, Franciszek, Maria Paganel, sekretarz Paryskiego Towarzystwa Geograficznego, członek korespondent towarzystw w Berlinie, Bombaju, Darmstadzie, Lipsku, Londynie, Petersburgu, Wiedniu i New Jorku, członek honorowy Królewskiego Instytutu Geograficznego i Etnograficznego Indii Wschodnich. Który po 20 latach mozolnej nad geografią, pracy w gabinecie przy stoliku, chciał nareszcie popróbować praktyki i wybrał się w drogę do Indii, aby tam na miejscu sprawdzić, zestawić i powiązać ze sobą pracę wielkich podróżników. 7. Skąd przybywa i dokąd dąży Jakub Paganel? Sekretarz Towarzystwa Geograficznego był bardzo przyjemnym człowiekiem. I co miał do powiedzenia, wypowiedział bardzo wdzięcznie. Lord Glenarvan wiedział zresztą z kim ma do czynienia, znał bowiem doskonale i nazwisko i zasługi Jakuba Paganela. Jego prace geograficzne, jego sprawozdania o najświeższych odkryciach drukowane w biuletynach towarzystwa, jego stosunki naukowe z całym prawie światem, czyniły go jednym z najznakomitszych uczonych francuskich. Dlatego też Glenarvan z przyjemnością podał rękę swemu wcale niespodziewanemu gościowi. A teraz, skorośmy się nawzajem zaznajomili? Dodał. Pozwól mi, panie Paganel, zadać ci jedno pytanie. Dwadzieścia pytań, milordzie, odpowiedział Jakub Paganel. Rozmowa z panem największą jest dla mnie przyjemnością. Wszak przedwczoraj wieczorem przybyłeś na pokład tego statku? Tak jest, milordzie. Przedwczoraj wieczór o godzinie ósmej prosto z kolei kaledońskiej skoczyłem w czółno, a z czółna wysiadłem na Skotję, gdzie z Paryża jeszcze miałem zamówioną kajutę oznaczoną numerem szóstym. Noc była ciemna. Na pokładzie nie widziałem nikogo, a ponieważ byłem mocno strudzony po trzydziestu godzinach podróży, i wiedziałem, że najlepszym środkiem uchronienia się od choroby morskiej było położyć się natychmiast i nie wstawać z posłania przez kilka pierwszych dni podróży. Położyłem się tedy i spałem najskrupulatniej, jak być może. Przez 36 godzin bez przerwy. Słuchacze Jakuba Paganela wiedzieli od tej chwili, co mają myśleć o jego obecności na pokładzie. Podróżnik francuski przez pomyłkę wszedł na Dunkana, w chwili właśnie, gdy cała załoga była na nabożeństwie w katedrze. Wszystko się wyjaśniło. Lecz co powie uczony geograf, skoro się dowie o nazwisku i przeznaczeniu statku, na którym się znajduje? Więc, panie Paganel, Rzekł wobec tego lord Glenarvan. Z Kalkuty pan zamierzasz puścić się na wycieczkę naukową? Tak jest, milordzie. Widzieć i zwiedzić Indię to pragnienie całego mojego życia. To najpiękniejsze i najmilsze marzenie, które nareszcie urzeczywistni się w ojczyźnie słoni i tygrysów. A czy nie byłoby ci wszystko jedno, panie Paganel, pojechać do innego kraju i zwiedzić go? No, bynajmniej, milordzie. Wcale nie wszystko jedno i mocno by mnie to nawet zmartwiło, bo mam listy polecające do Lorda Somerset, gubernatora Indii i pewne zlecenie od Towarzystwa Geograficznego, które bym rad wypełnić. Ach, masz pan zlecenie? Tak jest! Polecono mi zrobić bardzo ciekawą i pożyteczną wycieczkę, której program redagował mój uczony przyjaciel i towarzysz pan Vivian de Saint-Martin. Chodzi to o pójście w ślady braci Szlagin White, pułkownika Weba, Hudsona Wanga, misjonarzy Huka i Gabeta, Monkrofa Juliusza Remy i tylu innych sławnych podróżników. Chcę próbować, czy mi się nie powiedzie to, co się w roku 1846 nie powiodło misjonarzowi Krik. Słowem, pragnę poznać dokładnie brzeg rzeki Jaro Dżango Tu. Płynącej przez Tybet na przestrzeni 1500 kilometrów i obmywającej od północy spód Himalaju, was tego wnieść, czy ta rzeka nie łączy się z Brahmaputrą w północno-zachodniej części Assanu. Medal złoty, milordzie, czeka szczęśliwego podróżnika, któremu uda się rozwiązać jedno z najciekawszych zadań geograficznych tyczących się Indii. Paganel był wspaniały, mówiąc z wzniosłym zapałem. Ulatywał na skrzydłach rozbujałej fantazji. Powstrzymać go było równie niepodobna, jak powstrzymać ren przy wodospadzie pod szafuzą. Panie Jakubie Paganel, rzekł lord Glenarvan po krótkiem milczeniu, zapewne o pięknej myślisz podróży, i nauka wiele by ci z niej zawdzięczała wiadomości, zupełnie dotąd nieznanych. Lecz nie chcę cię dłużej w błędzie utrzymywać i powiem ci, że jak na teraz przynajmniej. Musisz się wyrzec przyjemności zwiedzenia Indii. Wyrzec to? A to dlaczego? Bo w przeciwną zupełnie płyniesz w stronę. Co, co? Kapitanie Barton? Ja nie jestem kapitanem Bartonem, odpowiedział John Mangles. Ależ Skotja? Ten statek nie jest Skotją. Trudno opisać zdziwienie Paganela spoglądał kolejno Tona na lorda Glenarvan wciąż poważnego tona lady Helene i Marię Grant w obliczu których malowały się żali i współczucie to na uśmiechającego się Johna Manglesa, to na nieruchomego majora potem wzruszył ramionami opuścił na nos okulary i zawołał cóż to za żarty lecz w tej właśnie chwili wzrok jego padł na koło sterowe noszące napis Duncan Glasgow Duncan. Duncan, zawołał z przerażeniem. Potem, zbiegając co tchu po schodach, rzucił się ku swej kajucie. Zaledwie znikł biedny uczony, nikt na pokładzie, prócz jednego majora, nie potrafił wstrzymać się od głośnego śmiechu. Omylić się w pociągu kolejowym, mniejsza o to. Wziąć pociąg edynburski za pociąg idący do Dumbartonu to jeszcze nic tak wielkiego, ale omylić się co do okrętu i wsiąść na statek odpływający do Chili, gdy się ma zamiar pojechać do Indii, na to już trzeba być dziwnie roztargnionym. Koniec końców, nie dziwię mnie bynajmniej, że się to stało Paganelowi, rzekł Lord Glenarvan. Znany on jest i sławny z roztargnienia. Przypominam sobie, że pewnego razu wydał pyszną i wspaniałą kartę Ameryki na której umieścił Japonię. Mimo to wszystko jest on jednym z najlepszych i najznakomitszych geografów we Francji. Ale cóż my zrobimy z tym biedakiem? zapytała lady Helena. Nie możemy go przecież zawieźć do Patagonii. A czemużby nie? zapytał poważnie McNaps. Nie możemy być odpowiedzialni za jego roztargnienie. Przypuśćmy, że znajduje się w pociągu kolejowym. Czyżby go zatrzymać zdołał? Zapewne, że nie, odrzekła lady Helena. Ale wysiadłmy na najbliższej stacji. Toż samo, rzekł lord Glenarvan, uczynić może na pierwszym naszym przystanku, jeśli mu się podoba. W tej chwili zawstydzony i pomieszany Paganel wracał na pokład, upewniwszy się, że wszystkie jego rzeczy i pakunki są w całości na okręcie. Powtarzał on wciąż tę złowrogą dla siebie nazwę: Duncan. Duncan. W tej chwili nie mógł w całym swoim słowniku żadnego innego znaleźć wyrazu. Chodził jak nie swój, oglądał w milczeniu maszty, patrzył bezmyślnie na horyzont i w końcu, zwracając się do lorda Glenarvana, zapytał: A ten Duncan płynie? Do Ameryki, panie Paganel. Do którego mianowicie miejsca? Do miasta Conception. Do Chili! Do Chili! zawołał nieszczęsny geograf. A moje zlecenie do Indii? Cóż powie pan Quatrefages, prezes Komisji Centralnej? A pan Aweza? A pan Cotamber? A pan Vivian de Saint-Martin? A jak sięż się pokaże na posiedzeniach towarzystwa? Uspokój się, panie Paganel, rzekł lord Glenarvan. Nie rozpaczaj. Wszystko się da naprawić. Prócz opóźnienia żadnej innej nie doznasz stąd szkody ani przykrości. Jaro Jangbo Tu poczeka na ciebie w górach Tybetu. Przystaniemy niedługo na Manderze, a tam znajdziesz okręt, który cię odwiezie do Europy. Dziękuję ci, milordzie. Oczywiście muszę przystać na to, gdy inaczej być nie może. Ale przyznacie państwo, że to zdarzenie nadzwyczajne i że coś podobnego mnie tylko jednemu przytrafić się mogło. Ciekawym, co się teraz stanie z kajutą numer sześć, którą dla mnie na Scotti zatrzymano. Ach, panie Paganel, co do Scotty, o tym i marzyć ci nie wolno. Ależ, rzekł Paganel na nowo oglądając statek Duncan, jak widzę, jest jachtem spacerowym. Tak jest, panie, odezwał się John Mangles, i należy do jego dostojności, lorda Glenarvana. Który cię prosi, panie Paganel, abyś przyjął gościnność jego i korzystał z niej, jak długo zechcesz, rzekł lord Glenarwan. Dzięki ci, milordzie, dzięki, odpowiedział Paganel. Wdzięczny jestem za twą grzeczność i łaskę, ale na ten raz pozwól. Niech mnie tłumaczy konieczność. Zlecenie ważne. Nawet jeżeli pozwolisz, milordzie, to ośmieliłbym się zrobić jedną uwagę. Indie to kraj przepyszny. Podróżni tam przybywający znajdują tysiące cudów i niespodzianek. Te damy zapewne także nie znają dotąd Indii. Rozkaż milordzie sternikowi, aby zawrócił w przeciwną stronę, a Duncan zamiast doczyli popłynie do Kalkuty. Co mu zapewne wszystko jedno. Kto podróżuje dla przyjemności jedynie. To i tam wszyscy zaczęli potrząsać głowami, przecząc. Paganel zmieszany zaciągnął się nagle i już nie kończył swojej propozycji. Panie Paganel, rzekła wtedy lady Helena, gdyby podróż nasza była rzeczywiście spacerową, tylko wycieczką, to ja pierwsza głosowałabym za Twoim wnioskiem, a lord Glenarvan pewno by mi nie odmówił podróży do Wielkich Indii. No ale Duncan płynie do wybrzeży Patagonii dla dania ratunku nieszczęśliwym rozbitkom i nie może zmienić swego kierunku, powziętego w tak ludzkim zamiarze. W krótkich wyrazach opowiedziano rzecz całą podróżnikowi francuskiemu, który dowiedziawszy się, o co idzie, zwrócił się do lady Heleny i rzekł: Pani, pozwól mi złożyć hołd zacnej twej i szlachetnej duszy. Niechaj jacht płynie w swą drogę szczęśliwie. Za ciężkich grzech poczytałbym sobie, gdybym opóźnił podróż waszą choćby o jedną chwilę. A może się pan zechce do nas przyłączyć? Zapytała lady Helena. Niepodobna pani. Nie mogę. Muszę spełnić dane mi zlecenie, dlatego też wysiądę na pierwszym przystanku. To jest na Maderze, dodał John Mangles. Niech sobie będzie i na Maderze. Będę o 180 mil tylko od Lizbony i tam poczekam na sposobność do dalszej podróży. Dobrze, panie Paganel, stanie się, jak żądasz, rzekł lord Glenarvan. A tymczasem szczęśliwy jestem, że mogę ci ofiarować gościnę na pokładzie mojego statku. Bylebyś tylko nie znudził się w naszym towarzystwie. Och, milordzie! zawołał uczony. Uważam się za bardzo szczęśliwego, żem się w taki omylił sposób. W każdym jednak razie. Przyznacie państwo, że zabawne jest położenie człowieka, który się wybrał do Indii, a przypadkiem płynie do Ameryki. Pomimo tej przykrej dla siebie uwagi, Paganel pogodził się z losem. Usiłował być miłym, rozmownym, a nawet wesołym. Zachwycał damy swoim dobrym humorem, a do wieczora poznajomił się już i poprzyjaźnił ze wszystkimi. Prosił o pokazanie mu owego sławnego dokumentu. Przypatrywał mu się i badał go długo, uważnie, z wielką strannością. Zgodził się nareszcie, że inaczej go odcyfrować i wytłumaczyć nie można. Zajął go mocno los Marii Grant i jej brata. Pocieszał ich nadzieją w sposób tak ujmujący, że lice słuchającej go Marii ożywiło się uśmiechem. Gdyby nie owo zlecenie, dla niego tak ważne, może byłby się puścił na poszukiwanie rozbitków. Gdy zaś się dowiedział, że lady Helena jest córką Williama Tufnela, z uniesieniem zaczął mówić o znakomitym jej ojcu, o pracach jego, o listach, jakie do siebie pisywali, gdy Tufnel był członkiem korespondentem towarzystwa. On to właśnie poznajomił głośnego podróżnika z panią Malt Brownem. Co za szczęśliwe spotkanie, wołał uczony geograf. Co za rozkosz podróżować z córką Williama Tufnela. Skończyła się cała radość na tem, że Paganel prosił Lady Heleny, aby mu się pozwoliła ucałować, na co przystała z ochotą, nie zważając, że będzie to trochę improper. 8. O jednego jeszcze poczciwego człowieka więcej na pokładzie Duncana. Tymczasem jacht przy sprzyjającym wietrze podążał szybko ku równikowi. Także 30 sierpnia ujrzano maderę. Glenerwan wierny słowu chciał tu zatrzymać swój jacht, aby wysadzić na ląd uczciwego geografa. Kochany lordzie, odpowiedział Paganel, mówmy otwarcie. Czy przed ukazaniem się mojem na pokładzie miałeś zamiar zatrzymywać się na Maderze? Nie, odrzekł Glenarvan. Pozwól mi więc skorzystać ze skutków mojego niedołężnego roztargnienia. Madera jest zbyt dobrze znana, geograf nie znajdzie tam nic dla siebie ciekawego. Wszystko już napisano i opowiedziano o tej grupie wysp, które zresztą znajdują się już w zupełnym upadku pod względem uprawy wina. Nie ma już prawie winnic na Maderze. Zbiór wina, który w roku 1813 dochodził do 22 tysięcy pip, w roku 1845 spadł do 2669, a dziś i 500 nie wynosi. Przykre to wspomnienie. Jeśli ci więc, milordzie, wszystko jedno, to zatrzymajmy się na Wyspach Kanaryjskich. Niech będzie przy Wyspach Kanaryjskich, boć leżą po drodze. — Wiem, kochany lordzie, a przetem na Wyspach Kanaryjskich trzy są grupy do zwiedzania, nie mówiąc już o górze Teneryfie, którą zawsze widzieć pragnąłem. Teraz nadarze mi się sposobność po temu. Jakże z niej nie korzystać? Tem więcej, że czekając na okręt, który mnie odwiezie do Europy, będę mógł wspiąć się na tę sławną górę. — Jak ci się spodoba, mój kochany Paganelu? — odpowiedział lord Glenarvan z uśmiechem. I nie bez racji uśmiechnął się, bo Wyspy Kanaryjskie leżą bardzo blisko Madery. 250 mil zaledwie oddziela te dwie grupy, co dla tak dobrego jak Duncan statku jest odległością nic prawie nieznaczącą. Dnia 31 sierpnia o drugiej po południu John Mangles i Paganel przechadzali się po tylnym pokładzie. Francuz żywo dopytywał się swego towarzysza o Chili. Nagle kapitan przerwał mu. I ukazując w stronie południowej pewien punkt na horyzoncie rzekł. Panie Paganel! Co, kochany kapitanie? Odpowiedział uczony. Zechciej pan zwrócić wzrok w tę stronę. Czy nic nie widzisz? Nic! Bo nie patrzysz tam, gdzie trzeba. Nie na horyzont, lecz spójrz wyżej w obłoki. W obłoki? Doprawdy nic nie widzę. O, teraz patrz naprzód nad sam szczyt przedniego masztu. Nic nie widzę. Bo nie chcesz widzieć... Jakkolwiek jesteśmy jeszcze o 40 mil oddaleni, to jednak wierzchołek Teneryfy ukazuje się już bardzo wyraźnie. W kilka godzin potem Paganel, chcąc nie chcąc, musiał dojrzeć bardzo już bliski wierzchołek góry. Więc to się nazywa owym słynnym pikiem Teneryfy? Rzekł tonem nieco pogardliwym. Nie inaczej. Ale przecież nie jest on znów tak wysoki. Jednakże wzniesiony jest na 11 tysięcy stóp ponad powierzchnię morza. To nie tak jak Mont Blanc. Pomimo to uznasz, że cel dość wysoki, gdy zechcesz wspiąć się na niego. O, wspinać się? I na co wspinać się tam, kochany kapitanie? Po Humboldcie i Blaupanie. Po takim geniuszu jak Humboldt, raz jeszcze powtarzam, wszedł on na tę górę i opisywał ją tak, że nic już do życzenia nie pozostaje. Zbadał wszystkie pięcie jej pasów, a mianowicie wina, Laurów, sosen, zarośli i nareszcie pas jałowy. Dotarł do takiego jej wierzchołka, gdzie usiąść nie było można. Jeno zaledwie nogę postawić. Stamtąd wzrokiem ogarniał przestrzeń dorównującą czwartej części Hiszpanii. Następnie zwiedził wulkan i dotarł aż głębi wygasłego krateru. Potem wszystkim, cóż bym ja tam robił, pytam cię, mój kapitanie. — Zapewne? — odpowiedział John Mangles. Ale to tem gorzej dla Ciebie, kochany panie Paganel, bo znudzisz się śmiertelnie, czekając na okręt w powrocie Teneryfy, gdzie spodziewać się możesz bardzo mało rozrywek. Ha! Wina to już mojego jego roztargnienia, ale powiedz mi, kochany panie Mangles, czy na Wyspach Zielonego Przylądka nie łatwiej mi będzie znaleźć okręt? Zapewne, zapewne. Nic łatwiejszego, jak znaleźć sposobność Villa da Praia. A oprócz tego, dodał Paganel. Te jeszcze mam korzyść na widoku, że wyspy Zielonego Przylądka niezbyt są oddalone od Senegalu, gdzie znaleźć mogę moich współrodaków. A jakkolwiek mówią o tej grupie, że jest dzika i niezdrowa, to przecież dla badawczego geografa wszystko jest ciekawe. Zobaczyć to, czegoś się nauczyć. Są wprawdzie ludzie, którzy nic widzieć nie umieją, ale uwierzaj mi, że nie należę do ich liczby. Jak zechcesz, panie Paganel, odparł John Mangles. Co do mnie przekonany jestem, że na Twojej bytności Wyspy Zielonego Przylądka zyskać tylko mogą. W każdym razie zatrzymać się tam musimy dla nabrania węgla, w niczym przeto nie opóźnisz naszej podróży. To powiedziawszy, kapitan wydał rozkazy, aby zwrócono się na zachód od Wysp Kanaryjskich i Duncan ze zwiększoną szybkością w dalszą puścił się drogę. Dnia 2 września, o piątej godzinie z rana, pogoda nagle się zmieniła. Nastąpiła pora deszczów. O Tempo das Aguas, jak nazywają ten czas Hiszpanie. Czas przykry dla podróżnych, lecz pożyteczny dla mieszkańców wysp afrykańskich, którym brak drzew, a przeto i wody. Może bardzo wzburzone nie dozwalało pasażerom przebywać na pomoście. Wewnątrz jednakże statku rozmowa bardzo była ożywiona. Następnego dnia Paganel zaczął zbierać swe manatki z powodu niedalekiej już chwili opuszczenia statku. Duncan przepłynął pomiędzy wyspami Zielonego Przylądka. Minąwszy ogromną ławicę koralową Przepłynął około wyspy Świętego Jakuba Przerżniętej od północy ku południowi Dość wyniosłymi górami bazaltowymi Następnie John Mangles wpłynął do zatoki Villa Praia I pod miastem zarzucił kotwicę. Czas był okropny Morze spienione i pokryte ogromnymi bałwanami Przez deszcz ulewny Zaledwie widać było można miasto Wzniesione na płaszczyźnie w kształcie tarasu Opartego na skałach wulkanicznych mających 300 stóp wysokości. Z powodu gęstego deszczu Lady Helena nie mogła zwiedzić miasta, a nawet nabranie węgla z niemałymi połączone było trudnościami. Pasażerowie Duncana pozostać musieli w swoich kajutach, nie wychylając głowy na świat Boży. Przykra dla wszystkich pogoda dostarczyła naturalnego do rozmowy wątku. Każdy coś powiedział, prócz jednego majora, którego chyba nawet potop powszechny ze zwykłej obojętności wyrwać nie zdołał, Paganel biegał niespokojny, potrząsając głową. A, to jakby namyślnie. Rzeczywiście, rzekł Glenarvan. Żywioły zbuntowały się przeciw tobie, kochany panie Paganel. O, potrafię im stawić opór. Przecież nie zechcesz narażać się na taki deszcz, wtrąciła lady Helena. Dla mnie pani deszcz nic nie znaczy, ale boję się o moje pakunki, a szczególnie i narzędzia, wszystko by się popsuło. Najgorzej z wysiadaniem na ląd. – dodał znowu Lord Glenarvan. – Bo dostawszy się do Villa Praia, nieźle się tam ulokować możesz. Choć nie bardzo porządnie, bo w sąsiedztwie małp i wieprzów, z którymi stosunki niezbyt są przyjemne. Ale podróżnik nie zważa na takie drewnostki. Zresztą możesz być pewny, że za siedem, najdalej osiem miesięcy znajdzie się sposobność powrócenia do Europy. – Siedem lub osiem miesięcy? – krzyknął przerażony Paganel. – Co najmniej... Okręty nie bardzo chętnie zawijają do wyspy Zielonego Przylądka w porze deszczów. Lecz możesz dobrze czas zużytkować. Archipelag ten mało jest jeszcze znany, szczególnie pod względem topograficznym, klimatologicznym, etnograficznym i hypsometrycznym. Poznasz pan i opiszesz rzeki, dodała Lady Helena. Kiedy ich tu nie ma, pani. To rzeczki. Ani tych nawet. Zawsze są jakieś wody. Żadnych. Rozejrzysz się pan po lasach. – strącił poważnie major. Aby mieć lasy, potrzeba drzew, a tu właśnie drzew nie ma. To mi śliczny kraj, zauważył major, gdzie nie znajdziesz ni wody ni drzewa. Pociesz się, kochany paganelu, dodał lord Glenarvan. Gór ci przynajmniej nie zabraknie. Och, co mi to za góry, milordzie. Niewysokie i nie odznaczające się żadną osobliwością, a prócz tego już i opisane. Już opisane, powtórzył Glenarvan. Takie to moje szczęście. Na Wyspach Kanaryjskich uprzedził mnie sławny Humboldt. Tu znowu znany geolog, pan Karol St. de Ville. Czy być może... Tak jest, niestety, westchnął Paganel tonem żałosnym. Uczony ten znajdował się na pokładzie korwety La Deside, gdy zatrzymała się u wysp Zielonego Przylądka i zwiedził najciekawszy wierzchołek grupy, wulkan na wyspie Fogo. Cóż więcej dla mnie zostało? A to doprawdy bardzo nieprzyjemnie. Cóż więc, poczniesz... Panie Paganel, zapytała Lady Helena. Paganel milczał przez chwilę. Byłbyś może lepiej zrobił, wysiadając na Maderze, choć tam jeszcze nie ma wina, zauważył lord Glenarvan. Uczony sekretarz Towarzystwa Geograficznego milczał, jak skała. Ja bym czekał, rzekł major zupełnie takim samym tonem, jakby mówił, ja bym nie wytrzymał. A teraz, szanowny mi lordzie, Spytał wreszcie Paganel. Gdzie myślisz przystanąć? O, chyba już aż w Conception. Do licha! To mnie diabelnie od Indii oddala. Przeciwnie, od chwili, gdy opłyniemy przylądek horn, znajdziesz się bliżej Indii. A to jakim sposobem? Dla jadącego do Indii, mówił Glenarvan poważnie, powinno być wszystko jedno, czy one są wschodnie, czy zachodnie. Jak to wszystko jedno? Nie mówiąc już o tym, że mieszkańcy Patagonii nazywają się także Indianami, jak krajowcy Pendżabu. Ach, milordzie, do prawdy. Nigdy bym nie wymyślił takiego dowodzenia. Zresztą, kochany panie Paganel, na medal złoty wszędzie zarobić można. Wszędzie robić można poszukiwania i odkrycia. Tak wśród łańcucha kordylierów, jak w górach Tybetu. Ależ bieg rzeki yaro Thu, Weź na jej miejsce Rio Colorado rzeka ta naprawdę jest niewiele znana a na mapach zazwyczaj płynie wedle fantazji geografów wiem kochany mi lordzie że są tam liczne błędy czekające sprostowania nie wątpię także iż na żądanie moje towarzystwo geograficzne byłoby mnie wysłało tak do patagonii jak i do indii ale cóż gdy o tem wcale nie pomyślałem to już wina twego zwykłego roztargnienia. – No, zdecyduj się, panie Paganeli, płyń z nami – rzekła Lady Helena z ujmującą grzecznością. – Pani, radbym, ale moje polecenie. – Przyrzekam ci popłynąć przez cieśninę Magellańską – dodał Lord Glenarvan. – Milordzie, jesteś kusicielem. – A zwiedzimy także port głodowy, port Famine. – Port głodowy – zawołał Francuz, oblegany ze wszech stron. – Ten port, tak sławiony w rocznikach geografii – Pamiętaj także, panie Paganel, mówiła dalej Lady Helena, że w tem przedsięwzięciu imię Francji będzie miało prawo przez twój współudział figurować obok imienia Szkocji, a to także coś warto. Och, zapewne, zapewne. W naszej wyprawie geograf bardzo przydać się może, a cóż piękniejszego nad poświęcenie nauki na usługi ludzkości. Nic nad to prawdziwszego, pani. Wierzaj mi, panie Paganel, że powinieneś w tym razie ulec zrządzeniu wypadku, albo raczej opatrzności. Bierz z nas przykład zrządzeniem tej samej, jak się zdaje, opatrzności dokument ten dostał się do rąk naszych. Pojechaliśmy. Los rzucił cię na pokład Duncana. Nie opuszczaj go. Widzę oczywiście, moi drodzy przyjaciele, rzekł wobec tego Paganel, że macie wszyscy wielką ochotę, abym tu pozostał. A ty, kochany Paganelu, umierasz z chęci pozostania z nami. Dodał Glenarvan. Tak jest, do licha! zawołał uczony geograf. Ale powiedziawszy otwarcie, obawiałem się być natrętny. 9. Cieśnina Magellańska. Powszechna radość zapanowała na pokładzie, gdy się wieść rozniosła o postanowieniu Paganela. Młody Robert rzucił mu się na szyję z takim zapałem, że mało nie przewrócił zacnego sekretarza. Tęgi chłopak! zawołał uczony. Popróbuje uczyć go geografii. Ponieważ zaś John Mangles podjął się już wyuczyć go marynarki, lord Glenarvan uczynić człowieka z sercem, Major szczepić w niego powagę i zimną krew, lady Helena zrobić go dobrym i szlachetnym, Maria Grant obudzić w nim uczucie wdzięczności dla tak zacnych nauczycieli. Robert przeto miał wszelkie widoki zostania dżentelmenem, co się zowie. Duncan pospieszył się z nabraniem węgla. I opuszczając co prędzej smutne te strony, zwrócił się ku zachodowi, dążąc do wybrzeży brazylijskich. 7 września przy łagodnym wietrze północnym, przebywszy równik wpłynął na półkulę południową. Podróż odbywała się szczęśliwie i bez trudu. W serca wszystkich wstąpiła błoga nadzieja. W wyprawie tej, przedsięwziętej w celu poszukiwania kapitana Granta, przyjazne okoliczności codziennie się mnożyły. Najwięcej ufności w powodzenia miał kapitan statku – a to najbardziej może dlatego, że radby miss Marię jak najprędzej widzieć szczęśliwą i pocieszoną. Obchodziła go bardzo ta młoda panna, a uczucie to tak zręcznie ukrywał, że je widzieli wszyscy. Prócz Marii Grant. Najszczęśliwszym chyba człowiekiem na południowej półkuli był w tej chwili uczony geograf. Całe dnie przepędzał przy stoliku pochylony nad rozłożonymi mapami a pan Olbinet sprzeczał się z nim codziennie o stół na którym jadano a który geograf zaścielał swymi papierami ale Paganel miał po swej stronie wszystkich prócz majora którego kwestie geograficzne bardzo mało obchodziły szczególnie w godzinie obiadowej uczony sekretarz znalazł był w kufrze porucznika okrętowego stos książek a w tej liczbie dość znaczną liczbę dzieł hiszpańskich Postanowił przeto wyuczyć się języka Carwantesa, którego na pokładzie nikt nie umiał, a który miał o wiele ułatwić poszukiwania na wybrzeżach Chilijskich. Przy wrodzonej sobie łatwości wyuczania się języków, Paganel spodziewał się, że za przybyciem do Conception biegle już będzie mówił tym językiem, to też zawzięcie się ją do pracy i ciągle szeptał jakieś oderwane wyrazy. W chwilach wolnych od zajęć udzielał praktycznych nauk młodemu Robertowi obznajmując go najprzód z historią krajów, do których Duncan z takim dążył pośpiechem. Dnia 10 września znajdowano się pod 5 stopniem 37 minutą szerokości i 81 stopniem 15 minutą długości i tego to właśnie dnia Paganel dowiedział się szczegółu, którego być może i najczęsi nawet nie znają. Opowiadając historię Ameryki, sięgnął wspomnieniem aż do Krzysztofa Kolumba, a kończąc opowiadanie dodał, że sławny Genuńczyk umarł, nie wiedząc o tem, że odkrył świat nowy. Wszyscy słuchacze zaprzeczyli temu. Paganel luporczywie obstawiał przy swem twierdzeniu. Nic pewniejszego, mówił z zapałem, nie myślę umniejszać przez to sławy Kolumba, ale fakt jest niezawodny. W końcu XV wieku wszystkie umysły zajęte były ułatwianiem komunikacji z Azją, wynalezieniem zachodniej drogi do wschodu, czyli, krócej mówiąc, wyszukaniem najkrótszej drogi do kraju korzeni i Bakalii. Oto samokusił się i kolumb, jak wielu innych. W tym celu odbył cztery podróże. Dopływał do Ameryki w okolicach Kumana, Honduras, Moskitos, Nikaragua, Veraguła, Kostaryka, Panamy, które brał za kraje japońskie i chińskie. I umarł, nie wiedząc o istnieniu wielkiego lądu, któremu imienia nawet swego nie przekazał. Wierzę ci, kochany panie Paganel, rzekł Glenarvan, jednakże dziwne mi się to wydaje, i dlatego też proszę cię powiedz mi, którzy to żeglarze poznali się pierwsi na odkryciach Kolumba. Wszyscy, którzy po nim tę samą podróż odbywali, a najprzód Ojeda, który mu już w poprzednich towarzyszył wyprawach. Dalej Wincenty Pinzon, Vespuciusz, Mendoza, Bestidas, Cabral, Solis, Balboa. Wszyscy ci żeglarze opłynęli wzdłuż wschodnie brzegi Ameryki, a przekroczyli je, zstępując ku południowi, gnani tym samym prądem, który nas dziś naprzód popycha z taką siłą. Patrzcie oto, kochani przyjaciele. Przepłynęliśmy równik w tym samym miejscu, w którym go przebył Pinzon w ostatnim dniu XV wieku i zbliżamy się do tego samego stopnia szerokości południowej, pod którym on pierwszy postawił nogę na ziemi brazylijskiej. W następnym roku Portugalczyk Cabral dostał się do Portu Seguro. Dalej Wespuc już w trzeciej swojej wyprawie, w 1502 roku, jeszcze się bardziej na południe posunął. W roku 1508 Vincenty Pinzon i Solis wspólnie wypłynęli na rozpoznanie wybrzeży amerykańskich, a w roku 1514 Solis odkrył ujście rzeki La Plata, gdzie pożarty został przez dzikich krajowców. Magelenowi przekazując sławę i zasługę opłynięcia wielkiego lądu. Znakomity ten żeglarz wyjechał w roku 1519 z pięciu okrętami. Trzymając się wybrzeża Patagonii, odkrył port świętego Dezyderiusza, port świętego Juliana, gdzie długo się zatrzymał. Dalej, pod 52 stopniem szerokości odkrył cieśninę 11 tysięcy dziewic, która później od jego imienia nazwana została, a 28 listopada 1520 roku wypłynął na ocean spokojny. Ach, jakiejże musiał doznać radości, z jakąż siłą serce mu bić musiało. Gdy ujrzał na horyzoncie wody nieznanego sobie morza błyszczące w jasnych promieniach słońca. Och, tak, tak, panie Paganel, zawołał Robert Grant, uniesiony opowiadaniem geografa, chciałbym tam być i podzielać tę jego radość. Ja także, mój chłopcze, i upewniam cię, że nie byłbym chybił tej sposobności, gdyby mi niebo było pozwoliło urodzić się o trzysta lat wcześniej. Znów dla nas byłaby strata, panie Paganel rzekła Lady Helena, bo nie znajdowałbyś się w tej chwili z nami na pokładzie Duncana i nie opowiadałbyś nam tej historii. Kto inny opowiedziałby ją państwu, dodając, że poznanie wybrzeży zachodnich zawdzięczamy braciom Pizzarrom. Odważni ci awanturnicy i ich towarzysze upamiętnili się z założeniem miast Cusco, Quito, Lima, Santiago, Villa Rica, Volpariso i Conception, do którego niesie nas w tej chwili Duncan. Ówczesne odkrycia Pizzarów i Magellana dopełniały się wzajemnie i dały możliwość dokładniejszego skreślania karty wybrzeży amerykańskich z wielkim zadowoleniem uczonych starego świata. Ja, rzekł Robert, byłbym się tem wszystkim jeszcze nie zadowolił. Dlaczego? spytała Maria, ciekawie patrząc na swego braciszka zapalającego się do historii wielkich odkryć. Tak jest, dlaczego mój chłopcze, powtórzył Lord Glenarvan, zachęcając go i ośmielając uśmiechem dobroci. Bo pragnąłbym się dowiedzieć, co było poza cieśniną magelańską. Brawo, mój mały zuchu, ja także byłbym ciekawy, czy ląd ten ciągnie się aż do bieguna, czy jest też tam morze czyste, jak się domyślał Drake, jeden z twych współrodaków, milordzie. Stąd łatwy wniosek, że gdyby Robert Grant i Jakub Paganel żyli w XVII wieku, byliby się niezawodnie zaciągnęli do orszaku Schoutena i Lamera, dwóch Holendrów bardzo ciekawych rozwiązania tej zagadki geograficznej. Czy to byli uczeni? spytała Lady Helena. Nie, pani, byli to odważni kupcy, których bynajmniej nie obchodziła naukowa strona odkrycia. Istniała naówczas holenderska kompania Indii Wschodnich, posiadająca monopol handlu prowadzonego przez cieśninę magalnańską. A ponieważ w owym czasie nie znano innego zachodniego przejścia do Azji, przywilej zatem taki prawdziwym był dla nich skrępowaniem. Niektórzy z handlujących chcieli zwalić ten monopol przez odkrycie innej cieśniny. W tej właśnie liczbie był Isaac Lemier, człowiek wykształcony i zręczny. Chętnie ofiarował się on ponieść koszta wyprawy, którą dowodził. Synowiec jego, Jakub Lemier i Shoten. Tengi i marynarz rodem z Horn, żeglarze ci wypłynęli w czerwcu 1615 roku, to jest w sto lat prawie po Magellanie i odkryli cieśninę Lemar. Do 12 lutego 1616 roku opłynęli sławny przylądek Horn, który bardziej może niż przylądek dobrej nadziei zasłużył na nazwę przylądka Bush. – O, jakżebym chciał tam być! – zawołał Robert. – I doznałbyś prawdziwej rozkoszy, mój chłopcze – odparł Paganel – bo czymż jest większe i prawdziwsze dla żeglarza szczęście niż oznaczyć na mapie własne odkrycia? Pod okiem jego kształtują się zwolna krainy. Wyspa za wyspą, przylądek za przylądkiem zdaje się występować z głębi wód. Linie graniczne są najpierw niewyraźne, przerywane, nieforemne. To jakiś przylądek samotny lub przystań opuszczona. Tam zatoka ginąca w dali, indziej znowu naga opustoszała wyniosłość. Zwolna wszystko to wypełniać się poczyna. Linie się łączą, rysunek wydatnieje i pewniejsze przybiera kształty, aż w końcu na karcie z całym przepychem i wspaniałością rozwija się ląd nowy ze swymi jeziorami, rzekami rzeczkami, górami, dolinami, płaszczyznami, miastami i stolicami. Ach, moi przyjaciele, ten co odkrywa Kraj Nowy, jest prawdziwym wynalazcą. Lecz niestety w tej chwili kopalnia tych bogactw jest nieledwie wyczerpana. Wszystko już zwiedzono, poznano, odkryto, zbadano, a my. Biedacy dziś żyjący, nic już prawie do zrobienia nie mamy. Owszem, kochany Paganelu, powiedział Glenarvan. A cóż takiego, jeśli łaska? Zostały nam te poszukiwania, na które obecnie płyniemy. Tymczasem Duncan z zadziwiającą szybkością płynął po owej drodze wespociuszów i Megalanów. 15 września minął zwrotnik koziorożca i skierował się ku sławnej ciśninie. Niskie brzegi Patagonii ukazywały się po powielokroć, ale tylko jak niewyraźna, zaledwie dojrzana linia na dalekim horyzoncie. A nawet i przez wyborną lunetę Paganela słabe zaledwie można było powziąć wyobrażenie o tych wybrzeżach amerykańskich. W dziesięć dni później Duncan znajdował się u wejścia do cieśniny magenleńskiej i puścił się na nią bez wahania. Wszystkie parowce, udające się na ocean spokojny. Te pospolicie obierają drogę, bo długość jej wynosi tylko 376 mil. Największe nawet statki znajdują dla siebie wodę wszędzie dość głęboką i liczne miejsca wypoczynku, pewne, bezpieczne, gdzie zaopatrzyć się mogą we wszystkie zapasy. Kiedy przeciwnie, wszystkich tych korzyści nie mają ani na cieśninie Lemiera, ani na strasznych skałach przylądka horn, wciąż nawiedzanych przez burze i huragany. Na przestrzeni pierwszych 60 lub 80 mil, aż do przylądka Świętego Grzegorza, brzegi są niskie i pieszczyste. Jakub Paganel nie chciał stracić najdrobniejszego nawet szczegółu z całej tej podróży. Przejście przez cieśninę trwać miało zaledwie 36 godzin, a panorama obu brzegów tak była wspaniała, mianowicie przy świetnym blasku słońca południowego, że nie można się dziwić ciekawości uczonego geografa. Żadna ludzka postać nie ukazała się na wybrzeżach północnych. A kilku zaledwie nędznych tubylców błąkało się po nagich skałach ziemi ognistej. Pagnela martwiło i gniewało bardzo, że nie mógł widzieć Patagonczyków, czem serdecznie się bawili wszyscy jego towarzysze podróżni. Co to mi za Patagonia, mruczał bez patagonczyków. Cierpliwości, przezacne geografie, cierpliwości, mówił lord Glenarvan. Będziemy jeszcze widzieli i Patagonczyków. Nie wiem, skąd ta pewność. Przecież istnieją mieszkańcy tej krainy, rzekła Lady Helena. Wątpię pani, gdyż ich nie widzę. Toż wreszcie nazwa Patagonów, która po hiszpańsku znaczy wielkie nogi, nie została zapewne nadana jakimś wymarzonym istotom. Och, nazwa nic nie znaczy, odpowiedział Paganel, umyślnie upierający się dla ożywienia dyskusji, a zresztą, prawdę powiedziawszy, nikt nie wie, jak oni się nazywają. Czy być może? Zawołał Glenarvan. Majorze, czy wiesz co o tem? – Nic – odrzekł Magnaps I nie dałbym ani pęsa za to, żeby się dowiedzieć. – Dowiesz się jednak, obojętny majorze, bo ja wam to powiem – mówił dalej Paganel. Magellan nazwał wprawdzie Patagończykami krajowców tej okolicy, jednakże pomimo to Fuegończycy nazywają ich Tiremeneu, czyli Czycy, Kalkauchues, koloniści z Carmenu – Tehuetes, a Rukańczycy – Hilichues. Bugawille daje im nazwę Hakuna – a Falkner Techuetet. Oni sami nazywają się ogólnym mianem Taukenów. Proszę się teraz zorientować w takiej mieszaninie nazw i zapewnić mnie, że istnieje naród o tylu nazwiskach. Jest w tem słuszność, doprawdy, rzekła lady Helena. Przypuśćmy nawet, że tak jest, odparł Glenarvan. To w każdym razie, chociaż nie ma pewności co do nazwy Patagonczyków, ale sam przyznasz, kochany Paganelu. Że o wzroście ich wątpić się nie godzi. Nigdy się na to nie zgodzę, odpowiedział zaperzony Paganel. Patagończycy są ogromnej postawy, rzekł Glenarvan. Nie wiem. A więc niccy? spytała lady Helena. Nikt tego twierdzić nie może z pewnością. Więc średniego wzrostu, dodał Magnaps dla pogodzenia wszystkiego. I tego także nie wiem. A, tego już nadto zawołał Glenarvan. Podróżni. — Którzy ich widzieli? — Podróżni, którzy ich widzieli — odpowiadał geograf. — Nie zgadzają się w tym względzie. Magellan na przykład utrzymuje, że głową dostawał im zaledwie do pasa. — A widzisz? — To prawda, lecz znowu Drake twierdzi, że każdy Anglik jest wyższy od największego Patagonczyka. — Och, Anglicy być może — z pogardą odpowiedział Major. — Ale gdyby szło o Szkota! — Cavendish zapewnia, że są wielcy i otyli — ciągnął Paganel — Hawkins robi z nich olbrzymów. Lemer i Shoten oceniają wysokość ich na 11 stóp. Jak widzisz, ludzie ci zasługują przecież na wiarę, rzekł Glenarvan. Tak samo jak Wood, Narborough i Falkner, którzy opisują ich jako ludzi średniego wzrostu. Byron znowu, Lagirandis, Bougainville, Wallis i Carteret twierdzą, że Patagonczycy mają 6 stóp i 6 cali wysokości, gdy tymczasem pan Dorbigny Uczony i znający najlepiej te okolice, przyznaje im średni wzrost wynoszący pięć stóp i cztery cale. Cóż więc jest prawdą w tych wszystkich zdaniach tak różnych i przeciwnych sobie? Spytała Lady Helena. Prawdą jest pani, odpowiedział Paganel, że Patagonczycy mają nogi krótkie, a korpus roznośnięty. Można więc dowolnie sobie o nich tworzyć wyobrażenie i najłatwiej jest twierdzić, że mają sześć stóp, gdy siedzą, a pięć tylko, gdy stoją. Najzabawniejsze byłoby, gdyby wcale nie istnieli. Pogodziłoby to wszystkich. Ale dość już o tem, kochani przyjaciele. Tymczasem, bądź co bądź, wyznać trzeba, że cieśnina magellańska jest wspaniała, nawet i bez patagończyków. W tej właśnie chwili Duncan opływał półwysep Brun-Świcki, mając po obu stronach cudowną panoramę. O siedemdziesiąt mile dalej, minąwszy w przylądek Gregory, podróżni ujrzeli pomiędzy drzewami flagę chilijską i dzwonek kościelny pustelni Punta Arena. Dalej cieśnina wiła się pysznie pomiędzy masami granitowymi. Spody gór tonęły w lasach niezmiernych, a szczyty ich, wiecznymi bielejące śniegami, w gęstych ginęły obłokach. W stronie południowo-zachodniej góra Tarnem wznosiła się na 6500 stóp wysoko. Długi zmrok poprzedził nadejście nocy. Wreszcie gasło wszelkie światło. Niebo, świetnemi, okryło się gwiazdami. Przed oczami zdumionych widzów, majestatycznie roztaczała się droga do biegu na południowego. Wśród tej świetlnej ciemności, przy blasku jedynie gwiazd, zastępujących latarnie morskie krajów ucywilizowanych, Jacht płynął śmiało, nie chcąc zarzucać kotwicy nawet w żadnej z przystani, których tak wiele znajduje się w cieśninie. Często maszty jego i reje ocierały się o gałęzie buków antarktycznych, zawieszające się ponad falami morza. Często także śruba Duncan'a rozbijała wody wielkich rzek, posząc gęsi. Kaczki, bekasy i mnóstwo innych pierzastych mieszkańców w wodnej przestrzeni. Nieco dalej ukazały się ruiny budynków i smutne szczątki kolonii opustoszałej, której imię wieczne świadczyć będzie o niepłodności ziemi i jałowości lasów ją otaczających. Duncan mijał sławny port głodowy. W tym to właśnie miejscu w 1581 roku Hiszpan Sarmiento osiedlił się tu z 400 emigrantami i założył miasto Santo Felipe. Okrutne mrozy zdziesiątkowały kolonie. Głód wytrzebił to, co przed mrozami ocalało, a w roku 1587 korsarz Cavendish znalazł ostatniego z tych 400 nieszczęśliwych. Umierającego z głodu wśród zwalisk miasta, tak już staro wyglądających w 6 lat po założeniu, jak gdyby sześć wieków istnienia liczyło. kan płynął wśród tych opustoszałych brzegów. O wschodzie słońca sunął ciasnymi przejściami między lasami buków, brzus i jesionów, spośród których wynurzały się zieleniejące zbocza wzgórki, okryte silnym porostem ostrokrzewu i ostre szczyty z wysoko starczącym ku niebie pikiem Baklanda. Statek minął Zatokę Świętego Mikołaja, dawniej Zatokę Francuską, tak nazwaną przez Bougainville'a, w oddaleniu igrały stada fok i olbrzymich wielorybów, widziane z odległości czterech mil morskich. Nareszcie opłynął przylądek Froward, najeżony jeszcze ostatkami zimowych lodowisk. Z drugiej strony cieśniny, na ziemi ognistej, na wysokości sześciu tysięcy stóp wznosiła się góra Sarmiento. Ogromne nagromadzenie skał, porozdzielanych tumanami obłoków, z których wyglądały szczyty, jakby archipelag wysp wietrznych. U przylądka Froward naprawdę kończył się ląd amerykański, gdyż przylądek Horn jest tylko skałą wysuniętą w morze pod 56 stopniem szerokości. Dalej cieśnina zwęża się pomiędzy półwyspem Świńskim i ziemią rozpaczy, Terre de la Desolation, długą wyspę ciągnącą się wśród tysiąca wysepek. Jakaż to różnica pomiędzy nierówno zapadającymi się krańcami lądu amerykańskiego a równymi i gładkimi brzegami Afryki, Australii lub Indii. Jakiż to zamęt natury pogruchotał w ten sposób ów olbrzymi przylądek między dwa oceany wciśnięty. Po żyznych i urodzajnych wybrzeżach nastąpił szereg nagich pagórków pociętych w niezbadany labirynt tysiącem drobnych kanałów. Duncan płynął wciąż, nie myląc się co do drogi, a kłęby jego dymu mieszały się z mgłą na skałach porozszarpywaną. Nie zatrzymując się, ominął kilka faktorii hiszpańskich tu i ówdzie rozrzuconych na tem pustkowiu. U przylądka Tamar znowu cieśnina się rozszerza. Jacht miał dość miejsca, by opłynąć urwiste brzegi Wysp Narborough i zbliżył się ku brzegom południowym cieśniny. Na koniec, po 36-godzinnej żegludze ujrzano wychylające się z dali skały przylądka Pilares, na ostatnim krańcu ziemi rozpaczy. Rozległe, czyste, błyszczące morze rozciągało się w przestrzeni okiem nieobjętej, a Jakub Paganel, witając je nie lecz pełnymi zapału ruchami, był w tej chwili tak wzruszony, jak niegdyś Ferdynand Magellan w uroczystej chwili, gdy Trinidad, okręt, na którym płynął po raz pierwszy owiany został powietrzem Oceanu Spokojnego. 10 37 równoleżnik w ósmym dni po opłynięciu przylądka Pilates, Duncan całą siłą pary pędził do wspaniałej, długiej na 12, a szerokiej na 10 mil zatoki Huano. Pogoda była prześliczna. Na czystym niebie tego kraju ani jedna chmurka nie postanie od listopada do marca, a wiatr południowy stale wieje na całej długości tych wybrzeży, osłoniętych łańcuchem andów. Stosownie do rozkazów Lorda Glenarwana, John Mangles starannie okrążał archipelag Chiloé i inne liczne szczątki rozbitego tu lądu amerykańskiego. Cokolwiek mogącego należeć do zatonionego okrętu, ułamek masztu lub innego drzewa, ręką ludzką obrobionego, mógł wprowadzić podróżnych na ślady rozbitków. Lecz niestety nic nie dostrzeżono. A Duncan, płynąc wciąż, zarzucił nareszcie kotwicę w porcie Tulkach w 42 dni po opuszczeniu mętnych wód portu Clyde. Lord Glenarvan kazał spuścić czółno i wraz z paganelem wysiadł na tamę nadbrzeżną. Uczonego ograw, korzystając ze sposobności, chciał użyć do rozmowy języka hiszpańskiego, którego z takim wyuczył się mozołem. Lecz ku wielkiemu swemu zdziwieniu krajowcy nic a nic go nie rozumieli. Źle wymawiam, nie mam prawdzie hiszpańskiego akcentu, powtarzał zmartwiony paganel. Chodźmy na komorę rzekł wtedy Lord Glenarvan. Tam przy pomocy kilku wyrazów angielskich, a bardziej jeszcze gestów, objaśniono ich, że konsul brytyjski rezydował w Concepcion, bo godzinę drogi stamtąd odległem. Glenarvan wyszukał parę rączych koni i wkrótce wraz z Paganelem wjeżdżał w mury tego miasta, założonego przez Hiszpana Vildivia, dzielnego towarzysza Pizarrów. Jakże ono wiele straciło z dawniejszej swej świetności – Często napadane i rabowane przez dzikich krajowców, spalone w 1819 roku, opustoszały w zwaliskach na wpół stojącego jeszcze muru, noszące ślady pożaru i zniszczenia. Przyćmione wziętością świeżo wzrastającego tulka huano, zaledwie 8 tysięcy liczyło mieszkańców, których lenistwo pozwalało zarastać trawą ulicom. Żadnego handlu, żadnego życia, żadnej przedsiębiorczości. Z każdego balkonu odzywał się głos mandoliny. Przez żaluzję każdego okna przedzierał się śpiew cichy, lecz namiętny. Conception, niegdyś miasto dzielnych i przemyślnych ludzi, dziś zostało osadą kobiet i dzieci. Glenarvan nie bardzo był ciekawy dochodzić przyczyn tego upadku i, nie zważając na uwagi i nalegania Jakuba Paganela, bez straty czasu udał się wprost do J.R. Bentoka. Konsula najjaśniejszej królowej angielskiej, który przyjął go jak najlepiej, a dowiedziawszy się o historii kapitana Granta, przyrzekł zarządzić poszukiwania w całej nadbrzeżnej okolicy. Na zapytanie, czy Trzymastowiec Brytania, dążąc ku 37 równoleżnikowi, przepływał wzdłuż brzegów chilijskich czy araukańskich, lord Glenarvan przeczącą otrzymał odpowiedź. Żaden raport o wypadku tego rodzaju nie doszedł ani do konsula ani do jego kolegów Glenarvan nie zachęcił się tym bynajmniej powrócił do Talcahuano i nie nieszczędząc ani zabiegów ani starań ani kosztów wysłał w różne strony agentów dla powzięcia w tym względzie wiadomości wszystkie poszukiwania okazały się daremne i do niczego nie doprowadziły trzeba było wnosić że brytania żadnego nigdzie nie pozostawiła śladu swego rozbicia Glenarvan uświadomił wtedy swych towarzyszy o bezskuteczności zabiegów. Maria Grant i Robert mocno tem byli zmartwieni. Było to w sześć dni po przybyciu Donkana do Talcahuano. Wszyscy pasażerowie zebrali się na tylnym pokładzie. Lady Helena nie wyrazami już, bo i cóż mogła powiedzieć, ale pieszczotami pocieszała biedne dzieci kapitana Granta. Jakub Paganel raz jeszcze z uwagą odczytał zagadkowy dokument. Jakby mu chciał wydrzeć tajemnice dotąd nieznane. Od godziny już prawie wpatrywał się w papier, gdy Glenarvan przerwał mu zamyślenie. Paganelu, rzekł, odwołuję się do twej przenikliwości. Może błędne jest nasze tłumaczenie tego dokumentu. Czy w tłumaczeniu tem jest jakaś nielogiczność? Paganel zamyślony głęboko nie odpowiedział. Może być, że mylimy się co do miejsca zaszłej katastrofy? ciągnął Glenarvan. Czyż nazwa Patagonii nie przyjdzie najprzód na myśl każdemu, najmniej nawet przenikliwemu człowiekowi? Paganel wciąż milczał. W końcu czy nazwy tej nie usprawiedliwia jeszcze wyraz Indianie? Najzupełniej, wtrącił obojętnie McNabs. I czy z tego nie wynika jasno, że rozbitki pisząc to obawiali się popaść w niewolę Indian? Tu ci przerywam, kochany lordzie, rzekł wreszcie Paganel i twierdzę, że jeśli wszystkie twoje wnioski dotąd przytoczone są usprawiedliwione, to ostatni bynajmniej nie zdaje mi się uzasadniony i racjonalny. Co przez to rozumiesz, panie Paganel? Spytała lady Helena. A oczy wszystkich zwróciły się ku geografowi. Rozumiem to, odpowiedział Paganel z naciskiem, że kapitan Grant jest obecnie u Indian w niewoli i dodam, że dokument w tym względzie żadnej nie pozostawia wątpliwości. Na boga. Wytłumacz się pan jaśniej, nalegała Miss Grant. Nic łatwiejszego, kochana panno Mario. Zamiast czytać staną się niewolnikami, czytajmy są niewolnikami, a wtedy już wszystko będzie jasne, jak na dłoni. Ależ to być nie może, powiedział lord Edward. Być nie może? A dlaczegóż nie, mój szlachetny przyjacielu? Spytał Paganel z uśmiechem bo butelka musiała być w morze rzucona w chwili, gdy okręt rozbijał się o skały, stąd konieczny wniosek, że stopnie długości i szerokości stosują się do miejsca, w którym rozbicie nastąpiło. Żadnego na to nie ma dowodu, żywo odparł Paganel. I nie wiem, dlaczego by ci nieszczęśliwcy, będąc już przez Indian zawleczeni w głąb kraju, nie mieli sposobu uwiadomienia za pomocą tej butelki o miejscu swej niewoli. Dla prostej przyczyny, kochany paganelu, że chcąc rzucić butelkę do morza, przede wszystkim trzeba mieć morze w pobliżu. Albo też w braku morza, odrzekł paganel, rzekę do niego wpadającą. Z milczącym zdziwieniem przyjęto tę niespodziewaną, choć tak prostą odpowiedź. Po ożywionym wzroku, jakim na paganela patrzyli jego słuchacze, poznał geograf zarazem, że każdemu z nich nowy w sercu błysnął promyk nadziei. Lady Helena pierwsza zawołała. Co za myśl! I wcale dobra myśl, nieprawdaż? Z naiwnością dodał geograf. Twojem więc zdaniem? pytał Glenarvan. Moje zdanie jest szukać trzydziestego siódmego równoleżnika w miejscu, gdzie się styka z wybrzeżem amerykańskim, a się to miejsce, iść w kierunku równoleżnika, nie oddalając się od niego ani na pół stopnia, aż do punktu, w którym on zachodzi w Ocean Atlantycki. W takim kierunku najprędzej możemy spotkać rozbitków z okrętu Brytania. Słaba to szansa, odezwał się major. Jakkolwiek słaba, odrzekł Paganel, zawsze sądzę, że nie powinniśmy i tej zaniedbywać. A jeśli prawdziwe jest moje przypuszczenie, że butelka ta mogła wypłynąć z rzeki na morze, w takim razie niezawodnie trafimy na ślad biednych niewolników. Przypatrzcie się, kochani przyjaciele, z uwagą, karcie tego kraju. A niezawodnie zgodzicie się na moje zdanie. To mówiąc, Paganel rozłożył na stole mapę Chili i prowincji argentyńskich. Patrzcie, mówił, przejdźmy się niejako po tym lądzie amerykańskim, przerzućmy się za Kordyliery Andy, stąpmy na płaszczyznę Tampa. Czyż mało w tym kraju rzek, rzeczek i innych wód rozmaitych? Bynajmniej. Oto Rio Negro, oto Rio Colorado, a oto inne wpadające do nich rzeki przecinające 37 stopień szerokości. A ręczę, że każda z nich mogła posłużyć do przeniesienia na morze tego dokumentu. Tam może w pośród jakiego dzikiego pokolenia w ręku Indian na brzegu jednej z tych rzek nieznanych, w jakim ciasnym wąwozie ci, których mam prawo nazwać przyjaciółmi naszymi, Oczekują z upragnieniem cudu opatrzności. Czyż powinniśmy zawieść ich nadzieję? Nie zgodzicie się ze mną, że powinniśmy ściśle pilnować się tej linii, jaką palec mój kreśli w tej chwili na karcie? A jeśli wbrew wszelkim przewidywaniom, i ja mylę się jeszcze, to czy nie jesteśmy obowiązani postępować aż do końca wzdłuż trzydziestego siódmego równoleżnika, a nawet gdyby tego było potrzeba dla odnalezienia rozbitków, a wraz z nim okrążyć świat dookoła? Słowa te wymówione ze szlachetnym zapałem żywe wywały wrażenie na słuchaczach Paganela. Wszyscy powstali z miejsc i uścisnęli mu rękę. Tak, mój ojciec musi być tam, zawołał Robert Grant, pożerając otrzyma kartę na stole rozłożoną. Gdziekolwiek jest, rzekł Lord Glenarvan, znajdziemy go, moje dziecię. Dowodzenie naszego przyjaciela Paganela zdaje mi się być nader logiczne, i bez wahania wypada nam udać się drogą przez niego wskazaną. Kapitan Grant znajduje się albo w ręku licznych osiadłych tu Indian, albo też jest niewolnikiem u którego z drobnych pokoleń koczujących. W ostatnim wypadku oswobodzimy go z łatwością. W przeciwnym razie, zbadawszy dobrze położenie, przyłączymy się z osadzą Duncana na wybrzeżu wschodnim, dostaniemy się do Buenos Aires, a temu tworzymy oddział pod wodzą Majora McNabsa i zmożemy choćby wszystkich Indian prowincji argentyńskiej. Wybornie, wasza dostojność, wybornie, zawołał John Mangles. Ręczę, że przejdziemy ląd amerykański bez najmniejszego niebezpieczeństwa. Bez niebezpieczeństwa i bez trudu, Dodał Paganel. Iluż tego już dokonało podróżników, którzy nie mieli ani takich jak my środków ku temu, ani ich nie podtrzymywała w wytrwałości wielkość przedsięwzięcia. Oto w roku 1782 niejaki Basillo Villarmo z Carmen dostał się już aż do kordylierów. W 1806 roku znowu pewien liczyk, Alcat prowincji Concepcion, Don Luis de la Cruz, wyjechawszy z Autuko, nie trzymał się ściśle 37 stopnia, a przebywszy Andy dostał się aż do Buenos Aires po 47 dniach podróży. Nareszcie pułkownik Garcia Alcide Obrigny i mój szanowny kolega dr Marcin de Musy przebiegli cały ten kraj we wszystkich kierunkach i zrobili dla nauki to, czego my teraz mamy dokonać dla ludzkości. Panie, panie, rzekła Maria Grant, głosem drżącym ze wzruszenia. Jakże ci wynagrodzić poświęcenie, które się na tyle naraże niebezpieczeństw? Zawołał Paganel. Kto mówi o niebezpieczeństwach? Pewno nie ja, odrzekł śmiało Robert, w którego oku błyszczała odwaga i gotowość na wszystko. Niebezpieczeństwa, raz jeszcze powtórzył Paganel, czyż one istnieją? Zresztą, o cóż tu idzie? O przebycie trzystu pięćdziesięciu mil zaledwie, gdy trzymać się będziemy linii prostej, o podróż odbyć się mającą pod tą samą szerokością, pod jaką na drugiej półkuli leżą Hiszpania, Sycylia i Grecja, a zatem i w takim samym klimacie, o podróż, która miesiąc najwyżej trwać może toż to przechadzka, spacer dla przyjemności, nic więcej. Sądzisz więc, panie Paganel, zapytała lady Helena, że jeśli nasi przyjaciele wpadli w moc Indian, to ci oszczędzili nam życia? Jak to, czy sądzę, pani? Ależ Indianie przecie nie są ludożercami. Bynajmniej jeden z moich rodaków, którego znałem w towarzystwie geograficznym, niejaki ginard, przez trzy lata był w niewoli u Indian stepowych. Cierpiał, co prawda, wiele, źle był traktowany, ależ koniec końców żywy i cały wyszedł z tej biedy. Europejczyk jest istotą bardzo w tym kraju użyteczną. Indianie wiedzą o tem i szanować go umieją, jak zwierzę nader rzadkie i kosztowne. A więc nie ma się co namyślać dłużej, zawołał lord Glenarvan. Trzeba jechać i to jechać bez najmniejszej straty czasu. Jakąż drogę obierzemy? Łatwą i przyjemną odpowiedział Paganel. Trochę gór z początku, dalej niewielka spadzistość na wschodniej pochyłości andów a w końcu gładka, piaszczysta i trawiasta na przemian płaszczyzna. Istny ogród, wabiący wdziękami przyrody. Poradźmy się lepiej karty, rzekł poważnie McNabs. Oto jest, kochany majorze. Ruszymy od 37. równoleżnika na Wybrzeżu Chilijskim pomiędzy Cyplem, Rumena i Zatoką Karnera. Przeszedłszy już stolice Araukanii, wąwozem Antuko, przedrzemy się przez Kordyliery, pozostawiając wulkan Antuko na południu. Potem przez Neckem i Rio Colorado dotrzemy do Pampy, jeziora Salinas, rzeki Gaumini i Sierra Tapalquen. Tam już rozpoczynają się granice prowincji Buenos Aires, którą przebywszy, wejdziemy na Sierra Tandil, a stamtąd przeszukania nasze posuniemy aż do Cybla Medano na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Tak rozwijając program wyprawy, Paganel nie rzucił nawet okiem na leżącą przed nim kartę. Umiał ją bowiem na pamięć doskonale. Pełne zasług i wartości pracy takich podróżników jak Fraser, Molina, Humboldt, Miers i Obrigny wywarły się głęboko w jego umyśle. Skończywszy owo wyliczanie geograficzne, dodał: A więc, moi przyjaciele, widzicie, że droga jest prosta możemy ją odbyć w ciągu 30 dni i równocześnie z Duncanem możemy ją odbyć w ciągu 30 dni i równocześnie z Dankanem, a nawet może i wcześniej stanąć na wybrzeży wschodnim gdyż jego bieg wstrzymany być może przez wiatry przeciwne. Tak więc, rzekł John Mangles, Duncan będzie musiał krążyć pomiędzy przylądkami Coriens i Świętego Antoniego? Nie inaczej. A jakże nas podzielisz na tę wyprawę? Zapytał Glenarvan. To rzecz bardzo łatwa. Chodzi tu o zbadanie położenia, w jakim się znajduje kapitan Grant, a nie o walkę z Indianami. Sądzę przeto, że Lord Glenarvan, jako nasz dowódca i zwierzchnik, Major, który miejsca swego nikomu nie chce ustąpić. Wasz sługa Jakub Paganel. A ja? zawołał młody Grant. Robert, Robert, powtórzyła Maria. A czemużby nie? powiedział Paganel. Podróże kształcą młodzież, więc my czterej i trzech marynarzy z Dankana. Jak to? przerwał John Mangles, zwracając się do swego pana. Czy wasza dostojność nie raczy się wstawić za mną? Mój kochany Mangles, odrzekł Glenarvan. Na pokładzie zostawiamy nasze pasażerki. To jest wszystko, co mamy najdroższego na świecie. Któż nad nimi czuwać będzie, kto bronić i strzec naszych kobiet, jeśli nie waleczny kapitan Duncana? Nie możemy więc towarzyszyć wam? rzekła lady Helena, której oczy zaszły mgłą smutku i żalu. Moja droga Heleno, odpowiedział Glenarvan. Podróż nasza odbyć się musi w wyjątkowych warunkach pośpiechu. Rozłączenie nasze będzie krótkie i. Rozumiem cię, mój przyjacielu, rzekła z pośpiechem Lady Helena. Idźcie i daj Boże, aby się wam jak najpomyślniej powiodło wasze przedsięwzięcie. Zresztą. Nie jest to podróż, wtrącił Paganel. A cóż takiego? spytała Lady Helena. Przejście. Nic więcej. Przejdziemy po ziemi, jak uczciwi ludzie, robiąc, jak można, najwięcej dobrego. Weźmiemy sobie na gardło Transire Benefaciento. Na tych wyrazach Paganela skończyła się dyskusja, jeśli tak nazwać można rozmowę, w której wszyscy zgadzali się na jedno. Tegoż samego jeszcze dnia rozpoczęto przygotowania i postanowiono w tajemnicy zachować wyprawy, aby nie zbudzać przedwcześnie czujności Indian. Wyjazd oznaczony był na 14 października. Gdy przyszło do wyboru majtków, wszyscy oferowali swoje usługi. Także Glenarvan był w kłopocie, kogo wybrać. Żeby więc nikomu nie zrobić przykrości, wybór zostawił losowi. Włożono w kapelusz kartki z nazwiskiem całej osady, a wyciągnięte trzy wskazały porucznika Tomasza Ostina, Wilsona, tęgiego i silnego zucha oraz Malradiego, który by się samego Tomasa Jersa nie uląkł w walce. Lord Edward żywo prowadził przygotowania. Chciał być gotowy na dzień oznaczony. I tak też się stało. Jednocześnie John Mangles zaopatrywał Duncana w węgiel, aby móc także bezwłocznie wypłynąć na morze. Chodziło mu bardzo o to, aby wyprzedzić podróżnych i wcześniej od nich stanąć przy wschodnim wybrzeżu amerykańskim. Dnia 14 października o oznaczonej godzinie obie partie gotowe były do drogi. W chwili odjazdu pasażerowie Duncana zebrali się na pomoście. Jacht gotów był do wyruszenia i już skrzydła jego śruby mąciły czystą wodę Tal Glenarvan, Paganel, McNabs, Robert Grant, Tomasz Austin, Wilson i Mal Reidy, uzbrojeni w karabiny i rewolwery żegnali się z pozostającymi na jachcie. Przewodnicy z mułami czekali na nich utamy. Czas już, rzekł nareszcie Glenarvan. Idź, drogi przyjacielu, rzekła Lady Helena, kryjąc wzruszenie. Bóg dobry niechaj prowadzi Twe kroki. Lord Glenarvan przycisnął ją do serca, a Robert Grant rzucił się na szyję swej siostrze. A teraz, kochani moi towarzysze, rzekł Jakub Paganel uściśnijmy sobie ręce po raz ostatni i niech nam ten uścisk przyjazny wystarczy aż do spotkania się na wybrzeżach Atlantyku. Po chwili czułego pożegnania siedmiu podróżnych opuściło pokład Dankana i wkrótce byli na brzegu. Lady Helena z daleka jeszcze żegnała drogich sercu swemu podróżników ostatnim: Niech was Bóg prowadzi. Bóg nas poprowadzi i dopomoże, zawołał Jakub Paganel. Bo i my sami pomagać sobie będziemy. W drogę! krzyknął John Mangles na swego mechanika. W drogę! powtórzył lord Glenarvan do swych towarzyszy. I w tej samej chwili, gdy podróżni dosiadłszy mułów, postępowali drogą wzdłuż wybrzeża wiodącą, Duncan całą siłą swej śruby szybko prół pieniądze się pod nim fale oceanu. 11. Przejście przez Chili. Przewodnicy z krajowców wybrani i najęci przez lorda Glenarwana byli to trzej mężczyźni i jedno dziecko. Starszy mulnik był Anglikiem, osiadłym i naturalizowanym w tym kraju od lat przeszło dwudziestu. Trudnił on się wynajmowaniem mułów podróżnych i przeprowadzaniem ich przez różne przejścia w Kordylierach, a następnie oddawał ich przewodnikowi argentyńskiemu, Baqueano, znającemu dobrze drogi w pampach. Anglik ten nie zapomniał zupełnie w towarzystwie mułów i Indian swego języka rodowitego i mógł rozmówić się z podróżnymi. Korzystał z tego Lord Glenarvan, tym bardziej, że Hiszpańszczyzny Jakuba Paganela nigdzie jeszcze nie rozumiano. Ten starszy mulnik, Kapatas, jak Chilejczycy mówią, miał do pomocy dwóch krajowców i dzieciaka dwunastoletniego. Indianie pilnowali mułów objuczonych pakami, a chłopiec popędzał małą klacz. Madrina, okrytą dzwonkami, która prowadziła za sobą dziesięć innych mułów. Na siedmiu z nich siedzieli podróżni, na jednym kapatas, a dwa pozostałe dźwigały żywności, i kilka sztuk materii, na podarunki dla miejscowych kacyków w razie potrzeby. Indianie wedle zwyczaju szli pieszo. Tak więc i bezpieczeństwo i pośpiech zapewnione były w tej podróży przez Amerykę Południową. Niełatwa to i niezwykła podróż przez ogromne łańcuchy Andów. Niepodobna by jej odbyć bez pomocy mułów, z których najlepsze są argentyńskie. Wyborne te stworzenia pod względem siły i wzrostu przewyższały w tym kraju nawet pierwotne okazy swego rodzaju. W pożywieniu są wcale niewybredne. Piją raz tylko na dzień, odbywają po 10 mil Liewes w ciągu 8 godzin i bez trudności dźwigają 14 arrobów. Arroba waży przeszło 28 funtów. Na tej drodze, wiodącej od jednego oceanu do drugiego, nie ma żadnej oberży. Trzeba jeść mięso suszone, ryż z pieprzem tureckim lub zwierzynę ubitą po drodze. Za napój służy woda z górskich potoków lub ze stromyków na płaszczyźnie, zaprawiona kilku kroplami rumu, którego każdy ma pewien zapas Wrogu rogu wolim. Trzeba się też wystrzegać wszelkiego nadużycia napojów spirytusowych, bo te nie służą w klimacie. Gdzie system nerwowy człowieka jest do najwyższego stopnia rozstrojony. Całą pościel stanowi siodło krajowe, zwane rekado, które zrobione jest ze skór baranich, wyprawnych wraz z wełną, przewiązanych szerokimi pasami, przepysznie haftowanymi. Podróżny, owinąwszy się w ciepłe okrycie, żartuje z nocnych chłodów i wilgoci i śpi wybornie. Glenarvan, jako człowiek przywykły do podróży, Stosujący się do zwyczajów różnych krajów, przyjął kostium chilijski dla siebie i dla wszystkich swych towarzyszy. Paganel i Robert, dwa dzieciaki, stary i młody, nie posiadali się z radości, przebierając głowy w ponczo narodowe i wkładając na nogi buty, wyrobione ze skóry zdartej z tylnych łap źrebięcia. Trzeba było widzieć ich muły bogato osiodłane, mające w pyskach arabskie wędzidła, długie, plecione skórzane łózdeczki, służące na biczy zarazem. Łby, bogato przystrojone w różne metalowe ozdoby i dźwigające sakwy z żywnością zwieszone z obu stron. Paganel zawsze roztargniony, o mało że nie spadł, wsiadając na swego muła. Lecz wdrapał się nareszcie na siodło, mając u boku nieodstępną swą lunetę, a włożywszy nogi silnie wstrzemiona, zaufał całkowicie z myślności zwierzęcia i bynajmniej tego nie żałował. Młody Robert od razu dowiódł, że posiada wszystkie przymioty tęgiego jeźdźca. Wyruszono. Pogoda była cudowna, niebo nadzwyczaj czyste. Atmosferę odświeżał wietrzyk od morza wiejący, łagodzący zbyt palące promienie słońca. Gromada szybkim krokiem stąpała po nierównych wybrzeżach zatoki Tal chcąc co rychlej dostać się do równoleżnika leżącego o 30 mil na południe. W ciągu pierwszego dnia podróżni, niewiele mówiąc, dość prędko jechali przez zarosłe trzciną wyschnięte moczary. W duszach ich tkwiły jeszcze świeżo wyryte wrażenia pożegnania. Dotąd jeszcze w oddaleniu widzieli dym maszyny Donkana, ginący na horyzoncie. Wszyscy milczeli oprócz paganela. Uczony ten geograf sam sobie zadawał pytania po hiszpańsku i sam też na nie w tym nowym dla siebie języku odpowiadał. Kapatas z natury był milczący, a rzemiosło mulnika niewiele go też gadatliwszym uczyniło. Zaledwie, że odezwał się niekiedy do swoich pomocników, którzy nieczęsto potrzebowali rozkazów, znając doskonale swoje obowiązki. Zwyczajem jest mulników, by wyjechawszy o ósmej godzinie po śniadaniu ranem, nie zatrzymywać się na wypoczynek aż do czwartej wieczorem. Edward Glenarvan ściśle zastosował się do tego zwyczaju. Tego dnia Kapata zdał znak do wypoczynku przy mieście Arauco, leżącym na południowym wybrzeżu zatoki. Stamtąd trzeba było iść jeszcze ze 20 mil na zachód, aż do zatoki Carnero, dla znalezienia krańcowego punktu 37. równoleżnika. Poprzednie już wysłani przez Glenarwana ludzie przebiegli całą tę część wybrzeża, nie napotkawszy nigdzie śladów rozbicia. Nowe poszukiwania były więc bezużyteczne. Postanowiono tedy obrać Arauko za punkt wyjścia i stamtąd kierować się na wschód, wciąż trzymając się ściśle linii prostej. Gromadka zatrzymała się na noc w mieście i rozłożyła się na dziedzińcu oberży, w braku jakiegokolwiek pomieszczenia wewnątrz. Arauko jest stolicą Araukanii, stanu mającego rozległości 150 mil francuskich wzdłuż i 30 wszerz. Mieszkają tam Molukowie, ci starsi synowie rasy czylijskiej, opiewanej w utworach poety Erkilla. Plemie to dumne i silne, jedyne było ze wszystkich plemion zamieszkujących obie Ameryki, które nigdy nie zostało pod obcym panowaniem. Arauko należało wprawdzie nigdyś do Hiszpanów, ale ludność nigdy się nie poddała, tak jak dziś opiera się zaborczym projektom czyliczyków, a sztandar ich niepodległości, biała gwiazda na błękitnym polu, powiewa jeszcze na wierzchołku pagórka ufortyfikowanego, który służy do obrony miasta. Podczas gdy przygotowywano wieczerze, Glenarvan, Paganel i Kapatas przechadzali się pomiędzy domami o słomionych strzechach. Oprócz kościoła i zwalisk klasztoru franciszkańskiego, Rauko nic nie ma ciekawego. Glenarvan chciał zebrać jakieś wiadomości, lecz mu się to nie udało. Paganela do rozpaczy przyprowadzało to, że go mieszkańcy tamtejsi nie rozumieli. Lecz ponieważ mówili po araukańsku, to jest językiem narodowym, używanym tam powszechnie aż do cieśniny magellańskiej, hiszpańszczyzna przeto Paganela czyniła na nich takie wrażenie, jakby odezwał się do nich na przykład po hebrajsku. Nie mogąc słuchu zaspokoić, pasuł on przynajmniej wzrok widokiem różnych typów rasy moludzkiej, z prawdziwą radością uczonego badacza. Mężczyźni byli wysokiego wzrostu, o twarzach płaskich, cerze miedzianej, z zarostem rzadkim, oka ponurego, o głowach szerokich, pokrytych długimi włosami czarnymi. Widoczna na nich była ta bezczynność nużąca, właściwa wszystkim ludom wojowniczym, które nie wiedzą, co robić w czasie pokoju. Kobiety, mizerne, lecz mocne, oddane były całkowicie mozolnym zajęciom gospodarskim. Opatrywały konie, czyściły broń, orały, polowały na swych panów i znajdowały jeszcze czas na wyrabianie tych błękitno-turkusowych ponszy, których robota wymagała około dwóch lat pracy, a z których każdy kosztuje co najmniej 100 dolarów pięćdziesiąt franków. To prawdziwi Spartanie, powtórzył Paganel, gdy po przechadzce zasiadł do wspólnej wieczarzy. Każdy łatwo zrozumie, ile było przesady w tym wykrzykniku uczonego geografa. Tem więcej, gdy dodał jeszcze, że serce silniej mu biło przy zwiedzaniu miasta Arauko. Spytany przez majora o powód tego nadzwyczajnego i niespodziewanego bicia serca, odpowiedział, że wzruszenie jego było bardzo naturalne wobec wspomnienia, że jeden z jego rodaków zasiadł niegdyś na tronie araukańskim. Tym ex monarchą był Totains. Wyborny człowiek, były adwokat z Peringue. wrażliwego usposobienia, a nawet nieco awanturniczego. Żartowano z przygód i upadku jego królewsko-murzyńskiej mości Aureliusza Antoniego I, a w końcu za jego zdrowie spełniono toast wódką z kukurydzy, zwaną w krajowym języku czika. W chwilę później podróżni, owinąwszy się w swe pąsza, smacznie zasnęli. Następnego dnia o ósmej z rana orszak podróżny wyruszył w drogę, dążąc na wschód według 37 siódmego równoleżnika. Podróżni przechodzili przez urodzajne terytoria Araukanii bogate w stada i winnice. Z wolna jednak coraz częściej bezludne znajdowali przestrzenie. Zaledwie co mila napotykali nędzną chatę Restradora to jest indyjskiego poskromiciela koni, których sława znana jest w całej Ameryce. Gdzie niegdzie stało pustkowie po opuszczonej stacji pocztowej, służące za schronienie, błąkającym się po płaszczyźnie krajowcom. Po drodze podróżni napotkali dwie rzeki Rekwe i Tubal, ale Kapatas, obeznany z miejscowością, znalazł brud i przeszli szczęśliwie. Na horyzoncie ku północy roztaczał się majestatycznie łańcuch handlów, lecz była to tylko niewielka cząstka ogromnego grzbietu, na którym wspiera się całe rusztowanie nowego świata. Po przejściu 35 mil o czwartej godzinie wieczorem zatrzymano się na równinie pod cieniem olbrzymich mirtów. Rozkiełznano muły i puszczono je na łąki obficie porosłe trawą. Ludzie posiliwszy się jak zwykle ryżem i mięsem, snem pokrzepili nieco znużone członki, a kapata z tym czasem i podróżnicy jego stróżowali z kolei. Ponieważ pogoda sprzyjała stale a wszyscy podróżni nie wyłączając nawet młodego Roberta wybornym cieszyli się zdrowiem wypadało korzystać z tak przyjaznych okoliczności i póki można posuwać się jak najszybciej następnego dnia z większym postępowano pośpiechem przebyto potok bel, a odpoczynek przypadł nad brzegiem Biobio oddzielającej czyli hiszpański od chili niepodległego odległość zmierzonej podróży zmniejszyła się znowu o 35 mil Kraj w niczym się nie zmienił. Na żyznym gruncie wszędzie widać było rozrzucone amarlisy, fiołki krzewowe, bieluń, datura stramonium i kaktusy złotokwieciste. To znowu spostrzegać się dały rysy, amerykańskie czaple, sowy, samotne, drozdy i nury czubate. Mieszkańców bardzo niewielu napotykano. Czasami ukazywali się gauchos, zrodzeni z Indian i Hiszpanów, galopujący na koniach pokrwawionych od olbrzymich ostróg, przyczepionych do nóg bosych jeźdźców. Na drodze żadnych i od nikogo nie można było powziąć objaśnień, ni wiadomości. Glenarvan rozumował sobie, że kapitan Grant, dostawszy się w niewolę Indian, musiał być przez nich zawleczony poza Andy. W pampach więc dopiero można rozpocząć poszukiwania z lepszym skutkiem, a do tej pory iść tylko, iść naprzód i z największym pośpiechem. Dnia 17 o zwykłej godzinie i w zwyczajnym wyruszono porządku. Niecierpliwy Robert rad by się był wyrwać naprzód, i zaledwie surowy rozkaz lorda Glenarwana zdołał go powstrzymać. Okolica stawała się coraz nierówniejsza. Tu i ówdzie napotykane pagórki wskazywały bliskość gór. Rzeki coraz głośniej szumiały, spadając z wyżyn. Paganel często zaglądał do swego atlasu. Gdy nie znajdował na karcie oznaczonego strumienia, krew geografa żywiej wrzała i udawał, że się gniewa. A w duszy rad był temu za każdym razem. Potok nie mający nazwiska mruczał to tak jakby nie miał stanu cywilnego, a zatem nie istnieje wobec prawa geograficznego. I w ślad zatem chrzcił te wody bezimiennie i oznaczał je na karcie najszumniej brzmiącymi w hiszpańskim języku przymiotnikami. Co to za język wspaniały, powtarzał, co to za język dźwięczny i pełny? To język prawdziwie metaliczny. Założyłbym się, że składano się na niego siedemdziesiąt osiem części miedzi i dwadzieścia dwie jak na śpisz, z którego dzwony leją. Ale czy robisz w nim przynajmniej postępy? Zapytał lord Glenarvan. Rozumie się, kochany mi lordzie. Ach, gdyby jeszcze ten język nie miał akcentu tak trudnego. Ale ten przeklęty akcent ten akcent. I w drodze Paganel łamał się z trudnościami wymawiania, nie zaniedbując przytem robienia spostrzeżeń geograficznych. W tej materii był zupełnie pewny siebie. Gdy lord Edward zapytywał starszego przewodnika o jaką na przykład osobliwość lub właściwość kraju, uczony geograf zawsze uprzedzał w odpowiedzi kapataza, zdziwionego mądrością człowieka, który wiedział o wszystkim. Tego samego dnia około drugiej po południu podróżni nową na swej drodze napotkali ścieżkę. Glenarvan naturalnie zapytał o jej nazwisko i naturalnie, że Jakub Paganel pospieszył z odpowiedzią. To droga wiodąca z Jumbel do Los Angeles. Glenarvan spojrzał na mulnika. Tak jest, w rzeczy samej, odpowiedział zapytany, a potem zwracając się do geografa rzekł. Więc pan już kiedyś przebywał ten kraj? Tak jest, do licha, odpowiedział Paganel z największą powagą. Na mułach? Nie, w moim krześle. Kapatas nie zrozumiał. Wzruszył ramionami i powrócił do swych mułów idących naprzedzie. O piątej wieczorem zatrzymał się pochód w bardzo głębokim wąwozie o kilka mil powyżej niewielkiego miasteczka Loja. Noc te podróżni spędzili u podnóża Sierras, pierwszego ogniwa wielkiego łańcucha kordylierów. 12. Na wysokości 12 tysięcy stóp Dotychczas przejście przez Chili nie odznaczało się żadnym ważniejszym wypadkiem, za to teraz spotykano się ze wszystkimi wypadkami i przeszkodami, jakie nastręczają się zwykle przy przebywaniu gór. Walka z naturą rozpoczęła się na serio. Przed wyruszeniem w drogę wypadało rozstrzygnąć ważną kwestię. której i w jakim punkcie przejść Andy, aby się nie oddalać od drogi obranej. Radzono się najprzód zdania starszego mulnika. Ja. Odpowiedział Kapatas. Znam tylko dwa możliwe przejścia w tej części Kordylierów. Przejście Arika, zapewne, rzekł Paganel, który odkrył Valvida Mendoza. Tak, tak jest. I drugie przejście? Villa Rika, leżące na południe od Nevady. Śnieżny szczyt, tej samej nazwy. Nie inaczej. Otóż, mój przyjacielu, oba te przejścia te mają niedogodność, że zbyt nas oddalają na północ lub na południe. A czy znasz pan inne przejście? zapytał major. Znam, rzekł Paganel. Oto na przykład przejście Antuko, leżące na pochyłości wulkanicznej, pod 37 stopniem 30 minutą. Jest o pół stopnia tylko od naszej drogi. Wzniesione jest ono na tysiąc zaledwie sążni, a odkrył je Zamudio de Cruz. Dobrze to jest, ale czy nasz przewodnik zna to przejście? Znam, milordzie. A nawet nieraz je przebywałem, lecz nie wspomniałem o niem jako o drożynie, którą indyjscy pasterze ze wschodnich stoków bydło tylko przepędzają. A więc, mój przyjacielu, rzekł lord Glenarvan, sądzę, że i my potrafimy przejść tamtędy i pomieścimy się tak dobrze, jak stada mułów, baranów lub wołów. Tem bardziej powinniśmy pilnować się przejścia Antuko, że przy niem nie zejdziemy z prostej linii. Dano znak do odjazdu niezwłocznie. Jorszak puścił się na dolinę Las Lajas, pomiędzy ogromne skały skrystalizowanych pokładów wapiennych. W górę wiodła pochyłość prawie nieznaczna. Około 11.00 wypadało obejść brzegi niewielkiego jeziora, będącego naturalnym i nadermalowniczym zbiornikiem rzek sąsiednich, do którego wpadały ze szmerem i mieszały swe wody w spokojnym przezroczu. Powyżej jeziora na obszernych płaszczyznach pokrytych trawą pasły się stada indyjskie. Dalej podróżni natrafili na wielkie błota, zalegające dużą przestrzeń od południa ku północy, z których jednak dzięki instynktowi mułów wydostaliście szczęśliwie. O pierwszej po południu na wyniosłej skale ukazał się port Ballaner, ze zrujnowanymi wieżami obronnymi. Poza nim stoki były już coraz bardziej nierówne, kamieniste. Ułamki skał, co krok prawie strącane kopytami mułów, spadały z szumem. Około trzeciej ujrzano malownicze z warowni zburzonej w czasie powstania w 1700 roku. Widać, rzekł Paganel, że góry niedostatecznie rozdzielają ludzi, skoro trzeba je jeszcze fortyfikować. Od tego miejsca droga stawała się coraz przykrzejsza, a nawet niebezpieczna. Pochyłości były coraz większe, a strome zbocza ich zwężały się, tworząc przepaści głębokie, przerażające. Muły postępowały ostrożnie, z nozdrzami w dół spuszczonymi, jakby węchem szukały drogi. Podróżni szli jeden za drugim. Niekiedy przy naglejszym zakręcie madrina znikała na chwilę, a reszta orszaku kierowała się odgłosem jej dzwonka. Często także kapryśna nierówność drogi sprowadzała kolumny na dwie linie równoległe, i wtedy przewodnik rozmawiał ze swymi pomocnikami, oddzielony od nich rozpadliną, mierzącą zaledwie parę sążni szerokości ale za to kilkaset stóp głębokości, tworzącą przeto przepaść nieprzebytą. Rośliny ukazywały się tam jeszcze, ale już widocznie walczyły z królestwem mineralnym. O bliskości wulkanu pozwalały wnioskować na potykane tu i ówdzie kawałki lawy koloru żelaza, najeżone żółtymi kryształami, jakby szpilkami. Sterczące skały zdawały się tracić równowagę i grozić co chwila upadkiem. Widoczne było, że kataglizm nagły Niedaleki zmieni wkrótce ich postać i wybije ostatnia godzina istnienia tych olbrzymów górzystego państwa. W takich warunkach bardzo trudno rozpoznawać drogę, której ślady przy częstych trzęsieniach tej górzystej ziemi zacierały się, a pozostawione ze sobą znaki i wskazówki trudno było znaleźć za powrotem. Przewodnik wahał się i zatrzymywał się często. Niepewnie siebie badał wciąż drogę orientował się po kształcie skał, po śladzie Indian na kamieniach. Wszystko to jednak niewiele pomagało. Lord Edward krok w krok postępował za przewodnikiem. Pojmował on dobrze, w jaki go kłopot wprawiały coraz zwiększające się trudności drogi. Nie śmiał mu zadawać więcej pytań i nie bez słuszności może sądził, że lepiej jest spuścić się na instynkt mulnika, nie gorszy w każdym razie od instynktu muła. Przez godzinę jeszcze Kapata zbłądził tak na niepewne, ciągle jednak postępując w górę. Nareszcie musiał się zatrzymać. Znajdowano się podówczas na Dolinie Wąskiej, albo raczej jednym z owych ciasnych przesmyków, które Indianie nazywają Quebradas. Ściana porfirowa, z u góry zakończona, zamykała wyjście. Przewodnik na próżno przez pewien czas szukał przejścia, a nie znalazłszy go, zsiadł z muła, ręce na piersi skrzyżował i czekał. Glenarvan zbliżył się do niego. Zbłądziliśmy? Spytał. Nie, milordzie, odpowiedział kapatas. Ale nie jesteśmy na przejściu, Antuko. I owszem, czy się nie mylisz? Bynajmniej, oto jeszcze resztki ognia, jakie Indianie tu palili, a oto ślady koni i owiec. Przechodzili więc tędy? Tak, ale już nikt więcej przechodzić nie będzie. Ostatnie trzęsienie ziemi zabarykadowało to przejście. Dla mułów, rzekł major, ale nie dla ludzi. A to już od was, moi panowie, należy, odpowiedział mulnik. Ja zrobiłem, co mogłem i gotów jestem wrócić się z memi mułami, jeśli wy chcecie powrócić i szukać innego przejścia w Kordylierach. To będzie duże opóźnienie. Co najmniej o trzy dni. Glenarvan słuchał mowy przewodnika w milczeniu. Lecz na propozycję powrotu zwrócił się do swych towarzyszy i rzekł: Czy chcecie zaryzykować to przejście? Pójdziemy za tobą, milordzie, odpowiedział Tomasz Austin. A nawet jeśli żądasz, to pójdziemy przed tobą, milordzie, dodał Poganel. Bo i o cóż tu zresztą chodzi? O przejście łańcucha gór, których stoki z przeciwnej strony są mniej spadziste, a przeto to i zejście łatwiejsze. Tam znajdziemy bakłę argentyńskich którzy nas przeprowadzą przez Pampę i konie Rącze. Naprzód więc, bez wahania. Naprzód, chórem zawołali towarzysze narwana. Nie pójdziesz z nami? Zapytał także Mulnika. Ja wiodę muły, odrzekł Kapatas. Jak ci się podoba, mój przyjacielu? Obejdziemy się bez niego, rzekł Paganel. Po drugiej stronie tej ściany odszukamy ścieżkę prowadzącą do Antuko. A ja podejmuję się poprowadzić was do podnóża góry tak dobrze, jak przewodnik najlepiej znający kordyliery. Glenarvan zapłacił Mulnikowi i odprawił go. Broń, narzędzia i żywność podróżni rozebrali pomiędzy siebie. Jednomyślnie zgodzono się, żeby bez straty czasu iść zaraz w górę, a wnet przez całą noc nie przerywać podróży, gdyby tego była potrzeba. Po lewym stoku wiła się wąska ścieżka, której muły przejść nie mogły. Niemałe trudności miano do zwalczenia, ale po dwóch godzinach ciężkiego mozołu i przybyciu różnych zakrętów Glenarvan ze swymi towarzyszami wydostali się wreszcie na przełęcz Antuco. Znajdowali się wówczas w niewielkiej odległości od wierzchołka kordylierów, ale żadnej tam już drogi, żadnego śladu nawet przejścia znaleźć nigdzie nie mogli. Cała ta część gór zupełnemu uległa przewrotowi podczas ostatnich trzęsień ziemi, i trzeba było wdzierać się coraz wyżej na grzbiet łańcucha. Paganela mocno to zakłopotało, że nie znał drogi wolnej. Obawiał się, żeby nie było potrzeba zbyt wielkich wysileń na dostanie się na szczyt Andów, których średnią wysokość obliczają na 11 do 12 tysięcy 600 stóp. Na szczęście pogoda bardzo sprzyjała. W zimie bowiem. To jest od maja do października. Wejście na górę byłoby niepodobne. Nadzwyczaj silne mrozy zabijają podróżnych, a wytrwalci na zimno nie unikają gwałtownych skutków huraganów, panujących w tej strefie. Straszliwe te burze corocznie zaściełają licznymi trupami wąwozy kordylierów. Przez całą noc byli w drodze. Musiano sobie pomagać rękami, by się wspinać na urwiska prawie niedostępne. Przeskakiwano szerokie i głębokie rozpadliny. Ręce splecione służyły za liny, a ramiona za drabiny. Nieustraszeni podróżni podobni byli do trupy gimnastyków, oddających się z zapałem swym ćwiczeniom. Tam dopiero Mulrady i Wilson mieli sposobność użycia swej siły i zręczności. Dzielni ci dwaj szkocie okazali się nader potrzebni. Nieraz odwagą, swoim poświęceniem ułatwiali przejście całemu orszakowi. Tam gdzie zdawało się pozornie niepodobne. Glenarvan z oka nie spuszczał młodego Roberta, którego wieki i żywność do częstych wiodły nieroztropności. Paganer kroczył przodem z wytrwałością i zapałem prawdziwego Francuza. Major, jak zwykle, tyle się tylko poruszał, ile musiał koniecznie. Właził przeto na górę raczej, aniżeli wchodził, a może być nawet, że sam nie wiedział dobrze, czy w górę idzie, czy na dół zstępuje. O piątej rano podróżni znajdowali się na wysokości 7500 stóp, jak to pokazywały spostrzeżenia barometryczne. To jest na ostatnim krańcu pasa, w którym drzewa rosną. Dawały się tam jeszcze spostrzegać niektóre zwierzęta, lecz jakoby przeczuwały, że znaleźli się tu łakomi na niemyśliwcy? Z daleka uciekały, obawiając się spotkania z człowiekiem. Lama, na przykład. Nieocenione zwierzę wyżyn, które samo jedno zastępuje wołu, barana i konia, a żyć tam może nawet, gdzie już i mu żyć nie zdoła. Albo szynszyla, małe, łagodne, a bojaźliwe stworzonko z pięknem i bogatym futerkiem, podobne stylnych łapek do kangura. Ślicznie ona wygląda, gdy skacze jak wiewiórka ze skały na skałę. Nie jest to jeszcze ptak, mówił Paganel, ale też także już nie zwierzę czworonożne. Nie ostatnie to jednak jeszcze były istoty mieszkające w tej strefie. Na wysokości dziesięciu tysięcy stóp, gdzie śniegi nigdy nie topnieją, stadami błądzą przeżuwające nieporównanej piękności zwierzątka, jak alpaka, długim, jedwabistym pokryta włosem lub prześliczna i zgrabna kuska bez rogów o miękkiej i delikatnej wełnie, którą naturaliści przezwali wigoniem. O zbliżeniu się do tych stworzeń nie można było myśleć. Zaledwie z daleka podróżni widzieli je, z szybkością ptaka sunące po kobiercu olśniewającej białości. Z tej wysokości odmienny zupełnie był ogólny widok okolicy. Ze wszech stron wznosiły się ogromne słupy lodu niebieskawej barwy, a w nich odbijało się światło dnia wschodzącego. Pochód w górę stawał się coraz trudniejszy, a nawet niebezpieczny. Musiano postępować bardzo ostrożnie aby nie wpaść w jaką rozpadlinę. Wilson szedł przedtem i nogą próbował mocy lodu. Towarzysze postępowali za nim, trzymając się śladu stóp jego, a nie mówili głośno, gdyż najmniejszy hałas poruszający warstwę powietrza mógł spowodować zawalanie się masy śniegu, wiszącej na siedemset lub osiemset stóp nad ich głowami. Orszak podróżniczy doszedł już do pasu krzewów, ponad którym o tylko pięćset stóp wyżej już tylko trawiaste wschodziły rośliny. A na wysokości 11 tysięcy stóp i tych nawet nie było na gruncie jałowym tak, że zaginął wszelki ślad wegetacji. O ósmej godzinie podróżni zatrzymali się na chwilę dla skromnego posiłku i zaraz w dalszą puścili się drogę, wytrwale pokonując rosnące co chwila trudności. Potrzeba było przedzierać się przez ostre skały lub przechodzić ponad przepaściami, w których oko zagłębić się nie miało odwagi. W niektórych miejscach krzyże drewniane oznaczały drogę świadcząc zarazem o zaszłych tu nieszczęśliwych wypadkach. Około drugiej godziny podróżni doszli do ogromnej płaszczyzny, pustej, nagiej, bez najmniejszego śladu wegetacji. Powietrze było suche, niebo błękitne. Na tej wysokości deszcze są nieznane, a wilgoć opada tylko w kształcie śniegu lub gradu. Tu i ówdzie, spośród białego całunu, wystawały spiczaste skały bazaltowe lub porfirowe, jakby kości szkieletu. A od czasu do czasu kawałki kwarcu albo gnęsu odłamujące się pod działaniem powietrza z głuchym spadały łoskotem. Pomimo całej wytrwałości i odwagi, podróżni wyczerpali resztę swych sił, co widząc lord Glenarvan żałować począł, że zapuścili się tak daleko w góry. Na wiek swój odważny i silny, mały Robert miał w końcu zaniechać również swych wysiłków. O trzeciej godzinie Glenarvan się zatrzymał. Trzeba odpocząć, rzekł, nie mogąc się doczekać. Aby kto pierwszy zrobił tę propozycję. Odpocząć? odpowiedział Paganel, ależ nie mamy żadnego schronienia. Jednakże nie możemy iść dalej choćby tylko dla samego Roberta. Broń Boże, milordzie! zawołał dzielny chłopiec. Ja mogę jeszcze iść, nie zatrzymujmy się. Poniosą cię, mój chłopcze, odpowiedział Paganel, ale trzeba się koniecznie dostać na stok wschodniej góry. Tam znajdziemy może jaką chatkę na schronienie. Proszę jeszcze o dwie godziny wytrwałości. Czy zgadzacie się na to wszyscy? Zapytał lord Glenarvan. Zgadzamy się, odpowiedzieli towarzysze. A Malrady dodał. Ja się podejmuję nieść Roberta. Puszczono się tedy dalej w kierunku wschodnim, a przez następne dwie godziny wdzierano się rozpaczliwie pod górę, aby się tylko dostać do najwyższych szczytów. Zupełne opadnięcie na siłach czyniło dalszy pochód niemożliwym. Glenarvan z trwogą patrzył na niezmierzoną przestrzeń śniegów, drżał na samą myśl, że pomarznąć mogą w tej atmosferze bez żadnej nadziei schronienia, gdy nagle major zatrzymał go i z największym spokojem rzekł, wskazując palcem: chatka. 13. Zejście z Kordylierów. Jeden tylko magnaps mógł dostrzec chatkę. Każdy inny byłby sto razy przeszedł obok niej, nie domyślając się nawet, że istnieć tam może jakieś mieszkanie. Od skał otaczających ją różniła się tylko niewielkim wywyższeniem ponad kobierzec śniegowy. Wejście do niej trzeba było naprzód odkopać. Po półgodzinnej usilnej pracy Wilson i Mulrady zdołali tego dokonać, a orszak podróżny wcisnął się pospiesznie do kasuchy. Chatka ta zbudowana przez Indian z pewnego gatunku cegły wypalonej na słońcu, adobe miała kształt sześcianu o bokach długości dwunastu stóp, a wzniesiona była na szczycie skały bazaltowej. Kamienne schody prowadziły do drzwi, jedynego otworu tej nory, do której, pomimo dobrego osłonięcia, dostawały się huragany, grady i śniegi. Dziesięć osób wygodnie tam znajdowało pomieszczenie. A chociaż w porze deszczu w ściany nie całkiem były nieprzepuszczalne, jednakże w tej chwili osłaniały przynajmniej od dokuczliwego zimna dochodzącego do dziesięciu stopni. Zresztą znajdowało się tam niby ognisko z ceglanym na dym wylotem. Można więc było rozpalić ogień i walczyć z powietrzem zewnętrznym. Otóż, rzekł lord Edward, jeśli nie całkiem wygodne, to przynajmniej wystarczające schronienie. Opatrzność nas tu widocznie doprowadziła i dzięki jej za to złożyć winniśmy. Co mówisz, milordzie, zawołał Paganel, ależ to pałac prawdziwy. Brak nam tylko straży i dworu, a mieszkalibyśmy jak monarchowie. Szczególnie, gdyby dobry ogień zabłysnął, dodał Tomasz Ostin. Bo choć prawda, żeśmy głodni potężnie, ale też i zimno nie mniej nam dokucza. Co do mnie, to przyznam się, że wiązka drzewa w tej chwili sprawiłaby mi większą przyjemność niż zraz zwierzyny. Nie bój się, Tomaszu, rzekł Paganel, znajdziemy paliwo. Paliwo na szczycie kordylierów rzekł malready potrząsając głową z niedowierzaniem. Skoro zrobiono tu komin, odezwał się Major, to zapewne jest, trzeba mi palić. Nasz przyjaciel Macnaps ma słuszność, rzekł Glenarvan. Przyrządźcie wszystko do wieczerzy, a ja pójdę po paliwo. Ja z Wilsonem będziemy ci towarzyszyli, milordzie, rzekł Paganel. A może i ja mogę się przydać, powiedział Robert, powstając z miejsca. Nie, mój chłopcze, odpowiedział Glenarvan, Wypocznij sobie, ty i tak będziesz człowiekiem w wieku, gdy inni jeszcze są dziećmi. Glenarvan, Paganel i Wilson wyszli z chaty. Była szósta godzina po południu. Pomimo zupełnej ciszy w powietrzu, mróz szczypał dokuczliwie. Już szarzał powoli błękit nieba, a słońce ostatnimi promieniami muskało wysokie cyple płaszczyzn andyjskich. Paganel spojrzał na barometr, który miał przy sobie i spostrzegł że Merkuriusz utrzymywał się na 0,945 mm. Ciśnienie na kolumnę barometru odpowiadało wyniesieniu 11700 stóp nad powierzchnię morza. Ten więc punkt kordylierów był tylko o 910 metrów niższy od góry Mont Blau. Gdyby w tych górach groziły te same niebezpieczeństwa, jakie mi najeżony jest olbrzym Szwajcarii, Gdyby się tylko były podniosły wichry i huragany, z pewnością ani jeden podróżny nie zdołałby przejść wielkiego łańcucha gór amerykańskich. Doszedłszy do niewielkiego pagórka porfirowego, Glenarvan i Paganel obejrzeli się naokoło. Stali wtedy na szczycie Nevadów, kordylierskich i mogli objąć okiem przestrzeń 40 mil kwadratowych. Od wschodu spadistość góry była daleko mniejsza i łatwiejsze obiecywała przejście. Zachodzące słońce coraz grubszym cieniem pokrywało Dolinę Colorado. Stopniowo znikały przed okiem jedna po drugiej wszystkie wzniosłości i zwolna cały wschodni stok Andów pogrążał się w ciemnościach w nocy. Zachodnie boki góry kąpały się jeszcze w świetle, jakie na nie rzucały ostatnie odbłyski kryjącego się słońca. Północ przedstawiała niewyraźne, połamane linie, jakby naszkicowane ręką niewprawnego rysownika. Oko widza tonęło w czymś niewyraźnym – od strony południowej przeciwnie. Widok był coraz wspanialszy w miarę zapadającego zmroku. Wzrok z przyjemnością padał na dziką dolinę torbido i obejmował Antuco, którego krater w odległości dwu mil wyrzucał słaby słup płomieni. Wulkan ryczał jak potwór ogromny, podobny do apokaliptycznego Lewiatana, oddychającego gęstymi kłębami dymu. Góry otaczające go zdawały się zalane ogniem. Grat rozpalonych kamieni, obłok czerwonej pary i potoki lawy. Razem połączone tworzyły słup ognisty. Ogromny blask rosnący co chwila olśniewające rzucał światło, a słońce tymczasem niknęło z przeciwnej strony, jak gwiazda gasnąca w cieniach horyzontu. Paganeli i Glenarvan długo się wpatrywali w tę wspaniałą walkę ognia ze światłem niebieskim. Improwizowani drwale zamienili się w artystów. Dopiero mniej poetyczny Wilson. Przypomniał im rzeczywistość. Drzewa nie było nigdzie, to prawda, ale za to mech suchy obficie pokrywał skały. Zebrano go dość znaczną ilość, a następnie nazbierano rośliny zwanej ilaretta, której korzeń pali się doskonale. Nieoceniony ten materiał palny przyniesiono do chaty i rozsypano na ognisku. Powietrze bardzo rozrzedzone nie posiadało dość tlenu do podsycenia i otrzymania ognia, jak przynajmniej objaśnił major, tłumacząc, czemu ogień gasł co chwila. Za to, dodał major, woda do zagotowania się nie potrzebuje tutaj tego samego, co w nizinach gorąca. Można tu mieć wrzątek przy mniej niż dziewięćdziesięciu stopniach. MacNaps nie mylił się, gdyż rzeczywiście termometr zanurzony w wodzie, gdy ta wrzeć poczęła, wskazywał osiemdziesiąt siedem stopni. Każdy z rozkoszą pił trochę gorącej kawy, mięsa jednak mieli bardzo skąpo. Przyznam się wam, kochani koledzy, zawołał Paganel, że nie gniewałbym się, gdybym miał w tej chwili zrazik pieczeni z lamy. Zwierzę to może zastąpić wołu i barana, ale radbym się przekonać, czy także pod względem pożywności. Jak to? zawołał major. Nie jesteś zadowolony z naszej wieczerzy, uczonym Paganelu. I owszem, waleczny majorze. Jednakże wyznam, że półmisek zwierzyny byłby pożądany. Jesteś sybarytą, krótko odpowiedział Magnaps. — Przyjmuję ten przydomek, kochany majorze, ale mów co chcesz, a sam nie gniewałbyś się, gdyby jaki befsztyk podano. Być może odrzekł major. I pewny jestem, że gdyby ci zaproponowano stanąć ze strzelbą na stanowisku, pewno byś to bez wahania uczynił, pomimo nocy i zimna dokuczliwego. Naturalnie. I jeśli ci to zrobi przyjemność? Z daleka dolatujące, przeciągłe wycie nie dało czasu na podziękowania majorowi za jego dobrą wolę. Nie był to głos pojedynczego zwierza, lecz krzyk całego stada pędzącego z szybkością. Czyżby opatrzność, dawszy podróżnikom schronienie, chciała dać im jeszcze i wieczerze? Paganel przynajmniej tak wnosił, lecz Glenarvan umniejszył jego radość spostrzeżeniem, że czworonogi zamieszkujące Kordyliery. Nie przebywają nigdy na takiej wysokości. Skądże więc pochodzi ten hałas? Spytał Tomasz Ostiny. Czy słyszycie panowie, jak się zbliża? Może to lody z gór spadające, rzekł Malready. – To być nie może. To jest najwyraźniej wycie, odrzekł Paganel. Idźmy zobaczyć, powiedział Glenarvan. Wszyscy wybiegli z chaty. Noc była ciemna i gwiaździsta, księżyc nie świecił wcale. Wierzchołki gór od strony północnej i wschodniej tonęły w ciemnościach. Wycie i to zwierząt rozwścieczonych zwiększało się co chwila. Słyszeć się ono dawało od strony kordylierów w zupełnej ciemności pogrążonych. Nagle jak na wpadła ogromna gromada zwierząt z pamp, czy też tylko stado lam lub wigoni, Glenarvan, McNabs, Robert, Austin i dwaj majtkowie zaledwie mieli czas rzucić się na ziemię, a tymczasem ta żyjąca nawałnica o kilka zaledwie stóp przeszła ponad nimi, przewróciwszy Paganela, który stałby lepiej widzieć. W tej chwili rozległ się strzał w powietrzu. Major dał ognia na oślep. Zdawało mu się, że coś upadło przy jego nogach, a tymczasem cała gromada wystraszona, zdwajając wycie, uciekła na pochyłości, oświetlanym blaskiem wybuchu wulkanicznego. – A, mam cię, mam przecie! – zawołał Paganel. – Cożeś żeś schwytał? Ciekawie zapytał Lord Glenarvan. Moje okulary do licha. O mało ich nie zgubiłem w tym zamieszaniu. Czy nie jesteś skaleczony? Nie, tylko trochę podeptany, ale nie wiem przez kogo. Oto winowajca, rzekł major, ciągnąc ubite przez się zwierzę. Wrócono pośpiesznie do chaty. Każdy pragnął przy blasku promienia widzieć, co też to major zastrzelił. Było to śliczne zwierzątko, podobne do małego wielbłąda, tylko że bez garbu. Miało głowę małą, ciało spłaszczone, nogi cienkie i długie, sierść delikatną, futerko koloru kawy ze śmietanką, a pod brzuchem dość znaczne plamy białe. Paganel obejrzawszy je zawołał: To guanak! Co to znaczy guanak? spytał lord Glenarvan. Zwierzę jadalne, odpowiedział Paganel. A dobre? Bardzo smaczna potrawa, godna bogów. Wiedziałem, że będziemy mieli świeże mięso na wieczerze, Wyborne, doskonałe mięso. Ale któż rozćwiartuje naszą zwierzynę? Ja, rzekł Wilson. Dobrze, a ja podejmuję się ją upiec, dodał Paganel. Więc pan jesteś i kucharzem, panie Paganel, rzekł Robert. O, mój mały, wiesz przecie, że jestem Francuzem, a każdy Francuz jest kucharzem. W pięć minut potem Paganel ułożył spore zrazy pieczeni na węglach, upalonych z korzeni laretty. I niedługo podał swym towarzyszom wyborne jedzenie, które szumnie tytułował Polędwicą z guanaka. Podróżni chciwie zabrali się do jedzenia, lecz ku wielkiemu zdziwieniu geografa wszyscy skrzywili się ogromnie przy pierwszym zaraz kęsku. – To obrzydliwe – mówił jeden. – Tego jeść niepodobna – powtarzał drugi. W końcu sam Paganel przyznać musiał, że choć zgłodniały, nie mógłby jeść tego. Zaczęto więc żartować z niego i wydrwiwać jego potrawę bogów. On sam nie mógł pojąć, dlaczego to mięso tak wyborne i poszukiwane, niesmaczne się stało w jego ręku. Nagle błysnęła mu myśl szczęśliwa. A, już wiem, już wiem! zawołał. Może mięso jest zbyt stare? z zimną krwią spytał McNabs. Nie, majorze, ale pochodzi ze zwierzęcia zbyt zmęczonego. Jakże mogłem o tym zapomnieć. Co to ma znaczyć, panie Paganel? Zapytał Tomasz To znaczy, że mięso głanaka wtedy tylko jest dobre, gdy zwierz został zabity przed zmęczeniem go zbytecznym. Z tego łatwo wnosić, że stado, które widzieliśmy przed chwilą, z bardzo daleka tu przybyło. Jesteś że tego pewny, rzekł Glenarvan. Najpewniejszy? Ale jakiż wypadek, jaki fenomen mógł tak wystraszyć te zwierzęta i rozpędzić je w porze, gdy powinny spokojnie wypoczywać w swych legowiskach? Na to, szanowny milordzie, trudno mi jest odpowiedzieć. I zamiast myśleć o tym, chodźmy raczej spać, bo doprawdy umieram ze znużenia. Idziemy spać, majorze. Idziemy, panie Paganel. Każdy z podróżnych owinął się w swoje ponczo. Podsycono ogień, aby wystarczył na całą noc. I wkrótce potem nic już nie było słychać prócz przyspieszonego sapania i głośnego chrapania, ponad którym panował silny bas uczonego geografa. Tylko Lord Glenarvan nie mógł zasnąć. Tajemny niepokój wprawiał go w bezsenność. Mimowolnie rozmyślał o tych zwierzętach uciekających zgodnie w tymże samym kierunku i ich przerażeniu. Nie mogły ich ścigać inne zwierzęta ani też myśliwi, bo ani jednych, ani drugich nie ma na tej wysokości. Jakaż więc trwoga pędziła je ku przepaściu Mantuko. Glenarvan przeczuwał jakieś bliskie niebezpieczeństwo. Tymczasem pod wpływem senności myśl jego uspokoiła się nieco i po drodze zawitał do duszy promyk nadziei. Począł marzyć, jak następnego dnia dostanie się na płaszczyznę Andów i tam rozpocznie swe poszukiwania, które wkrótce może pomyślny uwieńczy skutek. Przyszedł mu na myśl kapitan Grant i dwaj majtkowie, których pragnął wyswobodzić z ciężkiej niewoli. Obrazy te szybko przesuwały się w jego umyśle, a marzenia przerwał tylko silniejszy czasami błysk ognia, mocniejszą nieco światłem oblewający twarze jego śpiących towarzyszy. Nagle smutne myśli powróciły. Zdawało mu się, że słyszy jakiś szmer dochodzący z zewnątrz, głosy, które trudno sobie wytłumaczyć na tych osamotnionych gór wierzchołkach. Zdawało mu się, że dochodzi do niego odległy huk, jakby gromów, nie z nieba pochodzących. Huk ten musiał pochodzić z burzy szalejącej na jednym z boków góry, o kilka tysięcy stóp niżej od jej wierzchołka. Glenarvan chciał się o tym przekonać i wyszedł. Księżyc wschodził właśnie. Atmosfera była czysta i spokojna. Tu i ówdzie odbijały się ruchome światełka płomieni z Antuko. Nigdzie burzy, nigdzie błyskawicy. Ponad nimi błyszczało tysiące gwiazd. Huk jednakże trwał ciągle i zdawał się zbliżać, biegnąc przez łańcuch andów. Glenarvan wrócił do chaty jeszcze niespokojniejszy, myśląc wciąż nad tym, jaki związek zachodził pomiędzy hukiem podziemnym, a ucieczką głanaków. Spojrzał na zegarek. Była druga godzina rano. Nie przypuszczając bezpośredniego niebezpieczeństwa, nie budził swych towarzyszy, śpiących głęboko po utrudzeniu i sam też zasnął na kilka godzin. Nagle rozbudził go łoskot gwałtowny, ogłuszający, podobny do odgłosu licznych dział ciągnących po bruku pustej ulicy. I w tejże chwili uczuł, że ziemia się pod nim usuwa, a chata trzęsie się i zaczyna rozpadać. Wstawajcie! krzyknął przerażony. Towarzysze jego nagle rozbudzeni pozataczali się w bezładzie i osunęli po spadzistej pochyłości. Słońce wschodzące oświeciło scenę przerażającą. Kształty gór zmieniały się w mgnieniu oka. Jakby się przepaść pod nimi rozwierała. Wskutek zjawiska właściwego kordylierom, przestrzeń kilka mil obejmująca, zsuwała się ze swej posady ku płaszczyźnie. Trzęsienie ziemi! krzyknął Paganel. I nie mylił się. Był to jeden z owych strasznych kataklizmów tak częstych w Chili i właśnie w tej okolicy, gdzie Kopiago po dwakroć było zniszczone, a Santiago zburzone cztery razy w ciągu czternastu lat. Te część globu pożerają z wewnątrz ognie podziemne, a świeżo w górach powstałe wulkany niedostateczne jeszcze są do odprowadzenia masy gazów z wnętrza ziemi. Stąd też pochodzą to nieustanne wstrząśnienia, znane w tym kraju pod nazwą Tremblores. Tymczasem płaszczyzna z przestraszonymi i osłupiałymi siedmioma podróżnikami, czepiającymi się kępek mchu sunęła na dół z szybkością pociągu pospiesznego. To jest to robiąc po 50 mil na godzinę. Żadnego nie było dla nieszczęśliwych sposobu zatrzymania się gdziekolwiek. Niepodobno się było nawet porozumieć wokół huku podziemnych gromów oraz spadających mas granitu i bazaltu, tumanów proch zamienionego. Cała przestrzeń to pędziła bez wstrząśnienia, to znów bujała się jak okręt burzą rzucany. Leciała obok otchłani, w której się staczały gór urwiska. Wyrywała drzewa odwieczne, gładziła jak kosa wystające wyżyny stoku wschodniego. Trzeba sobie wyobrazić tę masę ważącą kilka miliardów ton, spadającą z coraz większą szybkością pod kątem pięćdziesiąt stopni. Nikt nie mógł oznaczyć, jak długo trwał ten pęd niepodobny do opisania. Nikt nie śmiał przewidywać, do jakiej przepaści dąży. I nikt też nie wiedział, czy żyją jego towarzysze, czy który nie stoczył się już w otchłań. Szybkość pędu tamowała oddech w piersi. Zimno przejmowano członki. Zamieć śniegowa zasypywała oczy. Drżący stworzeni na wpół martwi trzymali się skał pochwyconych w przystępie instynktu zachowawczego. Nagle uderzenie niewypowiedzianie gwałtownie wytrąciło ich z położenia. Rzuceni zostali naprzód i postaczali się aż na samo podnóże góry. Grunt niosący ich zatrzymał się nagle w swym pędzie. Przez kilka minut żaden się nie poruszył. Wreszcie pierwszy powstał major, ogłuszony gwałtownością upadku, ale nie rozbity. Odegnał od siebie tuman zasłaniający mu oczy i obejrzał się naokoło. Towarzysze jego leżeli w niewielkim kółku, jak czerepy rozpryśniętej kuli. Major policzył ich. Leżeli wszyscy prócz Roberta Granta, 14. Strzał opatrznościowy. Wschodni stok kordylierów składa się z długich pochyłości, które w łagodnym spadku dochodzą aż do samej doliny. Tam to właśnie zatrzymała się nagle ogromna masa od góry oderwana. Okolica to zupełnie nowa, z rozległymi pastwiskami i drzewami pesznemi, a szczególniej zasadzonymi tu jeszcze przez zdobywców tej krainy wspaniałymi jabłoniami świecącymi złotym owocem. Ziemia odzyskała dawny spokój, Trzęsienie zupełnie ustało. Siły podziemne dalej zapewne posunęły swoją niszczącą działalność, bo łańcuch Andów zawsze w jakimś miejscu jest nawiedzany wstrząśnieniami. Tym razem poruszenie było nadzwyczajnie gwałtowne. Kształt całej góry zmienił się do niepoznania. Przewodnicy w pampach na próżno zapewne szukali oznaczonych przez siebie miejsc zwykłego wypoczynku. Ranek zapowiadał bardzo piękną pogodę. Promienie słońca powstające z wilgotnego łoża Oceanu Atlantyckiego Rozsyłały ciepło na płaszczyzny argentyńskiej, kąpały się już w falach drugiego oceanu. Była ósma godzina rano. Lord Glenarvan i jego towarzysze, ocuceni staraniami majora, zdolna powrócili do przytomności. Pokazało się, że prócz chwilowego, choć silnego odurzenia, żadnej na zdrowiu nie ponieśli szkody. Radość z łatwego i niekosztownego przejścia Kordylierów byłaby wielka zapewne, gdyby nie brakowało jednego z towarzyszy. I to najsłabszego, bo dziecka prawie, Roberta. Wszyscy kochali odważnego chłopca. Nawet zimny major, a najwięcej lord Glenarvan. Ten, gdy się dowiedział o zniknięciu Roberta, był w rozpaczy. Wyobrażał sobie to biedne dziecię leżące gdzieś na dnie przepaści i wzywające na próżno pomocy tego, którego nazywał swym drugim ojcem. Moi przyjaciele, mówił lord, zaledwie od łez się powstrzymując. Trzeba go szukać. Musimy go znaleźć koniecznie. Nie możemy go tak opuścić. Trzeba przeszukać wszystkie doliny, wszystkie przepaści, wszystkie rozpadliny. Przywiążecie mnie do sznura i spuścicie wszędzie, gdzie tylko jest jaki otwór. Żądam tego, domagam się, proszę o to. Daj Boże tylko, aby Robert żył, a ja go pewno wynajdę i ocalę. Bez niego, jakże byśmy śmieli szukać jego ojca? Ocalić kapitana Granta za cenę życia jego dziecka? Towarzysze Glenarwana słuchali w milczeniu i spuszczali wzrok ku ziemi. Czując, że mówiący szuka w ich oczach promyka nadziei. I cóż? pytał znowu lord Edward. Słyszeliście, czego żądam? Milczycie, więc żadnej już nie macie nadziei? Żadnej? Po chwili milczenia, Magnaps pierwszy się odezwał: Kto z was, moi przyjaciele, pamięta, w jakiej chwili znikł Robert? Nikt nie potrafił odpowiedzieć. Przynajmniej, rzekł znowu major, powiedzcie mi, przy którym z was znajdował się chłopczyna w chwili spadania odłamu góry. Przy mnie! Odpowiedział Wilson. Jakże długo, do jakiej chwili widziałeś go przy sobie? Przypomnij sobie dobrze. O ile pamiętam, mówił Wilson, to Robert był przy mnie jeszcze o dwie minuty przed silnym wstrząśnieniem, które nas rzuciło na ziemię. Trzymał się mocno obiema rękami dużej kępy mchu. Dwie minuty, powiadasz. Zastanów się, Wilsonie, czy tak było? Czy się nie mylisz? Może ci się minuty zbyt długie mi wydawały. Z pewnością się nie mylę. Tak najwięcej dwie minuty a z której go miałeś strony, z prawej czy z lewej? Z lewej, przypominam sobie, że ponczo jego zasłoniło mi twarz z tej strony. A ty sam, w jakim do nas byłeś położeniu? Także na lewo. Robert więc musiał zginąć w tej stronie, rzekł Major, wskazując prawą stronę góry. Licząc czas ubiegły od jego zniknięcia, musiał pozostać na górze mniej więcej w oddaleniu dwu mil od jej podstawy. Tam go szukać należy. Rozdzielmy się i rozpróżmy w okolicy przeze mnie wskazanej, a znajdziemy go z pewnością. Stało się tak bez słowa protestu. Cała szóstka, wspiąwszy się na zbocza góry, rozciągnęła się w łańcuch na różnych jej wysokościach i rozpoczęła poszukiwania. Dążąc wciąż na prawo od linii, wzdłuż której zsunęło ich trzęsienie ziemi, badali najdrobniejsze szczeliny. Napuszczali się w przepaści, zawalone częściowo odłamami skalnymi, i nie niejeden wracał stamtąd z odzieżą poszarpaną. Rękoma i nogami okrwawionymi, narażając swe życie, cała ta część andów, oprócz kilku wyżyn niedostępnych, zbadana była skrupulatnie przez dzielnych poszukiwaczów, nie myślących wcale o odpoczynku, w ciągu długich godzin. Próżne jednak były ich wysiłki. Biedny chłopiec znalazł nie tylko śmierć w górach, ale i grobowiec, którego wieko zapewne pod postacią olbrzymiego odłamu skały zamknęło się nad nim na zawsze. Około pierwszej Glenarvan i jego towarzysze znękani i zrozpaczeni znajdowali się w głębi doliny. Przejęty bólem, Lord Edward prawie się nie odzywał. Od czasu do czasu tylko wyrywały mu się z ust razem z westchnieniem słowa. Nie pójdę. Nie, nie pójdę dalej. A każdy z jego towarzyszów pojmował i cenił tę boleść szlachetną. Zatrzymajmy się tutaj, rzekł Paganel do Majora i Tomasza Ostina. Wypocznijmy i nabierzmy sił których w każdym razie potrzebujemy, czy do dalszych poszukiwań, czy też do podróży. Tak, odpowiedział McNabs. Zostańmy choćby dlatego tylko, że Edward tego pragnie. On ma jeszcze nadzieję, ale czego się spodziewa? Bóg to wiedzieć raczy, rzekł Tomasz Austin. Biedny Robert, powtarzał Paganel, ocierając łzy z oczu. W dolinie znajdowało się wiele drzew świętojańskich. Ceratonia, silikła pod których cieniem major wybrał miejsce na chwilowe obozowisko. Całe mienie podróżnych stanowiło kilka kołder, broń, trochę mięsa wędzonego i ryżu, nieopodal płynąca rzeczka dostarczała wody, mętnej jeszcze wskutek niedawnej lawiny. Malreli rozpalił ogień na trawie i, chwilę potem, podał swemu panu napój ciepły i wzmacniający. Glenarvan pić nie chciał, leżał na ziemi w głębokiej zadumie. Tak minął dzień cały. Nadeszła noc, równie jak poprzednia, cicha i spokojna. Podczas gdy towarzysze jego wypoczywali, Glenarvan wyszedł i wdarł się na zbocze kordylierów. Przysłuchiwał się, nadstawiał ucha, wciąż mając nadzieję, że ostatni krzyk wołającego o pomoc chłopca dojdzie do niego. Nie myśląc o tem, zaszedł dalej, wysoko, sam jeden. Często przykładał ucho do ziemi, wstrzymywał oddech w piersiach, bicie serca przytłumiał i wołał Roberta głosem rozpaczliwym. Przez całą noc biedny lord błądził po górach. Paganel lub Major z kolei śledzili go i byli gotowi nieść mu pomoc w razie potrzeby. Wszystkie jednak usiłowania daremne się okazały, a na powtarzane po tysiąc kroć wołanie Robert, Robert, same tylko echa odpowiadały, powtarzając to imię. Poczęło się rozwidniać. Potrzeba było gwałtem prawie sprowadzić Glenarwana, rozpacz jego była okropna. Któż by mu śmiał teraz mówić o dalszej podróży, o opuszczeniu tej nieszczęsnej doliny, a tymczasem żywności już brakowało. Niedaleko stamtąd można już było napotkać przewodników argentyńskich, o których mówił starszy mulnik i dostać koni potrzebnych do przebycia pampy. Wracać było trudniej, niżeli iść naprzód. Prócz tego Duncan czekał na Oceanie Atlantyckim. Wszystkie te ważne okoliczności nie pozwalały na dłuższą zwłokę. Interes ogółu wymagał natychmiastowego puszczenia się w dalszą drogę. Macnab próbował wyrwać Glenarvana z rozpaczy, jakiej się oddawał nad miarę. Długo i na próżno przemawiał do swego przyjaciela, który zdawał się nie słyszeć, co do niego mówią. Potrząsał tylko głową w milczeniu. Dopiero wezwanie do drogi rozwiązało mu mowę. Iść dalej? rzekł. Tak, iść dalej. Jeszcze godzinę prosił. Dobrze, jeszcze godzinę, zgodził się zacny major. Gdy godzina ta upłynęła, Glenarvan prosił, jak o łaskę, o nową godzinę zwłoki. Powiedziałby kto, że skazany na śmierć prosi o przedłużenie mu jeszcze życia. W ten sposób doczekano się prawie południa. Wówczas MacNabs, nalegany przez wszystkich, nie wahał się już dłużej i wręcz oświadczył lordowi, że czas ruszyć w drogę, gdyż od tego zależy życie jego towarzyszów. Tak, tak. Odparł lord Edward bez myśli prawie. Idźmy, idźmy! Mówiąc to, odwrócił wzrok do majora i utkwił go w jeden punkt uporczywie. Nagle podniósł rękę i zatrzymał ją w powietrzu nieporuszoną, jakby skamieniałą. Tam, tam! szeptał przytłumionym głosem. Widzicie! Oczy wszystkich podniosły się ku niebu w kierunku wskazanym przez lorda. W tej chwili punkcik czarny począł się zwiększać widocznie. Był to ptak bujający w niezmiernej wysokości. Kondor! Sęp! zawołał Paganel. Tak, kondor! powtarzał Glenarvan. Kto wie? Nadciąga! Spuszcza się! Poczekajmy! Czego się spodziewał lord Edward? Widocznie rozum mu się pomieszał. Paganel nie omylił się: był to kondor, który stawał się coraz widoczniejszy. Wspaniały ten ptak, niegdyś czczony przez Inków, jest królem Andów Południowych. W tych okolicach dochodzi on do niezwykłych rozmiarów. Siłę ma nadzwyczajną. Tak, że niekiedy woły zrzuca w przepaść. Napada na barany, kozy, młode cielęta chodzące po płaszczyźnie. Porywa je w szpony i unosi do znacznej wysokości. Zdarza się nieraz, że buja o dwadzieścia tysięcy stóp ponad ziemią. To jest tam, gdzie żaden człowiek sięgnąć nie może. Stamtąd dopiero niedościgły okiem ten król stref powietrznych rzuca przenikliwy wzrok na ziemię i dostrzega najdrobniejsze nawet przedmioty z bystrością wprowadzającą w podziw przyrodników. Cóż dojrzał ten kondor? Trupa zapewne, trupa poszukiwanego Roberta, kto wie? Powtarzał wciąż Glenarvan, nie spuszczając go z oka ani na chwilę. Ogromny ptak zbliżał się, już to bujając w powietrzu, już też szybkiem i zwroty spuszczając się z szybkością ciała martwego rzuconego w przestrzeń. Niedługo potem, nie wyżej niż o sto sążni nad ziemią zaczął zakreślać wielkie koła. Widzieć go można było doskonale. Rozpiętość skrzydeł wynosiła przeszło 15 stóp. Zawisł w powietrzu, nie bijąc prawie skrzydłami, gdyż właściwością wielkich ptaków jest lot spokojny, majestatyczny, gdy tymczasem drobne owady muszą tysiąc razy na sekundę poruszać skrzydłami dla utrzymania się w locie. Major i Wilson porwali za karabiny. Glenarvan powstrzymał ich gestem. Kondor bujał w odległości ćwierć mili ponad nieprzystępną płaszczyzną, leżącą na spadzistości góry. Kołował długo, z nadzwyczajną szybkością, otwierając i zamykając szpony i potrząsając swym czubem szcząstkowym. To tam, tam, z pewnością, zawołał Glenarvan. Potem nagle, jakby mu myśl szczęśliwa przyszła do głowy, zawołał. Może Robert jeszcze żyje. Ten ptak zabije go. Ognia, moi drodzy. Strzelajcie do niego co żywo. Lecz już było za późno. Kondor się skrył za wysokie występy skał. Upłynęła sekunda, wydająca się wiekiem dla niecierpliwych. Ptak ukazał się na nowo, ale już obładowany i unosił się w górę cięższym znacznie lotem. Rozległ się okrzyk przerażenia. Kondor trzymał za suknie w szponach obwisłe ciało Roberta i kołysał się z nim w powietrzu o 150 stóp ponad głowami podróżnych, których spostrzegłszy, z większą siłą począł skrzydłami rozbijać warstwy powietrzne. -Ach! zawołał Glenarvan. Niechaj trup Roberta roztrzaska się raczej o te skały, aniżeli ma służyć! Nie dokończywszy zaczętych słów, porwał strzel z ręki Wilsona i zmierzył do sępa. Lecz ręka mu drżała, nie mógł celować jak potrzeba, w oczach mu się dwoiło. Pozwól! rzekł major i z chłodną krwią, ręką pewną zmierzył do ptaka, znajdującego się już o trzysta stóp w górze. Lecz nie zdążył jeszcze pociągnąć za cyngiel. Gdy z głębi doliny rozległ się huk strzału. Gęsty słup dymu podniósł się na chwilę pomiędzy dwiema skałami bazaltowymi, a kondor, ugodzony w samą głowę, począł spadać zwolna, utrzymywany mimowolnie na swych wielkich skrzydłach, jak na spadochronie. Nie puszczając swej zdobyczy ze szponów, opadł pomału na ziemię o dziesięć kroków od brzegu strumienia. Za mną! za mną! wołał Glenarwan i nie pytając skąd padł ów strzał opatrznościowy. Pospieszył do ptaka. Towarzysze zaś jego dążyli za nim, co się ustarczyło. Gdy przybyli na miejsce, ptak bez życia leżał rozciągnięty, pokrywając swymi skrzydłami ciało biednego roberta. Glenarwan rzucił się na ciało chłopca, wyrwał je ze szponów ptaka, rozciągnął na trawie i przyłożył ucho do piersi szukając tam śladu życia. Nigdy chyba jeszcze usta ludzkie nie wydały tak okropnego okrzyku radości, jak ten, który zabrzmiał w powietrzu, gdy lord Glenarvan powstając zawołał — On żyje! On jeszcze żyje! W mgnieniu oka rozebrano Roberta i obmyto mu twarz zimną wodą. Poruszył się, otworzył oczy, powiódł wzrokiem po obecnych i słabym, zaledwie dosłyszalnym głosem wyszeptał — Ach, to ty mi, lordzie... Mój ojcze, Glenarvan nie mógł odpowiedzieć. Wzruszenie głos mu w piersi zatamowało, ukląkł i w milczeniu łzami oblewał to dziecie tak cudownie ocalone. 15. Hiszpańczyzna Jakuba Paganela Zaledwie jedno niezmierne niebezpieczeństwo minęło Roberta, a już groziło mu drugie. Mianowicie śmierć od uścisków. Każdy bowiem z tych dzielnych ludzi uważał sobie za obowiązek uścisnąć chłopca, nie zważając, że jest mocno jeszcze osłabiony. Widocznie jednak takie uściski nie są szkodliwe, skoro Robert od nich nie umarł. Przeciwnie. Teraz dopiero pomyślano o tym, który ocalił chłopca, i oczywiście nie kto inny, tylko major pierwszy jął się oglądać dookoła. W odległości pięćdziesięciu kroków od rzeki człowiek bardzo wyniosłej postawy. Jak posąg nieruchomy stał u wejścia na górę. U nóg jego leżała długa strzelba. Człowiek ten, który się tak nagle ukazał, miał szerokie barki i długie włosy, związane sznurkiem skórzanym, mierzył przeszło sześć stóp wysokości. Twarz jego brązowa czerwoną była pomiędzy oczami i ustami, czarną przy spodniej powiece, a białą na czole. Ubrany w strój jaki noszą Patagonczycy pograniczni. Krajowiec ten miał oprócz tego pyszny płaszcz, ozdobiony różnymi arabeskami, wyrobiony ze spodów szyjek i z nóg głanaki, zeszytych ściegnami. Pod tym płaszczem wełną na zewnątrz obróconym widniała bluza ze skóry lisiej, ściągnięta w pasie. U pasa wisiał woreczek z farbami służącymi do malowania twarzy. Trzewiki zrobione ze skóry wołowej przywiązane były do nóg regularnie krzyżującymi się rzemykami. Na poważnej i pięknej twarzy tego patagonczyka malowała się inteligencja pomimo szpecącego ją malowidła. Widząc go tak stojącego w postawie nieruchomej, można go było wziąć za posąg uosabiający zimną krew. Spostrzegłszy go, major wskazał Glenarvanowi, który zaraz pobiegł ku niemu. Patagonczyk zrobił dwa kroki naprzód. Lord Edward pochwycił jego dłoń i szczerze uścisnął w swojej w spojrzeniu lorda, w ożywieniu twarzy, w całej jego postaci taki się malował wyraz wdzięczności, że krajowiec nie mógł się mylić pod tym względem. Skłonił on lekko głowę i wyrzekł kilka wyrazów, których ani major ani jego przyjaciel zrozumieć nie mogli. Wtem patagończyk, popatrzywszy z uwagą na cudzoziemców, inną odezwał się mową. Lecz i tej podróżni nie rozumieli. Jednakże Glenarwana uderzyły niektóre wyrażenia, jakich używał nieznajomy. Wyrazy te zdawały się hiszpańskimi, o ile lord znał kilka bardziej używanych słów tego języka. "Espaniol?" Zapytał. Patagonczyk dał głową znak potwierdzający. Brawo! — zawołał major. Nasz przyjaciel Paganel rozmówić się z nim potrafi. Jak to dobrze się stało, że mu przyszła ochota uczyć się po hiszpańsku. Wezwano Paganela. Przybiegł natychmiast i z francuską prawdziwie uprzejmością powitał patogenczyka, jakkolwiek ten nie zdawał się bynajmniej poznawać na tej grzeczności. W kilku wyrazach objaśniono uczonego geografa, o co rzecz idzie. Wybornie, odpowiedział i dla wyraźniejszego wymawiania, otwierając szeroko usta, rzekł: Vos sois un mohomem de bem. Jesteś dzielnym człowiekiem. Krajowiec wytężył słuch i uwagę, lecz nic nie odpowiedział. Nie rozumie widać, rzekł geograf. Może niedobrze wymawiasz, powiedział Major. Być może do licha z tym przeklętym akcentem. I na nowo Paganel powtórzył swój komplement z tym samym znów skutkiem. Spróbuję powiedzieć co innego, rzekł i zaczął wolno, poważnie następujące wymawiać wyrazy. Sem duvida um patago? Zapewne jesteś patagończykiem? Krajowiec milczał jak przedtem. Dezime, odpowiedz, odezwał się znowu Paganel Patagończyk milczał jak skała. Vos comprendis! Czy rozumiesz, wrzeszczał Paganel, co mu się Widocznie Indianin nie rozumiał, bo odpowiedział, ale po hiszpańsku. No comprendo! Nie rozumiem. Teraz znowu Paganel był zaskoczony. Szybkim ruchem zsunął okulary z czoła na oczy i, kręcąc się z niepokojem, powtarzał: Niech mnie licho porwie, jeśli rozumiem ten bełkot piekielny. To zapewne po araukańsku. Mylisz się, rzekł lord Glenarvan. Ten człowiek z pewnością odpowiadał ci po hiszpańsku, i zwracając się do patykończyka, powtórzył raz jeszcze pytanie: Espanol? Si, sí, si, sí. tak, tak, odpowiedział krajowiec. Paganelo osłupiał, a major i Glenarvan spojrzeli na siebie znacząco. Wiesz co, mój uczony przyjacielu, rzekł major z żartobliwym na ustach uśmiechem. Zdaje mi się, że przez właściwie sobie roztargnienie popełniłeś w tym razie grubą pomyłkę. Jak to? pytał geograf bacznie się przysłuchując. No tak, widocznie ten Patagończyk mówi po hiszpańsku. On? Tak, tak, on. Czy czasem nie wyuczyłeś się innego języka, sądząc, że pracujesz nad... Paganel nie pozwolił dokończyć majorowi wzruszył ramionami i krótko tonem suchym rzekł – Och, majorze, posuwasz się trochę za daleko. – Ależ, gdy nie rozumiesz, co ten mówi. – Nie rozumiem, bo ten dziki człowiek mówi źle – odparł żywo geograf, poczynając się już niecierpliwić. – To jest mówi źle, dlatego że ty go nie rozumiesz. Z najzimniejszą krwią rzekł znowu McNabs. – Majorze – wtrącił Lord Glenarvan – ależ to przypuszczenie trudne do wiary. Jakkolwiek roztargniony jest nasz przyjaciel Paganel, to jednak trudno mnie aby się uczył jednego języka zamiast drugiego. A więc, kochany Edwardzie, albo ty raczej zacznę paganelu, wytłumacz mi, co to wszystko znaczy? Ja nic nie tłumaczę, odrzekł Paganel, ale twierdzę na pewnej zasadzie. Oto jest książka, na której co dzień męczę się, pokonywując trudności języka hiszpańskiego. Zobacz sam, majorze, a przekonasz się, kto ma słuszność. To powiedziawszy, Paganel zaczął szukać po kieszeniach, wydobył książkę mocno podartą i z wielką pewnością podał ją lordowi. Major rzuciwszy okiem zapytał: Co to jest za dzieło? To jest Luziada, odpowiedział Paganel. Pyszna epopea, która. Luziada! zawołał Glenarvan. Tak, tak, mój przyjacielu, ni mniej wini więcej, tylko Luziada. Wielki utwór nieśmiertelnego Kamoensa. Kamoens był Portugalczykiem. Odrzekł lord Glenarvan. Otóż teraz rzecz cała się wyjaśniła. Od sześciu tygodni, kochany przyjacielu, uczysz się języka portugalskiego. Jak to? Kamałęc Portugalczyk? Aluziada? Paganel nie mógł nic więcej powiedzieć. W oczach mu pociemniało, a w uszach tętniał mu głośny, homeryczny śmiech wszystkich towarzyszy. Patagonczyk tymczasem stał wciąż nieporuszony, czekając na wyjaśnienie całkiem niezrozumiałego dla dlań zajścia. Ach, jakież ze mnie szalenie, zgłupiec! — głupiec! wołał Paganel. Czy to być może? I ja mogłem zrobić coś podobnego. To jakieś nowe pomieszanie języków, jak przywierzy Babel. Ach, moi przyjaciele, patrzcie, jakich ja grubych dopuszczam się roztargnień. Wybrałem się do Indii, a płynę do czyli. Uczyłem się hiszpańskiego, a mówię po portugalsku. Głowę tracę do prawdy. Obawiam się, abym kiedykolwiek zamiast wyrzucić cygaro, sam przez okno nie wyskoczył. Trudno się było powstrzymać od śmiechu, widząc komiczno-serio postawę biednego Paganela i zabawne wciąż przez niego popełnione omyłki. Tym bardziej, że i on sam śmiał się serdecznie, choć nie bez pewnego przymusu. Dobre to wszystko, moi panowie, przerwał wreszcie major. Śmiejmy się i żartujemy. Ale tymczasem nie mamy tłumacza, przy którego pomocy moglibyśmy porozumieć się z tym oto dobrym człowiekiem. O, bądźcie spokojni. Hiszpański język tak jest do portugalskiego podobny, że ja sam się na nim nie poznałem, ale też sądzę, że teraz potrafię skorzystać z tego podobieństwa i podziękować zacnemu patagończykowi w tym języku, którym on włada tak doskonale. Paganel miał słuszność, bo wkrótce zdołał zamienić kilka wyrazów z krajowcem. Dowiedział się od niego, że się nazywa talkawe co w języku araukańskim znaczy grzmiący. Przydomek ten otrzymał zapewne z powodu zręczności, z jaką używał broni palnej. Najbardziej jednakże Glenarvan był zadowolony, gdy się dowiedział, że Patagonczyk jest przewodnikiem z Rzemiosła i do tego przewodnikiem w Pampie. W całym tem spotkaniu było coś tak opatrznościowego, że powodzenie wyprawy coraz więcej nabierało szans prawdopodobieństwa i nikt już nie wątpił o możliwości ocalenia kapitana Granta. Podróżni wraz z Patagonczykiem wrócili do Roberta. Chłopiec wyciągnął ręce do nieznajomego, który nie mówiąc ani słowa położył rękę na jego głowie. Następnie obejrzał chłopczynę, obmacał wszystkie jego członki potłuczone i uśmiechając się, doszedł na brzeg rzeki. Tam uzbierał sporą garść selerów dziko rosnących i natarł niemi ciało chorego. Pod wpływem tego masażu Robert uczuł siły i życie powracające. Widoczną było rzeczą, że po kilku godzinach wypoczynku odzyska zdrowie zupełnie. Postanowiono spędzić w tym miejscu dzień i noc następną. Dwie jednak ważne rzeczy mocno niepokoiły podróżnych: skąd wziąć żywność i młów do odbywania dalszej drogi? Na szczęście niebo zesłało im tchalkejwa w samą porę. Przewodnik ten przywykły do przeprowadzania podróżnych wzdłuż stepów patagońskich, przetem jeden z najzręczniejszych w swym rzemyśle. Podjął się dostarczyć Glenarvanowi wszystkiego, co potrzeba. Przyrzekł on doprowadzić go do koczowiska indyjskiego, tolderia. Odległego tylko cztery mile, gdzie wszystkiemu dość było można. Propozycję tę zakomunikował na poły migami, na poły po hiszpańsku, o ile paganel wyrazy tego języka zrozumieć zdołał. I zaraz też Glenarwan ze swym uczonym przyjacielem, pożegnawszy na krótko resztę towarzyszów, poszli w górę strumienia nad przewodnictwem Pategończyka. Przez półtorej godziny maszerowali tak wielkimi krokami, aby nadążyć za olbrzymem. Okolica była prześliczna i nadzwyczaj urodzajna. Żyzne pastwiska ciągnęły się jedne za drugim i wystarczyłyby z pewnością na wyżywienie stutysięcznego stada. Dostatek wody z licznych stawów, powiązanych z strumieniem, zapewniał potrzebną łąką wilgoć. Czarno-głowe łabędzie pływały swobodnie po rozległych przestrzeniach wód, a strusie poważnie kroczyły po płaszczyznach bujną, zarosłą trawą. Mnóstwo ptaków o piórach różnobarwnych widać było wszędzie. Zręczne turkawki, szare z białymi piórkami, jak żywe kwiatki skakały po drzewach. Gołębie podróżne latały we wszystkich kierunkach, a tłumy drobnego ptactwa ożywionymi krzykami i szczebiotami napełniały powietrze. Jakub Paganel prawdziwie był zachwycony. Wciąż wydawał okrzyk podziwu, których Patagończyk w żaden sposób nie mógł pojąć, znajdując to bardzo naturalnym, że ptaki lecą w powietrzu, łabędzie pływają po wodzie, a łąki trawą porastają. Uczony geograf nie żalił się bynajmniej na tę przechadzkę, ale rad był im dłużej się przeciągała. Lecz nie za długo z wielkim jego żalem ukazało się koczowisko Indian. Na dość obszernej, kwadratowej prawie płaszczyźnie pod namiotami z gałęzi uplecionymi przebywało ze 30 koczujących rodzin, które trudniły się pasaniem dużych stad baranów, krów mlecznych, wołów i koni. Przechodziły one tak z jednego pastwiska na drugie, znajdując wszędzie stół gotowy dla swych czteronożnych współbiesiadników. Typ prawdziwych mieszkańców pokolenia Araukanów, Pochnęchesów i Aukusów. Ci Ando-Peruwianie byli z cery oliwkowej, średniego wzrostu, Silnej budowy ciała, z czołem niskim, twarzą prawie okrągłą, niewielkimi wargami, wystającą kością policzkową, rysami prawie niewieściemi i fizjonomią zimną i bezbarwną. Słowem, byli to krajowcy niewiele dla nauki interesu przedstawiający. Glenarwanowi też wcale nie o nich, lecz o ich stada i trzody chodziło. Koni pragnął i wołów, a o resztę nie dbał wcale. Chalkejf podjął się pośrednictwa. Rozpoczął targ, który naturalnie nie trwał długo. Za siedem koników rasy argentyńskiej, sto funtów mięsa suszonego, kilka miar ryżu i flaszek skórzanych na wodę, Indianie w braku wódki lub rumu, które by woleli naturalnie, dostali dwadzieścia uncji złota, 1630 franków, na wartości którego znali się doskonale. Glenarvan chciał kupić ósmego jeszcze konia dla patogenczyka, lecz ten znakami dał poznać, że to było niepotrzebne. Po dopełnionym kupnie Glenarvan pożegnał swoich dostawców, jak się wyrażał Paganel, i w niespełna pół godziny był z powrotem w obozowisku swych towarzyszy. Ci powitali go z najwyższą radością, tym bardziej, że przyprowadził tak szacowne i pożądane dla podróżnych nabytki. Wszyscy jedli z wielkim apetytem, wygłodzeni z powodu zupełnego braku zapasów śpiżarnianych. Robert także się posilił, powróciwszy już zupełnie prawie do sił dawniejszych. Resztę dnia poświęcono na wypoczynek i na rozmowę o drogich osobach, pozostałych na pokładzie Duncana, o kapitanie Johniem Anglesie, o jego dzielnej załodze, wreszcie o kapitanie Harem Grant, który niedaleko może się znajdował. Paganel ani na chwilę nie odstępował Indianina. Nie posiadał się z radości patrząc na prawdziwego Patagończyka, przy którym wyglądał jak karzełek. Zarzucał on poważnego i łagodnego przewodnika tysiącem pytań. A wszystko po hiszpańsku i tym razem, choć bez książki, uczył się naprawdę, naginając do dobrego wymawiania często nieposłuszny język szczęki lub gardło. Jeśli nie będę miał dobrego akcentu, mówił do majora, to już doprawdy nie moja w tem wina, bo któż mógł przewidzieć, że od Patagończyka będę się uczył po hiszpańsku? 16. Rio Colorado. Nazajutrz to jest 22 października, o ósmej godzinie z rana, Tchalkaj wdał znak do odjazdu. Ziemia argentyńska pomiędzy 22 i 42 stopniem pochyla się od zachodu na wschód. Podróżni więc po lekkiej pochyłości spuszczali się ku morzu. Ponieważ Patagończyk nie chciał przyjąć konia ofiarowanego mu przez lorda Glenarvan, więc zdawało się, że woli iść pieszo, jak wielu innych przewodników, tym bardziej, że długie jego nogi mogły mu ułatwić taką podróż. Jednak... Rzecz się miała inaczej. W chwili odjazdu od Halkę gwizdnął w sposób szczególniejszy. Na ten znak z pobliskiego lasu przebiegł koń argentyński, wspaniałej postawy. Piękne to zwierzę posiadało wszystkie cechy szlachetnej rasy. Na wysmukłej szyi nosił lekką głowę, nozdrza szerokie, oko ogniste, nogi pod kolanami grube, łopatki wydatne, pierś szeroką, pęciny długie, słowem. Wszystkie przymioty okazujące siłę i zręczność. Major, jako prawdziwy znawca, podziwiał ten śliczny okaz rasy patagońskiej, znajdując w nim niejako podobieństwo do koni angielskich, zwanych hunter. Piękne to stworzenie nazywało się tłaka, co w krajowym języku znaczyło ptak, i słusznie zasługiwało na to miano. Gdy Tulkejw był już na siodle, koń skoczył pod nim raźno lecz Patagończyk jako dzielny jeździec dokładnie umiał nim kierować i powstrzymywać jego zapał. Przy siodle wisiały dwa narzędzia myśliwskie, używane pospolicie na równinach argentyńskich. Jedno zwie się bolas, a drugie lasso. Bolas są to trzy kule połączone rzemieniem, na którym w pewnej odległości od siebie są umocowane. Indianin rzuca nimi często o sto kroków na zwierzę lub nieprzyjaciela tak celnie, że okręcając się około nóg, Powala istotę ściganą. Jest to więc straszny oręż w ręku tamtejszego mieszkańca, umiejącego używać go z niezmierną zręcznością. Lasso znów nigdy z rąk całkowicie nie bywa wypuszczone. Jest to sznur długi, na jakie 30 stóp, pleciony silnie z dwu rzemieniem i zakończony kółkiem żelaznym, przez który się sznurek przeciąga. To tworzy pętlicę, którą w każdej chwili za pociągnięciem drugiego końca zacisnąć można. Pędlice zarzuca się prawą ręką na przedmiot, który ma być pochwycony, a drugi koniec, przytwierdzony do siodła, podtrzymuje i zaciąga lewą ręką. Oprócz tych dwóch orężów uzbrojenia Patagończyka dopełniał długi karabin. Talkej stanął na czele orszaku i ruszono, posuwając się to galopem, to stępa, gdyż, jak się zdawało, do truchtu konie tamtejsze nie były przyzwyczajone. Robert dobrze się trzymał na siodle i wkrótce też rozproszył wszelkie pod tym względem obawy glewana. U samych stóp kordylierów rozpoczyna się płaszczyzna pampy, którą można podzielić na trzy części. Pierwsza część, ciągnąc się od łańcucha andów na przestrzeni 255 mil, pokryta jest karłowatymi drzewami i krzewami. Druga, mająca przestrzeni 450 mil, porosła bujną trawę, ciągnie się aż do punktu o 180 mil odległego od Buenos Aires. Od tego zaś miejsca do samego morza podróżny stąpa po niezmiernych przestrzeniach lucerny i ostu. I to jest trzecia część pampy. Wyjechawszy z wąwozów kordylierskich podróżni napotkali najprzód wielką ilość wydm piaszczystych, zwanych tam medanos, które wiatr ciągle jak fale przerzuca, o ile nie są przytwierdzone do gruntu korzeniami roślin. Piasek ten jest nadzwyczajnie miałki. Dlatego też za najmniejszym powiewem wznosi się lekkimi tumanami albo tworzy słupy, do trąb powietrznych podobne, wznoszące się na znacznej wysokości. Widok ten jest zajmujący, ale i przykrość sprawia oczom, bo jeśli z jednej strony ciekawie się człowiek przygląda tym kolumnom, błąkającym się w przestrzeni, walczącym z sobą, walącym się jedne na drugie i powstającym znów w nieopisanym nieładzie. To z drugiej strony pył wywiązujący się tumanami z tych wydm niezliczonych przeciska się do oczu przez powieki najsilniej nawet zaciśnięte. Przy wietrze północnym zjawisko to trwało przez większą część dnia. Mimo to jechano dość śpiesznie, a około szóstej kordyliery odległe już o mil czterdzieści widniały teraz tylko jako masa czarna ginąca w mroku wieczornym. Podróżni byli mocno utrudzeni. Radośnie więc powitali godzinę wypoczynku. Zatrzymano się i rozłożono obozem nad brzegiem bystrej rzeki Neukłem, której wody mętnej, i burzliwe toczą się pomiędzy wysokimi skałami czerwonymi. Niektórzy geografowie rzekę Neukłem nazywają Ramit albo Kamoe. Wypływa ona z jezior znanych tylko samym krajowcom. W ciągu nocy i przez cały dzień następny nie zdarzyło się nic nadzwyczajnego. Jechano prędko i dobrze. Podróż ułatwiał grunt wszędzie równy i powietrze bardzo przyjemne, tylko około południa słońce zbytecznie dogrzewało. Wieczorem gęsta mgła zaćmiła horyzont południowo-zachodni, co było niezawodnym znakiem zmiany powietrza. Patagończyk nie mógł się mylić w tym względzie i palcem wskazał paganelowi zachodnią stronę nieba. Dobrze, dobrze, już wiem, odpowiedział Paganel, a zwracając się do swych towarzyszy, rzekł: Będziemy mieli zmianę powietrza. Pampero, da nam się we znaki. I objaśnił zaraz, że Pampero, suchy południowo-zachodni wiatr bardzo często panuje na równinach argentyńskich. Talkejew nie omylił się, gdyż w nocy, bardzo przykrej dla ludzi osłoniętych jedynie ponczami, Pampero wiał z siłą nadzwyczajną. Konie położyły się na ziemi, a ludzie przy nich ścisnęli się w szczupłym kółku. Glenarvan obawiał się spóźnienia, jeśli się ten huragan zbytecznie przedłuży, lecz Paganel uspokoił go, spojrzawszy na barometr. — Zwykle — mówił on — Pampero sprowadza burzę tygodniową, którą ciśnienie powietrza na Merkur już bardzo dokładnie wskazuje, że zaś barometr idzie w górę. To rzecz cała skończy się w ciągu kilku godzin. Uspokój się przeto, kochany przyjacielu, bo zapewniam cię, że z nadejściem ranka niebo zupełnie się wypogodzi. — Mówisz jak z książki, zacny Paganelu — rzekł Glenarvan. — Jestem nią na twe usługi. Czerp ze mnie wiadomości, ile ci się podoba. Książka nie omyliła się tym razem. O pierwszej godzinie po północy wiatr nagle ustał, a podróżni uspokojeni mogli już swobodnie, ożywczym snem pokrzepić strudzone ciało. Nazajutrz wszyscy obudzili się rzeźwi i zdrowi. Dzień ten, 24 października, był dziesiątym od wyjazdu z Kaohano. Jeszcze miano przebyć 93 mile, by się dostać do miejsca, w którym Rio Colorado przeżyna 37. równoleżnik. Czekała więc podróżnych droga jeszcze trzydniowa. Lord Glenarvan niecierpliwie pragnął spotkania jakich krajowców, od których radby powziąć wiadomość o kapitanie Grandzie za pośrednictwem Padagończyka. Paganel mógł się już nareszcie z nim rozmówić, lecz jak na nieszczęście nigdzie żadnych mieszkańców nie spotkali, bo drogi przez Indian uczęszczane, a prowadzące z Rzeczpospolitej Argentyńskiej do Kordylierów leżą bardziej na północ. Dlatego też nie można było napotkać ani koczujących Indian, ani osiadłych mieszkańców, żyjących pod rządami kacyków. Jeśli przypadkiem jakiś zbłąkany koczownik ukazał się z daleka na koniu, to uciekał co prędzej, nie myśląc bynajmniej wchodzić w rozmowy z nieznajomymi sobie ludźmi. Bandyta brał ich za zbrojny oddział szukający podobnych jemu Łotrów, a spokojny podróżnik obawiał się spotkania ze złoczyńcami. Nieraz przychodziło żałować, że nie można spotkać się i pogadać z jaką bandą rozbójników, choćby przyszło rozpocząć rozmowę strzałami. Chociaż ku wielkiemu swemu żalowi nie miał od kogo powiąć wiadomości o rozbitkach, jednakże pewna okoliczność utwierdzała go coraz bardziej w przekonaniu, że dobrze tłumaczył sobie znaczenie dokumentu znalezione w butelce. Drogę, którą postępowali nasi podróżni, niejednokrotnie przeżynały różne ścieżki i drożyny, a z tych tylko jedna wiodąca z Carmen do Mendozy była nawet dość znaczna. Na tej drodze uderzały szczególnie i często napotykane kości i szkielety zwierząt domowych jak mułów, koni, baranów, wołów obrane z mięsa, dziobami ptaków drapieżnych, pożółkłe pod działaniem palących promieni słonecznych. Wątpić nie można, że nie jeden szkielet ludzki w proch już może obrócony zmieszał się tam z prochem kości zwierząt. Aż dotąd Tulkejf żadnych nie czynił uwag nad drogą, której się trzymano ściśle. Wiedział on jednak dobrze, iż gdy ona nie łączy się z żadną dróg w Pampasie, przeto nie prowadzi ani do wiosek, ani do osad prowincji argentyńskich. Co dzień z rana kierunek drogi wskazywało słońce wschodzące, a zawsze trzymano się linii prostej. Tulkejf jako przewodnik mógł się słusznie dziwić, że nie on prowadzi podróżnych. Ale i przeciwnie, sam był przez nich prowadzony. Z jednak Indianom zimną krwią i oględnością nie mówił o tem, lecz tego dnia przybywszy do wyżej wspomnianej drogi zatrzymał swego konia, a zwracając się do Paganela, rzekł: Droga do Carmen. Wiem o tym, dzielny patagończyku, odpowiedział geograf najczystszą, jaką umiał Hiszpańszczyzną. Droga wiodąca z Carmen do Mendozy. Czy nie zwrócimy się na nią? – zapytał Talkeyf: Nie! – odpowiedział Paganel. – Gdzie więc jedziemy? – Ciągle na wschód. – To nigdzie nie dojedziemy. – Kto wie, mój przyjacielu! Talkeyf zamilkł, ale z wielkim zdziwieniem spoglądał na uczonego geografa. Z tym większym, iż nie mógł przypuszczać, aby Paganel żartował. Indianin sam zawsze poważnie nie pojmuje, aby ktokolwiek mógł coś mówić lub robić bez celu. – Więc nie jedziemy do Carmen? – Zapytał znowu po chwili. Nie, odrzekł Paganel. Ani do Mendozy? tem bardziej nie. W tej chwili Glenarvan podjechał do Paganela, zapytując go, co mówił Talkeif i dlaczego się zatrzymał. Pytał mnie, czy nie jedziemy do Carmen lub do Mendozy, i dziwił się, gdy mu odpowiedziałem, że nie. Rzeczywiście, nasza droga musi mu się wydawać bardzo dziwną, zauważył Glenarvan. Ja tak sądzę. Mówił nawet, że nigdzie nie dojedziemy. Czy nie mógłbyś, Paganelu, objaśnić go o celu naszej podróży i wytłumaczyć mu, dlaczego wciąż na wschód jedziemy? To będzie bardzo trudne, odpowiedział Paganel. Bo Indianin nie rozumie, co to są stopnie geograficzne, a historia znalezionego dokumentu wyda mu się z myśleniem fantastycznym. Ale, wtrącił poważnie major, jak myślisz? Czy on opowiadania, czy też opowiadającego nie zrozumie? Ach, majorze, z wymówką odpowiedział Paganel. Więc jeszcze powątpiewasz o mojej hiszpańszczyźnie? No, spróbuj, mój zacny przyjacielu, spróbuję. Paganel powrócił do Patagonczyka i rozpoczął rozmowę. Często przerwaną brakiem wyrazów lub trudnością wytłumaczenia na pół dzikiemu Indianinowi, niektórych szczegółów, całkiem dla jego pojęcia nieprzystępnych. Warto było widzieć uczonego Paganela, jak gestykulował, jąkał, się kręcił na wszystkie strony, a gęste krople potu potokiem z czoła spływały mu na piersi. Gdy mu już język nie chciał być posłusznym, ręka w pomoc przychodziła. Zsiadł z konia i na piasku kreślił kartę geograficzną, na której krzyżowały się szerokości i długości. Rysował oba oceany, drogę wionącą do Karmenu i tak dalej. Nigdy jeszcze profesor nie był w takim kłopocie. Taltaj spokojnie patrzył na te wszystkie usiłowania, a z twarzy jego nie można było wyczytać, czy rozumie objaśnienia Paganela, czy nie. Lekcja geografa trwała jeszcze pół godziny. Potem zamilkł, otarł twarz i zaczął badawczo patrzeć w oczy Patagończyka. Czy zrozumiał cię? spytał lord Glenarvan. Zaraz zobaczymy, odpowiedział Paganel, ale jeśli nie zrozumiał, to już nie podejmuje się dalej mu tłumaczyć. Tulkej w milczeniu stał nieporuszony ze wzrokiem wlepionym w figury narysowane na piasku, które wiatr już powoli zacierał. Cóż, zrozumiałeś? pytał Paganel. Tulkej zdawał się nie słyszeć. Paganel dostrzegał już śmiech żartobliwy, rysujący się na twarzy majora, a dotknięty tem do żywego, już chciał na nowo rozpoczynać swe dowodzenia geograficzne, gdy patagończyk przerwał mu zapytaniem. Szukacie zatem niewolnika? Tak jest. Odrzekł Paganel. I to koniecznie na przestrzeni zawartej pomiędzy wschodem i zachodem słońca. Tak, tak, właśnie. I to wasz Bóg, mówił dalej Patagonczyk, powierzył falom rozległego oceanu tajemnica tego niewolnika. Bóg sam, mój przyjacielu, nie kto inny. Niechże się zatem spełni jego wola, odrzekł Talka w uroczystym głosem. Pójdziemy tedy ciągle na wschód, choćbyśmy mieli dojść aż do samego słońca. Triumfujący Paganel bezwłocznie przetłumaczył towarzyszom, co do słowa odpowiedź Indianina. Co to za pojętna rasa? Mówił. Jestem pewny, że na dwudziestu wieśniaków mojego kraju dziewiętnastu na pewno nie pojęłoby moich objaśnień. Glenarvan prosił Paganela, aby zapytał Patagonczyka, czy nie słyszał o jakichś ludziach obcych, którzy wpadli w ręce Indian z Pampy. Talkaj, zapytany, krótko odpowiedział. Być może. Podróżni otoczyli swego przewodnika ciekawym wzrokiem, chcąc wydobyć z niego tajemnicę. Paganel stał jak na rozpalonym żelazie. Zarzucał pytaniami Indianina, a każdy przez niego po hiszpańsku wymówiony wyraz tłumaczył zaraz na angielski tak, aby towarzysze mogli słuchać rozmowy, jakby w rodowitym ich języku prowadzonej. Któż więc był tym niewolnikiem? Cudzoziemiec, odpowiedział Talkajf. Europejczyk. Czego widziałeś? Nie! Lecz Indianie opowiadają o nim w swych podaniach. Miał to być dzielny człowiek o sercu bawolem. Sercu bawolem powtórzył Paganel. Ach, cóż to za pyszny język, to patagońskie narzecze. Rozumiecie, moi przyjaciele, to znaczy, że był odważny. Mój ojciec zawołał z uniesieniem Robert Grant, a zwracając się do Paganela, spytał: Jak to po hiszpańsku powiedzieć, że to mój ojciec? Es mio padre poważnie odrzekł Paganel. Robert pochwycił obie dłonie poczciwego patagończyka i drżącym ze wzruszenia głosem rzekł: Es mio padre. Suo padre, jego ojciec, powtórzył Talejw, okazując wzrokiem, że pojmować zaczyna. Pochwycił chłopczynę w ramiona, zdjął go z konia i patrzył mu długo w oczy z wyrazem najwyższego współczucia. Na szlachetnej twarzy jego malowało się wzruszenie. Paganel tymczasem wrócił do swego badania i kolejno wypytywał. Gdzie był ten niewolnik? Co robił, kiedy Talcave słyszał mówiących o nim? Patagonczyk nie dał czekać na odpowiedzi. Oznajmił więc, że Europejczyk był niewolnikiem w jednym z pokoleń indiańskich, koczujących pomiędzy Colorado i Rio Negro. Lecz gdzież ostatnio przebywał ten nieszczęśliwy? spytał znowu Paganel. U kacyka Kalfukara, odpowiedział od To jest na drodze, którą dotąd postępujemy? Tak jest. A któż jest ten kacyk? Naczelnik pokolenia poajów, człowiek o dwu sercach i dwu językach. To znaczy fałszywy w mowie i czynie, objaśnił Paganel swym towarzyszom. A czy będziemy mogli uwolnić naszego przyjaciela? Być może, jeśli jest dotąd w ręku Indian. Kiedy żeś o nim słyszał po raz ostatni? Dawno już, od tej pory słońce już dwa razy lato sprowadziło na niebo pampy. Trudno wyrazić radość Klenarwana. Odpowiedź ta zgadzała się właśnie z datą dokumentu, lecz jedno jeszcze pytanie Paganel rzucił przewodnikowi. Mówisz o jednym niewolniku, rzekł. A czy nie było ich czasem trzech? Nie wiem, odrzekł Talkef. I nic nie wiesz o teraźniejszym jego położeniu? Nic. Na tem urwała się rozmowa. Być może iż trzej niewolnicy od dawna zostali rozłączeni. W każdym jednak razie z opowiadania Patagończyka na pewno wiedzieć było można, że się ono tyczyło Europejczyka, popadłego w niewolę u Indian. Data tego zdarzenia, miejsce, w które ono przytrafić się mogło, wyrażenie się Patagończyka o odwadze nieznajomego, wszystko to widocznie stosować się mogło do kapitana Harego Granta. Nazajutrz więc, dnia 25 października, podróżni z temi większą ochotą puścili się w dalszą drogę na wschód. Płaszczyzna, wciąż posępna i jednostajna, tworzyła przestrzeń nieskończoną, zwaną trawskias w języku krajowym. Grunt gliniasty, wystawiony na działanie wiatrów, zupełną przedstawiał równinę. Nigdzie kamienia, kamyka nawet najmniejszego, wyjąwszy chyba na jakiej wyrwie, naniesionej burzą lub nad brzegiem sztucznego stawu zrobionego rękami Indian. W znacznych od siebie odstępach ukazywały się niskie lasy o ciemnych wierzchołkach a wśród nich przebijały gdzieniegdzie białe drzewa świętojańskie, których strąki napełnione są masą słodką i przyjemnie orzeźwiającą. Dalej napotykano już drzewa kolczaste, których wzrost i objętość znamionowały jałowość gruntu. Cały dzień 26 był bardzo otrudzający. Trzeba było dotrzeć do Rio Colorado. Konie, naglone przez jeźdźców, z takim biegły pośpiechem, że przed wieczorem, jeszcze pod 66 stopniem 45 minutami długości, stanęły u wielkiej indyjskiej rzeki. Indyjskie jej nazwisko kobu leubu znaczy wielka rzeka. Po długim bardzo przebiegu wpada ona do Oceanu Atlantyckiego, i przy ujściu swojem, te przedstawi osobowość, że im bliżej morza, tem masa wody się zmniejsza, czy to wskutek parowania, czy wsiąkania. Przyczyna tego zjawiska nie jest dotąd wyjaśniona. Stanąwszy nad Kolorado, Paganel za pierwszy geograficzny obowiązek uważał wykąpać się w wodzie zabarwionej gliną czerwonawą. Zdziwił się niepomału, znalazłszy rzekę tak głęboką, do czego zapewne przyczyniło się topnienie śniegów w pierwszych miesiącach letnich. Szerokość rzeki była tak znaczna, że konie wpławie i przebyć nie mogły. Na szczęście o kilkaset sążni w górę rzeki znajdował się most zwyczajem indyjskim na pasach rzemiennych wiszący. Podróżni zatem mogli przejść rzekę i rozłożyć się obozem na lewym jej brzegu. Paganel, nim się udał na spoczynek, naznaczył sobie starannie na karcie położenie rzeki, zamiast owej Jaron o płynącej w górach Tybetu, od której obecnie tak był oddalony. Przez dwa dni następne, to jest 27 i 29 października, podróż odbywała się bez żadnego wypadku. Wszędzie napotykano tę samą jednostajność i niepłodność gruntu. Trudno znaleźć krajobraz mniej ożywiony. Jednakże zauważono, że ziemia była coraz wilgotniejsza. Częściej wypadało przebierać tak tzw. kanadas, rodzaj płaszczyzn zalanych, i esteros, naturalne kanały zarosłe zielskiem wodnym. Wieczorem konie zatrzymały się nad brzegiem wielkiego jeziora mineralnego Urrelankłem, zwanego Jeziorem Gorzkiem, które w 1862 roku było świadkiem krwawych represji ze strony wojska argentyńskiego. Rozłożono obóz jak zwykle, i noc byłaby przeszła bardzo dobrze, gdyby nie sąsiedztwo znacznej liczby małp i dzikich psów, wyciem i krzykami napełniających powietrze z czego powstała symfonia jakiejby się nie wyparł kompozytor muzyki przyszłości. 17. Pampa. Pampa argentyńska rozciąga się od 34 do 40 stopnia szerokości południowej. Araukański wyraz pampa znaczy płaszczyzna trawiasta i bardzo właściwie zastosowany jest do tej okolicy. Roślinność tu rozwija się w warstwie ziemi okrywającej grunt gliniasto-piaszczysty, czerwonawy lub żółty. Badanie tych gruntów, pochodzących z trzeciorzędnego okresu geologicznego, nastręczyłoby obfite źródło nauce. Tam w znacznej ilości spoczywają szkielety przedpotopowe, które Indianie przypisują olbrzymim pancernikom zaginionym, a pod prochem roślinnym zagrzebana jest cała pierwotna historia tego kraju. Pampa amerykańska jest osobliwością geograficzną, tak samo jak sawanny, Wielkie Jeziora lub stepy Syberii. Klimat tamtejszy miewa silniejsze upały i mrozy aniżeli prowincja Buenos Aires, chociaż ta jest bardziej lądową, bo jak objaśniał Paganel. Ocean w zimie bardzo powolnie zwraca ciepło. W lecie przez się pochłonięte. Stąd to właśnie pochodzi, że na Wyspach jednostajniejsza jest temperatura, aniżeli na lądach. Dlatego też klimat zachodniej części Pampy nie jest tak jednostajny jak na wybrzeżach. Z powodu bliskości Oceanu Atlantyckiego podlega on zbyt częstym zmianom. W jesieni tamtejszej, to jest w kwietniu i maju, deszcze są tam bardzo ulewne i częste. W tej jednakże porze powietrze było suche i gorące. Po dokładnym oznaczeniu kierunku ruszono w drogę równo z brzaskiem. Grunt, gęsto zarosły krzakami, był dość twardy, nie napotykano już wydm piaszczystych, a przeto nie było i kurzu nieznośnego, jaki wciąż napełniał powietrze. Konie śpiesznym postępowały krokiem wśród gęstej trawy paja brawa, wśród której indianie chronią się podczas burzy. W niejakich odległościach, lecz coraz rzadszych, na wilgotniejszych nieco gruntach rosły brzozy i roślina zwana generium argentum, krzewiąca się w bliskości wody słodkiej, którą konie piły za każdym spotkaniem. Jakby dla zaopatrzenia się na przyszłość. Talkejw, zawsze na przodzie jadący, wystraszał żmije bardzo zjadliwie, cholinas, których ukąszenie zabija wołu w ciągu kwadransa, Zwinny Tołka zręcznie przeskakiwał zarośla, dopomagając tym sposobem swemu panu do utorowania drogi dla koni za nim postępujących. Po tych równinach prostych i gładkich podróż szła pośpiesznie łatwo. Łąka wszędzie była jednostajna, ani jednego kamyka nie było na sto mil dokoła, żadnych krajobrazów, żadnego kaprysu przyrody. Trzeba było być chyba takim jak Paganel entuzjastą uczonym i widzieć cokolwiek tam, gdzie inni nic nie widzieli, albo się zajmować szczegółami drogi przebieganej. Dla niego dość było krzaczka trawki do rozpoczęcia długiej gawędy, której Robert z prawdziwem przysłuchiwał się zajęciem. Przez cały ten dzień, 29 października, droga ciągnęła się wzdłuż jednostajnie. Około drugiej godziny pod kopytami końskimi, widzieć się dały na pewnej przestrzeni zbielałe kości i szkielety dużego stada wołów. Szczątki te nie były rozsypane w linii nierównej, jakby je mogły zostawić zwierzęta z sił wyczerpane i upadające jedno za drugim po drodze. Dlatego też nikt nie umiał wytłumaczyć tego nagromadzenia szkieletów na tak małej stosunkowo przestrzeni. Paganel nawet nic powiedzieć nie umiał, zapytał więc Patakończyka, który Odpowiedział mu bez namysłu. Po otrzymanych objaśnieniach uczony zawołał. Czy być może? Okrzyk ten Paganela i potwierdzający skinienie głową Talkewa mocno zaintrygowały ich towarzyszów, to też ciekawie zapytali o objaśnienie. Ogień niebieski, rzekł geograf. Jak to piorun mógłby wywołać takie zniszczenia, trupem położyć pięćdziesiąt sztuk bydła, rzekł Tomasz Ostin w tak utrzymuje, a Talcayf się nie myli. Wierzę zresztą temu, bo wiem, że burze w Pampie odznaczają się nadzwyczajną gwałtownością. Obyśmy tylko sami nie doświadczyli tego na sobie. Bardzo jest parno, odezwał się Wilson. Zapewne termometr pokazuje w cieniu z jakieś trzydzieści stopni, rzekł Paganel. To mnie bynajmniej nie dziwi, rzekł Glenarvan. Czuję w całym ciele elektryczność. Sądzę, że taka temperatura nie utrzyma się długo. Och, och, odparł Paganel. Nie można tak bardzo liczyć na zmianę pogody, skoro widnokręgu nie zakrywa najlżejsza chmurka. Tem gorzej, zauważył Glenarvan. Tem gorzej, bo nasze konie bardzo są znękane upałem. A tobie, czy nie jest za gorąco, mój chłopcze? dodał zwracając się do Roberta. Nie, milordzie, odpowiedział Robert. Owszem, lubię ciepło. Szczególnie w zimie, dorzucił poważnie major, wypuszczając kłęb dymu ze swego cygara. Wieczorem zatrzymano się w pobliżu opuszczonej lepianki, ranczo skleconej z gałęzi spojonych rozmoczoną ziemią i przykrytych słomą. Przytykała ona do ogrodzenia spalina w pół zgniłych, które jednakże przydało się na schronienie dla koni, broniące ich od napaści lisów, nie tyle szkodzących samym zwierzętom, ile raczej ich uprzęży. O kilka kroków od lepianki był wygrzebany dół służący za kuchnię. Prawie wypełniony zastygłym popiołem. Wewnątrz szałasu znaleziono ławkę, posłanie ze skóry wołowej, kociołek, rożen i rondelek do gotowania mate, napoju powszechnie używanego w całej Ameryce Południowej. Jest to herbata Indian, którą stanowi odwar z liści wysuszonych na ogniu, pije się go, wciągając w siebie za pomocą długich słomek. Na żądanie paganela Cave przygotował kilka filiżanek tego napoju, który po jedzeniu bardzo smakował podróżnym. Na Nazajutrz, 30 października, słońce od samego rana piekło dokuczliwie. Skwar był nieznośny, a jak na nieszczęście, po drodze nigdzie najmniejszego cienia znaleźć nie było można. Mimo to jechano wytrwale, dążąc ciągle na wschód. Kilka razy podróżni napotkali ogromne stada bydła, które, nie mogąc się paść na takim upale, leżało na ziemi wyciągnięte leniwie bez niczyjego dozoru. Psy tylko, przyzwyczajone do sania owiec, gdy im pragnienie dokucza, Strzegły tych licznych stad rogacizny. Trzeba dodać, że zwierzęta te są bardzo łagodne i że nie mają owej wrodzonej odrazy do czerwonego koloru, jaka cechuje rogaciznę europejską. Około południa znużone jednostajnością oczy podróżnych dostrzegły nareszcie pewną zmianę w krajobrazie Pampy. Rośliny trawiaste stawały się coraz rzadsze. Miejsce ich zajęły chude łopiany i olbrzymie chwasty w wysokości dziewięciu blisko stóp które mi uraczyć by się mogły osły całej kuli ziemskiej. i zwrócił uwagę podróżnych na tę nagłą zmianę i zupełną jałowość gruntu. Nie gniewa mnie ta zmiana, rzekł Tomasz Austin. Trawa, ciągle trawa i nic więcej, jak tylko trawa. To już wreszcie nudzić zaczynało. Ale gdzie trawa tam i woda? Odpowiedział major. Och, znajdziemy i tak niejedną jeszcze na drodze rzekę. Gdyby Paganel był słyszał tę rozmowę, nie omieszkałby zapewne powiedzieć, że na przestrzeni pomiędzy Kolorado a górami prowincji argentyńskiej rzek jest bardzo mało. Lecz w tej chwili zajęty był objaśnieniem Glenarvanowi faktu, na który lord zwrócił jego uwagę. Od pewnego czasu w powietrzu czuć się dawał zapach dymu. Pomimo, że na widnokręgu nigdzie nie było widać ognia, nic nie wskazywało pożaru oddalonego i żadna przyczyna naturalna nie usprawiedliwiała tego zjawiska. Wkrótce ten zapach jakby spalonej trawy stał się tak mocny, że począł zadziwiać i niepokoić podróżnych, oprócz Paganela i przewodnika. Uczony geograf rozumiał rzecz całą i tak objaśnił swym przyjaciołom. Nie widzimy ognia, mówił on, a czujemy dym. Ale nie ma dymu bez ognia, jak mówi przysłowie tak dobre w Ameryce, jak i w Europie. Musi więc być ogień gdziekolwiek, choćby daleko. Płaszczyzny pampy niczem nie zatrzymujące przeciągu powietrza pozwalają czuć zapach ziół płonących w odległości morze jakichś siedemdziesięciu mil angielskich albo i więcej. Siedemdziesięciu mil, powtórzył major z powątpiwaniem. Nie inaczej, kochany majorze, odpowiedział Paganel. I dodam to tylko, że takie pożary zdarzają się tu często na ogromnych przestrzeniach. Któż podpala łąki? Spytał Robert. Czasem piorun gdy upał zbytnio wysuszy trawy, a czasami też ręka Indian. A w jakimże to celu? Twierdzą oni, i nie wiem już na czym opierają to swoje twierdzenie, że po każdym takim pożarze trawy lepiej rosną. Byłby to w takim razie środek odżywiania gruntu za pomocą popiołu, lecz ja sądzę, że pożary te służą raczej do wytępiania miliardów owadów pasożytnych, bardzo dokuczających bydłu. Ależ ten tak energiczny środek, rzekł major, może zabić i bydło pasące się na tych równinach? Zapewne, że ginie go pewna liczba, ale cóż to znaczy na taką masę? Nie chodzi mi o nie, mówił McNabbs, ale o podróżnych przebywających te prowincje, którzy mogą niespodziewanie znaleźć śmierć w płomieniach. A właśnie! zawołał Paganel z wyraźną oznaką zadowolenia. I to się zdarza niekiedy, a nawet przyznam, że radbym być świadkiem podobnego widowiska. Ach, wyborny jest ten nasz mędrzec, rzekł Glenarvan. Z zamiłowania do nauki gotów by się dać żywcem spalić. Nie tak bardzo, mój szanowny lordzie. Cooper bowiem w swych pismach podaje łatwy i prosty sposób uchronienia się od płomieni w takim razie, przez wyrwanie trawy na kilka sążni wokoło. Otóż widząc to, nie tylko, że nie obawiam się pożogi, ale owszem, pragnę jej z całej duszy. Jednakże nie spełniły się gorące pragnienia uczonego Paganela. Spiekł się wprawdzie porządnie, ale jedynie od słońca, które paliło bez miłosierdzia. Konie dyszały pod znojem tej podzwrotnikowej temperatury, a nie było nawet nadziei znaleźć gdzie choć trochę cienia. Czasem tylko chmurka przelotna na chwilę przesłoniła tarczę słoneczną, lecz i to trwało bardzo krótko, bo słońce zaraz się wychylało i z nową siłą paliło zwapniony grunt pampy. Wilson mylił się widocznie, twierdząc, że nieraz jeszcze znajdą podróżni obfitość wody na drodze. Przy nieznośnym upale pragnienie dokuczało okropnie, a tu nie tylko żadnej rzeki nie było na gruncie zupełnie płaskim, ale nawet sztuczne sadzawki, wygrzebane przez Indian, wyschły do szczętu. Widząc taką ciągłą posuchę, Paganel począł się trwożyć na serio i z pewnym niepokojem pytał przewodnika, gdzie spodziewa się znaleźć wodę. W jeziorze Salinas, odpowiedział Talcave. A kiedyż do niego dojdziemy? Jutro wieczorem. Argentyńczycy, gdy podróżują w pampie, kopią zazwyczaj studnie i znajdują wodę w głębokości kilku sążni. Lecz podróżni nasi nie mogli użyć tego środka, jako nie zaopatrzeni w potrzebne do tego narzędzia. Musieli więc poprzestać na bardzo szczupłych porcjach wody ze swego zapasu, które nie zdołały zaspokoić w zupełności pragnienia. Po przejechaniu 30 mil w ciągu tego dnia zatrzymano się wieczorem, każdy pragnął wypoczynku po tylu trudach. A tu jak na nieszczęście noc była jedną z najprzykrzejszych, z powodu natrętnych komarów i innych owadów. Pojawienie się ich było zapowiedzią zmiany wiatru, który rzeczywiście zwrócił się na północ. Dokuczliwie te owady znikają zwykłe z nastaniem wiatru południowego lub południowo-zachodniego. O ile major potrafił zachować swoją zimną krew, nawet wobec tych drobnych nieprzyjemności życia, o tyle Paganel niecierpliwił się i zżymał. Klął komary i wszystkie owady, żałując, że nie ma wody kwasem zaprawnej, która uśmierza nieco ból wywołany przez ich ukąszenia. A chociaż go major uspokajał, jak mógł i umiał, tłumacząc, że Bogu raczej dziękować wypada za to, że trzechkroć stu tysięcy gatunków owadów, jakie liczą naturaliści, ma się tylko z dwoma z nich do czynienia, wstał jednak na zajutrz w bardzo złym humorze. Chcąc zdążyć na wieczór do jeziora Salinas, potrzebna było w obrzasku wyruszyć w drogę. Konie były bardzo zmęczone, upadały z pragnienia, a jeźdźcy mogli im dać tylko bardzo małą i całkiem niewystarczającą porcję napoju. Posucha stała się jeszcze większa, a upał dokuczał coraz bardziej pod wpływem wiatru północnego, który w Pambie jest tem, czem simum w Afryce. Jednostajność podróży dnia tego przerwana była na chwilę. Malrady, jadący przodem, zawrócił konia i oznajmił zbliżanie się oddziału Indian. Każdy z innym uczuciem przyjął wiadomość o takim spotkaniu. Glenarvan myślał o wiadomościach, jakich mu będą mogli dostarczyć dzicy o losie rozbitków z Brytanii. Talcaife przeciwnie całkiem nie był zadowolony ze spotkania na drodze Indian koczujących, których miał po prostu za złodziei i rabusiów i wolałby ich uniknąć. Idąc za jego radą, podróżni skupili się i broń nabili. Wypadało być w pogotowiu na wszelki wypadek. Wkrótce ujrzano oddział Indian, lecz ponieważ składał się tylko z dziesięciu ludzi, patakończyk uspokoił się znacznie. Gdy Indianie zbliżyli się na jakie sto kroków, można ich było rozróżnić z łatwością. Byli to dzicy z owego pokolenia, które generał Rosas zniósł w 1833 roku. Czoła ich wysokie, wzrost wysoki. Cera oliwkowa cechowały piękny typ plemienia indyjskiego. Odziani byli w skóry guanaków, Dzidy długości dwudziestu stóp. Noże, proce i lasa stanowiły ich usprojenie, a łatwość w kierowaniu końmi wykazywała bardzo zręcznych jeźdźców. Zatrzymawszy się, jak powiedzieliśmy, w odległości stu kroków, usiłowali widocznie krzykami i znakami nawiązać rozmowę z podróżnymi. Glenarvan chciał podjechać ku nim, lecz zaledwie zrobił kilkanaście kroków, Cały oddział zawrócił konie i znikł z szybkością nadzwyczajną, a zmęczone konie podróżnych nigdy by go doścignąć nie zdołały. Ha, tchórze! krzyczał Paganel. Rzeczywiście, zauważył Mahns, jak na uczciwych ludzi za prędko uciekają. Kto są ci Indianie? Spytał Paganel przewodnika. Gaucze, odpowiedział Patagonczyk. Gaucze, powtórzył Paganel, zwracając się ku swym towarzyszom. Gaucze! A więc niepotrzebnie tyleśmy robili przygotowań. Nie było się czego obawiać. A to dlaczego? Spytał Major. Ponieważ gałcze są to spokojni mieszkańcy wiosek. Tak sądzisz, Paganelu? Pewny tego jestem. musieli nas wziąć za Rabusiów i dlatego uciekli. Ja bym sądził raczej, że nie śmieli nas zaczepiać, odpowiedział Glenarvan, niezadowolony z tego, że nie mógł porozmawiać z nimi. Ja tegoż samego jestem zdania, dodał major, bo jeśli się nie mylę, to gałczy bardzo są niebezpieczni i zuchwali złodzieje. – Bardzo przepraszam – zawołał Paganel i zaczął tak gorąco bronić swej tezy etnograficznej, że zdołał poruszyć zimnego nawet majora do tego stopnia, iż ten mu odpowiedział. – Zdaje mi się, że jesteś w błędzie, panie Paganelu. – Jestem w błędzie – wrzasnął zapalony geograf. – Tak, Talkejf nawet uważał z tych Indian zarabosiów, a Talkejf z pewnością zna się na tym dobrze – Otóż talkaj wmylił się tym razem, odparł paganel z widocznym niezadowoleniem. Gałcze są rolnikami i pasterzami, nic więcej. Ja sam pisałem o tym w znanej broszurze, o mieszkańcach pampy. Więc popełniłeś gruby błąd, panie paganelu, pisząc takie rzeczy. Ja popełniłem błąd, panie Magnabs? Być może, że przez roztargnienie tylko, odrzekł major z naciskiem, i życzę ci sprostować to przy następnym wydaniu. Paganel do żywego był dotknięty tą sprzeczką, a bardziej jeszcze żartami ze swoich wiadomości geograficznych i stopniowo tracił coraz bardziej na humorze. Aż wreszcie wybuchnął Wiedz, mój panie, że moje książki nie potrzebują sprostowań tego rodzaju. Mniemam, że i owszem, a przynajmniej w tym razie, odparł uparty magnaps. Widzę, że pan jesteś w kłótliwem usposobieniu, zawołał Paganel. A ja widzę, że pan jesteś cierpki, odrzekł Major. Rozmowa, jak widzimy, przebierała obrót całkiem niespodziewany, a w rzeczy samej przedmiot nie wart był sporu. Glenarvan uważał za potrzebne wdać się w tę sprawę. Istotnie, rzekł, widzę, że jeden z was jest cierpki, a drugi w usposobieniu do sprzeczki dziwi mnie jedno i drugie. Patagończyk, nie rozumiejąc nawet powodu sprzeczki, odgadł, że dwaj przyjaciele byli w nieporozumieniu. Począł się więc uśmiechać i rzekł spokojnie. To wiatr północy. – Wiatr północy! – krzyknął Paganel. – Cóż to wiatr północy ma do tego wszystkiego? – Tak, tak, tak – wtrącił Glenarvan. – To prawda, że to wiatr północy jest przyczyną waszego usposobienia. Słyszałem już o tem, że w południowej Ameryce wiatr ten bardzo wpływa na rozdrażnienie systemu nerwowego. – Klnę się na świętego Patryka Edwardzie, że masz słuszność – rzekł Major z głośnym śmiechem lecz zawzięty Paganel nie mógł się uspokoić i zwrócił znów swe rozdrażnienie przeciwko Glenarvanowi, biorąc za żart jego wmieszanie się w tę sprawę. — Tak jest, milordzie, naprawdę czuję, że mój system nerwowy jest całkiem rozstrojony. Wierz mi, Paganelu, że to nic innego jak wpływ północnego wiatru, który w Pampie do zbrodni czasem przywodzi. — Do zbrodni? — wrzasnął uczony. — Jak to? Ja wyglądam jak człowiek, który chce popełnić zbrodnię? Nie mówię tego. Powiedz więc lepiej od razu, że ciebie samego chcę zamordować. Ach, odpowiedział Glenarvan śmiejąc się mimo woli. Obawiam się tego. Bogu dzięki, że wiatr północny nie trwa dłużej nad jeden dzień. Na te wyrazy wszyscy głośnym śmiechem zawtórowali Glenarvanowi. Paganel nie posiadał się ze złości. Odszedł na stronę, aby nie wybuchnąć gniewem, a w kwadrans później zapomniał wszelkie urazy. O ósmej wieczorem Talkef wysunąwszy się przodem, oznajmił bliskość jeziora tyle upragnionego. W kwadrans później podróżni wjechali na urwiste wybrzeże jeziora Salinas, gdzie jednak smutne czekało ich rozczarowanie. Jezioro wyschło aż do dna. 18. Poszukiwanie wody Jezioro Salinas kończy szereg lagun wiążących się z górami Wentana i Głamini. Liczne wyprawy przybywały tam dawniej z Buenos Aires dla zaopatrywania się w sól, której wody jego zawierają w sobie znaczną ilość. Lecz w tej chwili woda, ulotniwszy się wskutek nadzwyczajnych upałów, pozostawiła na dnie jeziora tylko ogromnie błyszczące zwierciadło soli. w mówiąc o wodzie zdatnej do picia w jeziorze Salinas, miał na myśli wodę rzek do niego wpadających, które jednak teraz, równie jak i ono, wyschły zupełnie. Palące promienie słońca wypiły wszystko. Grono podróżnych ciężko było zasmucone, widząc, że dokuczliwego pragnienia zaspokoić nie będzie mogło. Trzeba się było na coś zdecydować. Reszta wody dochowanej w workach skórzanych tak była zepsuta, że w żaden sposób za napój służyć nie mogła. Pragnienie dokuczało straszliwie. Głód i bezsenność niczem były wobec tego uczucia. Strudzeni podróżni znaleźli schronienie pod skórzanym namiotem, rukach opuszczonym przez dzikich. Biedne koniska legły nad brzegami jeziora i ze wstrętem szczypały słone rośliny i wyschłą trzcinę. Skoro się wszyscy jako tak umieścili w namiocie, Paganel spytał przewodnika, co radzi czynić. Dość długo prowadzili rozmowę, z której Glenarvan zaledwie kilka słów pochwycić zdołał. Talkejf mówił ze zwykłym sobie spokojem. Paganel machał rękami i dowodził za dwóch. Po kilku minutach takiej rozmowy patagończyk najobojętniej skrzyżował ręce na piersi. Co on mówi? zapytał Glenarvan. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to zdaje mi się, że radzi, abyśmy się rozdzielili. Tak, na dwa obozy, odpowiedział Paganel. Ci, których konie są tak wycieńczone trudami i pragnieniem, że już dalej iść nie zdołają, niechaj się wloką jak mogą ciągle wzdłuż trzydziestego siódmego równoleżnika. Inni, mający lepsze konie, wyprzedzając ich na tejże samej drodze. Pojadą na poszukiwanie rzeki Guamini, która o trzydzieści mil stąd wpada do jeziora San Lucas. Jeśli znajdą wodę w dostatecznej ilości, poczekają na swych towarzyszy nad brzegami tej rzeki. Jeśli zaś wody brak, w takim razie wyjdą naprzeciw nim, aby im oszczędzić podróży bezużytecznej. A wtedy, zapytał Tomasz Wtedy trzeba będzie zdecydować na zawrócenie ku południowej i pojechać co najmniej 75 mil aż do pierwszych rozgałęzień gór Ventana, gdzie rzeki są bardzo liczne. Rada jest dobra, powiedział Glenarvan, i powinniśmy posłuchać jej bezzwłocznie. Mój koń niezbyt jeszcze na siłach wycieńczony, ja więc gotów jestem towarzyszyć Noch, Och, milordzie, weź i mnie ze sobą, prosił Robert, jakby chodziło o miłą przechadzkę. Ale czy siły ci pozwolą, mój chłopcze? Bądź spokojny, milordzie. Koń mój tak ochoczy, że gwałtem rwie się naprzód. Dobrze, moje dziecię, dobrze, jedź z nami, odpowiedział Glenarvan rad w duszy, iż nie rozłączy się z Robertem. Bylibyśmy chyba bardzo niezdarni, gdybyśmy nie zdołali we trzech znaleźć wody świeżej i zdatnej do picia. A ja? spytał Paganel. Ty, kochany panie Paganelu, odezwał się major. Musisz zostać przy rezerwie, Znasz to dobrze i 37. siódmy równoleżnik i rzekę Głamini i całą pampę, abyś nas miał opuszczać. Ani ja, ani Wilson, ani Malready nie potrafilibyśmy znaleźć przewodnika w punkcie umówionym. Tymczasem śmiało i z zupełnym zaufaniem będziemy postępować nad Twą zaszczytną wodzą, dzielny Jakubie Paganelu. Poddaję się okolicznościom, poważnie odrzekł Paganel, zadowolony z objęcia dowództwa. Ale strzeżcie roztargnień na miłość boską, dodał major, nie zaprowadź nas czasem przez pomyłkę tam, gdzie iść nie potrzeba, na wybrzeża oceanu spokojnego na przykład. Warto by ci to zrobić, nieznośny majorze, zawołał Paganel z uśmiechem. Jednakże powiedz mi, kochany milordzie, jak zrozumiesz mowę przewodnika? Przypuszczam, odpowiedział Glenarvan, że nie będziemy potrzebowali o niczem mówić. Zresztą, przy pomocy kilku wyrazów hiszpańskich, jakie umiem, w razie nagłej potrzeby może jakkolwiek potrafię się z nim porozumieć. Jedź więc, mój zacny przyjacielu, odparł Paganel. Zanim to wszakże nastąpi, zjedzmy wieczerze i spróbujmy snem trochę pokrzepić zmęczone ciało. Po wieczerzy tem przykrzej czuć się dawał brak wody. Udano się na spoczynek. Paganelowi śniły się jakieś wielkie potoki, kaskady rzeki, rzeczułki, stawy, źródła, a nawet karawki z wodą. Widmo to, jak zmora ścigało go we śnie. Nazajutrz o szóstej z rana już konie Talkejwa, Glenrwana i Roberta czekały osiodłane. Napojone je resztką wody, którą biedne stworzenia połknęły z chciwością, jakkolwiek wcale nie była świeża ani smaczna. Trzej jeźdźcy wskoczyli na siodła. — Do zobaczenia — zawołał Major, Austin, Wilson i malready A starajcie się nie wracać — dorzucił Paganel — Wkrótce potem glenarvan, Robert i Patagonczyk, nie bez pewnego wzruszenia i żalu stracili z oczu oddziałik powierzony przezorności i zręczności uczonego geografa. Desertio de las Salinas, przez które obecnie przejeżdżali, była to rozległa płaszczyzna gliniasta, pokryta wynędzniałymi krzewami w wysokości 10 stóp, niewielkimi mimozami, które indianie zowią Mammel i pewną krzewiastą rośliną, jumę, obfitującą w sodę. To i ówdzie słońce odbijało się jaskrawo w dużych płytach soli z daleka wyglądających jak ogromne bryły lodu. Nadawało to pustyni charakter bardzo oryginalny. Inny całkiem widok przedstawiały góry wentana o 80 mil dalej na południe. To jest w punkcie, do którego podróżni byliby zmuszeni dojść, gdyby się przekonali, że rzeka Głamini wyschła. Kraj ten, zwiedzany w 1835 roku przez kapitana First Roya, dowodzącego wówczas wyprawą fregaty Beagle, nadzwyczaj jest żyzny. Znajdują się tam najlepsze na całym terytorium Indian pastwiska. Północno-zachodnia pochyłość gór pokryta jest bujną trawą i roślinami drogocennymi. Pomiędzy innymi znajduje się tam Algorrobo, rodzaj świętojańskiego drzewa, którego owoc ususzony i utarty służy do robienia chleba przez Indian dosyć lubionego, Quebracho białe, o gałęziach długich i giętkich, zwieszonych jak u brzozy europejskiej. Quebracho czerwone, o drzewie niezniszczalnym. Nandubai, drzewo zapalające się z wielką łatwością i będące powodem częstych pożarów. Viraro, którego kwiaty fiołkowe układają się stoszkowo. Wreszcie Timbo, którego wielka korona strzela do osiemdziesięciu stóp w górę, dając pod swemi konarami całemu stadu bydła schronienie przed skwarem słonecznym. Argentyńczycy po kilkakroć już próbowali rozkolonizować tę bogatą krainę, ale im zawsze przeszkadzała nieprzyjaźń Indian. Łatwo można było wnosić, że z grzbietu tych gór spływają rzeki bardzo obfite, dostarczające wody potrzebnej do utrzymania takiej urodzajności. I rzeczywiście znajdowały się one, ale w odległości 130 co najmniej mil na południe. Talkajw zatem miał słuszność, że dążył najpierw do Głamini, która nie tylko, że znajdowała się najbliżej, ale ponadto nie zwracała podróżnych z ich drogi. Konie galopowały z ochotą, jakby przeczuwając, dokąd zdążają. Tałka szczególnie zdawał się być niezmordowany. Jak ptak przebiegał te źródła wyschnięte i krzaki mimos, ze rżeniem radosnym, stanowiącym wróżbę pomyślną, przykład ten zagrzewał powolniejsze konie Glenarvana i Roberta, to też podążały za swym dzielnym przewodnikiem. Talkaj siedział na siodle, jak przykuty. Niekiedy tylko oglądał się poza siebie, aby nie stracić z oka Roberta i widocznie był zadowolony, widząc, jak chłopiec wybornie kieruje swym rumakiem. Brawo, Robercie, mówił Glenarvan. Talkajw jest z siebie zadowolony. Wyczytuje to z jego twarzy. Nie wiem czemu, milordzie. Że się tak wybornie trzymasz na koniu. O, tylko, że mocno siedzę i nic więcej, odpowiedział Robert, lecz rumieniec zadowolenia objął piękne jego lica. – To najważniejszy przymiot jeźdźca – rzekł Glenarvan. – Jesteś skromny, mój chłopcze, to dobrze, ale ja ci przepowiadam, że będziesz kiedyś chlubą sportu londyńskiego. – A cóż by na to powiedział mój ojciec, który chce, żebym był żeglarzem? – Jedno drugiemu nie przeszkadza, bo chociaż nie wszyscy kawalerzyści są dobrymi marynarzami, jednakże każdy marynarz może być dobrym jeźdźcem. Bujanie się okrętu na falach uczy dobrego trzymania się na nogach, a przeto i na siodle. Reszta łatwo się nabywa. Biedny mój ojciec, a jakże on ci podziękuje, milordzie, jeśli go ocalić zdołamy. Bardzo kochasz ojca, Robercie? O, bardzo, milordzie. On był dla nas tak dobry, o nas tylko myślał zawsze. Z każdej swojej podróży przywoził nam pamiątki ze wszystkich krajów, jakie zwiedzał. O, gdybyś go znał, jestem pewny, że kochałbyś go także. Maria bardzo jest do niego podobna. Jej głos łagodny i miły zupełnie przypomina mowę naszego drogiego ojca. Choć głos taki dziwny jest u marynarza, nieprawdaż? Zapewne, Robercie, odrzekł Glenarvan. Widzę go jeszcze, mówił dalej chłopiec, jakby mówiąc sam do siebie. Poczciwe nasze dzielne ojczysko. Gdy byłem mały, usypał mnie na kolanach starą szkocką piosenką o jeziorach naszego kraju. Dziś jeszcze niewyraźnie snuje mi się ta nuta w pamięci. Maria także niekiedy ją sobie przypomina. Ach, milordzie, nie wiem, czy dziś potrafiłbym go tak kochać. Zdaje się, że trzeba być małym dzieckiem, aby umieć tak bardzo kochać swego ojca. A dorosłem, aby go potrafić szanować, odpowiedział lord Edward wzruszony słowy wyrywającymi mi się z młodzieńczej duszy. W czasie tej rozmowy konie zwolniły biegu i szły stępa. Znajdziemy go, nieprawdaż? odezwał się znów Robert po chwili milczenia. Tak, sądzę, że powinniśmy go znaleźć, odrzekł Glenarvan. Talkhef już nas na ślad wprowadził, a ja ufam temu człowiekowi. To dzielny człowiek, ten Indianin, zauważył Robert. Niezawodnie. Wiesz co, milordzie? Cóż takiego? Masz samych zacnych ludzi przy sobie. Lady Helena, którą tak bardzo kocham. Major ze swoją powagą. Poczciwy kapitan Mangles. Uczony a zabawny Paganel i ci majtkowie z załogi Rankana. Tacy odważni i tak do ciebie przywiązani. Wiem o tem, mój chłopcze, znam ich wszystkich. A ty, milordzie, jesteś najlepszy ze wszystkich. O tem to już nie wiem, moje dziecię. Powinieneś wiedzieć, milordzie, odrzekł Robert, chwytając rękę Glenerwana i niosąc ją do ust z poszanowaniem. Lord Edward potrząsnął lekko głową. Rozmowę dalszą przerwał przewodnik, dający ręką znaki, aby pośpieszali. Czas to był bardzo drogi i spieszyć się wypadało, pomnąc na tych, którzy zostali. Przyspieszono biegu, lecz dla koni widocznie trudno już było biec dalej. Trzeba było dać im wypoczynek. Biedne stworzenia nie chciały nawet jeść podanej im suchej, wypalonej na słońcu lucerny. Glenarvan coraz bardziej się niepokoił. Jałowość gruntu nie zmieszała się bynajmniej, a brak wody mógł bardzo nieszczęśliwie sprowadzić następstwa. w nic nie mówił, sądząc zapewne, że dość będzie czasu, aby rozpaczać, gdy się pokaże, że głamini wyschła. Jeśli tylko rozpacz ma w ogóle przystęp do duszy Indianina, trzeba było ruszać dalej. Konie, z nagrane biczem i ostrogą, chcąc nie chcąc, musiały w dalszą wyruszyć drogę, ale szły krokiem bardzo powolnym. Talkejf mógłby ich wyprzedzić. Koń jego w przeciągu najwyżej kilku godzin byłby go zaniósł nad brzegi rzeki. Indianin myślał już może nawet o tem, ale nie chciał pozostawić swych towarzyszów wśród tej nagiej pustyni. Tałka drażnił i pienił się z niecierpliwości, postępując tak wolno, ale powstrzymywała go ręka wprawna pana, a tym bardziej jeszcze jego wyrazy. Talejf naprawdę rozmawiał ze swym koniem, którego rozumiał wybornie, chociaż nie odpowiadał. Jeździec nawzajem też pojmował swego konia. Zmyślne zwierzę, podnosząc łeb w górę, klaskało językiem, jakby smakując wilgoć napełniającą powietrze. Indianin ufał instynktowi swego konia i był pewny, że woda jest niedaleko. Zachęcał więc swych towarzyszy, tłumacząc im niecierpliwość swego konia. Ich konie, także rzecz zrozumiały, bo, odobywając ostatnich sił, pogalopowały za Patakończykiem. Około trzeciej godziny w niedalekim załamie ukazała się biała wstęga, w której drgał odblask jasnych promieni słonecznych. Woda! zawołał Glenarvan radośnie. Woda, woda, powtarzał mały Robert. Nie potrzebowali już popędzać koni. Biedne stworzenia poczuły w sobie ożywające siły i same uniosły ich pędem niepowstrzymanym. To też po kilku minutach stanęły u rzeki głamini i choć nieokiełznane, rzuciły się po piersi w płyn dobroczynny. Ach, jak to przyjemnie! mówił Robert, pijąc z chciwością. Bądź umiarkowany, chłopcze! radził Glanerwan, nie dając bynajmniej z siebie przykładu. Talkaj wpił pomału, ale długo. Myślałby kto, że całą rzekę wypije. Przyjaciele nasi, rzekł Glenarvan, nie doznają zawodu. Przybywszy tu znajdą obfitość czystej i smacznej wody, jeśli tylko Talkaif nie wypije wszystkiego. Czy nie można by wyjechać naprzeciw nim, zapytał Robert, oszczędzilibyśmy im kilka godzin męczarni i niepokoju. Zapewne, mój chłopcze, ale w czymże zanieść im wodę? Flaszki nasze pozostały przy Wilsonie. Lepiej już poczekać, jakieśmy się umówili. Miarkując, po czasie i licząc, że stępą jadą. Sądzę, że powinni zdążyć tu na noc. Przygotujmy więc raczej dla nich dobre posłanie i wieczerze. Talkejw, nie czekając propozycji Glenarvana, sam się domyślił i począł szukać miejsca wygodnego na spoczynek. Szczęśliwym trafem znalazł na brzegu rzeki miejsce z trzech stron ogrodzone dla stad, jakie tam przypędzono. A ponieważ towarzysze Talkejwa nie obawiali się spać pod gołym niebem, nocleg przeto był już zapewniony. Tymczasem strudzeni podróżni wyciągnęli się na słońcu, aby wysuszyć choć trochę odzienie wodą przesiąknięte. No, rzekł Glenarvan. Teraz, gdy już mamy miejsce na wypoczynek, pomyślmy o wieczerzy. Trzeba, aby nasi przyjaciele byli zadowoleni z kurierów naprzód wysłanych. Może by nieźle było popolować z godzinkę. Czy masz ochotę, Robercie? Owszem, odparł Robert, zwracając się ze strzelbą w ręku. Wybrzeża rzeki zdawały się być miejscem schadzki dla zwierzyny całego tego kraju. Stadami unosiły się w powietrzu musy, jarząbki czarne, siewki, zwane tam teru teru, Chrościele z żółtymi piórkami i kurki wodne o pysznej, zielonej barwie. Czworonożnej zwierzyny nie było widać, lecz z znakami pokazywał, że ukrywa się w gęstej trawie i zaroślach. Strzelcy zaledwie o kilka posunęli się kroków, a już mieli do czego strzelać i to do najgrubszej zwierzyny pampy. Zaczęły pomykać w ogromnych stadach sarny i głanaki, ale stworzenia te były tak lękliwe, że trudno je było na strzał podejść. Myśliwi zwrócili się zatem do zwierzyny mniej płochliwej, a równie jak tamta smacznej i pożywnej, tak, że w niedługim czasie ubili dwanaście sztuk kuropatw i ogromnych chrościeli. Talkaj ze swej strony był polowanie na rodzaj strusia, właściwego tylko Pampie i zwanego tam Nandu. Ponieważ ptak ten bardzo szybko bierze, Indianin przeto wprost na niego wypuścił swego konia i usiłował doścignąć go w pierwszym zaraz pędzie, gdyż inaczej Nandu zmęczyłby zanadto konia, częstym rzucaniem się na różne strony. Talkeyf zbliżywszy się na pewną odległość, z nadzwyczajną szybkością i bardzo zręcznie zarzucił lasso na strusia. W kilka minut potem olbrzymi ptak już leżał na ziemi. Patagonczyk schwytał go nie tylko dla samej przyjemności polowania. Nandu ma wyborne mięso, a Talkeyf chciał także przyłożyć się do wspólnej uczty. Powróciwszy do miejsca wypoczynku, podróżni zajęli się zaraz przyrządzaniem wieczerzy, której część zjedli z wielkim smakiem, popijając wyborną wodą, lepszą może w tej chwili od wszystkich win całego świata, a nawet od sławnej uskłebak, tak wysoko cenionej w całej Szkocji. Nie zapomniano ani o mających nadjechać towarzyszach, ani o koniach, którym podano świeżej trawy na pasze i na posłanie. Posiliwszy się, trzej podróżni, owinięcie w swe pącza, układali się na miękkiej trawie. Zwykłym posłaniu myśliwskiem w Pampie. 19. Czerwone wilki Nadeszła noc. Była to noc na Nowiu, podczas której księżyc niewidzialny jest dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Drogę rozjaśniało tylko słabe, niewyraźne światełko gwiazd. Na widnokręgu zachmurzonym niknęły konstelacje Zodiaku. Wody rzeki Głamini bez najmniejszego szmeru płynęły jak długa smuga oliwy rozlanej na płycie marmurowej. Ptaki, zwierzęta i płazy wypoczywały po dziennym trudzie. Cisza pustyni zaległa niezmierzoną przestrzeń pampy. Glenarvan, Robert i Dalkave ulegli powszechnemu prawu natury. Leżących na miękkiej trawie zmorzył sen głęboki. Konie zmęczone rozciągnęły się na ziemi. Jeden tylko tałka, jak prawdziwy rasowiec... Spał stojąc, w samym śnie nawet wspaniały, piękny, gotów wyskoczyć na pierwsze skinienie swego pana. Cisza zupełna panowała w ogrodzeniu i tylko węgle dogorywające ogniska powoli gasnąc rzucały ostatnie swe blaski, rozjaśniające chwilami ciemność milczącą. Jednakże około godziny dziesiątej, Indianin obudził się po śnie krótkim i utkwiwszy pod ściągniętymi brwiami oczy w punkt jeden, nastawił ucha w stronę stepu. Widocznie starał się zbadać dźwięk jakiś nieuchwytny. Wkrótce wyraz niepokoju wystąpił na jego twarz, zwykle tak nieruchomą. Czy odczuwał zbliżenie się włóczęgów indyjskich albo też jaguara i innych zwierząt niebezpiecznych rzadko spotykanych w sąsiedztwie rzek? Ostatnie przepuszczenie wydało mu się widać prawdopodobne, bo szybko rzucił okiem na nagromadzony zapas paliwa, a widząc, że ten nie na długo wystarczyć może zatrwożył się na samą myśl nadejścia dzikich bestii rozzuchwalonych ciemnością. Nie można było nic innego robić, jak tylko czekać. Talkejw oparł łokcie na kolanach, na dłoniach twarzy i wytężył wszystkie swe zmysły, jak człowiek, którego ze snu zbudziła nagła trwoga. Przeszła godzina. Każdy na miejscu Talkejwa byłby wobec zupełnej ciszy w powietrzu rzucił się na posłanie, lecz tam, gdzie obcy niczego się nie domyślał, instynkt wrodzony Indianina... Przeczuł i odgadł bliskie niebezpieczeństwo. Gdy tak czuwał bacznie, koń jego zarżał głucho i nozdrza wyciągnął, jakby coś wietrzył. Patagończyk podniósł się szybko. Tałka czuje nieprzyjaciela, rzekł sam do siebie i zaczął się rozglądać równinie. Cicho tam jeszcze było, ale nie zupełnie spokojnie. Talkaj dostrzegł cienie, ostrożnie przesuwające się przez gęstwinę trawy. Tu i ówdzie błyszczały jakieś jasne punkty, krzyżujące się w różnych kierunkach. Przelotne te gwiazdki można było wziąć za lampyry, owady fosforyczne. Tak gęsto w tamtych stronach, ukazujące się wśród nocy. Lecz Talcave nie omylił się. Wiedział on, z jakim ma do czynienia nieprzyjacielem. Nabił swój karabin i stanął na czatach, tuż przy ogrodzeniu. Niedługo czekał. Dziwny, okropny wrzask, będący połączeniem wycia i szczekania, rozległ się na pampie. Odpowiedział na niego był wystrzał z karabinu, po którym nastąpił hałas piekielny. Glenarvan i Robert, zbudzeni nagle, zerwali się z posłania. Co to jest? zawołał młody Grant. Czy Indianie? spytał Glenarvan. Nie, odpowiedział Tulkeith. To aguary. Robert spojrzał na Glenarwana i powtórzył zdziwiony: Aguary? Tak jest, mówił Glenarvan. Są to czerwone wilki pampy. Obaj pochwycili za broń i przyłączyli się do Indianina. Wskazywał o nim równinę, z której dochodziło okropne wycie. Robert mimowolnie cofnął się o krok. — Czy obawiasz się wilków, chłopcze? — zapytał Glenarvan. – Nie, milordzie — odpowiedział Robert głosem pewnym. — Zresztą przy tobie niczego się nie obawiam. — Tym lepiej. Aguary nie są to zwierzęta zbyt niebezpieczne i gdyby nie taka ich liczba, nie lękałbym się ich wcale. — Cóż to znaczy? — powiedział Robert. — Jesteśmy dobrze uzbrojeni. Niechaj się zbliżą — a będą dobrze przyjęte. Tak mówiąc, Glenarvan chciał uspokoić chłopca, ale naprawdę nie bez tajemnej trwogi myślał o tym wściekłym stadzie krwiożerczych zwierząt napadających w nocy. Bóg wie, ile ich tam było, może kilkaset, a przeciw takiej liczbie trudno było walczyć trzem ludziom, choćby nawet najlepiej uzbrojonym. Jak tylko Patagończyk wymówił wyraz Aguary, Glenarvan domyślił się zaraz, że jest to nazwa nadana czerwonym wilkom przez Indian. To zwierzę zwane przez naturalistów Canis Jabutus. Ma wzrost dużego psa, a głowę lisa. Sierść jego jest koloru czerwono cynamonowego a na grzbiecie ma czarną, długą grzywę. Bardzo jest lekkie, zręczne i silne. Mieszka zwykle w miejscach błotnistych i w pław ściga zwierzęta wodne. Noc wypędza je z kryjówki, w której śpi przez cały dzień. Najwięcej obawiają się go w osadach, gdzie chowają dużo bydła, bo ściśnięte głodem rzuca się na największe nawet sztuki i znaczne w stadach robi spustoszenia. Pojedynczo aguary nie są straszne, ale niebezpieczne jest spotkać się z wielką ich liczbą. Po wyciu rozlegającym się dookoła, po mnóstwie cieni przesuwających się w ciemności, Glenarvan poznał, że ogromna liczba czerwonych wilków zgromadziła się na wybrzeżu Głaminii. Czuły one tam pewną zdobycz, położenie więc było zatrważające. Tymczasem koło napastników ścieśniało się powoli. Konie zbudzone dawały oznaki największej trwogi. Tylko Tałka bił kopytem, usiłując zerwać swą uździenicę i gotów wybiec w pole. Talkaj uspokajał go ciągłym gwizdaniem. Glenarvan z Robertem bronili wdarcia się do ogrodzenia. Stojąc z bronią nabitą, gotowi byli dać ognia do wilków, gdy nagle Talcave ręką powstrzymał ich karabiny już wycelowane. Czego chce Talcave? spytał Robert. Zabrania nam strzelać, odpowiedział Glenarvan. Dlaczego? Może uważa, iż jeszcze nie potrzeba? Ważniejsza jednak przyczyna była powodem postępowania Indianina, a Glenarvan zrozumiał ją, gdy Talcave podnosząc swą ładownicę i przewracając ją, pokazał, że była próżna. Cóż z tego? rzekł Robert. To, że trzeba oszczędzać amunicji. Dzisiejsze polowanie kosztowało nas drogo, gdyż bardzo mało pozostało nam ołowiu i prochu. Może i na dwadzieścia nabojów nie starczy. Robert nic nie odpowiedział. Nie obawiasz się, Robercie? Nie, milordzie. Dobrze, mój chłopcze. W tej chwili znowu strzał się rozległ. Talcayf wpowalił nieprzyjaciela najzuchwalszego. Wilki posuwające się ścieśnionym szeregiem odstąpiły jakieś sto kroków. Glenarvan na znak indianina zajął jego miejsce, a Talcave, zebrawszy co prędzej cały zapas nagromadzonego paliwa, zniósł je na jedną kupę u wejścia i zapalił. Wkrótce łuna rozlała się po czarnym sklepieniu niebios. Przy blasku płomieni Glenarvan ujrzał niezliczoną chmarę wilków, z którą walczyć mieli. Widok ognia bardziej ich jeszcze rozdrażnił. Kilku zuchwalszych zbliżyło się do stosu gorącego i poparzyło sobie łapy. Wypadało strzelać od czasu do czasu dla powstrzymania tej hordy wyjącej. Po upływie godziny piętnaście trupów leżało rozciągniętych na łące. Oblężeni znajdowali się teraz w położeniu stosunkowo mniej niebezpiecznym. Dopóki starcza amunicji, dopóki ogień palić się będzie, można się było nie lękać napadu. Lecz co zrobić, gdy naraz zabraknie wszystkich tych środków odstraszania nieprzyjaciela? Glenarvan z uczuciem bólu spojrzał na Roberta. O sobie zapomniał już całkiem myśląc jedynie o tym chłopcu nad wiek swój odważnym. Robert był blady, lecz ani na chwilę z ręki nie wypuszczał strzelby i czekał uważnie na padu wilków rozdrażnionych. Glenarvan ochłonął tymczasem ze wzruszenia i z zimną już krwią zastanowił się nad położeniem. Za godzinę, rzekł, zabraknie nam prochu, ołowiu i ognia. Nie należy czekać tej ostateczności, ale przedsięwziąć coś stanowczego. Podszedł więc do Indianina i przy pomocy kilku słów hiszpańskich, jakie pamiętał, rozpoczął z nim rozmowę niekiedy strzałami przerywaną. Niełatwo im się było porozumieć. Na szczęście jednak Glenervan znał obyczaje czerwonych wilków, gdyby nie to, nie pojąłby z pewnością ani słów, ani gestów Patagonczyka. Po kwadransie zaledwie zdołał Robertowi wytłumaczyć odpowiedź Talkejwa na pytanie co do groźnego ich położenia. I cóż odpowiedział? Spytał ciekawie Robert. Powiedział, że bądź co bądź trzeba wytrzymać to oblężenie aż do dnia. Aguar wychodzi tylko w nocy, a obrzasku powraca do swojej kryjówki. To jest wilg nocny, stworzenie tchórzliwe, sowa czworonożna. A więc brońmy się aż do dnia! Tak jest, mój chłopcze: gdy nie będziemy mogli strzelbą, to bronić się będziemy nożami, a bronić się musimy koniecznie. Już Talkej wydał dobry przykład, bo ile razy wilk już zbliżał się do stosu płonącego, zawsze patagończyk dosięgał go przez płomienie kolbą i cofał już skrwawioną. Pomimo to środków obrony brakowało coraz bardziej. Około drugiej godziny po północy Talkej wrzucił na ogień ostatnią wiązkę chrustu, a nabojów pięć już tylko pozostało. Glenarvan z rozpaczą obejrzał się koła. Myślał o Robercie, o swych towarzyszach, o wszystkich, których kochał. Robert nic nie mówił. Może być, że jego żywej i pewnej siebie wyobraźni niebezpieczeństwo nie przedstawiało się ani tak wielkiem, ani tak rzeczywistym, jak było. Glenarvan, biorąc rzeczy rozważniej, obawiał się tej okropnej, teraz nieuniknionej już prawie perspektywy, że mogą być żywcem pożarci. Nie umiał zapanować nad swym wzruszeniem. Chwycił chłopca w objęcia, tulił go do serca, całował w czoło, a dwie duże łzy spłynęły mu po twarzy. Robert wzruszony tą dobrocią zawołał wesoło. Ja się nie obawiam, milordzie. Dobrze, moje dziecię, dobrze. Nie lękaj się niczego. Za parę godzin rozwidni się i będziemy ocaleni. Dobrze, w wybornie, mój dzielny patogończyku, dodał lord po chwili, gdy Indianin trupem położył dwa ogromne wilczyska, usiłujące gwałtem przedrzeć się przez ogień. Niemal jednocześnie ogień zaczął przygasać i lord ujrzał ogromne stado aguarów, Walące wprost na ogrodzenie. Zbliżało się rozwiązanie tego krwawego dramatu. Ognie nie było już czem podsytać. Jasność słabła powoli, równinę zaległa ciemność, a wśród niej błyszczały ślepie wilków. Jeszcze kilka tylko minut cała ta zgraja wpadnie na bezbronnych. Palka wystrzelił ostatni nabój, kładąc trupem jeszcze jednego nieprzyjaciela, Potem skrzyżował ręce, pochylił głowę na piersiach i zamyślił się głęboko. Czyżby szukał jakiegoś zuchwałego, niepodobnego do prawdy sposobu pozbycia się tej niebezpiecznej zgrai? Glenarvan nie śmiał go zapytać. W tej chwili nadeszła zmiana w napadzie wilków. Zdawało się, że odchodzą. Ogłuszające wycie ustało naraz. Głębokie milczenie zaległo równinę. Odchodzą. Być może, odpowiedział Glenarvan, pilnie przysłuchując się najmniejszemu szmarowi. Lecz Talcave jakby odgadując myśl jego, potrząsnął głową z niedowierzaniem. Dobrze wiedział, że zwierzęta nie porzucają tak łatwo pewnej zdobyczy, dopóki światło dzienne nie zapędzi ich do ciemnych kryjówek. Bądź co bądź, taktyka nieprzyjaciela zmieniła się widocznie. Nie usiłował on już zdobyć wejścia do ogrodzenia, ale nowe jego manewry większym jeszcze groziły niebezpieczeństwem. Aguary widząc, że wejścia broni ogień i żelazo obiegły dookoła ogrodzenie, usiłując zdobyć je od strony przeciwnej. Wkrótce usłyszano, jak pazurami drapały drewno na wpół przegniłe i już silne ich łapy, ich zakrwawione paszcze przeciskały się przez słupki nadwątlone. Konie wystraszone pozrywały uzdy i z trwogą szukały schronienia przy swych jeźdźcach. Glenarvan objął Roberta, gotując się bronić go do ostatka. Może nawet w myśli układał zamiar ucieczki, jakkolwiek niemożliwej, a tymczasem z oka nie spuszczał Indianina. Talkeev, jak dziki zwierz, obiegłszy dookoła ogrodzenia, zbliżył się nagle do swego konia, drżącego z niecierpliwości i zaczął go siodłać starannie, nie zapominając ani o jednym pasku, ani o jednej sprzączce. Zdawało się, że nie dba już teraz o zwiększające się coraz wycie wilków. Glenarvan patrzył na nie z przerażeniem. "Porzuca nas" zawołał, widząc Indianina chwytającego za cugle, jakby chciał wskoczyć na siodło. "Nie!" Rzekł Robert. To być nie może! W rzeczy samej Tallkeith nie chciał opuścić swych przyjaciół, ale ocalić ich poświęcając siebie. Tałka był gotów, żył wędzidło niecierpliwie, skakał, nie mogąc ustać na miejscu. Ogniste jego oczy rzucały błyskawice. Rozumiał swego pana. W chwili, gdy Indianin chwytał za grzywe konia, Glenarvan porwał go za rękę z konwulsyjną gwałtownością i wskazując na rozległą płaszczyznę z boleścią zapytał. Ty jedziesz? Tak, odpowiedział Indianin zrozumiawszy gest swego towarzysza. Potem oddał kilka wyrazów hiszpańskich, które znaczyły: Tałka, dobry koń, rączy. Pociągnie za sobą wilki. Ach, Talkeith! krzyknął Glenarvan. Prędzej, prędzej, powtarzał Indianin. A Glenarvan tymczasem drżącym ze wzruszenia głosem mówił do Roberta: Robercie, dziecię moje, co słyszysz? On chce się poświęcić dla nas. Chcę pędzić na koniu w pola, aby pociągnąć za sobą wściekłe wilki i od nas tym sposobem odwrócić niebezpieczeństwo. Przyjacielu, zawołał Robert, rzucając się do nóg Patagończyka. Przyjacielu, nie opuszczaj nas. Nie, rzekł Glenarvan, on nas nie opuści. A zwracając się do Indianina rzekł, wskazując na konie, jedźmy razem. Nie, rzekł Indianin zrozumiawszy znaczenie tych słów. Nie, liche bydlęta, wystraszone, tałka, dzielny koń. A więc rzekł Glenarvan, czekaj, Robercie, tulkejf cię nie opuści. Uczy mnie on, co zrobić powinienem, ja pójdę. On niech przy tobie zostanie. To mówiąc, pochwycił za cugle konia. Nie, odrzekł spokojnie Patagonczyk. Ja pojadę! krzyknął Glenarvan, wydzierając cugle Indianinowi. Ja pojadę, powtarzam ci, ocal to dziecię, powierzam ci je, tulkejf. Glenarvan w uniesieniu mieszał angielskie wyrazy z hiszpańskimi. Lecz cóż znaczy język w takich razach? W tak okropnym położeniu gesty mówią wszystko, a ludzie różnej narodowości rozumieją się z łatwością. Talkej w opierał się jednak, sprzeczka nie ustawała, a niebezpieczeństwo tymczasem wzmagało się co chwila. Już słupki i łaty nadbutwiałe trzeszczały pod zębami i pazurami wilków rozwścieczonych. Ani Talkej, ani Glenarvan ustąpić nie chcieli. Indianin odciągnął Glenarwana aż ku wejściu do ogrodzenia. Pokazywał mu płaszczyznę uwolnioną od wilków. Na migi dawał mu do zrozumienia, że nie było ani chwili do stracenia, że on sam tylko znał swego konia tak dobrze, iż potrafi dla dobra ogólnego skorzystać z jego przymiotów lekkości i rączności. Glenarvan uparł się i nie chciał ustąpić, gdy nagle uczuł się odepchniętym. Tałka podskoczył, wspiął się na tylnych nogach, a potem jednym susem przesadził ognisko i cały rząd zabitych wilków, a głos chłopięcy zawołał: „Niechcie, Bóg ma w swojej opiece, milordzie! Glenarvan i Talcave ledwie dojrzeli Roberta trzymającego się grzywy tałka, znikającego w ciemności. – Robercie, nieszczęsny! – zawołał Glenarvan, ale Indianin już nie dosłyszał tych wyrazów. Zagłuszyło je wycie okropne. Wilki rzuciły się w ślad za koniem pomykającym ku wschodowi z szybkością nieopisaną. Talcave i Glenarvan wyskoczyli z ogrodzenia. Na równinie cicho już było i zaledwie w oddali tylko dostrzec mogli ruchomy szereg posuwający się wśród ciemności. Glenarvan rzucił się na ziemię znękany, zrozpaczony i patrzył na Indianina uśmiechającego się z właściwym sobie spokojem. Tałka dobry koń, dzielny chłopiec umknie, powtarzał wciąż, potakując głową. A jeśli spadnie, rzekł Glenarvan. Nie spadnie, z pewnością. Pomimo tej ufności i spokoju patagończyka, lord Glenarvan noc spędził w najstraszliwszej trwodze. Zapomniał nawet o tym, że wraz z odejściem wilków przestało im grozić niebezpieczeństwo. Chciał pędzić za Robertem, lecz go Indianin powstrzymał, dając mu do zrozumienia, że konie ich nie wydążą, a tałka musiał wyprzedzić swych nieprzyjaciół, że niepodobna szukać Roberta. Otwartej z rana świtać poczęło, przezroczyste kropelki rosy osiadały na płaszczyźnie. Trawy podniosły się już pod wpływem pierwszych blasków światła dziennego. Już można było puścić się w drogę. Talcayf wyprowadził konie i zawołał – jedziemy! Glenarvan w milczeniu wskoczył na koń Roberta i wkrótce dwaj jeźdźcy pocwałowali w stronę wschodnią, trzymając się wciąż linii prostej, z której i towarzysze ich schodzić nie byli powinni. Tak przez godzinę blisko pędzili, szukając oczyma Roberta, obawiając się dostrzec, gdzie jego zwłoki skrwawione. Glenarvan niecierpliwie kłuł konia ostrygą. Nareszcie w powietrzu rozległ się huk strzałów, systematycznie po sobie następujących, jakby szereg sygnałów wywiadowczych. To oni! zawołał Glenarvan. Popędzili konie, nagląc je do szybkiego biegu i w chwilę potem złączyli się z oddziałem prowadzonym przez Paganela. Glenarvan krzyknął radośnie, spostrzegłszy Roberta żywego i zdrowego, siedzącego na grzbicie wspaniałego konia, który zarżał z radości, ujrzawszy swego pana. -Ach, moje dziecię, moje dziecię! zawołał Glenarvan z wyrazem czułości nieopisanej. Robert i Glenarvan zeskoczyli z koni i padli sobie w objęcia. Z kolei i Indianin przycisnął do piersi dzielnego syna kapitana Granta. Żyję, żyje! wołał Glenarvan. Tak, odpowiedział Robert. I to dzięki koniowi Talkewa. Patagonczyk nie czekał tej pochwały, aby podziękować swemu rumakowi. Rozmawiał z nimi, całował go, jak człowieka, a potem, zwracając się do Paganela i wskazując na Roberta, rzekł Zuch. A używając metafory indyjskiej, wyrażającej odwagę, dodał. Ostrogi jego nie zadrżały. Glenarvan, objąwszy rękę Roberta, mówił Dlaczegoś nie chciał mój chłopcze, abym ja lub Talkej spróbowali ci życie ocalić? Milordzie, odpowiedział chłopiec z wyrazem największej wdzięczności. Czyż nie ja to raczej poświęcić się byłem powinien? Talkeif już mi raz ocalił życie, a ty ocalisz mego ojca. 20. Równiny Argentyńskie Po przejściu pierwszej radości Paganel Austin Wilson Mulrady, słowem ci, którzy pozostali, oprócz jednego może Majora, spostrzegli się, że umierają z pragnienia. Na szczęście Głamini płynęła niedaleko. Puszczono się wtedy w drogę i o siódmej z rana cały orszak był już przy ogrodzeniu, do którego wejście zawalone było trupami wilków, świadczącymi o gwałtowności napadu i o dzielności obrony. Wkrótce podróżni, pokrzepiwszy się czystą i smaczną wodą, zasiedli do śniadania, jakiego nigdy może jeszcze to miejsce nie widziało. Polędwice ze strusia uznano za wyborną, a mięso pancernika upieczone w jego własnej skorupie rozkosznie łechtało pod niebienie. Byłoby to niewdzięcznością dla opatrzności Jeść z umiarkowaniem, mówił Paganel, trzeba jeść jak najwięcej. To też jadł ile się zmieściło, a jednak nic mu się nie stało dzięki przeczystej wodzie z głamini, która mu się zdawała znakomicie do trawienia pomocną. O dziesiątej z rana Glenerwan, nie chcąc powtarzać błędów Hannibala pod kapułą, dał znak do odjazdu. Zrobiono sobie zapas świeżej wody i pojechano. Konie, dobrze posilone, ochoczo stąpały i prawie ciągle drobnym szły galopem. W miarę jak się zwiększała wilgoć, okolica też była coraz żyźniejsza, chociaż zawsze pusta. Żaden wypadek nie zaszedł w ciągu 2 i 3 listopada, a wieczorem podróżni, znużeni już zupełnie trudami długiej podróży, rozłożyli się obozem na samej granicy Pampy z prowincją Buenos Aires. Ponieważ z zatoki Talcahuano wyjechali 14 października. Przeto w dwudziestu dwóch dniach zrobili 450 mil, to jest prawie dwie trzecie całej drogi. Na drugi dzień z rana przekroczyli granicę dzielącą równiny argentyńskie od pampy. Tamto spodziewał się talka i spotkać kacyków, w ręku których niepłonną miał nadzieję znaleźć kapitania Granta i dwóch towarzyszów jego niewoli. Z czternastu prowincji składających Rzeczpospolitą Argentyńską, Buenos Aires najobszerniejsza jest i najwięcej zaludniona. Granica jej dotyka do południowych terytoriów indyjskich pomiędzy 64 a 5 stopniem. Grunt jej nadzwyczajnie płodny, klimat bardzo zdrowy, a cała ta równina, ciągnąca się poziomo aż do gór Tandil i Tapalkuem, pokryta jest obficie trawami i roślinami krzaczastowarzywnymi. Od chwili opuszczenia okolic rzeki Głamini podróżni z wielką radością spostrzegali, że temperatura jest coraz milsza. Średnia jej wysokość nie przenosiła 17 stopni 100 stopniowego termometru, a to dzięki dość silnym i chłodnym wiatrom Patagonii, wciąż poruszającym atmosferę. Ludzie zatem i zwierzęta wypoczęli po tylu trudach, wycierpianych wskutek suszy i upału. Z ufnością i zapałem posuwano się naprzód, lecz pomimo wszystkich zapewnień Talkejwa, kraj zdawał się wcale niezaludniony, albo raczej wyludniony. Często od strony wschodniej dotykały drogi lub przecinały ją małe laguny, utworzone bądź przez słodkie, bądź przez słonawe wody. Nad ich brzegiem lub pod cieniem krzaków skakały lekkie strzyżyki i śpiewały wesołe skowronki w towarzystwie taugarów, pod względem barw o pierwszeństwo z kolibami walczących. Miłe te ptaszyny biły żwawo skrzydełkami, nie zważając na szpaki napastnicze, gromadnie latające. Na kolczastych krzakach, jak hamak kreola zawieszony w powietrzu, bujało gniazdo annubisów, a na wybrzeżach lagun stadami przechadzały się wspaniałe czerwonaki, rozwijając swe skrzydła płomiennej barwy. Gniazda ich kształtu stożkowato ściętego, wysokie na stopę, w tak znacznej znajdowały się ilości, że tworzyły jakby niewielkie miasteczko. Czerwonaki nie obawiały się bynajmniej podróżnych, z czego Paganel niezupełnie był zadowolony. Dawno już, mówił do majora, ciekaw byłem widzieć czerwonaka w locie. Cóż więc tego? Zapytał major. To, że ponieważ znajduję obecnie do tego sposobność, chcę z niej skorzystać. Korzystaj, panie Paganelu. Ja ci nie bronię. Chodź ze mną, majorze. Pójdź i ty, Robercie. Potrzebuję świadków. I Paganel z Robertem i majorem zwrócili się ku stado czerwonaków. Zbliżywszy się do nich na niewielką odległość, strzelił prochem, nie mając zamiaru zabić żadnego z tych ptaków. Całe stado zerwało się w górę, a uczony geograf przypatrywał się im bacznie przez okulary. – A co? – spytał majora, gdy już stado znikło. – Czy widziałeś je w locie? – Przecież nie jestem ślepy – zimno odrzekł Magnaps. – Czy uważałeś, że w locie podobne są do strzał nasadzonych piórami? – Bynajmniej tego nie spostrzegłem. – Ani ja – dodał Robert. – Byłem tego pewny – mówił uczony z zadowoleniem a jednakże najpyszniejszy ze wszystkich skromnych ludzi mój znakomity rodak, Chateaubrand, uczynił to nietrafne porównanie. Ach, bo widzisz, Robercie, porównanie jest to postać mowy najniebezpieczniejsza ze wszystkich. Strzeż się jej przez całe życie i uważaj chyba w nagłej ostateczności. Więc zadowolony jesteś ze swego doświadczenia? spytał major. Jak najzupełniej. I ja także, ale wróćmy do naszych koni, bo przez twego znakomitego szatebranda, o mile pozostaliśmy za naszymi towarzyszami. Dopędziwszy towarzyszów, zastał paganel glenarwana na żwawej rozmowie z Indianinem, którego zdawało się, że nie rozumie. Taltajw często się zatrzymywał i bacznie patrzył na widnokrąg, a na twarzy jego malował się wyraz niejakiego podziwienia. W braku tłumacza Glenarwan sam usiłował coś od niego się dowiedzieć, ale na próżno. Dlatego też jak tylko spostrzegł paganela, krzyknął z daleka. Pospieszaj, przyjacielu, bo nie możemy się w żaden sposób zrozumieć. Paganel przez kilka minut rozmawiał z pategończykiem, a potem rzekł, zwracając się do Glenarvana. Talcave zastanawia się nad faktem, rzeczywiście bardzo dziwnym. Jakimże to? Że nie znajduje tu ani Indian, ani nawet ich śladów na tych równinach, przez które zwykle przechodzą pędząc bydło skradzione, albo idąc do Andów, dla sprzedaży swych wyrobów, a szczególnie biczów ze skóry plecionych. I czemuż Talke w to przypisuje? Właśnie, że nie wie i sam się mocno temu dziwi. Ale jakichże Indian spodziewał się on tu znaleźć w tej części pampy? Właśnie tych, u których byli obcy niewolnicy, to jest krajowców pozostałych pod władzą kacyków Kalfukura, Katriel albo Jan Hetrus. Cóż to są za ludzie? Naczelnicy band, które byli wszechwładnymi przed trzydziestu laty, to jest przed wypędzeniem ich poza góry. Od tego czasu poddali się oni o tyle, o ile Indianin poddać się może, i włóczą się po równinach Pampy lub plądrują prowincję Buenos Aires. Dziwi się zatem teraz z Talejwem, że nie napotykamy żadnego do nich śladu tu właśnie, gdzie najwięcej trudnią się grabieżą. Cóż więc począć mamy? spytał Glenarvan. Zapytam zaraz, odrzekł Paganel i po krótkiej z rozmowie odświadczył. Oto, co nasz przewodnik mówi. I co mi się zdaje bardzo rozsądnym. Trzeba iść dalej na wschód, aż do portu Independance. A tam, jeśli nie otrzymamy wiadomości o kapitanie Grancie, to przynajmniej będziemy wiedzieli, co się stało z Indianami równiny argentyńskiej. A daleko jest stąd do fortu Independance? Zapytał Glenerwan. Nie bardzo. Leży on w górach Tandil, stąd nie więcej nad mil sześćdziesiąt. Kiedyś tam być możemy. Pojutrze wieczorem. Glenarvan bardzo był z tego niezadowolony. Trudno było przypuszczać nawet, że nie znajdą ani jednego indianina w pampie, gdzie ich zazwyczaj bywa za zanadto wielu. Jakaś szczególniejsza okoliczność musiała być powodem tego. Lecz najważniejsze było to, jeśli Harry Grant jest w niewoli u jednego z tych pokoleń, to gdzie uprowadzono go? Na północ czy na południe? Niepewność ta mocno trapiła Glenarwana. Trzeba było bądź co bądź trafić na ślad kapitana i koniec końców, na ten raz, najlepiej było usłuchać rady Talkewa i iść do wioski Tandil, tam przynajmniej była nadzieja powzięcia jakiejś wiadomości. Około czwartej godziny wieczorem na horyzoncie ujrzano niewielką wyniosłość, która w kraju tak płaskim za górę uchodzić mogła. Była to góra Tapalkwem, u stóp której podróżni rozłożyli się obozem na noc następną. Na zajutrz przejście przez górę odbyło się jak może być najłatwiej nie mogła ona w rzeczy samej stanowić jakiejś trudności dla ludzi którzy przeszli kordyliery Andyjskie konie nawet bardzo mało bieg swój zwolniły W południe podróżni przeszli około fortu Opustoszałego na Tapalkuem który był pierwszym pierścieniem łańcucha forteczek wzniesionych na całym wybrzeżu południowym dla obrony od napadu krajowych rozbójników Lecz z wielkim zadziwieniem Talkejwa nigdzie ani jednego Indianina nie napotkano. Tylko około południa trzech konnych, dobrze uzbrojonych, ukazało się z daleka na równinie. Przypatrywali się oni przez chwilę orszakowi podróżnych, lecz dostąpić do siebie nie dozwolili i uciekli z szybkością nadzwyczajną. Glenarvan nie posiadał się z gniewu. – To są gałcze – rzekł Patagonczyk, dając tym dzikim nazwisko, które było powodem sprzeczki majora z Paganelem. A, gaucze, powtórzył Magnaps. No, Paganelu, dziś, gdy nie mamy wiatru północnego, cóż myślisz o tych zwierzętach? Myślę, że wyglądają na tęgich bandytów i takimi być muszą, w rzeczy samej. Wyznanie to Paganela wywołało śmiech ogólny, na który on przecież nie zważał. Zawsze z powodów tych Indian zrobił jedno bardzo ciekawe spostrzeżenie. Czytałem gdzieś, że Arabowie mają w ustach dziwny wyraz dzikości, a w spojrzeniu ich łagodność i ludzkość się rozlewa. Otóż u dzikich Amerykan rzecz ta ma się zupełnie odwrotnie. Ci ludzie mają szczególnie złośliwe spojrzenie. Najbieglejszy fizjognomista nie potrafiłby lepiej scharakteryzować rasy indiańskiej. Na zlecenie Talkejwa postępowano w ściśnionym szeregu, bo jakkolwiek okolica pusta była zupełnie, trzeba się jednak było mieć na baczności, aby coś nie zaskoczyło niespodzianie. Na ten raz ostrożność okazała się zbyteczna. Tegoż samego dnia wieczorem obozowano na obszernym placu ogrodzonym, gdzie kacyk Katriel zgromadzał zwykle swoją ludność. Nigdzie tu nie znaleziono śladu świeżej bytności ludzi. Widocznie miejsce to od dawna już nie było odwiedzane. Nazajutrz podróżni w dalszą puścili się drogę. Niedługo spostrzeżono pierwsze estancjas, leżące najbliżej góry Tandil. Lecz Talejf postanowił nie zatrzymywać się tam i iść prosto do fortu Independance gdzie pragnął powziąć niektóre wiadomości, szczególnie zaś o przyczynie takiego opuszczenia kraju. Drzewa rzadko, gdzie od samych kordylierów napotykane, rosły tutaj dość gęsto i to przeważnie zasadzone już po przybyciu Europejczyków na terytorium amerykańskie. Były tam drzewa brzoskwiniowe, topole, wierzby i akacje, dziko, a bardzo szybko rosnące. Otaczały one zazwyczaj tak zwane korales, obszerne place kołami ogrodzone, gdzie stawiano bydło. Tam tysiącami pasły się woły, barany, krowy i konie, opatrzone znakami wyciśniętymi rozpalonym żelazem, strzeżone przez duże psy, bardzo czujne i złośliwe. Grunt słonawy, rozciągający się u stóp góry, wydaje obfitą paszę, chciwie przez bydło pożeraną, dlatego też miejsca te tak chętnie wybierane są na urządzenie tych stanowisk, pozostających zwykle pod zarządem starszego pasterza, który ma do pomocy tylu ludzi, ile tysięcy sztuk liczy jego stado. Ludzie ci prowadzą życie na wzór starożytnych pasterzy biblijnych. Stada ich są tak liczne, a może i liczniejsze nawet niż stada zapełniające niegdyś płaszczyzny Mezopotamii. Lecz pasterze ci nie mają rodzin i dlatego też posiadają wszystkie przywary i całe nieokrzesanie handlarzy wołów, a brak im zupełnie patriarchalności biblijnej. Paganel bardzo trafnie zwrócił na to uwagę swych towarzyszów i z tego powodu wywiódł nader zajmujące rozumowanie antropologiczno-porównawcze o różnych rasach ludzi, Czasem nawet zajął mocno zimnego majora. Przy tej sposobności, uczony geograf wskazał też na złudzenie optyczne spotykane zwykle na poziomych płaszczyznach. Entrancias z daleka podobne były do wysp dużych, a otaczające je to pole i wieżby zdawały się obijać w zwierciadle czystych wód, uciekających przed podróżnymi. Złudzenie było tak doskonałe i zupełne, że oko nie mogło do niego przywyknąć. W ciągu tego dnia, 6 listopada, napotkano po drodze wiele takich stacji, a nawet Saladeros, w których bydło dostatecznie już utuczone na bujnych pastwiskach, pada pod nożem rzeźnika i bywa solone. Pod koniec wiosny zazwyczaj rozpoczynają się te odrażające roboty. Ludzie zajmujący się soleniem chwytają wtedy na las co upasione woły, buchaje, krowy i barany, ciągną je do Saladeros, secinami zabijają i obdzierają ze skóry. Zdarza się nieraz, że buchaj stawia opór i nie da się prowadzić. Wtedy rzeźnicy zamieniają się w torreadorów i staczają ze zdziczałym zwierzęciem walkę zaciętą, w której dają dowody niepospolitej odwagi i zręczności. W ogóle szlachtuzy te bardzo nieprzyjemny sprawiają widok. Okolica zarażona jest niemiłymi i szkodliwymi wyziewami, a napełniona wciąż przerażającym rykiem nieszczęsnych ofiar na rzeź prowadzonych, szczekaniem psów i posępnym krakaniem ogromnych sępów argentyńskiej płaszczyzny. Tysiącami zlatują się one na krwawą ucztę złożoną z odpadków wyrzucanych przez rzeźników. W tej chwili Saladores były ciche i bezludne, bo nie była to pora do tych strasznych zapasów. Talcaife naglił do pośpiechu, bo chciał tego jeszcze wieczora przybyć do portu Independence. Konie szybko biegały wśród traw bujnie wyrosłych. Napotkano kilka małych wiosek, dobrze oszańcowanych i głębokiem obwiedzonych rowami. Oprócz tego w każdej z nich jeden dom opatrzony był wysokim tarasem, z którego mieszkańcy uorganizowali wojsko. Mogli się bronić strzałami od napadów włóczęgów i rabusiów. Glanerwan byłby tam może i znalazł wiadomości upragnione, ale najbezpieczniej było dojść do wioski Tandil. Nie zatrzymano się zatem, przebyto w pław rzekę Huesos, a o kilka mil dalej Hapalefu. Wkrótce też i konie zmęczone były od pierwszych pochyłości góry Tandil. A w godzinę później wioska ukazała się wśród ciasnego wąwozu, ponad którym sterczały zębate mury fortu Independance. Fort Independance. Góry Tandil wznoszą się na tysiące stóp ponad poziom morza. Jest to łańcuch pierwotny, to jest starszy od wszelkich stworzeń organicznych i metamorficznych, dlatego, że powstanie jego i wspólność zwolna dokonane były pod wpływem ciepła wewnętrznego. Powstał on z połączenia się mnóstwa półkolistych pagórków gnejsowych, pokrytych trawą. Obwód Tandil, biorący swe nazwisko od gór, zajmuje całą południową część prowincji Buenos Aires, a granicą jego jest stok, po którym ku północy spływają wszystkie rzeki biorące początek na pochyłościach gór. Obwód ten ma około 4000 ludności, a stolicą jest jego wioska Tandil, leżąca u stóp północnego grzbietu gór pod zasłoną fortu Independance bardzo szczęśliwie położona tuż nad ważną rzeką Chaplufu. Rzecz szczególna, o której wiedział uczony Paganel, wioska ta zamieszkana jest przez Basków francuskich i kolonistów włoskich. W istocie Francja najpierwsza posiadła swe osady w tej części prowincji La Plata. W roku 1828 Francuz P. założył tu fort Independence dla obrony kraju od częstych napadów dzikich Indian. Pomagał mu w tym przedsięwzięciu uczony Alcide Orbigny, który najlepiej poznał, zbadał i opisał wszystkie południowe kraje Ameryki Południowej. Wioska Tandil jest punktem bardzo ważnym. Za pomocą swoich galeras, to jest wielkich wozów zaprzężonych w woły, komunikuje się z Buenos Aires w ciągu 12 dni, a wskutek tego prowadzi handel dość ożywiony. Posyła bydło ze swych instancjas, solone mięso i bardzo ciekawe produkty przemysłu indyjskiego – jak materie bawełniane, tkaniny liniane, bardzo poszukiwane wyroby plecionej skóry i tym podobne. Dlatego też Tandil, nie licząc już pewnej liczby dość wygodnych i porządnych domów, ma nawet szkoły swoje i kościoły. Opowiedziawszy wszystkie te szczegóły swoim towarzyszom, Paganel dodał, że nie wątpi, iż w Tandil powezmą wiadomości tak upragnione, tem więcej, że w forcie zawsze znajduje się oddział Wojska Narodowego. Glenarvan kazał przeto umieścić konie w stajni dość przyzwoicie wyglądającej gospody, po czym wraz z Majorem, Paganelem i Robertem prowadzeni przez Talcaiva poszli do portu Independance. Po przejściu niewielkiej wyniosłości przybyli do bramy strzeżonej przez jednego tylko szyld wacha argentyńskiego, co dowodziło wielkiego niedbalstwa albo też nadzwyczajnej pewności. Kilku żołnierzy uczyło się musztry na stoku fortecy, Lecz najstarszy z tych żołnierzy miał może lat dwadzieścia, a najmłodszy nie więcej niż siedem. Słowem był to tuzin dzieci i młodych chłopców, nieźle się musztrujących. Mundur składał się z koszuli w prążki, w pasie przewiązanej paskiem skórzanym. O spodniach nie było i mowy, a lekkość tego kostiumu usprawiedliwiała zupełnie łagodność temperatury. Paganel powziął z tego dobre wyobrażenie o rządzie, który się nie rujnuje na niepotrzebne stroje i galony. Każdy z tych młodych chłopaków posiadał strzelbę bardzo ciężką i pałasz bardzo długi, jak na swój wzrost. Wszyscy mieli twarze ogorzałe, o rysach jakby rodzinnych, a nawet kapral, czy instruktor dowodzący nimi, także był do nich podobny. Musiało to być i było naprawdę dwunastu braci, maszerujących pod dowództwem trzynastego. Paganela nie dziwiło to bynajmniej, znał on statystykę argentyńską, wiedział, że w kraju tym przypada na każdą rodzinę przeszło po dziewięcioro dzieci – Lecz Glenarvan nie po to przyszedł do Fortu Independence, aby się przypatrywać ćwiczeniom wojskowych niedorostków lub zajmować się narodowością ich i pochodzeniem. Nie zważając przeto na wykrzykniki Paganela, prosił go, aby się zajął raczej powzięciem od dowódcy garnizonu potrzebnych wiadomości. Jeden z żołnierzy argentyńskich pobiegł do małego domku służącego za koszary, a w kilka minut potem sam komendant ukazał się we własnej osobie. Był to człowiek mający około pięćdziesięciu lat, silny, barczysty. Z miną wojskową, dużymi wąsami, kośćmi policzkowymi, mocno wystającymi, siwiejącym włosem i spojrzeniem surowym, przynajmniej jak się zdawało, przez gęste kłęby dymu, wydobywające się z jego fajki, osadzonej na krótkim cybuszku. Całą postawą przypominał Panganelowi ruchy i obejście się starych francuskich podoficerów. Talkajw przedstawił komendantowi lorda Glenarvan i jego towarzyszy. Przez cały ten czas komendant oka nie spuszczał z Paganela, który mocno tem zakłopotany chciał już zapytać o powód tak natarczywego przypatrywania się, gdy dowódca chwycił go za rękę bez ceremonii i po francusku zawołał z radością. Pan jesteś Francuzem, nieprawdaż? – Tak jest, odpowiedział Paganel. Ach, bardzo mi przyjemnie. Witaj, że miły gościu, witaj. Ja także jestem Francuz, dodał komendant, zepsutym akcentem, z siłą niepokojącą ściskając rękę uczonego. A to zapewne ktoś z twoich przyjaciół? Spytał major Paganella. Tak jest, z dumą odpowiedział geograf. Ma się przyjaciół we wszystkich pięciu częściach świata. I nie bez trudności, wydobywszy rękę z tej żywej, gniotącej ją śruby, wszedł już na dobre w rozmowę z komendantem. Glenarvan rad był już co najprędzej dowiedzieć się o tym, co go obchodziło, lecz wojak opowiadał swoją historię i nie tak łatwo było zatrzymać go w zapale. Widoczną było rzeczą, że dzielny ten człowiek dawno już musiał opuścić Francję, bo niełatwo wysławiał się językiem ojczystym. A chociaż nie zapomniał jeszcze całkiem wyrazów, to przynajmniej trudno mu było zestawiać je z sobą i łączyć w porządną, a zrozumiałą całość. Mówił tak prawie, jak mówią murzyni z kolonii francuskich. I rzeczywiście, jak wkrótce sami podróżni o tym się dowiedzieli, komendant Fortu Independance był sierżantem francuskim dawnym towarzyszem Parszepa. Od założenia fortu, to jest od roku 1828, nie opuścił go ani na chwilę, a obecnie sprawował z nim obowiązki komendanta z wielkim zadowoleniem rządu argentyńskiego. Był to, jak powiedzieliśmy, człowiek pięćdziesięcioletni, baskijczyk, nazywał się Manuel i Puaraguerre. W rok po przebyciu swoim do tego kraju sierżant Manuel naturalizował się, przyjął służbę w wojsku argentyńskim. I ożenił się z Indianką, która karmiła wtedy parę bliźniąt półrocznych, rozumie się, chłopców. Manuel nie pojmował innego stanu jak żołnierski i spodziewał się z czasem, przy Bożej Pomocy, dać Rzeczypospolitej całą kompanię młodych żołnierzy. Widziałeś ich, powtarzał, widziałeś, zuchy, dobrzy żołnierze! Jose, Juan, Miguel, Pepe. Pepe siedmioletni, a już umie odgryźć ładunek. Pepe, słysząc, że go chwalą wyciągnął się, stanął frontem. I sprezentował broń bardzo zręcznie. O, ten zajdzie daleko, z dumą dodał starszy sierżant, kiedyś będzie niezawodnie pułkownikiem lub brygadierem. Sierżant Manuel tak był zachwycony swym położeniem, że niepodobna było sprzeczać się z nim ani o pierwszeństwo rzemiosła żołnierskiego, ani o zaszczyty wojskowe czekające potomstwo jego w przyszłości. Był szczęśliwy, a jak powiedział Goethe, to, co nas czyni szczęśliwymi, nie jest złudzeniem. Cała ta historia trwała przeszło kwadrans z wielkim zadziwieniem Talkeywa, który nie mógł pojąć, jakim sposobem tyle słów może wyjść z jednej krtani. Nikt nie przerwał komendantowi, ale ponieważ każdy sierżant, choćby nawet francuski, musi nareszcie kiedyś przestać mówić, więc Emanuel, zaprosiwszy uprzejmie swych gości do mieszkania, umilkł w końcu Podróżni zgodzili się na przedstawienie ich pani Ipaguer, która im się wydawała bardzo dobrą osobą, jeśli to wyrażenie Starego Świata da się zastosować do Indianki. Gdy już spełniono wszystko, czego żądał zacny sierżant, wówczas z kolei on znów zapytał swoich gości, czemu zawdzięcza honor ich wizyty. Wypadało korzystać z takiego usposobienia. Paganel po francusku opowiedział mu całą tę podróż przez Pampę i w końcu zapytał o powód, dla którego Indianie kraj opuścili. Tak, tak. Nie ma nikogo, odpowiedział sierżant, wzruszając ramionami. Tak, rzeczywiście, ani psa nie zobaczysz. My sami siedzimy spokojnie z założonymi rękami, nie mając nic do roboty. Ale dlaczegoż to? Wojna. Wojna? Tak. Wojna domowa. Wojna domowa, powtórzył Paganel zdziwiony. Tak jest. Wojna pomiędzy Paragwajem a Buenos Aires, odpowiedział sierżant. Więc cóż z tego? – Wszyscy Indianie są na północy z generałem Flores, a włóczęgi i zbójcy rabują tymczasem. – A gdzież kacykowie? – Kacykowie są z nami. – Jak to? – Katriel? – Nie ma Katriela. – A Kalfukura? – Ani Kalfukury. – A Jan Hert? – Jan Herta też nie ma. Przy tej odpowiedzi zwrócił się do Talkejwa, który skinął głową na znak potwierdzenia – w samej rzeczy Talcayf czy nie wiedział, czy zapomniał o wojnie domowej dziesiątkującej obie części Rzeczypospolitej, dopóki się w nią nie wdała Brazylia. Indianie chętnie podtrzymują te walki wewnętrzne, w których zyskać tylko mogą na rabunku, a sierżant nie mylił się, podając za powód opuszczenia Pampy wojnę domową, prowadzoną podówczas w północnych prowincjach argentyńskich. Wypadek ten niszczył wszystkie zamiary Glenervana. Jeżeli Harry Grant był niewolnikiem kacyków, to w takim razie zapędzony jest przez nich obecnie aż do granic północnych. Gdzież go więc wtedy i w jaki sposób szukać? Czy wypadało próbować poszukiwań niebezpiecznych i prawie bezpożytecznych, zapędzając się do północnych krajów Pampy? Przedsięwzięcie to było zbyt ważne, by je można bez głębokiej rozpoczynać z rozwagi. Gdy tak strapieni podróżni spoglądali po sobie w milczeniu, Major tymczasem wypytywał sierżanta, czy nie słyszał o Europejczykach w niewoli u kacyków Pampy. Manuel zastanowił się chwilę, jakby sobie coś przypomniał, a w końcu rzekł: Tak, tak, słyszałem, rzekł wreszcie. Ach, zawołał radośnie Glenarvan, któremu zabłysł nowy promyk nadziei. Paganel McNabs, Robert i Lord Edward otoczyli sierżanta. Mów na Boga, mów prędzej, wołali pożerając go wzrokiem. Już będzie lat temu kilka, odpowiedział Manuel. Tak, tak, niewolnicy europejczykowie, ale ich nigdy nie widział. Kilka lat, przerwał Glenarvan. Mylisz się pan, wiemy przecież, kiedy się rozbiła Brytania, okręt, na którym płynęli. Było to w czerwcu 1862 roku. Nie ma więc jeszcze i dwóch lat. Och, więc, milordzie. To być nie może, zawołał Paganel. Upewniam was, że więcej. Było to przy urodzeniu się Pepe. Mówiono o dwóch ludziach. Nie, o trzech, odezwał się Glenarvan. Dwóch, powtarzam, odrzekł sierżant z naciskiem. Dwu szepnął Glenarvan zdziwiony. Mówiono o dwu Anglikach? Bynajmniej upierał się sierżant. Któż tu mówił o Anglikach? Był tam jeden Francuz i jeden Włoch. Tego Włocha pojusze zamordowali wtrącił Paganel. Tak, a Francuz uszedł, jak się później dowiedziałem. Uszedł zawołał mały Robert, którego życie zawieszone było na ustach sierżanta. Tak, uszedł z rąk Indian odrzekł Manuel. Wszyscy z podziwem patrzyli na Paganela z rozpaczą bijącego się w czoło. Ach, rozumiem, zawołał nareszcie. Rozumiem, pojmuję. Wszystko się teraz wyjaśnia. Ale my nic nie rozumiemy, rzekł Glenarvan niespokojny i zniecierpliwiony. Moi przyjaciele, mówił Paganel, biorąc za rękę Roberta, z boleścią wyznać wam muszę, że fałszywą poszliśmy drogą. To, co poczciwy komendant opowiada nam w tej chwili, nie tyczy się bynajmniej kapitana ale jednego z moich rodaków, którego towarzysz, Marco Vacello, rzeczywiście był przez pojuszów zamordowany. Chodzi tu, jak powiadam, o Francuza, który po kilkakroć towarzyszył tym okrutnym Indianom aż do brzegów Colorado, a który uszedł później szczęśliwie z ich rąk, zdołał powrócić do Francji, sądząc, iż idziemy śladem Harry Granta, wpadliśmy na ślad młodego ginarda. Wiadomość tę przyjęto w ponurem milczeniu. Błąd był widoczny. Glenarvan spoglądał na Talcave'a, a wzruszenie malowało się na jego twarzy. Indianin zwrócił się do sierżanta francuskiego i wypytywał go, czy nie słyszał o trzech Anglikach w niewole wziętych. Nie, nigdy nie słyszałem, odpowiedział Manuel. Mówiono by o tem w Tandil. Ja wiedziałbym z pewnością. Nie, to być nie może. Po tak uroczystym zapewnieniu Glenarvan nie miał już co robić w forcie Independance. Opuścił więc to miejsce wraz ze swoimi towarzyszami, podziękowawszy wprzód uprzejmemu sierżantowi za dobroć jego i gościnność. Glenarwana do rozpaczy przyprowadzał ten zawód. Robert szedł za lordem nic nie mówiąc, ale oczy miał łez pełne. Glenarwan nie miał go czym pocieszyć. Paganel rozmawiał sam ze sobą, machając rękoma. Major zacisnął zęby bardziej niż zwykle, a Talkej zdawał się być boleśnie dotknięty wstydem, że choć Indianin mógł zabłądzić i wejść na ślad fałszywy, jakkolwiek nikt nie myślał robić mu za to najmniejszego wyrzutu. Powrócono do gospody. Wieczerza była bardzo smutna. Rzecz pewna, że żaden z tych ludzi odważnych i pełnych poświęcenia nie żałował tylu trudów na poniesionych, ale raczej swoich błogich nadziei, rozwianych od jednego razu. I w rzeczy samej, czyż można się było spodziewać znaleźć kapitana Granta pomiędzy górą Tandil i morzem? Nie. Gdyby jaki niewolnik popadł w ręce Indian na wybrzeżach Atlantyku, sierżant Manuel wiedziałby o tym niezawodnie. Wypadek taki nie mógłby ujść baczności krajowców, prowadzących ciągły handel pomiędzy Tandilem a Carmen przy ujściu Rio Negro. Handlarze z płaszczyzny argentyńskiej wszystko wiedzą i nic zapewne w tajemnicy nie zachowują – nie pozostało zatem nic innego jak połączyć się co najrychlej z dankanem w umówionym miejscu przy Cypium Medano. Paganel zażądał od glenarwana dokumentu, na którego podstawie poszukiwania ich tak się nieszczęśliwie pobłąkały. Odczytał go z gniewem źle utajnionym. Szukał w nim nowych wskazówek, badał, czy wiadomość w nim zawarta dobrze była zrozumiana. Dokument przecież bardzo jest jasny i wyraźny, powtarzał Glenarvan. Dokładnie opisuje rozbicie się okrętu kapitana Granta i miejsce dostania się jego do niewoli. Nie! krzyknął geograf, uderzając silny pięścią w stół. Nie, nie i po tysiąc razy nie. Gdy Granta nie ma w Pampie, to nie ma go i w Ameryce. Więc gdzież jest? Ten dokument powinien nam to powiedzieć i powie, albo ja się nie nazywam Jakub Paganel. 22 Powódź. Przestrzeń 150 mil oddziela Fort Independence od wybrzeża Atlantyku. Około 60 mil francuskich. Gdyby się nie nadarzyła jakaś ważna, a nieprzewidziana przeszkoda, Glenarvan mógłby w ciągu czterech dni połączyć się z załogą Duncana. Lecz nie mógł się oswoić z tą myślą, że wraca na pokład bez kapitana Granta po bezskutecznych poszukiwaniach. Dlatego też następnego dnia nie on, ale major wydał rozporządzenia potrzebne do odjazdu. Zajął się osiodłaniem koni, odświeżeniem zapasów i ułożeniem marsz ruty. Dzięki jego czynności o ósmej godzinie z rana podróżni zjeżdżali już z okrytych murawą zboczy gór Tandil. Glenarvan, mając ciągle Roberta przy boku, jechał w milczeniu. Śmiały i stanowczy jego charakter nie pozwalał mu spokojnie przenieść tego przykrego zawodu. Serce biło mu gwałtownie, głowa pałała. Paganel także, nie w humorze, na wszystkie sposoby rozbierał wyrazy dokumentu, chcąc z nich wydobyć nowy jakiś szczegół lub objaśnienie. w milcząc, dozwolił koniowi iść po dług instynktu. Na majora niepowodzenie żadnego widocznego nie wywarło wpływu. Tomasz ostyni i jego majtkowie podzielali smutek i niezadowolenie swego pana. W pewnej chwili, gdy spłoszony zając przebiegł im drogę, przesądni szkoci spojrzeli po sobie. — Zły to znak — rzekł Wilson — tak twierdzą w naszych stronach, odpowiedział Malready. Co tam jest złe, nie może być dobrej tutaj, sentencjonalnie dodał Wilson. Około południa podróżni zjechali z gór i ujrzeli przed sobą obszerną równinę, ciągnącą się aż do morza. Co krok prawie napotykali czyste wody rzek, przeżynających tę żyzną krainę i ginących wśród bujnych pastwisk. Grunt odzyskiwał normalną swą poziomość jak ocean po burzy. Przebyto ostatnie góry pampy i już tylko monotonna łąka rozpościerała się przed końmi. Aż dotąd pogoda stale sprzyjała, ale tego dnia niebo przybrało pozór niepokojący. Poprzednie dni gorące nagromadziły w powietrzu wiele pary, która się teraz zebrała w ciężkie chmury zapowiadające deszcz ulewny. Prócz tego bliskość Atlantyku i zachodni wiatr stale tam panujący utrzymywały ciągłą wilgoć. Co zresztą okazywało się i z urodzajności ziemi i z tłustości jej pastwisk niezmiernych. Pogoda, choć pochmurna, dotrzymała wszakże do wieczora, a konie przebywszy przestrzeń czterdziestu przeszło mil zatrzymały się nad brzegiem głębokich kanadas, to jest jarów wypełnionych wodą. Nigdzie nie było najmniejszego schronienia. Okrycia podróżnych musiały im służyć i za namioty, i za kołodry. Noc przepędzono pod zachmurzonym i burzą grożącym niebem. Na szczęście jednak na groźbie się wszystko skończyło. Następnego dnia w miarę zniżenia się poziomu wody zaczęły występować widome ślady wód podziemnych, zewsząd się wydobywających. Wkrótce też drogę na wschód przeżynać poczęły to utworzone już to tworzące się dopiero stawy. Dopóki szło o te jary, wodą napełnione zbiorowiska wód dobrze ograniczone i niezarosłe, podróż szła bardzo dobrze, ale niebawem zaczęły się rozległe trzęsawiska zarosłe trawą i wodnym zielskiem. Niebezpieczeństwo stawało się wówczas dopiero jasne, gdy się na nie narażono. Niejedno stworzenie zginęło w tych roztopach. Robert, który się wysunął znacznie naprzód, wrócił pospiesznie, wołając, że spotkał las, w którym rosną rogi. Istotnie spotkano wkrótce ogromną przestrzeń, jakby usianą rogami, które należały do zatoniętych tam setkami wołów. i zwrócił na to uwagę podróżnych i ostrzegł, aby się mieli na baczności ze swymi końmi. Okrążono więc to uroczysko śmierci, mogące zadowolić najbardziej wymagające bóstwa starożytności. Kosztowało to podróżnych godzinę całą drogiego czasu. Talkaj z pewnym niepokojem spoglądał na okolice. Stawał często, wspinając się na strzemionach, a ponieważ był bardzo wysoki, mógł przeto wielki widnokrąg ogarnąć wzrokiem, lecz nie widząc nic, co by się objaśnić, mogło popędził konia dalej. Ujechawszy jeszcze mile, zatrzymał się znowu, a zbaczając z drogi, którą postępowali, odjeżdżał daleko, już to na północ, już na południe i wracał znowu, nie mówiąc słowem o tem, czego się obawiał lub czego pragnął. Postępowanie to, kilkakrotnie powtórzone, zaciekawiło Paganela i niepokoiło Glenarwana. Geograf przeto zaczął badać przewodnika. Talkajw odpowiedział, że dziwi go, iż równina wszędzie przesiąknięta jest wodą. Nigdy bowiem, jak pamięta i jak trudni się rzemiosłem przewodnika, nie zdarzyło mu się jechać po gruncie tak wilgotnym, bo nawet w porze wielkich deszczów prowincja argentyńska przedstawiała przejścia bezpieczne. — Jakaż przyczyna tej wzrastającej coraz bardziej wilgotności? — zapytał Paganel. — Nie wiem — odpowiedział Indianin. — A gdybym wiedział? — Czy górne rzeki wezbrane po deszczach nie wylewają nigdy? — Niekiedy. — A może i teraz? — Być może — odrzekł Talke. Paganel musiał poprzestać na tej pół odpowiedzi i powtórzył Glenarvanowi swoją rozmowę. – A cóż Talcave uczynić radzi? – zapytał Glenarvan. – Jechać co najprędzej – odpowiedział Indianin, zapytany przez Paganela. Łatwiej było radzić niż radę wykonać. Konie trudziły się nadzwyczajnie, postępując po gruncie uginającym się pod niemi. Grunt zniżał się coraz więcej. Była to kotlina, którą natychmiast zalałyby napływające wody – Trzeba więc było jak najśpieszniej przejechać te okolice, bo najmniejszy wylew zagrażał zamienieniem jego od razu w jezioro. Przyspieszono kroku, lecz nie skończyło się na wodzie, wydobywającej się z potnuk końskich. Około drugiej godziny lunął gwałtowny deszcz podzwrotnikowy. Zdawało się, że niebo otwarło swe stropy. Nie było sposobu ujść przed tym potopem. Na podróżnych ani jedna sucha nitka nie została, a z kapeluszy się lało, jak z rynien zapchanych. Konie bryzgały na podróżnych wodą. Roztrącaną kopytami. Podróżni byli we dwie wody wzięci i z góry i z dołu. Tak tedy przemokli, zziębnięci i znękani trudami przybyli wieczorem do bardzo lichej zagrody, gdzie zaledwie jako taką pomieścić się mogli. Nie było jednak w czym wybierać. Rozlokowali się przeto z wielką biedą w tej szopie opuszczonej, którą pogardziłby zapewne najuboższy nawet Indianin z pampy. Z niemałym trudem rozpalono trochę trawy, z której więcej było dymu niż ciepła. Deszcz lał jak cebra, a na głowę podróżnych spadały gęste krople, przez dach nadgniły. Malready i Wilson czuwali ciągle, aby powstrzymać wdzierającą się wodę i nie dopuścić do zalania ognia. Smutnie spożyto skromną i niezbyt posilną wieczerzę. Nikomu się jeść nie chciało. Jeden tylko major jadł ze smakiem, jako wyższy nad wypadki. Paganel, jako francuz, próbował nadrabiać żartami, ale jakoś mu nie szło. Zdecydował więc w końcu, że mu humor zamukł, nie było nic lepszego do roboty, jak iść spać. Noc jednak przeszła niespokojnie. Ściany schronienia trzeszczały ciągle i pochylały się za każdym silniejszym zachuczeniem wichru, za każdą mocniejszą falą. Jęczały biedne konie, stojąc na odkrytym powietrzu. Ludziom też nie o wiele lepiej było w ich schronieniu, ale znużenie pomogło i usnęli. Robert najpierw zmrużył oczy, oparwszy głowę na ramieniu Glenarwana. Niezadługo też reszta podróżnych zasnęła pod opieką Boga. I widać, że niebo w rzeczy samej opiekowało się nimi, bo noc przeszła bez wypadku. Tałka rozbudził ich mocnym rżeniem. Poczciwe zwierzę, jakby chcąc panów swych do obowiązku przywołać, uderzało silnie kopytem w ścianę ich schronienia. Umiało zastąpić swego pana w naleganiu do podróży. Posłuszni mu byli podróżni. Deszcz zmniejszył się nieco. Na ziemi jednak, zasyconej wodą, potworzyły się zalewy i jeziora niewiadomej głębokości – Paganel, badając swą mapę, nie bez słuszności może wnioskował, że dwie rzeki, Grande i Vivarota, do których zazwyczaj spływały wody tej płaszczyzny, musiały zlać się w tej chwili i płynąć korytem szerokiem na mil kilka. Niezbędny był pośpiech nadzwyczajny. On jedynie mógł ocalić od grożącego zalewu. Jak oko zasięgnąć mogło, nigdzie nie można było dojrzeć najmniejszej wyniosłości, a więc tę poziomą równinę woda bardzo szybko zalać mogła. Wypuszczono zatem konie, co się ustarczyło. Tałka szedł na i bardziej niż niektóre o niedołężnych płetwach zwierzęta zimnowodne zasługiwał na nazwę konia morskiego, skakał, jakby był w swoim żywiole. Nagle, około dziesiątej godziny z rana, tałka widocznie niepokoić się począł. Rozglądał się on często po niezmiernych płaszczyznach leżących w stronie południowej, rżał przeciągle nozdrzami, silnie wciągał powietrze i wspinał się gwałtownie. Talka i z trudnością go powstrzymywał. Piana z krwią pomieszana wskutek ściągania wędzidła okryła cały pysk biednego zwierzęcia, które jednak nie uspokajało się, a pan jego wiedział dobrze, że gdyby miało swobodę, uciekłoby co prędzej w stronę północną. Co się stało temu koniowi? Zapytał Paganel. Czego kąsają żarłoczne pijawki wód argentyńskich? Nie, odpowiedział Indianin. Czy obawia się jakiego niebezpieczeństwa? Tak, przeczuł niebezpieczeństwo. Jakie? Nie wiem. Jakkolwiek wzrok nie ostrzegał jeszcze o niebezpieczeństwie, które odgadł tałka wzrodzonym instynktem, ucho jednak mogło pochwycić jego objawy. Jakiś szmer głuchy, podobny do odgłosu dającego się słyszeć podczas przypływu morza, dochodził z spoza granic widnokręgu. Od strony morza dał wiatr, przesycony wilgocią i tumanami wody. Ptaki, ulatniając przed nieznanym sobie zjawiskiem szybko pryły powietrze. Konie do kolan brodzące w wodzie uczuwać poczuły pierwsze dotknięcie prądu. Niedługo potem, z odległości pół mili na południe, słyszeć się dały pomieszane ryki, beczenie, rżenie i wycie niezliczonych stad. W nieładzie i największym przerażeniu uciekających z szybkością nadzwyczajną. Wśród tumanu wodnistego, wywołanego ich biegiem, zaledwie poznać je było można. Sto najtęższych wielorybów nie potrafiłoby z większą gwałtownością wzburzyć fal oceanu. — Anda, anda! — wołał Talkej w silnym głosem. Co to jest? zapytał Paganel. Powódź! powódź! krzyczał Talkej, dając ostrogę swemu koniowi i zwracając go w stronę północną. Powódź! powtórzył Paganel i zwrócił się pędem z towarzyszami w ślad za rumakiem patagończyka. I dobrze się stało. Z odległości najwięcej jak pięciu mil angielskich na południe toczyła się wysoka i szeroka nawałnica, zamieniająca pola w ocean. Ogromne trawy niknęły jakby skoszone. Pęki mimo zrwane pędem spływały tworząc jakby wysepki. Woda przybierała coraz gwałtowniej. Zdawało się, że wszystkie rzeki pampy wystąpiły z brzegów i że nawet wody płynącej na północy rzeki Kolorado i płynącej na południu rzeki negro zlały się tutaj do jednego łożyska. Powódź postępowała z szybkością konia wyścigowego. Podróżni uciekali przed nią jak chmura wiatrem burzliwym pędzona. Oko na próżno szukało schronienia. Na widnokręgu niebo stykało się z wodą. Konie, przeczuwające niebezpieczeństwo. Pędziły szalonym galopem, a jeźdźcy zaledwie na siodłach utrzymać się mogli. Glenarvan często poza siebie się oglądał. Woda nas dościga, myślał z trwogą w duszy. Anda, anda! krzyczał Talkaj w całej siły. I bardziej jeszcze naglono zwierzęta nieszczęśliwe, którymi tak już z boków ostrygami poszarpanych krew płynęła obficie. Biedne koniska to potykały się często w jamach ziemi, to znów plątały się w zielskach a woda tymczasem wciąż przybierała, zapowiadając zbliżanie się straszliwej, pieniącej się fali. Przez kwadrans cały trwała ta ucieczka przed najstraszniejszym z żywiołów. Podróżni nie umieli obliczyć przestrzeni przebytej, która jednakże, sądząc po tak szybkim biegu, musiała być dość znaczna. Tymczasem konie, brnąc po piersi z ogromnym wysiłkiem, zaledwie posuwały się naprzód. Glenarvan, Paganel i Ostin byli pewni śmierci takiej, jaka na morzu spotyka rozbitków. Konie ich nie dostawały już niekiedy kopytami gruntu, a do zupełnego ich zatopienia dość było sześciu stóp wody. Niepodobno opisać trwogi tych ośmiu ludzi czujących swą bezsilność wobec walki z takim okropnym kataklizmem przyrody, pokonującym wszelką siłę ludzką. Ocalenie się nie od nich już zależało. W pięć minut później konie już płynęły. Sam prąd unosił je z nadzwyczajną gwałtownością, równą galopowi. To znaczy przeszło dwadzieścia mil angielskich na godzinę. Już wszelki ratunek zdawał się niemożliwym, gdy nagle major zawołał. Drzewo! Tam, tam! Potwierdził Talkej, ukazując palcem w odległości ośmiuset może sążni drzewo z gatunku olbrzymiego orzecha, wznoszącego samotnie swój wyniosły wierzchołek z pośród kawód. Wszyscy zrozumieli od razu, że drzewo to jedyną było dla nich nadzieją ratunku i bądź co bądź dostać się do niego wypadało koniecznie. Konie zapewne nie zdołały już tam dopłynąć, ale ludzie, pędzeni siłą prądu, mogli go dosięgnąć. W tej chwili koń Ostina zarżał głucho i znikł. Pan jego, uwolniwszy nogi ze strzemion, począł płynąć usilnie. — Uchwyć się za moje siodło! — wołał Glenarvan. — Dziękuję waszej dostojności — powiedział Ostin. — Mam silne ręce. — A twój koń, Robercie? — rzekł znów Glenarvan, obracając się ku młodej grantowi. Idzie, milordzie, idzie! Płynie jak ryba! – Baczność! – krzyknął major głosem grzmiącym. W tejże chwili bałwan potworny wysokości jakich stóp czterdziestu z niesłychanym szumem zwalił się na uciekających. Ludzie i zwierzęta znikli w odmęcie piany. Masa płynna, ważąca pewnie kilka milionów ton, porwała ich w swe objęcia. Gdy fala przeszła, ludzie wypłynęli na powierzchnię i zliczyli się szybko. Z koni oprócz tałki z siedzącym na nim panem wszystkie przepadły w otchłani. Śmiało, śmiało! – Powtarzał Glenarvan podtrzymując jedną ręką paganela, a płynąc drugą. Nie bój się, milordzie, odpowiedział zacny mędrzec. Idzie wybornie, a nawet nie gniewam się wcale. O co się nie gniewał, tego już nikt i nigdy nie mógł się dowiedzieć, gdyż resztę zdania szanowny geograf połknął wraz z kwartą morze wody znamulonej. Major jako wyborny pływak sunął spokojnie po wodzie. Majtkowie byli w swym żywiole. Poczciwy tałka unosił za sobą przyczepionego do jego grzywy Roberta, płynąc stale w kierunku drzewa, ku któremu prąd go unosił. Drzewo było już tylko o dwadzieścia najdalej sążni, i w kilka minut podróżni dostali się do niego. I w samą porę, bo gdyby nie to, znaleźliby niezawodną śmierć w falach, które dochodziły już do pierwszych pnia gałęzi. Tem łatwiej można było je pochwycić. Talkej, wporwawszy Roberta, wdrapał się za nim na drzewo pierwszy, a następnie wciągnął innych, już zbyt osłabionych. Lecz tałka uniesiony prądem fali oddalał się szybko. Zwracał on często głowę ku swemu panu, potrząsał długą grzywą i rżał, jakby wzywając jego pomocy. Opuszczasz to poczciwe stworzenie? spytał paganel Indianina. Ja? zawołał Tulkejw. To rzekłszy dał nurka i wypłynął dopiero o dziesięć sążni od drzewa. W chwilę potem trzymał już rękę na szyi swego wiernego rumaka i wraz z nim płynął ku zamuglonemu widnokręgowi północy. 23. ŻYCIE NA DRZEWIE Drzewo, na którym Glenarvan i jego towarzysze znaleźli schronienie, podobne było do orzecha z liści połyskujących i kształtu okrągławego. Rzeczywiście zaś był to tak zwany ombu, rosnący samotnie na równinach argentyńskich. Drzewo to pniu krzywym i ogromnym, do gruntu przytwierdzone jest tylko dużymi korzeniami, ale jeszcze i silnymi latoroślami, jakie z siebie wypuszcza. Dlatego też wytrzymało gwałtowność powodzi. Ten ombu miał wysokość około pięćdziesięciu łokci, a rzucał cień wokół siebie na sześćdziesiąt sążni. Całe to wiązanie gałęzi spoczywało na trzech grubych konarach wyrastających z wierzchołka pnia, mającego sześć stóp szerokości. Dwie z tych gałęzi sterczały prawie prostopadle, dźwigając ogromne z liści parasol, którego gałązki misternie, jakby ręką zręcznego koszykarza powiązane i pokrzyżowane, tworzyły schronienie prawie nieprzeniknione – Trzecia gałąź przeciwnie miała położenie prawie poziome ponad wodami szumiącymi, w których kąpały się jej listki najniższe. Przedstawiała ona jakoby wysunięty przylądek tej wyspy zieloności, otoczonej oceanem. Wewnątrz tego olbrzymiego drzewa było dość miejsca. Patrząc na ten ogrom gęsto rozrośniętych gałęzi, wzniesionych prawie pod obłoki i pnącymi się liściami splątanych w jedną całość. Przez którą się przeciskało światło słoneczne, można by powiedzieć, że pieni tego ogromnego ombu dźwigał las cały na sobie. Za przebyciem podróżnych, skrzydlaci mieszkańcy drzewa ulecieli na najwyższe rozgałęzienia, głośnymi krzykami protestując przeciw temu najściu ich mieszkania. Mnóstwo było tamtego ptactwa, szukającego także schronienia przed powodzią. Gdy zaś wzleciały w powietrze, zdawało się, że silniejszy powiew wiatru obnażał drzewo ze wszystkich jego kwiatów. Takie to skronienie znaleźli towarzysze dla Narwana. Młody Grant i zręczny Wilson wdrapali się zaraz na najwyższe gałęzie pośrodku zielonego sklepienia z liści utworzonego. Z tego wyniosłego punktu wzrok obejmował obszerny widokrąg. Ocean powodzią utworzony otaczał drzewo ze wszystkich stron. Na całej płaszczyźnie zalanej żadnych innych nie widać było drzew, prócz tych, które z korzeniami wyrwane płynęły, niosąc na siebie żywe zwierzęta szukające schronienia przed straszną klęską lub też szczątki zatopionych stat, gdy te wyratować się nie zdołały. W oddaleniu czerniał punkcik jakiś niewielki, który zwracał uwagę Wilsona. Był to Talcave i wierny jego koń, Tałka. – Talcave, Talcave, nasz przyjaciel! – wołał Robert, wyciągając ręce ku odważnemu Patagonczykowi. Da on sobie radę, panie Robercie. My zejdźmy do jego dostojności – w chwilę potem Robert Grant i Wilson szybko i zręcznie przebiegli trzy kondygnacje gałęzi i doszli do wierzchołka pnia, gdzie Glenarvan, Paganel, Major, Austin i Mulrady siedzieli na gałęziach w najrozmaitszych postawach. Wszyscy zgodzili się na to, że się Indianin wyratuje, i jedną tylko mieli wątpliwość: kto kogo ocali, czy koń jeźdźca, czy jeździec konia? Położenie tych, którzy się schronili na drzewie, było gorsze. Wprawdzie ombu mógł wytrzymać parcie prądu, jednak powódź wzmagająca się ciągle mogła dosięgnąć i najwyższych gałęzi. Glenarvan kazał urządzić miarkę z drzewa, nacinaną karbami, na której obserwował wciąż wznoszące się wody. Woda jednak przestała już przybierać i to było już pociechą. A teraz cóż zrobimy? zapytał Glenarvan. Uścielimy sobie gniazdko odrzekł wesoło Paganel. Co za gniazdko? odezwał się Robert. Zwykłe gniazdko, mój chłopcze, tak. Ulepimy sobie gniazdko i zacznijmy żyć po ptasiemu, gdy nie możemy żyć jak ryby w wodzie. Dobrze, rzekł Glenarvan, ale któż naszym dziobkom dostarczy pożywienia? Ja! odpowiedział magnates. Wszystkich oczy zwróciły się na majora, który siedząc rozparty wygodnie w krześle naturalnym utworzonym przez dwie giętkie gałęzie podawał jedną ręką swoje sakwy przemokłe, wprawdzie, ale dobrze wypchane. Ach, majorze, zawołał Glenarvan, uwielbiam twą przytomność umysłu. Pamiętasz o wszystkim, w takich nawet chwilach, gdy o wszystkim zapomnieć wolno. Skoro postanowiliśmy ocalić się od zatopienia, odpowiedział major, to zapewne nie dlatego, aby umrzeć z głodu. Ja bym także był o tym pomyślał, rzekł naiwnie Paganel, ale jestem tak roztargniony. Cóż zawierają te sakwy? Zapytał Tomasz Ostin. Żywność dla siedmiu ludzi na całe dwa dni, odpowiedział Magnaps. Wybornie, wybornie, powtarzał Glenarvan. Spodziewam się, że do jutra woda znacznie opadnie. Albo też, że znajdziemy sposób wydostania się na ląd suchy, dodał Paganel. Przede wszystkim, więc zabierzmy się do śniadania. Osuszywszy się jednak w przódy – zauważył major. A skąd wziąć ognia? Trzeba rozniecić, odrzekł Paganel. Gdzie? Na wierzchołku pnia, z usłych gałęzi, które poobcinamy z drzewa. Ale skąd dostać ognia? pytał Glenarvan. Nasza chupka podobna jest do gąbki wodą nasiąkniętej. Obejdziemy się bez hubki, oświadczył Paganel. Trochę mchu suchego, jeden promyk słońca sprowadzony za pomocą soczewki wyjętej z mojej lunety, a zobaczycie przy jakim to ja się ogrzewam ogniu. Kto idzie pod drzewo do lasu? Ja! Zawołał Robert i wraz z Wilsonem znikli pomiędzy gęstwiną gałęzi, jak dwa młode koty. Paganel tymczasem nazbierał dostateczną ilość mchu suchego, który z łatwością zapalił za pomocą soczewki. Podłożywszy naprzód liści mokrych, aby się drzewo od płomieni nie zajęło. Wkrótce też Robert z Wilsonem dorzucili do ognia dość sporą wiązkę uzbieranego chrustu. Buchnął ożywczy płomień z tego kominka zaimprowizowanego. Ludzie strudzeni poczęli się suszyć, a poncza ich porozwieszane na gałęziach drzewa bujały za każdym wiatru poruszeniem. Posilono się potem śniadaniem, nie zapominając jednego jutrze, bo zapasy były nader skromne, a wody mogły nie opaść tak prędko, jak się spodziewał i pragnął Glenarvan. Ombu nie wydawał żadnego owocu, ale za to w licznych gniazdach znajdujących się na nim zdobyto mnóstwo jaj i piskląt wszelkiego gatunku ptactwa, co było nabytkiem nader pożądanym. W przewidywaniu dłuższego pobytu w tym przemusowym schronieniu trzeba było pomyśleć o wygodniejszym jego urządzeniu. Ponieważ kuchnię i pokój jadalny mamy na dole, mówił Paganel, sypiać przeto będziemy na pierwszym piętrze. Dom jest obszerny, komorne, niedrogie – nie ma sobie czego żałować. Tam w górze sama natura przygotowała kołyski, w których przywiązawszy się dobrze, spać możemy jak w najlepszym łóżku. Obawiać się też nie ma czego, bo jest nas bowiem tylu, że odeprzeć potrafimy każdy napad Indian lub innych dzikich zwierząt. Tylko nam broni brakuje, rzekł Tomasz Austin. Mam moje rewolwery, odpowiedział Glenarvan. Na cóż się one przydadzą, zauważył Tomasz Austin, skoro pan Paganel nie umie fabrykować prochu. To jest zbyteczne, rzekł Macnabs, pokazując swoją ładownicę w jak najlepszym stanie. Skądże to masz, majorze? spytał Paganel. Od Talkeiva. Pomyślał on zapewne o tym, że proch może nam się przydać i oddał mi go, nim rzucił się do wody na ratunek swego rumaka. Szlachetny i dzielny człowiek z tego Indianina, zawołał Glenarvan. Zapewne, dodał Tomasz Ostin. Jeśli wszyscy tutajsi mieszkańcy są tacy jak on, to uwielbiać należy Patagonię. Jak daleko jesteśmy od Atlantyku? Spytał major. Najdalej o czterdzieści mil, odrzekł Paganel. A teraz, kochani przyjaciele, ponieważ każdemu wolno jest robić, co mu się podoba, pozwólcie przeto, że opuszczę was na chwilę. Radbym sobie tam na samym wierzchołku urządzić obserwatorium, z którego przy pomocy mej lunety mógłbym was ciągle uwiadamiać o tym, co się dookoła nas dzieje. Nikt nie sprzeciwiał się uczonemu geografowi, który bardzo zręcznie drapiąc się z gałęzi na gałąź, zniknął wkrótce poza gęstą zasłoną liści. Towarzysze jego zajęli się wtedy urządzeniem i przygotowaniem łóżek. Robota była niedługa i łatwa. Bo ani kołder nie trzeba było przysposabiać, ani mebli ustawiać. Wkrótce też wszyscy powrócili do ogniska. Zaczęła się rozmowa, ale już nie o położeniu obecnym, które bądź co bądź cierpliwie znosić było trzeba. Tym razem powrócono do niewyczerpanego przedmiotu rozmowy o losie kapitana Granta. Jeśli wody opadną i ustąpią, to Duncan za trzy dni ujrzy podróżnych na swym pokładzie, ale nie będzie tam biednych rozbitków, Granta i jego dwóch majtków. Teraz nawet po owem bezskutecznym przejściu Ameryki zdawało się, że wszelka nadzieja odszukania ich stanowczo jest już stracona. Gdzież bowiem nowe zwrócić poszukiwania? A z drugiej znowu strony, jakże odjąć całkowitą nadzieję Lady Helenie i Marii Grant, niecierpliwie oczekującym na pomyślne wiadomości o losie wyprawy? Biedna moja siostra, rzekł z westchnieniem Robert, wszystko już dla nas stracone. Glenarvan po raz pierwszy nie znalazł ani jednego słówka pociechy, bo jakąż nadzieję mógł robić biednemu dziecku, gdy ze swej strony uczynił wszystko, co mógł, idąc za wskazówkami dokumentu z najściślejszą skrupulatnością. A jednakże, mówił, ten 37. równoleżnik nie jest bynajmniej cyfrą urojoną. Czy się tyczy miejsca rozbicia statku, czy też miejsca niewoli Granta trudno odgadnąć, mimo to zaznaczony jest jak najwyraźniej. Wszystko to prawda, odpowiedział Tomasz Austin, a jednak poszukiwania nasze całkiem się nie powiodły. Gniewa mnie to i do rozpaczy doprowadza, zawołał Glenarvan. Gniewać może, na to się zgadzam, rzekł Magnab powolnie, ale desperować i tracić nadziei nie ma czego. Właśnie dlatego, że widzieliśmy i odczytaliśmy tę cyfrę niezaprzeczoną, wypada do końca wyczerpnąć wszystkie jej wskazówki. Nie rozumiem cię, majorze, odparł Glenarvan. Cóż przeto pozostaje nam uczynić? – Rzecz bardzo prostą i logiczną, mój kochany Edwardzie. Gdy się dostaniemy na pokład Duncana, pozostawimy przylądek na wschód od nas, a płyńmy znowu w kierunku tego trzydziestego siódmego stopnia, choćby nam przyszło dojechać do punktu, z któregośmy wypłynęli. – Sądzisz więc, majorze, iż o tym już nie myślałem? – odrzekł Glenarvan. – Owszem, mało sto razy, ale jakąż tu mamy szansę powodzenia? Opuścić ląd Ameryki nie jest, że to oddalić się od miejsca, które nam wskazuje sam Harry Grant nie jest, że to odsunąć się od Patagonii, tak jasno i wyraźnie w dokumencie nazwanej. Chcesz więc na nowo rozpocząć poszukiwania Twe w Pampie? Spytał major. Kiedy nie mamy pewności, czy Brytania uległa rozbiciu na brzegach Oceanu Spokojnego, czy na wybrzeżach Atlantyku? Glenarvan nic nie odpowiedział. A jakkolwiek słaba jest szansa odnalezienia kapitana Granta, gdybyśmy podążyli w kierunku równoleżnika przezeń wskazanego, czyż nie powinniśmy próbować? Nie zaprzeczam temu, odrzekł Glenarvan. A wy, moi przyjaciele? Dodał Major, zwracając się do marynarzy. Czy nie podzielacie mego zdania? Zupełnie, odpowiedział Tomasz Austin, a Malrady i Wilson odpowiedź te potwierdzili niemem skłonieniem głowy. Słuchajcie, moi przyjaciele. Rzekł znowu Glenarvan po chwili namysłu. Ty szczególniej, Robercie, uważaj dobrze, bo rozmowa ta jest bardzo dla nas i dla ciebie ważna. Zrobiłbym wszystko dla odszukania kapitana Granta. Wziąłem się do tego i życie bym własne poświęcił, gdyby tego była potrzeba. Cała Szkocja połączyłaby się ze mną, aby ocalić życie człowieka, który z siebie ofiarę zrobił dla sławy swojej ojczyzny. Ja sam jestem tego przekonania, że chociaż słabą mamy nadzieję. Powinniśmy jednak świat cały opłynąć dokoła, pilnując się wskazanego nam 37 równoleżnika. Powinniśmy, powtarzam, zrobić to i zrobimy. Lecz nie o to chodzi jedynie. Ważniejsze nierówne nastręcza nam się pytanie, czy powinniśmy stanowczo i tak zaraz zaniechać wszelkich dalszych poszukiwań na lądzie amerykańskim? Kwestia tak kategorycznie postanowiona pozostała bez odpowiedzi. Nikt nie śmiał się odezwać. Cóż wy na to? pytał Glenarvan, zwracając się głównie do Majora. Mój kochany odwardzie, odrzekł McNabs, na wielką można się narazić odpowiedzialność, odpowiadając ci tak lub nie. Tu potrzeba namysłu, przede wszystkim chciałbym wiedzieć, przez jakie miejsca przechodzi 37 stopień szerokości południowej. To już jest rzecz Paganela, odrzekł Glenarvan, spytajmyż go zatem. Uczony geograf ukrył się cały w gęstwinie liści. Trzeba go było wołać. Paganel, Paganel! krzyknął Glenarvan. Jestem, odpowiedział głos z góry. Gdzie jesteś? W mojej wieży. Co tam robisz? Badam niezmierzony widnokrąg. Czy możesz zejść na chwilę? Jeśli mnie potrzebujecie? Tak. Na no co? Chcemy się od ciebie dowiedzieć, przez jakie kraje przechodzi 37 równoleżnik. Nic łatwiejszego. Odpowiedział Paganel. Nie potrzebuję nawet schodzić na dół, aby wam to powiedzieć. Słuchamy. Opuszczając Amerykę, 37. Równoleżnik Południowy przeżyna Ocean Atlantycki. Cóż dalej? Po drodze spotyka wyspy Tristan da Cunha. Dobrze. Przechodzi o dwa stopnie na południe od przylądka Dobrej Nadziei. A potem biegnie przez Ocean Indyjski. Następnie dotyka wyspy Świętego Piotra z gromady wysp amsterdamskich. Przeżyna Australię w prowincji Victoria. A dalej? Wychodząc z Australii. Nie dokończył tego zdania. Czy wahał się uczony geograf, czy też nie wiedział może ani jedno, ani drugie. Nagle z wierzchołka drzewa dał się słyszeć krzyk przeraźliwy, gwałtowny. Glenarvan i jego towarzysze zbledli, spojrzawszy po sobie. Czyby nowa jaka groziła im katastrofa, czy też biedaczysko Paganel spadł może z drzewa? Już Wilson i Malrady spieszyli mu na pomoc, gdy ukazał się długi korpus uczonego geografa. Paganel zsuwał się z gałęzi na gałąź, nie mogąc rąk o nic zaczepić. Czy żył jeszcze, czy też był już martwy? Trudno odgadnąć, ale z pewnością byłby wpadł do wody, gdyby go major nie pochwycił i nie powstrzymał silną ręką. Bardzo ci dziękuję, majorze! zawołał uratowany. Cóż to jest? Co ci się stało? pytał major. Czy nowe jakie roztargnienie? Tak, tak powtarzał Paganel głosem ze wzruszenia stłumionym. Tak! Roztargnienie, fenomenalne tym razem. Nic nie rozumiem, Paganelu. Omyliliśmy się, mylimy się jeszcze, mylimy się ciągle. Wytłumacz się jaśniej. Lordzie Glenarvan, majorze, robercie, przyjaciele moi! wołał Paganel: Powiadam wam, że jesteśmy w błędzie, bo szukamy kapitana Granta, gdzie go nie ma. Co to ma znaczyć? pytał zdumiony Glenarvan. Tak jest, powtarzam raz jeszcze, że nie tylko nie ma go tu, ale nawet nigdy tu nie był. 24. Jeszcze życie na drzewie. Słowa te zdziwiły wszystkich. Co Paganel przez nie rozumiał? Czy rozum stracił? Jednakże mówił z taką pewnością, że oczy wszystkich zwróciły się na Glenarvana. Twierdzenie to Paganela było pośrednią odpowiedzią narzucone przez lorda zapytanie. Glenarvan wszakże poruszył przecząco głową, lecz Paganel, umiejący panować nad sobą, spokojnym głosem w te odezwał się słowa: Tak, tak, przyjaciele moi, pomyliliśmy się w naszych poszukiwaniach. Wyczytaliśmy w dokumencie to, czego tam wcale nie ma. Wytłumacz się jaśniej, Paganelu, rzekł major, nikt cię nie rozumie. To rzecz bardzo jasna, majorze kochany. Byłem w błędzie jak wy. Z wami razem byłem w błędzie aż dopiero przed chwilą. Gdym odpowiadał na wasze pytania z wysokości tego drzewa i zatrzymałem się na wyrazie Australia. Błyskawica rozświeciła mój umysł i. Jak to? zawołał Glenarvan. Więc utrzymujesz, że Harry Grant. Utrzymuję, odpowiedział Paganel, i przekonany jestem, że wyraz Austral znajdujący się w dokumencie, nie jest wyrazem całkowitym, tak jak sądziliśmy dotąd, ale że jest tylko początkiem wyrazu Australie Australia. To byłoby dziwne, rzekł major. Dziwne? Zawołał Glenarvan, wzruszając ramionami. Nie dziwne, ale po prostu nieprawdopodobne. Nie widzę w tem nic tak nadzwyczajnego i niepodobnego do prawdy. Jak to? Spytał żywo Wobec tego dokumentu śmiesz twierdzić, że Brytania mogła się rozbić na wybrzeżach Australii? Jestem tego pewny, śmiało odrzekł Paganel. Doprawdy, Paganelu, powiedział lord Glenarvan, dziwi mnie, że coś podobnego mogło wyjść z ust sekretarza Towarzystwa Geograficznego. A to dlaczego? Spytał urażony do żywego geograf. Bo jeśli przypuszczam możliwość wyrazu Australia, to przypuszczam zarazem, że w niej mogą się znajdować Indianie, co jest rzeczą przynajmniej dotąd nigdy jeszcze nie Paganel uśmiechnął się na ten argument, jakby z góry był nań przygotowany i bez namysłu odpowiedział. Kochany lordzie, nie triumfuj jeszcze, bo pobijecie cię z kretesem, choćby tylko dla pomszczenia się nad Anglikami w imieniu całej Francji za porażki, które kiedyś nas pod kresji i językur poniesione. I owszem, i owszem, kochany Paganelu, pokonywaj twych nieprzyjaciół. Słuchaj więc, w tekście dokumentu nie ma wyrazu Indianin, tak samo jak nie ma Patagonii. Niedokończony wyraz Indii znaczy indigenes, krajowcy, a przecież na to zgodzić się musisz, że i w Australii są krajowcy. Glenarvan ze zdumieniem spoglądał na Paganela. Brawo, brawo, masz słuszność, czcigodny sekretarzu. Czy zgadzasz się Milordzie, na takie pojmowanie dokumentu? Zgodzę się, jeśli mnie przekonasz, że początek wyrazu gonie nie odnosi się do Patagonii. Z pewnością nie, zawołał Paganel. Nie ma i nie może być tu mowy o Patagonii. Czytaj to i zrozumiesz jak chcesz. Byle nie Patagonie. Jakże więc? Kosmogonie, teogonie, agonie. Agonie, męczarnia, to może być najwłaściwsze, zawołał major. Wszystko mi jedno, odpowiedział Paganel. Wyraz ten czy ów żaden nie ma tu wartości. Nie będę nawet dochodził, co on tu może mieć zaznaczenie. Główna rzecz jest to, że Austral oznacza Australię. I nie pojmuję nawet, jak mogliśmy od razu tego nie wiedzieć. Gdybym ja znalazł dokument, albo gdybyście mnie nie obałamucili waszym tłumaczeniem, nigdy bym nie pojmował inaczej. Ostatnie wyrazy Paganela przejęte były żywym oklaskiem, podziękowaniami i wyrazami uznania przez wszystkich. A szczególnie przez Roberta, w którego duszy nadzieja znowu odżyła. Jeszcze jedną pozwól sobie zrobić uwagę, rzekł Glenarvan, a i ja uchylę czoła przed Twą bystrością naukową. Słucham cię, milordzie. Jak zestawisz te wyrazy na nowo przez Ciebie tłumaczone i w jaki sposób odczytasz dokument? Nic łatwiejszego, oto dokument rzekł Paganel, podając papier szacowny, który od kilku dni badał usilnie. Nastało głębokie milczenie. Paganel przez chwilę zbierał myśli rozproszone, a w końcu wodząc palcem powierzchni chorywanych czytał, jak następuje. Dnia 7 czerwca 1862 roku trzymasztowy okręt Brytania z Glasgowa zatonął po, przypuśćmy po dwóch dniach, po trzech dniach, albo po długich męczarniach, rzecz to obojętna, przy brzegach Australii. Dwaj majtkowie i kapitan Grant usiłowali wylądować i wydostali się na ziemię, gdzie będą lub są niewolnikami dzikich krajowców. Rzucili oni ten dokument i tak dalej. Czy to niejasno? W samej rzeczy jasno i wyraźnie, jeśli tylko nazwę lądu, można tu odnieść do Australii, która jest wyspą, jak wiadomo. Bądź tego pewny, kochany milordzie. Najlepsi geografowie zgodzili się już na to, żeby tę wyspę nazwać lądem australijskim. A więc skoro tak, moi przyjaciele, pozostaje nam tylko zawołać jednozgodnie. Do Australii! Niech nam niebo dopomaga! Do Australii! Do Australii! Powtórzyli chórem wszyscy towarzysze Glenarvana. Przekonywam się teraz, kochany paganelu, że przebycie twoje na pokład Dankana jest zdarzeniem prawdziwie opatrznościowym. Przypuśćmy, że jestem posłanikiem opatrzności i nie mówmy już o tem, rzekł skromnie uczony sekretarz Towarzystwa Geograficznego. Tak się skończyła ta pamiętna rozmowa, która w przyszłości tak ważne wydać miała skutki. Zmieniła ona zupełnie moralne położenie podróżnych. Pochwycili oni na nowo nitkę prowadzić ich mającą po tym labiryncie, w którym, jak sądzili, zbłąkali się na zawsze. Nowa nadzieja wykwitła na gruzach zniweczonych zamiarów. Mogli już bez obawy pozostawić poza sobą ląd amerykański i całą myśl ulatywali już ku Australii. Wstępując znowu na pokład Duncana, nie przyniosą już złowróżebnych wieści i czarnej rozpaczy. A lady Helena i Maria nie będą potrzebowały opłakiwać niezawodnej zguby kapitana Granta, dlatego też w obecnej chwili zapomnieli o wszystkich minionych trudach i niebezpieczeństwach. Oddali się zupełnej radości. Jedyną rzeczą, jaka ich zasmucała, było to, że nie mogli natychmiast puścić się w drogę. Była godzina czwarta po południu. O szóstej postanowiono wieczerzać. Paganel chciał ten szczęśliwy dzień uczcić wspaniałą biesiadą, ale ponieważ zapasy były bardzo skromne, zaproponował tedy Robertowi, aby się wybrał z nim na łowy do pobliskiego lasu. Na tę myśl szczęśliwą Robert klasnął w ręce z radości. Wzięto ładownicę Talkewa, oczyszczono rewolwery, Nabito je drobnym śrutem i ruszono na polowanie. – Tylko się nie zapędzajcie zbyt daleko – rzekł poważnie major do obu myśliwców. Po oddaleniu się ich Glenarvan i Magnaps poszli zbadać miarkę na drzewie naciętą, a Malrady z Wilsonem rozdmuchiwali tymczasem węgle na ognisku. Glenarvan nie dostrzegł, aby woda opadła, a jednak zdawało się, że dosięgała już najwyższego stopnia. Gwałtowność, z jaką płynęła z południa na północ, była najlepszym dowodem, że równowaga rzek argentyńskich jeszcze się nie ustaliła. Ta ogromna masa płynna musiała przed opadnięciem czas pewien pozostać nieruchoma, jak może, w chwili, gdy przypływ się kończy, a odpływ zaczyna. Nie można było zatem liczyć na opadanie wód, dopóki tak gwałtownie płynęły ku północy. Podczas gdy lord Glenarvan z majorem zajęcie byli obserwacjami, na drzewie słyszeć się dał wystrzał, a w ślad za nim prawie równie głośny okrzyk radości. Trudno było rozeznać, kto się więcej cieszył, Robert czy Paganel. Polowanie pod taką zaczęte wróżbą, cudowne dla kuchni podróżniczej, obiecywało rezultaty. Tym bardziej, że dowcipny Wilson na zaimprowizowaną ze szpilki i sznurka wędkę nałowił kilka tuzinów ryb delikatnego smaku w krajowym języku zwanych mojarras, mających być ozdobą bankietu. W tej chwili myśliwi zeszli z wierzchołka ombu, Paganel ostrożnie niosł jajka czarnej jaskółki i sporą ilość wróbli nanizanych na nitkę. Robert zręcznie ubił kilka par hilgueros, małych ptaszków zielonych i żółtych, wyborne mających mięso i dlatego bardzo poszukiwanych na rynkach w Montevideo. Paganel, który znał pięćdziesiąt jeden sposobów przyrządzania jaj, tym razem musiał poprzestać na upieczeniu ich w gorącym popiele. Najmniej uczta odznaczała się i delikatnością potraw, i wielką rozmaitością. Było tam mięso suszone, pieczone jaja, raz smażone, a na pieczyste wróble i hilguery. Towarzyszyła jej rozmowa bardzo wesoła. Dziękowano Paganelowi jako myśliwemu i kocharzowi, a mędrzec przyjmował dzięki i powinszowania ze skromnością, właściwą prawdziwej zasłudze. Potem unosił się nad osobliwościami drzewa służącego im na schronienie. Sądziłem, mówił. Że jesteśmy z Robertem na polowaniu w jakimś gęstym lesie i raz nawet obawiałem się, abyśmy nie zabłądzili. Nie mogłem znaleźć drogi z powrotem, a słońce pochylało się ku zachodowi. Szukałem na próżno śladów własnych kroków. Głód okropnie czuć im się dawał. Już w ponurej gęstwinie rozległ się straszny ryk dzikich zwierząt. Przepraszam, nie. Właśnie, że nie ma tu dzikich zwierząt, czego mocno żałuję. Jak to, rzekł Glenarwany, żałujesz, że nie ma dzikich zwierząt? Nie inaczej. Co do mnie, to sądziłbym, że przeciwnie obawiać by się trzeba ich dzikości. Dzikość nie istnieje naukowo rzecz biorąc, odpowiedział geograf. A już tego mnie dowiedziesz, kochany Paganelu, rzekł major, aby zwierzęta dzikie były na coś użyteczne, bo i na cóż przydać się mogą. Ale majorze, zawołał Paganel, służą przede wszystkim do tworzenia klasyfikacji gromad rzędów, rodzajów, gatunków. Piękny mi pożytek przerwał McNaps, mógłbym się obejść bez tego zupełnie. Gdybym był należał do rodziny Noego w chwili potopu, z pewnością nie pozwoliłbym temu nieprzezornemu patriarsze brać po parze lwów, tygrysów, panter, niedźwiedzi i tym podobnych stworzeń, równie złośliwych, jak bezużytecznych. I byłbyś to uczynił? Zapytał Paganel. Byłbym uczynił nie najzawodniej. To źle byś postąpił z punktu widzenia zoologicznego ale nie ze względu na ludzkość całą. Ja zaś przeciwnie, mówił Paganel, będąc w tem położeniu zachowałbym wszystkie zwierzęta przedpotopowe, o których teraz niestety wyobrażenia nawet dokładnego mieć nie możemy. A ja ci powiadam raz jeszcze, odpowiedział Magnaps, że Noe dobrze zrobił, nie troszcząc się o los strasznych bestii. Ja obstaję przy swoim, że Noe źle i bardzo nawet źle zrobił, przez co na wieczne czasy zasłużył na złożeczenie wszystkich naukę miłujących ludzi. Towarzysze Majora i Paganela nie mogli powstrzymać się od śmiechu, słysząc dwóch przyjaciół tak zawzięcie sprzeczających się o zasługi Noego. A najbardziej wszystkich zadziwiało to, że major nie sprzeczający się z nikim i nigdy wbrew przyjętym przez siebie zasadom, co dzień prawie miał spory z uczonym paganelem. Glenarvan jak zwykle wdał się w sprzeczkę. Mniejsza o to, rzekł, z jakiego punktu zapatrywać się będziemy na kwestię przez was podniesioną, kochani moi przyjaciele. W każdym razie, chcąc, nie chcąc, w tej chwili musimy się obejść bez drapieżnych zwierząt. Paganel nie mógł się nawet spodziewać znalezienia ich w tym lesie na powietrznym. A to dlaczego? Spytał geograf. Dzikie zwierzęta na drzewie? Rzekł Tomasz Austin. A tak? Na drzewie. Puma i Jaguar chronią się na drzewa, gdy są silnie napierane przez myśliwych. Czemuż by przed powodzią który z nich nie miał się ukryć wśród gałęzi tego drzewa. Bądź co bądź jednak sądzę, że nie napotkałeś żadnego, odezwał się znowu major. Prawda, że nie spotkałem, choć zwiedziłem wszystkie zakątki naszego schronienia. A szkoda do prawdy. Dopieroż by to było wspaniałe polowanie, spotkać na przykład takiego żarłoka jak Jaguar, który jedną łapą obala konia i całego pożera, a gdy raz zakosztuje ludzkiego ciała. Tego już powstrzymać trudno od napadania na ludzi. Wiadomo, że najlepiej mu smakuje mięso Indianina, dalej Murzyna, potem mulata, a najmniej chętnie jada ciało białego Europejczyka. Zachwycony jestem tym podrzędnym, albo raczej czwartorzędnym stanowiskiem, jakie na mnie w takim bankiecie przypada, rzekł Major poważnie. A zarazem służy to także na dowód, że nie jesteś bardzo smaczny, mój majorze, odpowiedział Paganel. Cieszy mnie to i także, że nie jestem smaczny. W każdym razie jest trochę upokarzające, odrzekł uparty geograf. Biali mają się za najpierwszą z raz ludzkich, ale widać, że nie takie jest zdanie panów jaguarów. Mniejsza o to, dzielny mój Paganelu, rzekł Glenarvan. Bo chociaż nie ma pomiędzy nami ani Indian, ani Murzynów, ani nawet mulatów, niemniej jednak cieszę się, że nie ma pomiędzy nami twoich ulubionych jaguarów bez których i tak położenie nasze nie jest zbyt przyjemne. Jak to niezbyt przyjemne? Zawołał Paganel niezadowolony. I ty, milordzie, jeszcze na los swój się skarżasz? Alboż nie mam powodu, odrzekł Glenarvan. Ty sam przyznaj, że nie bardzo ci przyjemnie jest mieszkać tu wśród gałęzi, bez żadnej wygody, a nawet bez przykrycia. Nigdy i nigdzie nie było mi lepiej, nawet w moim gabinecie. Prowadzimy tu życie ptasze, śpiewamy, skaczemy z gałązki na gałązkę, zaczynamy nabierać przekonania, że ludzie stworzeni są do mieszkania na drzewach. I tylko im skrzydeł brakuje, dorzucił major. Przyjdzie i do tego, że je sobie zrobią. Zanim to jednak nastąpi, rzekł Glenarvan, pozwól, kochane przyjacielu, że ja nad to mieszkanie na powietrze przykładam żwir jakiegoś parku, posadzkę mojego pokoju, lub nareszcie pomost okrętowy. Milordzie, odpowiedział Paganel. Trzeba się zgadzać z losem i przyjmować położenie, jakie jest. Jest dobre, to tem lepiej. Jest złe, to nie zważać na to. Widzę, że zaczynasz tęsknić za wygódkami twego Malcolm Castle. Nie, ale ręczę ci, że Robert jest zupełnie szczęśliwy, spiesznie dodał Paganel, chcąc choć jednego sobie zyskać stronnika. O, tak, panie Paganel, zawołał Robert z radością. W jego wieku zawsze się jest szczęśliwym, rzekł Glenarvan. I w moim także, odpowiedział Paganel. Im mniej człowiek ma wygód, tem mniej ma potrzeb. A im mniej kto potrzebuje, tem jest szczęśliwszy. Otóż, zawołał MacNabs, nasz Paganel wypowiada wojnę dostatkom i wygodnemu życiu. Nie, majorze, odrzekł uczony. Ale jeśli posłuchać zechcesz, odpowiem ci na to powiastką arabską, jaka mi w tej chwili na pamięć przychodzi. Wszystkie powiastki niewiele dowodzą, mówił major. A tem mniej arabskie, ale w każdym razie z przyjemnością słuchamy cię, szecharazado nasza. Jeden z synów wielkiego Harun al-Raszyda, mówił Paganel, nie był szczęśliwy. Poszedł więc poszukać porady u pewnego starszego derwisza. Mędrzec odpowiedział mu, że szczęście niełatwo znaleźć na tym świecie, że jednak zna sposób niezawodnego zapewnienia go sobie. Jakiż to? Zapytał młody książę. Włóż na siebie, odpowiedział Derwisz, koszulę szczęśliwego człowieka. Młodzieniec podziękował Mędrcowi za radę i pobiegł szukać swego talizmanu. Zwiedził więc wszystkie stolice całego świata, ubierał się w koszule królów, książąt, panów i dostojników różnego rodzaju. Lecz na próżno. Szczęście nie przychodziło. Popróbował dalej koszuli artystów, żołnierzy kupców. A szczęścia jak nie było, tak nie było. Nareszcie znudzony przymierzaniem tych koszul powracał już smutny i zagniewany do pałacu swego ojca, gdy w polu napotkał pracowitego rolnika orzącego ziemię, który śpiewał radośnie przy pracy. Oto człowiek szczęśliwy! zawołał. Albo jeśli się mylę, to już chyba szczęścia nie ma na ziemi. Zbliżywszy się tedy do kmiotka, rzekł: Mój poczciwy człowieku, powiedz mi szczerze, czy jesteś szczęśliwy? O, i bardzo odpowiedział zagadnięty. I niczego nie pragniesz? Nie. Czy nie pomieniałbyś się na los z królem? Nigdy. To sprzedaj mi, proszę, swoją koszulę. Dobrze ci za nią zapłacę. Chętnie bym to uczynił, mój panie, ale ja nie mam wcale koszuli. 25. Pomiędzy ogniem a wodą. Wszyscy pochwalili powiastkę Paganela, każdy jednak pozostał przy swem zdaniu, czyli co na jedno wychodzi, że uczony nie przekonał nikogo. Zgadzano się jednak na to, że zawistnemu losowi trzeba zawsze odważnie stawić czoło i poprzestać na drzewie, skoro nie ma pałacu ani nawet chatki. Na takich rozmowach zeszło do wieczora. Tylko sen ożywczy i spokojny mógł zakończyć ten dzień pełen wzruszeń. Mieszkańcy ombu byli otrudzeni. Nie tylko przepadłościami powodzi, ale i niesłychanym upałem. Już ich skrzydlaci towarzysze zabierali się do spoczynku. Hilguery i słowiki pampy przestały wywodzić melodyjne trele i całe ptactwo znikło w zaciemnionej gęstwinie liści. Najwłaściwiej no więc było iść za jego przykładem. Przed udaniem się na spoczynek Glenarvan, Paganel i Robert wdrapali się na najwyższe gałęzie, aby raz jeszcze obejrzeć płaszczyznę zalaną. Była dziewiąta godzina wieczorem. Słońce zaszło. Świetne konstelacje półkuli południowej zdawały się być pokryte lekką gazą, spoza której migotały niewyraźnie. Wszakże nie tak były zamglone, aby ich rozpoznać nie było można. I Paganel zwrócił uwagę Roberta na ten pas podzwrotnikowy, gdzie gwiazdy są błyszczące. Pomiędzy innymi pokazał mu krzyż południowy, gromadę czterech gwiazd pierwszej i drugiej wielkości, rozłożonych w kształt tworokąta prawie na wysokości bieguna. Pokazał też centaura, w którym świeci gwiazda najbliższa Ziemi, bo tylko o 8 tysięcy miliardów mil Liełes oddalona, obłoczki Magellana, dwa wielkie obłoki, z których większy zajmuje przestrzeń, dwa razy większą od pozornej powierzchni Księżyca, nareszcie tę czarną dziurę, w której, jak się zdaje, brak jest zupełny materii gwiaździstej. Żałował bardzo, że Orion, którego z obu półkul widzieć można, nie pokazywał się jeszcze, ale objaśnił swym słuchaczom jedną ciekawą właściwość kosmografii patagońskiej. W oczach tych poetycznych Indian Orion prezentuje ogromne lasso i trzy bolas rzucone ręką myśliwca, przebiegającego łąki na firmamencie niebieskim. Wszystkie te konstelacje, odbite w zwierciadle wód, budziły podziw w oczach widzących jakby dwa nieba. Gdy tak uczony paganel rozprawiał, od wschodu zbierało się na burze. Szeroka ciemna chmura przesłoniła gwiazdy i roztaczała się szeroko. Musiała się ona posuwać coraz dalej własną siłą, bo powietrze było ciche zupełnie, i najlżejszy nawet wietrzyk nie mącił spokoju, jaki panował w warstwach atmosferycznych. Żaden się listek nie poruszył na drzewie. Najmniejsza zmarszczka nie przerwała gładkiej powierzchni wód. Powietrza nawet zdawało się brakować jak gdyby je rozrzedziła ogromna maszyna pneumatyczna. Atmosfera przesycona była elektrycznością przebiegającą po nerwach wszystkich istot żyjących. Te fale elektryczne szczególniej uczuć się dały Glenarvanowi, Robertowi i Paganelowi. Będziemy mieli burzę, oświadczył ten ostatni. Czy nie obawiasz się grzmotów? spytał Lord Edward Roberta. Och milordzie, odparł chłopiec. Jak możesz przypuszczać coś podobnego? Tem lepiej, bo zdaje się, że burza już niedaleko. I będzie bardzo silna, dodał Paganel, o ile ze stanu nieba wnosić mogę. Nie burza to niepokoi mnie, mówił Glenarvan, ale te potoki deszczu, jakie jej towarzyszyć będą, przemokniemy do szpiku. Mów, co chcesz, Paganelu, a ja zawsze twierdzę, że gniazdo nie może wystarczyć człowiekowi i sam się zaraz o tem własnym kosztem przekonasz. No ależ cokolwiek filozofii, kochanymi lordzie. Filozofia nie uchroni od zmoknięcia, ale rozgrzewa. Chodźmy więc do naszych towarzyszy i zachęćmy ich, aby się filozofią i pączami okryli, a nade wszystko uzbroili się w cierpliwość, której bardzo będziemy potrzebowali. Glenarvan ostatni jeszcze raz rzucił okiem na groźne niebo. Chmury całkiem już je okryły. Woda podobna była także do chmury niżej położonej i gotowej się połączyć z tamtą ociemniało niezmiernie. Cisza zalegała ziemię. Nic nie było widać ani słychać. Zejdźmy, rzekł Glenarvan, tylko patrzeć pioruna. Wszyscy trzej zsunęli się po gładkich gałęziach i ze zdziwieniem ujrzeli na dole jakieś półświatło, powstające z mnóstwa punkcików świetlnych, latających z brzękiem ponad powierzchnią wody. To robaczki fosforyczne, diamenty żyjące i niekosztowne, które mi damy w Buenos Aires zdobić się lubią. Jak to? zawołał Robert. To robaczki, te latające gwiazdeczki? Nie inaczej, mój chłopcze. Robert złapał kilka tych robaczków i pokazało się, że paganel miał słuszność. Był to rodzaj sporych owadów długości cala, które Indianie nazywają tuko tuko. Ciekawe to owady, pochewkowate, wydawały z dwóch plam znajdujących się przy przodzie szyjki światło tak mocne, że czytać przy niem można było w ciemności. Paganelle przyznawszy taki owad do swego zegarka, zobaczył, że była dziesiąta. Zszedłszy na dół, Glenarvan zalecił wszystkim baczność i przygotowanie się do strasznej burzy, gdyż po pierwszych grzmotach silny zapewne wiatr się zerwie i wstrząsać będzie drzewem. Każdy więc powinien był mocno trzymać się gałęzi. Gdy nie można uniknąć wody z nieba, to przynajmniej warto się było zabezpieczyć przed spadnięciem w gwałtowny potok płynący na ziemi. Wszyscy życzyli sobie dobrej nocy, niewiele wszakże licząc na spełnienie się tego życzenia. Po czym każdy owinął się w swe ponczo i czekał snu. Zbliżanie się wielkich zjawisk przyrody budzi niepokój w żyjących istotach, przed którym i najdzielniejsi ludzie obronić się nie mogą. Mieszkańcy Ombu na próżno usiłowali zamknąć powieki, a pierwszy odgłos grzmotów zastał ich czuwających. Dał się on słyszeć o jedenastej godzinie, jak turkot oddalony. Glenarvan wspiął się na gałąź pionową i wytknął głowę przez gęstwine liści. Czarne tło było już porysowane liniami jasnymi, odbijającymi się w wodzie. Miejscami rozdzierała się chmura, ale bez odgłosu, jak tkanka miękka, bawełniasta. Zenitu i widnokręgu nie można było rozeznać wśród ciemności. Glenarvan wrócił do swoich. Co o tym myślisz, milordzie? Zapytał Paganel. Myślę, że zaczyna się nieźle. I jeśli tak dalej pójdzie, to burza będzie straszna. Tym lepiej, odpowiedział stary entuzjasta. – Lubię wspaniałe widoki. Gdy ich uniknąć nie mogę. To jeszcze jedna z Twoich teorii, dodał spokojnie major. Taki bodaj czy nie jest jedna z najlepszych, panie McNabs? – Podzielam zdanie lorda Glenarvana. Burza będzie pyszna. Przed chwilą, gdy próbowałem usnąć, przychodziły mi na myśl różne rzeczy. Potwierdzające bardziej jeszcze me nadzieję, bo trzeba wam wiedzieć, że znajdujemy się w pasie wielkich burz elektrycznych. Nie pamiętam już, gdzie czytałem, że w 1793 roku właśnie w prowincji Buenos Aires, w czasie jednej takiej burzy piorun uderzył 37 razy. Kolega mój, pan Marcin de Musi, był sam świadkiem grzmotu trwającego przez 55 minut bez przerwy. I obliżał to z zegarkiem w ręku? Zapytał major. Nie inaczej. Jedna tylko rzecz niepokoiłaby mnie, dodał Paganel, gdyby niepokój mógł pomóc do uniknienia niebezpieczeństwa, że punktem najwynoślejszym tej płaszczyzny jest właśnie nasz ombu. Piorun ochron przydałby nam się tu bardzo, bo ze wszystkich drzew, pampy piorun najczęściej podobno w ombu uderza. Wiadomo też, że uczeni ostrzegają, aby podczas burzy pod drzewem nie szukać schronienia. Ostrzeżenie przychodzi w samą porę, zauważył major. -Trzeba przyznać, kochany paganelu, rzekł Glenarvan, że wyborną i nader właściwą obrałeś chwilę, aby nam to wszystko opowiedzieć. Ek do licha! zawołał paganel. Każda chwila jest właściwą do nauczenia się czegoś, ale oto zaczyna się. Gwałtowne grzmoty przerwały tę niewczesną rozmowę. Cały przestwór stanął w ogniu błyskawic i nie sposób było rozróżnić, któremu z tych wyładowań elektrycznych przypisać należy owe wstrząsy, przeciągające się bez końca a których echa sięgały aż gdzieś do głębi niebios. Błyskawice w najdziwaczniejszych objawiały się kształtach. To jakby spadające prostopadle ku ziemi po pięć lub sześć, jedna po drugiej. To znowu inne, które do najwyższego stopnia mogłyby zaciekawić niejednego uczonego niezwykłą swą formą widełkową. Bo jakkolwiek Arago w zajmującej swej statystyce wspomina o dwóch rodzajach takiej błyskawicy, tu było ich może ze sto gatunków. Niektóre rozpadały się na tysiące rozgałęzień i migały jak zygzaki, tworząc zadziwiającą grę światła wśród czarnego sklepienia niebios. Wkrótce całe niebo od wschodu do północy pokryło się bardzo jasnym światłem fosforycznym. Pożar ten rychło ogarnął cały widnokrąg, zapalając chmur jakby wielkie zbiorowisko materiałów palnych, a odbity w zwierciadle czystych wód utworzył niezmierzoną sferę ognia, której ombu był ośrodkiem. Glenarvan i jego towarzysze w milczeniu przypatrywali się temu przerażającemu widokowi. Rozmowa była niepodobna. Za każdym mignięciem błyskawicy ukazywały się albo spokojna i poważna twarz majora, albo zaciekawione oblicze Paganela, energiczne i wyraziste rysy lorda Glenarvana, pobladła i wystraszona głowa młodego Roberta, lub wreszcie nieruchome twarze majtków nieczułych na zjawiska takie. Deszcz jednak nie padał jeszcze i wiatru nie było. Lecz wkrótce otworzyły się pusty niebieskie, a z szarego tła niebios lunęły ku ziemi smugi wody, jak nitki na warsztacie tkackim napięte. Wielkie krople spadające na powierzchnię jeziora rozpryskiwały się w tysiące iskier połyskujących przy świetle błyskawic. Czy deszcz ten zapowiadał koniec burzy? Czy na tem tylko miało się kończyć przerażenie i obawy biednych podróżnych? Nie. Wśród najgwałtowniejszej walki tych ogni na powietrznych ukazała się nagle kula płomienista. Kula ta wirując przez kilka sekund w powietrzu pękła jak bomba z ogromnym hukiem. Zapach siarki napełnił atmosferę. Nastała chwila uroczystego milczenia, po czym słychać się dało gromki głos Tomasza Ostina wołającego donośnie. Nasze drzewo się pali, nie mylił się. W jednej chwili płomień ogarnął całą zachodnią stronę drzewa, jakby było ogniem sztucznym, gotowym do zapalenia. Suche gałęzie, gniazda, biel, gąbczasta podsycały ogień. A przytem zerwał się wiatr i rozdmuchiwał pożar. Trzeba było uciekać. Glenarvan i jego towarzysze schronili się na wschodnią stronę ombu, nie ogarniętą jeszcze płomieniem. Tymczasem gałęzie zaczęły trzeszczać, łamać się i zwijać w ogniu, jak węże żywcem palone. Głownie płonące padały do wody, a unoszone jej pędem jeszcze z dala błyskały ogniem płowym. Płomienie to wznosiły się do niezmiernej wysokości, to obniżając się pod działaniem wiatru oblekały całe drzewo w całun ognisty. Glenarwana, Roberta, Majora Paganela i obu marynarzy ogarnęło przerażenie. Dusił ich dym gęsty, parzyło gorąco nieznośne, pożar zagarnął niższą część drzewa po ich stronie. Nic nie było w stanie ugasić go lub pohamować. W końcu położenie stało się nie do wytrzymania. Z dwóch rodzajów śmierci trzeba było wybierać mniej straszny. Dowody, krzyknął Glenarvan. Wilson, którego już płomienie dosięgały, poszedł pierwszy za tą radą, nagle jednak zaczął wołać. Ratujcie, ratujcie! Austin poskoczył i dopomógł mu wspiąć się z powrotem na pień, pytając o powód przestrachu. Kajmany, kajmany, odparł Wilson. I rzeczywiście Cały spód drzewa otoczyły najstraszniejsze zwierzęta z rodzaju jaszczurek. Łuska na nich błyszczała w łunie pożaru. Paganel poznał je po ogonie spłaszczonym, głowie podobnej do żelazca, lancy, oczach wypukłych i szczękach rozwartych aż do uszu prawie. Poznał te okrutne aligatory właściwe Ameryce, a zwane kajmenami w posiadłościach hiszpańskich. Potwory te w liczbie około dziesięciu uderzały silnie ogonami i gryzły drzewo długiemi zębami swej dolnej szczęki. Na ten widok nieszczęśliwi podróżni poczuli, że są zgubieni. Czekała ich śmierć straszna, albo od płomieni, albo też od zębów kajmana. Nawet major rzekł głosem, jak zwykle spokojnym. Może być, że to już koniec końca. Bywają chwile, w których człowiek staje się bezwładnym, a żywioły zwalczone być mogą tylko przez inne żywioły. Glenarvan obłąkanym wzrokiem spoglądał na ogień i wodę, jakby zmówione na zgubę jego. Nie wiedząc sam o jaką pomoc błagać ma niebios, burza już słabła, lecz wywiązała się w atmosferze znaczna ilość pary, której zjawiska elektryczne nadawały gwałtowność niezwykłą. W stronie południowej powstawała zwolna ogromna trąba, jakby lejek z mgły, podstawą do góry, a wierzchołkiem na dół obrócony, który łączył wody kipiące z burzliwymi chmurami. Zjawisko to sunęło wirując z szaloną szybkością i wciągając w siebie ogromną kolumnę wody a przez silny ruch wirowy zagarniało wszystkie okoliczne prądy powietrzne. W mgnieniu oka olbrzymia trąba rzuciła się na omb i objęła wszystkie jego zagięcia. Drzewo wstrząsnęło się aż do korzeni. Glenarvan odniósł wrażenie, że kaimany wyrywają je potężnymi swymi szczękami. Biedni podróżni trzymając się jeden drugiego czuli, że drzewo się chyli, a gałęzie jego z przeraźliwym syczeniem zanurzają się we wzburzonych wodach. Wszystko to było dziełem jednej chwili. Trąba powietrzna przeszła, niosąc gdzie indziej swoją niszczącą siłę, a w pochodzie swym wypijała wodę z jeziora, jakby chcąc je do dna wypróżnić. Wtedy ombu, powalony na wodę, ulegając działaniu wiatru i prądu, zaczął płynąć. Kajmany uciekły. Jeden tylko pozostał i pełznąc po korzeniach drzewa zbliżał się z otwartą szczęką, lecz Malrady, porwawszy gałąź nieodpaloną, silnym uderzeniem zgruchotał mu żebra. Kaiman stoczył się do wody, udężając jeszcze swym potężnym ogonem. Glenarvan i jego towarzysze, uwolnieni od zażartego wroga, swobodniej rozsiedli się na gałęziach, do których wiatr ognia nie dopuszczał, a drzewo w płomieniach, rozdymających się na podobieństwo żagli ognistych, płynęło w cieniach nocy, jak statek niedopalony. 26 Atlantyk. Przez dwie godziny płynął tak ombu po ogromnym jeziorze, nie dobijając nigdzie do lądu. Pożerające go płomienie gasły pomału, najgłówniejsze zatem niebezpieczeństwo tej dziwnej podróży minęło. Major, uspokojony, lakonicznie zauważył, że nie byłoby nic dziwnego, gdyby się ocalić zdołał. Prąd wody, zachowując pierwotny swój kierunek, popychał ciągle podróżnych z południowego zachodu na północny wschód. Ciemność ponurą, zalegającą niebo przerywała zaledwie niekiedy tu i ówdzie błyskawica, a paganel napróżno szukał punktu oparcia na widnokręgu. Burza jednak była bliska końca. Miejsce grubych kropli zastąpił deszcz drobny, rozsiewany przez wiatr. Chmury się przerzedziły i rozpadać poczęły, oczyszczając sklepienie niebios. Ombu sunął po bystrym strumieniu z nadzwyczajną szybkością, jakby go popychała jakaś niewidzialna siła ukryta pod jego korą. Nie można było przewidzieć, jak długo tak płynąć będzie. Jednakże około godziny trzeciej z rana major zauważył, że korzenie dotykały z lekka gruntu. Tomasz Austin, oderwawszy jedną z gałęzi, począł nią sondować głębokość i przekonał się, że grunt coraz się podnosi. We dwadzieścia minut potem silne wstrząsienie ostrzegło podróżnych o nagłym zatrzymaniu się ich statku improwizowanego. — Ląd! Ląd! — zawołał Paganel ogromnym głosem — Opalone gałęzie uderzyły o wyniosłość gruntu. Nigdy zapewne żeglarze z większą radością nie przybijali do lądu. Skała była im portem. Robert i Wilson, rzuceni na płaszczyznę twardą, krzyknęli radoście, gdy nagle rozległo się w powietrzu dobrze znane gwizdnięcie. Posłyszano tętent kopyt końskich i wkrótce spośród cieni wynurzyła się wyniosła postać Indianina. Tall cave! — krzyknął Robert ucieszony. Talkay! Jednozgodnie powtórzyli wszyscy jego towarzysze. Amigos! zawołał patagonczyk, który czekał na podróżnych tam, gdzie, jak przypuszczał, prąd ich zniesie, bo jego zniósł w to miejsce. Pochwycił on małego Roberta w ramiona i serdecznie do piersi przycisnął. Glenarvan, major i marynarze, uszczęśliwieni odzyskaniem wiernego przewodnika, uścisnęli mu rękę kolejno. Patagonczyk powiodł ich do szopy opuszczonej estancji. Płonął już tam ogień suty, przy którym mogli się rozgrzać i piekły się z razy pieczeni, z której wnet nie pozostało nawet okruszyny. Gdy zaś wypoczęci i syci byli w stanie zastanowić się nad swoimi przejściami, wierzyć się im nie chciało, że uniknęli tylu niebezpieczeństw. Wody, ognia i groźnych kajmanów argentyńskich. Talkej w kilku słowach opowiedział swą przygodę Paganelowi, dodając że dzielności i nieustraszności swego rumaka zawdzięcza życie. Paganel ze swej strony usiłował mu objaśnić nowe zrozumienie dokumentu i nadzieje, jakie na nim opiera. Czy Indianin pojął genialne hipotezy uczonego geografa? Wątpić o tym należy. Ujrzał on znowu swych przyjaciół swobodnych, szczęśliwych i nową, ożywionych nadzieją. Dość mu było tego. Nie pytało więcej. Łatwo zrozumieć, że odważni podróżni, wypocząwszy, puścili się chętnie w dalszą drogę. O ósmej godzinie z rana byli już gotowi do odjazdu. Z miejsca, w którym obecnie przebywali, niepodobno było zapatrzyć się w jakiekolwiek środki transportowe. Musieli przeto iść pieszo, lecz droga nie była długa. Należało przejść jakieś mil czterdzieści piętnaście ljewes, a przecież poczciwy Tałka nie odmówi poniesienia od czasu do czasu na swym grzbiecie jednego albo nawet dwóch zmęczonych piechurów. Omijając zalane jeszcze niziny, podróżni ruszyli wzgórzami. Okolica, jak zwykle w Argentynie, była monotonna. Kilka kęp drzew zasadzonych przez Europejczyków stało ponad pastwiskami. Drzewa tamtejsze, rodzime tylko na pobrzeżu Kotlin, z rzadka się rozsiadały. Następnego dnia czuć się dała bliskość oceanu. Virazon, wiatr szczególniejszy, wiejący podczas drugiej połowy dnia i nocy, naginał wysokie trawy. Na chudym gruncie rosły rzadkie zagajniki – Karłowate mimozy, krzaki akacji i kępy kurramabol tu i ówdzie błyszczały jak odłamki szkła potłuczonego jeziora słone. Utrudniające drogę, gdyż trzeba je było okrążać. Podróżni spieszyli się, chcąc tego jeszcze dnia pójść do jeziora Saldo na wybrzeżach oceanu i pomimo wielkiego otrudzenia około ósmej godziny wieczorem ujrzeli wydmy piaszczyste wysokości jakichś dwudziestu sążni okalające pieniące się wody jeziora. Wkrótce też i przeciągły szmer morza doleciał ich uszów. — Ocean! — zawołał Paganel. — Tak, ocean! — potwierdził Talcave. Na te słowa biedacy z sił już prawie wyczerpani, z zadziwiającą lekkością wspięli się na wyniosłe wydmy. Ale było już zupełnie ciemno, napróżno więc wzrokiem szukali Dankana. Jednakże on tu musi być — zawołał Glenarvan i z pewnością czeka niecierpliwie naszego powrotu, opływając wciąż wybrzeża. Jutro go ujrzymy niezawodnie, rzekł McNabs. Tomasz Ostyn próbował wołać na okręt niewidzialny, aby się zbliżył do brzegu, lecz nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Dą zresztą wiatr gwałtowny, a morze było silnie wzburzone. Chmury nadciągały od zachodu, a piana z bałwanów morskich pędzona wiatrem osiadała aż na wierzchołkach wydm. Chociaż zatem Duncan był w bliskości, nie mógł nic słyszeć. Tymczasem brzeg żadnego nie przedstawił schronienia. Żadnej przystani, żadnego portu, żadnego miejsca wygodnego do wylądowania. Całe wybrzeże składało się z długich ławic piasku zachodzących w morze, do których okręt nie mógł się zbliżyć bez widocznego niebezpieczeństwa. Nic zatem dziwnego, jeśli Duncan trzymał się w pewnym oddaleniu na pełnym morzu. John Mangles doświadczonym był i zręcznym dowódcą. Tak przynajmniej utrzymywał Tomasz Ostin i był przekonany, że Duncan nie może się bliżej znajdować, jak o dobre pięć mil od brzegu. Major zachęcał przyjaciela swego do cierpliwości. Nie było sposobu rozpędzenia ciemności, po cóż więc wytężać wzrok na próżno i szukać po widnokręgu, gdy nic dojrzeć nie było można. Poważny i flegmatyczny jak zwykle major urządził pod zasłoną wydm małe obozowisko. Resztki zapasów posłużyły podróżnym na ostatnią ucztę, po czym każdy idąc za przykładem majora wygrzebał sobie improwizowane łoże w dziurze dość wygodnej, i aż po brodę zakopany w piasku zasnął głęboko i smacznie. Sam tylko Glenarvan czuwał. Wiatr silny dął nieustannie, a na oceanie czuć jeszcze było burzę, która dopiero co minęła. Wzburzone fale morskie z hukiem, do gromu podobnym rozbijały się ławice piasku. Glenarvan wiedział statecznie, że Duncan jest bardzo blisko niego, nie chcąc przypuszczać, by statek mógł nie przybyć na miejsce umówione. Glenarvan opuścił przystan Talka Juano 14 października, a 12 listopada przybywał na wybrzeże Atlantyku. Otóż w przeciągu tych 30 dni, które użyto na przebycie, czyli kordylierów pampy i płaszczyzny argentyńskiej, Duncan miał czas opłynąć przylądek Horn i przybyć na brzeg przeciwny. Tak dzielny statek nie powinien się opóźnić, a choć burza była bardzo silna i walkę wypadało odbyć nie lada, Jacht jednak był dobrym statkiem, jego kapitan tęgim marynarzem. Powinien przeto być na miejscu i był niezawodnie. Uwagi tej myśli nie uspokoiły jednak Glenarwana. Gdy serce walczy z rozsądkiem, ten ostatni rzadko zwycięża. Laird z Malcolm Castle odczuwa wśród ciemności obecność wszystkich, których kochał, swej drogiej Heleny, Mary Grant, całej osady swego Duncana. Błądził po pustym brzegu. Patrzył, słuchał. Zdawało mu się niekiedy, że widzi na morzu niewyraźne jakieś błąkające się światełko. Tak, nie mylę się, rzekł sam do siebie. Widziałem ogień okrętowy. To ogień Duncana. Ach, czemuż wzrok mój niezdolny jest przedrzeć się przez te chmury ciemności. Przeszło mu nagle na myśl, że Paganel chwalił się kiedyś, iż widzi w ciemności. Pobiegł więc zbudzić Paganela. Uczony głęboko zasypiał jak kret w noże, gdy silne ramię pochwyciło go niespodziewanie i wyciągnęło z pośrodka grubej warstwy piachu. Kto tam? krzyknął zbudzony. To ja, Paganelu. Kto taki? Co za ja? Glenarvan, chodź, potrzebne mi są twoje oczy. Moje oczy? Odpowiedział Paganel, przecierając je silnie. Tak, twoje oczy, aby wśród tej ciemności rozeznały Dankana. Chodź, chodź żywo, mój przyjacielu! Niech licho porwie takie oczy. Odparł Paganel, zadowolony zresztą, że może być użyteczny Glenarvanowi. Glenarvan prosił go, aby zechciał się rozejrzeć w zaciemnionym widnokręgu morza. Paganel przez kilka minut pilnie, ale na próżno wpatrywał się w widnokrąg. — I cóż? — pytał niecierpliwy Glenarvan. — Nic nie widzisz? — Nic, zupełnie nic. Kot nawet nic by nie dojrzał o dwa kroki od siebie. — Patrz... Czy nie ujrzysz latarni okrętowej, zielonej lub czerwonej? Ani jednej, ani drugiej nie widzę. Wszystko jest czarne, odrzekł Paganel, któremu powieki kleiły się mimowolnie. Przez pół godziny chodził tak ze swym przyjacielem, na wpół śpiący, to opuszczając na piersi głowę, to nagle ją podnosząc, nie mówił nic, nie odpowiadał nawet. Od czasu do czasu zataczał się, jak człowiek pijany. Glenarvan spojrzał na niego. Paganel spał idąc. Widząc to, lord wziął go za rękę, doprowadził do nory i zakopał w piasku wygodnie. Równo z jutrzenką wszystkich zbudził okrzyk Glenarvana. — Duncan. Duncan. Hurra. Hurra. zawołali wszyscy w odpowiedzi i pobiegli na brzeg morza. Rzeczywiście, jacht kołysał się z wolna na pełnym morzu w odległości pięciu mil angielskich. Lekki dym wychodzący z jego komina ginął w mgle porannej. Może było wzburzone, a statek takiej objętości nie mógł się bez niebezpieczeństwa zbliżyć do ławic piaszczystych. Glenarvan przypatrywał się przez lunetę paganela ruchom Duncana. Z tych ruchów było widoczne, że nie dostrzeżono jeszcze ludzi stojących na brzegu. W tej chwili Talcave, nabiwszy dużym ładunkiem karabin, strzelił w kierunku jachtu. Słuchano i patrzono z największą uwagą. Po trzykroć zagrzmiał karabin Indianina budząc echa samotnych wydm piaszczystych. Wreszcie z boku jachtu wytrysnął dym biały. Zobaczyli nas, zobaczyli! wołał Glenarvan. To armata Duncana! I w kilka sekund potem głuchy, przeciągły huk konał na wybrzeżu. Duncan, podsyciwszy ogień pod maszyną, skierował się ku brzegowi. Wkrótce przez lunetę ujrzano szalupę odłączającą się od jachtu. Lady Helena nie będzie mogła tu przypłynąć, rzekł Tomasz Austin. Może zbyt jest wzburzone. Tym bardziej też John Mangles, dodał Mac Naps. nie może on w takiej chwili opuszczać swego okrętu. Moja siostra, moja siostra, wołał Robert, wyciągając rękę ku szybko sunącemu jachtowi. Ach, jakżebym pragnął być już na pokładzie, rzekł Glenarvan. Cierpliwości Edwardzie, będzie ale nie prędzej jak za parę godzin, mówił major ze zwykłym spokojem. Parę godzin. Istotnie, szalupa sześciowiosłowa nie mogła przepłynąć z drogi z okrętu do wybrzeża i z powrotem prędzej niż w ciągu dwóch godzin. Glenarvan podszedł więc do Talkewa, który z założonymi na krzyż rękami, mając przy sobie wiernego swego rumaka, patrzył spokojnie na wzburzoną powierzchnię fali. Glenarvan pochwycił go za rękę i wskazując na jacht... Jedź z nami, rzekł. Indianin potrząsnął z lekka głową. Jedź, przyjacielu, powtórzył lord. Nie, odpowiedział i łagodnie. Tu jest mój tałka, a tam pampa dodał, obejmując namiętnym gestem rozległą przestrzeń płaszczyzny. Glenarvan zrozumiał, że Indianin nie zechce nigdy opuścić łąk, na których bielały kości jego ojców. Znał on religijną część i przywiązanie tych dzieci pustyni do kraju rodzinnego. Uścisnął wtedy rękę Patagonczyka i nie nalegał dłużej. Nie nalegał także, gdy Indianin z uśmiechem sobie właściwym odmówił przyjęcia zapłaty za swe usługi, mówiąc dla przyjaźni. Glenarvan wzruszony nie mógł nic odpowiedzieć. Chciał jednak przynajmniej zostawić zacnemu Indianinowi pamiątkę jakąś, przypominającą mu przyjaciół Europejczyków. Lecz nie miał nic takiego. Broń swą i konia utracił w powodzi, a towarzysze jego także nie byli bogatsi. W kłopocie był niemałym, jak wynagrodzić bezinteresowność poczciwego przewodnika, gdy nagle przyszła mu myśl. Wydobył z Pugilaresu kosztowny medalion, w którym był cudowny portret arcydzieła Laurensa i podał go Indianinowi, mówiąc: To moja żona. Talkaj w długo. I z widocznym wzruszeniem przypatrywał się portretowi, a w końcu te tylko wymówił słowa. Dobra i piękna. Następnie Robert, Paganel, Major, Tomasz Ostyn i dwaj majtkowie z kolei żegnali się z pategończykiem niemem, lecz serdecznym i wymownym uściśnięciem ręki. Wzruszenie było ogólne. Talkew przyciskał wszystkich do swojej piersi szerokiej. Paganel darował mu kartę Ameryki Południowej, której Indianin z taką się zawsze przypatrywał ciekawością. Uczony geograf nie miał nic kosztowniejszego nad ten podarek. Robert, prócz uścisku, nic dać nie mógł. Pieścił więc i całował swego zbawcę, nie zapominając o jego poczciwym koniu. W tej właśnie chwili szalupa wślizgnęła się przez wąski kanał pomiędzy dwiema łowicami, wkrótce przybiła do brzegu. Moja żona spytał Glenarvan. Moja siostra? Zawołał Robert. Lady Helena i Miss Grant oczekują na pokładzie, odpowiedział sternik. Ale ruszajmy prędko, wasza dostojność. Nie mamy ani chwili do stracenia, bo czuję już bliski przypływ morza. Jeszcze po raz ostatni uściskano Indianina. Talkajw odprowadził swych przyjaciół do szalupy. Porwał w ramiona Roberta, długo i czule patrzył mu w oczy, nareszcie z rozrzewnieniem rzekł. Jedź, jedź, młodzieńcze, jesteś już mężczyzną. Bądź zdrów, przyjacielu, bądź zdrów! zawołał Glenarvan. Czyż się już nigdy nie zobaczymy? pytał Paganel. Kien sabe? Kto wie? odrzekł Tulkejf, wznosząc ręce ku niebu. Były to ostatnie wyrazy Indianina uniesione przez podmuch wiatru i niedosłyszane już może przez podróżnych. Czółno wypłynęło na pełne morze, szybko oddalając się od brzegów, unoszone przez odpływ. Długo jeszcze nieruchoma postać talkej rysowała się poprzez bryzgi fal, malała zwolna, aż nareszcie całkiem znikła z oczu jego przyjaciół, prawie jednodniowych. W godzinę potem Robert pierwszy skoczył na pokład Duncana i rzucił się na szyję Marii Grant, a osada jachtu napełniała powietrze głośnymi okrzykami radości. Tak się odbyła ta podróż przez Amerykę Południową, w której trzymano się ściśle linii prostej. Ani góry, ani rzeki nie sprowadziły z drogi obranej podróżników. Wprawdzie nie potrzebowali walczyć z ludźmi, ale mieli przeciw sobie rozchukane żywioły, które szlachetną ich wytrwałość na ciężkie narażały doświadczenia. 27. Powrót na okręt. Pierwsze chwile minęły na ogólnej radości ze szczęśliwego powrotu wyprawy. Lord Glenarvan nie chciał jej mącić wiadomością o niepowodzeniu poszukiwań, już wtedy wchodząc na pokład jachtu, zawołał. Ufności, przyjaciele ufności. Kapitana Granta nie ma jeszcze tutaj, ale jesteśmy pewni, że go odnajdziemy. Słowa te były konieczne, aby nadzieja nie wygasła w sercach uczestników podróży na dękanie. Istotnie, gdy szalupa powracała do okrętu, Lady Helena i Maria Grant do najwyższego stopnia miotane były niepewnością, a każda minuta wiekiem im się wydawała. Stojąc na tylnym pokładzie, z wytężonym wzrokiem, z sercem bijącym gwałtownie, liczyły powracających na okręt. Biednej Marii to zdawało się, że widzi ojca, to znów całkiem traciła nadzieję. Ze wzruszenia słowa przemówić nie mogła. Nogi pod nią drżały tak, że ledwie się na nich utrzymać zdołała. Lady Helena objęła je rękoma. John Mangles w milczeniu wytężał oko. Bystry jego wzrok marynarski nie mógł dostrzec kapitana pomiędzy wracającymi. On jest tam, powraca, mój ojciec drogi, szeptało dziewczę, lecz w miarę zbliżania się szalupy rozwiewało się złudzenie. Gdy powracający byli już tylko w odległości stu sążni od okrętu, nie tylko Lady Helena i John Mangles, ale sama nawet Maria, łzami zalana, wszelką utraciła nadzieję. W samą więc porę Lord Glenarvan odezwał się słowami pociechy i nadziei. Po pierwszych powitaniach Glenarvan opowiedział żonie, Marii i Manglesowi ważniejsze wypadki swojej wycieczki, a przede wszystkim zapoznał ich z nową interpretacją dokumentu, którą zawdzięczać należy przenikliwości Jakuba Paganela. Chwalił też bardzo odwagę i poświęcenie Roberta, mówiąc o niebezpieczeństwach, na jakie bywał narażony. Zakłopotany chłopiec nie wiedział, co z sobą zrobić. Wreszcie znalazł schronienie w objęciach siostry. Nie masz się czego wstydzić, Robercie, rzekł John Mangles. Postępowałeś jak przystoi na syna kapitana Granta. To mówiąc wyciągnął rękę do brata Marii i dotknął ustami policzka zroszonego łzami dziewczęcia. Major i uczony geograf niemniej serdecznie byli powitani, a gdy Glenarwano opowiedział o upominku danym przez siebie Tarclayvowi, Lady Helena wyraziła żal, iż nie mogła uścisnąć dłoni zacnego Indianina. Maknaps wymknął się zaraz po przywitaniu do swej kajuty, aby się ogolić. Paganel zaś biegał jak pszczoła, zbierając słodycz uśmiechów i pochwał. Chciał uściskać całą obsadę Duncana. A utrzymując, że Lady Helena i Maria Grant również do niej należą, zaczął od nich, a skończył dopiero na panu Olbinecie, który, jakby wywdzięczając tę uprzejmość, poprosił towarzystwo na śniadanie. Śniadanie, zawołał Paganel. Tak jest, panie Paganel. Odpowiedział olbinet. Prawdziwe śniadanie na prawdziwym stole z nakryciem i serwetami? Bez wątpienia, panie Paganel. I nie będziemy jedli jaj na twardo ani polędwicy ze strusia? Bynajmniej, panie Paganel, rzekł z powagą stewart, urażony nieco w swojej godności. Nie chciałem cię obrazić, mój przyjacielu, mówił z uśmiechem geograf, ale widzisz, przez cały ten miesiąc nie mieliśmy prawie nic innego i musieliśmy to jadać nie przy stole, jak wszyscy ludzie. Ale leżąc na ziemi lub siedząc skurczeni na drzewie, jak to bywało w ostatnich dniach naszego pobytu w tym pięknym kraju, nie dziw się przeto, że śniadanie zapowiedziane przez ciebie wziąłem za marzenie, za fikcję, za chimerę jakąś. Chodźmyż, panie Paganel, przekonać się o jego rzeczywistości, rzekła Lady Helena, zaledwie powstrzymując się od śmiechu. Czy wasza wysokość nie wyda rozkazów co do kierunku drogi Dankana? Zapytał John Mangles. Po śniadaniu, mój drogi, odpowiedział Glenarvan. Pogawędzimy wszyscy wspólnie o programie naszej nowej wyprawy. Wszyscy zeszli do jadalni. Mechanikowi polecono mieć parę w pogotowiu do wyjazdu na znak dany. Major ogolony jak należy i reszta podróżnych, przebrawszy się szybko, zasiedli do stołu. Śniadanie było wyborne. Jedzono też z apetytem, a Paganel przez roztargnienie, jak mówił, po dwakroć wracał do każdego półmiska. Tak jedząc i gawędząc zarazem, nie zwrócił nawet uwagi na rzecz, która wszakże nie uszła bacznego oka lorda Glenarwana. Uczony i czcigodny sekretarz Towarzystwa Geograficznego nie dostrzegł względów i zabiegów, jakimi John Mangles na każdym kroku otaczał młodziutką Marię Grant. Glenarvan z serdecznym współczuciem patrzył na tę piękną parę i począł wypytywać Johna Manglesa. Ale całkiem o co innego. — A jakże ci się twoja podróż powiodła, kapitanie? — Jak może być najlepiej. Tylko mam zaszczyt donieść waszej dostojności, że nie wracaliśmy przez cieśninę Magellańską. — Więc opłynęliście przylądek Horn — zawołał Paganel. — Mój Boże, jakaż to szkoda, że ja tam nie byłem. — Nie można, kochany Paganelu, być w dwóch miejscach jednocześnie. Skoro przebiegałeś płaszczyzny Pampy, to nie mogłeś żadną miarą w tym samym czasie opływać przylądka Horn — Niemniej przeto żałuję tego, odrzekł uczony. John Mangles opowiadał dalej lordowi Glenarvan, jak płynąc wzdłuż brzegu amerykańskiego, obserwował wszystkie archipelagi zachodnie, lecz nigdzie nie znalazł najmniejszego śladu Brytanii. Przybywszy do przylądka Pilares u wejścia do cieśniny Magellana, zwrócił się z powodu wiatru przeciwnego na południe. Duncan, płynąc wzdłuż wysp Desolation, dosięgnął 67 stopnia szerokości południowej. Opłynął przylądek Horn, minął ziemię ognistą, a przebywszy cieśninę Lamar, pilnował się już wybrzeży Patagonii. Tu na wysokości przylądka Korientes wytrzymać musiał gwałtowność tego samego wiatru, który podróżnych trapił podczas burzy. Na szczęście jednak jacht zniósł dobrze tę próbę, a od trzech dni już to zbliżał się, o ile można, do brzegów. To odpływał znowu na pełne morze. Dopiero huk wystrzału karabinowego oznajmił pożądany powrót gości tak cierpliwie oczekiwanych. Przy sposobności dowódca jachtu oddał hołd założony rzadkiej nieustraszoności Lady Glenarvan i panny Grant, które jeśli okazały obawę podczas burzy, to tylko o los serdecznych przyjaciół tułających się naówczas po płaszczyznach argentyńskich. Potem w opowiadaniu Lord Glenarvan rzekł, zwracając się do Mary Grant. Miło mi słyszeć, kochana z Mario, to co mówi kapitan i wnosić, iż nie przykrzyci się pobyt na pokładzie naszego statku. Czy mogłoby być inaczej? odpowiedziała Maria spoglądając na lady Helenę, a może i na kapitana. Och, moja siostra kocha cię bardzo, panie John, zawołał Robert, i ja cię także kocham. Ja ci szczerą płacę wzajemnością, mój chłopcze odrzekł John Mangles, cokolwiek zmieszony słowami Roberta, której na twarz Marii wywołały lekki rumieniec. Poczem, chcąc zwrócić rozmowę na przedmiot mniej drażliwy, John Mangles dodał. Ponieważ skończyłem opowiadanie o podróży Duncana, Wasza dostojność raczy może z kolei udzielić nam choć nieco szczegółów Waszej wycieczki po Ameryce i opisze nam czyny młodego naszego bohatera. Żadne opowiadanie nie mogło być przyjemniejsze dla Lady Heleny i Miss Grant. Lord Glenarvan zaspokoił ich ciekawość i wypadek po wypadku opisał całą swą podróż. Od jednego oceanu do drugiego. Przejście kordylierów andyjskich, trzęsienie ziemi, zniknięcie Roberta, porwanie go przez kondora, zręczny strzał Talkejwa, spotkanie z czerwonymi wilkami, odwagę i poświęcenie młodego chłopca, rozmowę z sierżantem Manuelem, powódź, ucieczkę na wierzchołek ombu, uderzenie piorunu, pożar, napaść kajmanów, trąbę powietrzną – noc na wybrzeżu Atlantyku, różne wreszcie szczegóły zabawne lub straszne, które z kolei budziły trwogę lub wywoływały uśmiech na usta słuchaczów. Po skończonym opowiadaniu, Lady Helena i Miss Grant uścisnęły serdecznie młodego Roberta, a Lord Glenarvan dodał. Kochani przyjaciele, wypada pomyśleć o teraźniejszości. Przeszłość już minęła, lecz przyszłość do nas należy. Mówmy o kapitanie Grancie. Przeszli więc do saloniku Lady Glenarvan, gdzie zasiedli wkoło stolika założonego mapami i planami. Droga Heleno, rzekł lord Glenarvan, powiedziałem ci już, że jakkolwiek uratowani z osady Brytanii nie wracają jeszcze z nami, niemniej mamy nadzieję ich odszukania. Z naszej przejażdżki po Ameryce wynieśliśmy to przekonanie więcej nawet tę pewność, że rozbicie się tego statku nie nastąpiło ani na wybrzeżach Oceanu Spokojnego, ani atlantyckiego. Stąd wynika wniosek bardzo naturalny, żeśmy źle zrozumieli dokument, a przynajmniej błędnie go sobie tłumaczyli w tem, co się tyczy Patagonii. Na szczęście, przyjaciel nasz Paganel, jakby natchnieniem jakimś oświecony, odgadł ten błąd, przekonał nas, że fałszywą postępujemy drogą i wytłumaczył znaczenie dokumentu tak jasno, że już żadnej, jak się zdaje, nie powinno ulegać wątpliwości. Mowa tu o dokumencie w języku francuskim i proszę Paganela o wytłumaczenie go raz jeszcze aby nikt już nie miał wątpliwości pod tym względem. Uczony geograf nie dał się prosić. Z głębokim przekonaniem dowodził, że kapitan Grant, opuszczając wybrzeża Peru na skołatanym statku, dla dostania się do Europy mógł być zapędzony aż do wybrzeża Australii przez silne wiatry południowe panujące na oceanie spokojnym. John Mangles nawet uległ wpływowi zręcznych jego wywodów i genialnych przypuszczeń, Jakkolwiek dowódca Duncana surowym był w takich rzeczach sędzią i niełatwo dał się uwodzić złudzeniom wyobraźni. Gdy Paganel skończył swą uczoną dysertację, lord Glenarvan oznajmił, że Duncan bezwłocznie popłynie do Australii. Zanim jednakże wydano ostatecznie w tym względzie rozkazy, Major prosił o pozwolenie zrobienia swoich jeszcze uwag. Nie mam zamiaru podawać wątpliwości ani też osłabiać rozumowań mego przyjaciela, owszem, uważam je za bardzo poważne, uzasadnione, ze wszechmiar na uwagę naszą zasługujące i sądzę, że powinny służyć za podstawę przyszłych naszych poszukiwań. Lecz pragnąłbym, aby je raz jeszcze pod najściślejszą wziąć rozwagę, choćby tylko w celu uznania niezaprzeczonej ich wartości. Słucham cię, majorze, rzekł Paganel, Gotów jestem odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania. Postaram się być zwięzłym, rzekł major. Kiedy przed pięciu miesiącami badaliśmy owe trzy dokumenty w Zatoce Clyde, zdawało nam się, żeśmy je dokładnie zrozumieli i że miejscem rozbicia nie mógł być inny punkt, jak zachodnie wybrzeże Patagonii. Pod tym względem nie było cienia wątpliwości. Bardzo słuszna uwaga, rzekł Glenarvan. Później Ciągnął dalej major, gdy paganel z rządzeniem opatrznościowego jakiegoś roztargnienia wszedł na pokład naszego statku, pokazaliśmy mu dokumenty i zgodził się wraz z nami na czynienie poszukiwań na wybrzeżu amerykańskim. Przyznaję to, odpowiedział geograf. A jednakże omyliliśmy się, dodał major. Omyliliśmy się, powtórzył Paganel. To prawda, kochany McNabs. Ale pomnij, że błądzić jest rzeczą ludzką, a szalonym jest ten tylko, kto trwa w błędzie. Poczekaj, paganelu, odpowiedział major. Nie zapalaj się. Nie obstaję bynajmniej za dalszym poszukiwaniem w Ameryce. Więc czegóż żądasz? wtrącił Glenarvan. Wyznania: nic więcej jak uroczystego wyznania, że wierzymy, iż okręt Brytania rozbił się przy brzegach Australii, jak wierzyliśmy, że się to stało przy brzegach Ameryki. Zeznajemy to chętnie, odpowiedział Paganel. Trzymam cię za słowo, kochany przyjacielu, i notuję ten fakt który kiedyś przypomnę twojej wyobraźni, tak skłonnej dodawania wiary najsprzeczniejszym nawet przypuszczeniom. Kto wie, czy po Australii nie wypadnie nam gdzie indziej zwrócić naszych poszukiwań. Glenarvan i Paganel spojrzeli jeden na drugiego, uderzyła ich bowiem słuszność uwag majora. Pragnę więc, mówił Nabbs, aby raz jeszcze dobrze zastanowić się, zanim puścimy się do Australii. Mamy przed sobą i dokumenty, i mapy. Zbadajmy kolejno wszystkie punkty, przez które przechodzi 37 równoleżnik, i zobaczmy, czy nie nastręczy się inny jeszcze punkt, jaki wskazany dokładnie w dokumencie. Nic łatwiejszego, powiedział Paganel. Tem więcej, że pod tą szerokością niewiele krajów znajdziemy. Zobaczymy, rzekł major, biorąc do rąk mapę opracowaną według rzutu Mercatora, a przedstawiającą całą kulę ziemską. Mapę rozłożono na stoliku przed Lady Heleną, tak, że wszyscy mogli stanąć wokoło, widzieć co Paganel na niej pokaże. Otóż, jak wam już mówiłem, wykładał geograf. Przerżnąwszy Amerykę Południową, 37 stopień szerokości przechodzi dalej przez wyspy Tristan da Cuna, których, jak sądzę, żaden z wyrazów dokumentu tyczyć się nie może. Przejrzano skrupulatnie dokumenty i uznano, że Paganel ma słuszność zupełną co do wysp Tristan da Cuna. Idźmy dalej ciągnął geograf. Opuścimy Atlantyk, płyniemy o dwa stopnie poniżej przylądka Dobrej Nadziei i spotykamy Ocean Indyjski. Na tej drodze znajduje się jedyna gromada wysp Amsterdam, których także nie tyczy się najmniejsza wzmianka w naszym dokumencie. Teraz z kolei przybywamy do Australii. 37 siódmy równoleżnik przecina ten ląd u przylądka Bernoulli, a opuszcza go u zatoki Twofold. Zgodzicie się zapewne ze mną, że wyraz angielski straj, wyraz francuski austral Mogę stosować do Australii. Zdaje się, że masz zupełną słuszność, kochany Paganelu, ale idźmy dalej nalegał major. Idźmy, rzekł Paganel. Podróż jest łatwa. Opuściwszy Zatokę Twofold przebywamy odnogę morską ciągnącą się na wschód Australii i dopływamy do Nowej Zelandii. Tu wypada mi przypomnieć, że wyraz francuski continent bez najmniejszej wątpliwości znaczy kontynent, ląd a przeto kapitan Grant nie mógł znaleźć schronienia na Nowej Zelandii, która jest wyspą. Pomimo to badajcie, porównywajcie, rozbierajcie wyrazy i przekonajcie się, czy mogą mieć co wspólnego z tym krajem. Bynajmniej, odpowiedział John Mangles po pościsłem obejrzeniu dokumentów i karty geograficznej. Bynajmniej, powtórzyli wszyscy obecni, a nawet sam major przyznał, że nie mogło to być mowy o Nowej Zelandii. Teraz, mówił dalej geograf, na całej tej ogromnej przestrzeni dzielącej tę wielką wyspę od wybrzeży amerykańskich, trzydziesty siódmy równoleżnik przechodzi przez jedną tylko wyspę pustą i nieurodzajną. Która się zowie? spytał major. Zobacz na karcie. To wysypka Marii Teresy, której nazwiska nawet najmniejszego śladu nie znajduje w żadnym z trzech dokumentów. Tak jest, wtrącił Glenarvan. Odwołuję się więc do was, kochani przyjaciele, czy wszelkie prawdopodobieństwo, iż nie powiem pewność zupełna, nie przemawia za lądem australijskim? Nie inaczej, Jednozgodnie odpowiedzieli podróżni i kapitan Duncana. Słuchaj, John, rzekł wtedy lord Glenarvan, czy masz wystarczające zapasy węgla i żywności? Mam, wasza dostojność. Dostatecznie zaopatrzyłem się w Talkahuano, a zresztą w Cape Town łatwo dostaniemy węgla. A więc w drogę! Jeszcze jedna uwaga, rzekł major przerywając swemu kuzynowi. Słuchamy cię, majorze. Bez względu na to, jakie szanse powodzenia możemy mieć w Australii, nie zaszkodzi wypocząć jeden dzień lub parę przy wyspach Tristan da Cunha i Amsterdam. Leczą one na naszej drodze. Nie potrzebujemy zbaczać ani trochę, a przekonamy się przynajmniej, czy Brytania nie pozostawiła tam jakiegoś śladu swego rozbicia. O, niewierny majorze! zawołał Paganel. Oto ci idzie. Idzie mi o to, żebyśmy nie potrzebowali wracać, jeśli przypadkiem i Australia zawiedzie nasze nadzieje. Pochwalam tę przezorność, rzekł Glenarvan. A ja jej nie ganie, mówił Paganel. A więc, kapitanie, mówił dalej Glenarvan. Podążaj ku wyspom Tristan da Cunha. Natychmiast odpowiedział kapitan i wybiegł na pokład dla dania rozkazów. A tymczasem Robert i Maria Grant żywo wynurzali swą wdzięczność lordowi. W chwilę potem Duncan, oddalając się od wybrzeża amerykańskiego i płynąc szybko na wschód, pruł fale Oceanu Atlantyckiego. 28 Tristan da Cunha. Gdyby jacht ściśle się by utrzymał linii równika, to 196 stopni dzielących Australię od Ameryki, albo raczej przylądek Bernouilli od przylądka Corrientes, wynosiłoby 11 760 mil morskich 4900 liełek. Lecz na 37 równoleżniku te 196 stopni, z powodu kształtu globu, znaczą tylko 9480 mil. 4000 lieues. Od wybrzeża amerykańskiego do Tristan da Cunha liczą 2100 mil, 896 lieues. Jest to odległość, którą John Mangles spodziewał się przebyć w dniach dziesięciu, jeśli wschodnie wiatry nie opóźnią biegu jachtu. Ku wielkiemu jego zadowoleniu pod wieczór wiatr znacznie się uspokoił, a Duncan na morzu zupełnie spokojnym miał sposobność okazania swych niezrównanych przymiotów. Tego samego jeszcze dnia na pokładzie wszystko wróciło do dawnego porządku. Z wód Oceanu Spokojnego okręt przepłynął na wodę Atlantyku, z małą barwy różnicą, bardzo od tamtych podobne. Żywioły ucieszone sprzyjały zupełnie podróży. Ocean był spokojny, wiatr z przyjaznej wiał w strony, a przytem żagle pod wiatr zachodni rozpięte dzielnie wspierały parę w kotle nagromadzoną. Szybko ta podróż przeszła bez żadnego wypadku. Z ufnością wyglądano brzegu australijskiego. Rozmawiano o kapitanie Grancie, jak gdyby jacht płynął na pewno do portu, z którego miał go zabrać. Już nawet przygotowano dla niego kajutę i wyznaczono miejsce dla jego towarzyszów. Maria Grant własną ręką stroiła przyszłe swe ojca mieszkanie, ustąpione przez pana Olbineta, który przeniósł się do pokoju swej żony. Kajuta, o której mowa, przytykała do owego numeru szóstego, który Paganele zamówił sobie, jak mniemał, na pokładzie okrętu Scotia. Uczony geograf ciągle prawie siedział tam zamknięty, pracując od rana do nocy nad dziełem, które miało nosić tytuł Wzniosłe wrażenia geografa w Pampie argentyńskiej. Słyszano często, jak głosem wzruszonym wypowiadał okresy wytworne, zanim je zapisał do swego dziennika, jak nieraz, sprzeniewierzając się muzie historii, wzywał boskiej Kaliopy, opiekującej się wielkimi utworami epicznymi. Paganel zresztą nie tajił się z tym, bynajmniej. Czyste córy Apollina opuszczały chętnie dla niego wieszółki Parnasu lub Helikonu. Lady Helena szczerze mu tego winszowała, a major nie był chętny tym odwiedzinom bóstw mitologicznych. Tylko, dodawał zawsze, wystrzegaj się, kochany Paganelu, zwykłych Twych roztargnień, a jeśli przypadkiem przyjdzie Ci ochota uczyć się mowy australijskiej, nie bierz się do tego za pomocą gramatyki chińskiej. Tak więc wszystko składało się wybornie na pokładzie Duncana. Lord i Lady Glenarvan z upodobaniem patrzyli na Johna Mangles i Maję Grant, lecz nie zaczepiali tej drażliwej kwestii, skoro jej nie dotykał sam kapitan. Co pomyśli stary Grant, rzekł pewnego razu Glenarvan do Lady Heleny. Pomyśli, że Mangles godny jest jego córki i z pewnością się nie omyli. Tymczasem jacht szybko posuwał się, dążąc do swego celu. W pięć dni po opuszczeniu przylądka Corrientes, 16 listopada wiać poczęły bardzo przyjazne jego żegludze wiatry zachodnie. Duncan rozwinął wszystkie swe żagle i pędził, jakby szedł o lepsze z jachtami królewskiego klubu na Tamizie. Mało wstrzymywały jego bieg prosty, szeroko pokrywające morze i zamieniające je prawie w stan zielskim zasłany. Duncan sunął po nich, jakby po łąkach pampy. Na zajutrze obrzasku słyszeć się dało głos majtka z czatowni: Ziemia! W którym kierunku? spytał Tomasz Ostin, będący na służbie. Pod wiatr, odpowiedział Majtek. Okrzyk taki zawsze na okręcie sprawia pewne wzruszenie, toteż wszyscy zaraz wybiegli na pomost, a Jakub Paganel skierował swą lunetę w stronę wskazaną, lecz nie mógł dostrzec nic takiego, co by było od ziemi podobne. Spojrzyj w obłoki, rzekł do niego John Mangles. W rzeczy samej, odrzekł Paganel, widzę jakby jakiś szczyt, zarysowujący się jeszcze niewyraźnie. To jest Tristan da Cunha, oświadczył John Mangles. A więc mamy jeszcze przebyć 80 mil angielskich? Bo z takiej odległości widzialny jest szczyt Tristan, mający 7 tysięcy stóp wysokości. Tak jest, rzeczywiście, odpowiedział kapitan John. W kilka godzin później gromada wysp bardzo wysokich i nader stromych zaczęła się rysować wyraźnie na widnokręgu. Stożkowaty wierzchołek Tristana czarno się odznaczał na jasnym tle nieba, błyszczącym promieniami wschodzącego słońca. Tristan da Kuna leży pod 37 stopniem 8 minutą szerokości południowej i 10 stopniem 44 minutą długości na zachód od południka Greenwich. O 18 mil na południowo-zachód wyspa, znana niedostępną, a o 10 mil na południowo-wschód. Wyspa Słowicza tworzą tę drobną grupę samotnie rzuconą na tę część Atlantyku. O trzeciej godzinie po południu Duncan wpłynął do przystani Falm, którą cykl Help, pomocy, osłania przed wiatrami zachodnimi. Stało tam na kotwicy kilka statków do połowu fok i innych zwierząt morskich, w jakie te wybrzeża bardzo obfitują. John Mangles zajął się wyszukaniem miejsca wygodnego do zapuszczenia kotwicy, bo ta przystań nieosłonięta bardzo jest niebezpieczna z powodu gwałtownych wiatrów północno-zachodnich i północnych. W tem to właśnie miejscu w roku 1829 zginął całkowicie bryk angielski julia. Jacht zbliżył się na odległość pół mili od brzegu. Zaraz też potem wielkie czółno przewiozło podróżnych na brzeg, gdzie wysiedli na drobny czarny piasek powstały ze zwietrzałych skał wyspy. Stolicą wysp Tristan da Cunha jest mała wioska leżąca w głębi przystani nad dużym i głośno szumiącym strumieniem. Podróżni znaleźli tam z pięćdziesiąt domków dość porządnych i czystych, rozrzuconych z tą matematyczną regularnością, która staje się być ostatnim wyrazem architektury angielskiej. Poza tym miasteczkiem w miniaturze rozciąga się 1500 hektarów równiny, a nad nią stożkowaty szczyt wznosi swe czoło ku niebu na siedem tysięcy stóp wysoko. Glenarwana przyjął gubernator, zależny od rządu angielskiej kolonii przylądka dobrej nadziei. Nie umiał on nic wypowiedzieć ani o kapitanie Grancie, ani o statku Britannia, a nawet nazwiska te nie były mu znane. Wyspy Tristan da Cunha rzadko bywają nawiedzane przez okręty. Od głośnego rozbicia się okrętu Blendon Hall w roku 1821 dwa jeszcze podobne nieszczęśliwe wypadki trafiły się tutaj. Mianowicie w 1845 roku rozbił się statek Primaguel, a w 1857 roku trzymasztowy okręt amerykański Philadelphia. Te tylko trzy katastrofy wymienia kronika archipelagu Tristan da Cunha. Glenarvan przygotowany był na to, że się tam niczego stanowczego nie dowie, jeśli pytał gubernatora, to jedynie tylko dlatego, aby sobie nie mieć nic do wyrzucenia. Wysłał nawet parę łodzi, aby opłynęły wyspę, której obwód wynosi nie więcej nad 17 mil. Ani Londyn, ani też Paryż nie zmieściłyby się na niej, gdyby nawet była trzy razy większa. Przez ten czas podróżni Duncana zwiedzali miasteczko i jego okolice. Ludność w Tristan de Kuna wynosi zaledwie 150 mieszkańców. Są to Anglicy i Amerykanie, pożenieni z murzynkami i hotentotkami z przylądka dobrej nadziei, nieustępującymi nikomu pod względem brzydoty. Dzieci z tych małżeństw zrodzone, sztywne są jak Saksonowie, a czarne jak Afrykanie. Turyści nasi, radzi, że czują ziemię pod nogami, przedłużyli swą przechadzkę po wybrzeżu stykającym się z rozległą płaszczyzną, jedyną, która jest na tej wyspie uprawiana. Reszta kraju to skalista i lawowa pustynia, na której żyje mnóstwo albatrosów ogromnych i głupowatych tłuścieli. Podróżni i zwiedziwszy skały, podążyli ku płaszczyźnie. Żywe i liczne strumienie podsycane wiecznymi śniegami wierzchołka góry, szmerały tu i ówdzie. Zielone krzaki, na których tyle było wróbli, ile kwiatków, ożywiały i rozweselały okolice. Jedyny gatunek drzewa, wysokiego na dwadzieścia stóp, a raczej krzew olbrzymi, Kolące, krzewy wiciowate, inne znów wonne, mchy, wrzosy i tak stanowiły nieliczną, ale świetną florę i świadczyły, że wiosna nieustająca wywiera swój błogi wpływ na tę wyspę uprzywilejowaną. Paganel ze zwykłym sobie zapałem utrzymywał, że to jest właśnie owa słynna ogiegia, opiewana przez Fenelona w jego dziele przygody Telemaka. Proponował nawet lady Glenarvan, aby wyszukawszy sobie grotę, zajęła miejsce podobnej kalipso. A dla siebie prosił tylko o urząd jednej z nim w jej posługujących. Tak gawędząc i podziwiając naturę, podróżni o zmroku powrócili na pokład jachtu. W okolicach wioski pasły się stada wołów i baranów, a pola, okryte zbożem, kukurydzą i roślinami warzywnymi, dopiero od 40 lat tam sprowadzonymi, ciągnęły się aż do ulic stolicy. Powróciły też łodzie na zwiady wysłane. W przeciągu kilku godzin opłynęły wyspę, nie znalazłszy nigdzie najmniejszego śladu Brytanii. Duncan mógł już przeto spokojnie opuścić tę gromadę wysp afrykańskich i płynąć dalej na wschód. Wieczór poświęcono na połów fok, które znajdują się tam w niezmiernej ilości pod imieniem cieląt, lwów, niedźwiedzi i słoni morskich zalegają wybrzeża zatoki Falmouth. Dawniej na tych wodach przebywały też i wieloryby, lecz tyle na nie robiono wypraw. Że pozostało ich w tych okolicach niewiele. Natomiast napotykano duże i częste gromady różnych zwierząt ziemnowodnych. Osada jachtu postanowiła odbyć połów przez całą noc, a następny dzień użyć na zrobienie zapasu tranu. Tak więc odjazd Dankana odłożono do pojutrza, to jest do dnia 20 listopada. Przy wieczerzy Paganel udzielił swym towarzyszom kilku zajmujących szczegółów o wyspach Tristan. A mianowicie, że ta gromada odkryta była w 1506 roku przez Portugalczyka Tristana da Cunha, jednego z towarzyszów Albert Querqua. Lecz nie zwiedzano jej przez cały wiek, uważając ją nie bez zasady, tak samo jak Bermudy, za gniazdo burz. Rzadko tam więc statek jaki przybywał, chyba zagnany burzą. W 1697 roku zawinęły tam trzy statki holendersko-indyjskie. Spostrzeżenia ich przeglądał w 1700 roku sławny astronom Halley. Od roku 1712 do 1767 kilku żeglarzy francuskich korzystało z tej wiadomości, a m.in. La Perouse w swej podróży odbytej w 1785 roku. Wyspy te rzadko odwiedzane pozostały zupełnie puste. Dopiero w roku 1811 Amerykanin, nazwiskiem Jonathan Lambert, postanowił je zaludnić. Przybywszy tam z dwoma towarzyszami w miesiącu styczniu, wziął się czynnie do pracy. Gubernator angielski z przylądka dobrej nadziei, dowiedziawszy się, że dobrze się tam mają, ofiarował mi opiekę Anglii, którą Jonathan Lambert przyjął i na chacie swej zatknął flagę Wielkiej Brytanii. Zdawało się, że powinien był panować spokojnie nad swym narodem złożonym z jednego starego Włocha i jednego mulnika portugalskiego. Gdy pewnego dnia przy zwiedzaniu wybrzeży swego państwa utopił się lub może był utopiony. Tymczasem nadszedł rok 1816. Napoleona uwięziono na wyspie świętej Heleny, a Anglia dla zapewnienia sobie lepszej nad nim straży osadziła jeden garnizon na wyspie Wniebowzięcia, a drugi na Tristan da Cunha. Ten ostatni składał się z kompanii artylerii, z CAP, z oddziałów Hotentotów i pozostał tam aż do roku 1821. To jest do śmierci więźnia z Wyspy Świętej Heleny. – Jeden pozostał tylko Europejczyk – dodał Paganel. – Jeden kapral, Szkot. – Ach, Szkot – zawołał major, którego uwagę zawsze zajmowali szczególnie jego rodacy. – Nazywał się William Glass – odrzekł Paganel i pozostał na wyspie ze swoją żoną i dwoma hotentotami. Wkrótce do tego Szkota przyłączyli się dwaj Anglicy – Jeden majtek, a drugi rybak, były dragon armii argentyńskiej. A nareszcie w 1821 roku jeden z rozbitków okrętu Blendon Hall wraz ze swoją żoną znalazł schronienie na wyspie Tristan. Takim więc sposobem w 1821 roku wyspa liczyła już sześciu mężczyzn i dwie kobiety. W 1829 było już na niej siedmiu mężczyzn, sześć kobiet i czternaście dzieci – w 1835 cyfra ludności wzrosła do 40, a teraz jest już trzykroć liczniejsza. Taki to bywa początek narodów, rzekł Glenarvan. Dla uzupełnienia dziejów Cunha, dodam, mówił Paganel, że ta wyspa tyle co i Juan Fernandez zasługuje na nazwę Wyspy Robinsona, bo jeżeli na jednej pozostawiono z kolei dwóch marynarzy, to na drugiej omal nie porzucono dwu uczonych. W roku 1793 jeden z moich rodaków, przyrodnik Albert de Petit-Tura, wyszedł na wycieczkę botaniczną, zabłądził i nie mógł trafić do swego statku, aż do chwili, gdy już podnoszono kotwicę. A w roku 1824 jeden z Twoich znowu rodaków, milordzie, zdolny rysownik August Earl, przez 8 miesięcy pozostawał na wyspie. Kapitan jego okrętu zapomniał, że Earl wysiadł na ląd i odpłynął do przylądka dobrej nadziei. Prawdziwie roztargniony kapitan, rzekł major. Czy nie był to czasem twój krewny Paganelu? Jeśli nim nie był, kochany majorze, to wart nim być. Odpowiedź geografa zakończyła tę rozmowę. Nocny połów Dankana udał się bardzo szczęśliwie. Ubito pięćdziesiąt ogromnych fok, z których przez cały dzień następny wydobywano tran i ściągano skóry. Reszta towarzystwa zrobiła znów wycieczkę na wyspę. Major i Glenarvan wyszli ze strzelbami, chcąc popróbować zwierzyny tamtejszej. Na przechadzce dnia tego posunięto się aż do podnóża góry, na grunt zasłany szczątkami wybuchów wulkanicznych. Angielski kapitan Carmichael słusznie uważał tę wyspę za wulkan wygasły. Myśliwi spostrzegli kilka dzików, a nawet jednego z nich kula Majora powaliła. Na wyniosłej płaszczyźnie widziano znaczną ilość kus dzikich – było tam też mnóstwo kotów zdziczałych, śmiałych i silnych, groźnych nawet dla psów. Być może zrobią się z nich z czasem drapieżniki jak należy. O ósmej wieczorem wszyscy byli już z powrotem na pokładzie, a w nocy Duncan opuścił wyspę Tristan da Kuna, aby jej nigdy już więcej nie zobaczyć. 29 Wyspa Amsterdam. John Mangles miał zamiar zawinąć do przylądka dobrej nadziei dla zrobienia zapasu węgla. Musiał więc nieco zboczyć z 37. równoleżnika i posunąć się o dwa stopnie wyżej ku północy. Duncan płynął z prądem wiatru, stale wiejącego od zachodu i bardzo mu przyjaznego. W niespełna sześć dni przebył 1300 mil tak, że 24 listopada ujrzeli górę stołową, a nieco później jacht opłynął górę znaków – Oznaczającą wejście do zatoki, do której wpłynął około ósmej wieczorem i zarzucił kotwicę w porcie Cape Town. Paganel, jako członek Towarzystwa Geograficznego, nie mógł nie wiedzieć, że kończyny Afryki dostrzeżone były po raz pierwszy już w 1486 roku przez portugalskiego admirała Bartolomea Diaza, choć je opłynął dopiero w 1497 roku sławny Vasco de Gama. I jakże Paganel mógł nie wiedzieć o tym, skoro już Camoens w swojej luzjadzie opiewał sławę wielkiego żeglarza? Z tego jednak powodu uczynił ciekawą uwagę, mianowicie gdyby Diaz w 1486 roku, czyli na sześć lat przed pierwszą podróżą Krzysztofa Kolumba opłynął przylądek dobrej nadziei, to odkrycie Ameryki mogłoby być nieskończenie opóźnione. Rzeczywiście droga około przylądka jest najkrótsza i najprostsza do Indii Wschodnich, a tymczasem posuwając się ciągle na wschód, czegoż szukał wielki marynarz genueński, jeżeli nie skrócenia drogi do krajów obfitujących w korzenie cenne. Miasto Kap, leżące w głębi Cap Bay, założył w 1652 roku holender nazwiskiem Van Riebeck. Była to stolica ważnej kolonii, która mocą traktatu z roku 1815 stała się własnością Anglii. Podróżni skorzystali z przystanku Duncana, by zwiedzić miasto. Mieli tylko 12 godzin do rozporządzenia, bo jeden dzień wystarczał kapitanowi Manglesowi do odświeżenia potrzebnych mu zapasów, a lord chciał odjechać koniecznie 26 z rana. I nie potrzeba było zresztą więcej czasu na przebierzenie regularnych kratek tej szachownicy, która się zowie Cape Town, a na której, jak mówił Paganel, 30 tysięcy mieszkańców białych i czarnych odgrywa rolę króli, królowych, skoczków pionów, leuchrów i tak dalej. Gdy już obejrzano zamek wznoszący się w stronie południowo-wschodniej miasta, dom i ogród gubernatora, giełdę, muzeum, krzyż kamienny ustanowiony jeszcze przez Bartlomea Diaza na pamiątkę dokonywanego odkrycia, gdy wychylono szklankę krajowego wina, nie pozostało nic więcej jak tylko puścić się w dalszą drogę i tak właśnie zrobili nasi podróżni. Wcześniej, dnia następnego, Duncan rozwinął wszystkie swoje żagle, a w kilka godzin potem okrążył już przylądek burz, któremu prawdziwy optymista Jan II, król portugalski, bardzo niezręczną dał nazwę – Dobrej Nadziei. Przebyć 2000 mil, 1200 dzielających kap od wyspy Amsterdam po gładkiem morzu i pod oddechem wiatrów sprzyjających, była to sprawa dni dziesięciu. Żeglarze szczęśliwsi od podróżników w pampie nie mogli się uskarżać na opór żywiołów. Powietrze i woda zbuntowane przeciwko nim na lądzie stałym, teraz wspólnie ułatwiały im drogę na oceanie. Ach, morze, morze, powtarzał Paganel. To jedyne pole, na którym mogą się wyćwiczyć i wykształcić siły ludzkie. Okręt jest prawdziwą arką cywilizacji. Przyznajcie, moi przyjaciele, że gdyby kula ziemska była tylko jednym rozległym lądem stałym, to w XIX wieku nie znano by jeszcze tysięcznej jej części, bo zobaczymy, co się dzieje w wielkich lądach w stepach Syberii, na płaszczyznach Azji Środkowej, w pustyniach Afryki, na niezmierzonych stepach Ameryki, na obszarach Australii, na osamotnionych lodowiskach podbiegunowych, człowiek nie ma odwagi zapuścić się tam najodważniejszy, cofa się, najzuchwalszy upada na duchu. Nie ma sposobu przebycia tych przestrzeni. Na przeszkodzie staje już to zupełny brak, już niedostateczność środków przewozowych, gorąca choroby, dzikość krajowców. Dwadzieścia mil pustyni bardziej oddziela ludzi od siebie, aniżeli pięćset mil na oceanie. Mieszkańcy dwóch wybrzeży uważają się za sąsiadów, gdy tymczasem za obcych sobie, za cudzoziemców, uważają się mieszkańcy dwóch krańców lasu. Anglia graniczy nie ledwie z Australią, gdy tymczasem Egipt, na przykład, zdaje się być o miliony mil odległy od Senegalu, a Pekin uważać można za antypody Petersburga. Może przebywa się dzisiaj łatwiej, aniżeli najmniejszą pustynię i dzięki tej ułatwionej komunikacji wodnej, jak to słusznie powiedział amerykański uczony komendant Maury, obecnie istnieje pewien stopień ogólnego, jakoby pokrewieństwa pomiędzy wszystkimi częściami świata. Paganel mówił z zapałem, a major nawet nie miał nic do zarzucenia temu hymnowi na cześć oceanu. Gdyby dla odszukania kapitana Granta potrzeba było lądem jechać wzdłuż trzydziestego siódmego równoleżnika, to przedsięwzięcie byłoby niepodobne do urzeczywistnienia. Może zaś łatwo przeniosło z jednego kraju do drugiego odważnych poszukiwaczów, którzy dnia 6 grudnia spostrzegli nową wyniosłość, wydobywającą się z głębi wód oceanu. Była to wyspa Amsterdam, leżąca pod 37 stopniem 47 minutą szerokości i 77 stopniem 24 minutą długości. Wyniosły jej wierzchołek, w czas pogodny widzialny jest z odległości mil pięćdziesięciu. O ósmej godzinie kształty jej niezupełnie jeszcze wyraźne czyniły ją zupełnie podobny do Teneryfy. A przeto, dodał lord Glenarvan, podobna jest również do Tristan da Kuna. Bardzo słuszna i trafna uwaga, odpowiedział Paganel. Do której dodałbym jeszcze, że tak samo jak Tristan da Cunha, Wyspa Amsterdam obfituje w foki i robinsonów. Wszędzie więc byli robinsonowie? spytała Lady Helena. Rzeczywiście, pani, odrzekł Paganel. Mało jest wysp, które by nie miały swej historii w tym rodzaju. I na długo przed napisaniem przez waszego nieśmiertelnego słowaka Rodaka Daniela Defoe, książki o Robinsonie, wypadki w niej opisywane bywały rzeczywistością. Pozwól, panie Paganel, odezwała się Maria Grant, uczynić ci jedno zapytanie. Choćby nawet dwa, kochana mi sprzyrzekam ci na nie odpowiedzieć. Powiedz szczerze, czy bardzo by cię zatrważyło, gdyby cię opuszczono na takiej wyspie bezludnej? Mnie? zawołał Paganel. Ciekaw jestem, wtrącił major, czy nie oświadczysz czasem, kochany przyjacielu, że to jest najgorętszym twem życzeniem. Nie powiem tego, ale wyznam szczerze, że nie sprawiłoby mi to wielkiej przykrości. Stworzyłbym sobie nowe życie, polowałbym lub łowił ryby, przez zimę mieszkałbym w grocie, latem na drzewie, pobudowałbym składy na me zapasy, a w końcu rozkolonizowałbym moją wyspę. Jak to? Sam jeden? Sam jeden, gdyby tego była potrzeba. Zresztą, czy można być zupełnie samotnym na świecie, czy nie można znaleźć sobie przyjaciół w rasie zwierzęcej, przyswoić młodą kozę, papugę gadatliwą lub rozkoszną małpeczkę. A jeśli przypadek ześle ci jeszcze wiernego towarzysza, jak ów piątek Robinsona, to czegóż więcej do zupełnego szczęścia potrzeba? Dwóch przyjaciół na samotnej skale, ale cóż to za szczęście? Przypuśćmy na przykład, że tak major i ja. O, dziękuję pokornie – przerwał major. – Nie nęci mnie bynajmniej rola Robinsona i z pewnością źle bym ją odgrywał. – Kochany panie Paganel – rzekła Lady Helena – widzę, że znowu bójna twa wyobraźnia wyprowadza cię na pole fantazji. Lecz sądzę, iż rzeczywistość bardzo się różni od marzeń. Masz w pamięci tych Robinsonów zmyślonych, porzuconych na wyspie umyślnie na to upatrzonej, którym natura sama dogadza, jak dzieciom kapryśnym, widzisz przeto samą tylko piękną stronę położenia. Jak to? Pani nie wierzysz, aby można być zupełnie szczęśliwym na wyspie bezludnej? Nie wierzę. Człowiek stworzony jest do towarzystwa, a nie do samotności, która jest matką rozpaczy. Że zrazu troska o potrzeby materialne zajmuje nieszczęśliwego, dopiero co ocalonego od śmierci w bałwanach morskich, że potrzeby chwili każą mu zapominać o przyszłości. To być bardzo może, lecz później, gdy się ujrzy samotnym, oddalonym od bliźnich, bez nadziei ujrzenia kiedyś jeszcze kraju swego i tych, których kochał, jakże cierpieć będzie? Jego wysepka to dla niego świat cały. Cała ludzkość kończy się na nim jednym. A gdy śmierć przyjdzie, śmierć straszna w takim osamotnieniu, jest on wtedy jak ostatni człowiek w ostatnim dniu świata. Wierzaj mi, panie Paganel, że nie do zazdrości jest los takiego człowieka. Paganel nie bez żalu uległ wymownemu doprowadzeniu Lady Heleny. Rozmowa o korzyściach i przykrości osamotnienia przeciągnęła się aż do chwili, w której Duncan zarzucił kotwicę w odległości mili od brzegu wyspy Amsterdam. Samotny ten archipelag na oceanie indyjskim składa się z dwóch wysp oddzielnych, leżących prawie o 33 mile jedna od drugiej i właśnie na samym południku wyspu indyjskiego. Na północ leży wyspa Amsterdam albo Świętego Piotra, na południe wyspa Świętego Pawła. Jakkolwiek wspomnieć tu nie zawodzi, że geografowie i żeglarze biorą je często za jedno. Wyspę tę odkrył w grudniu 1796 roku Holender nazwiskiem Wlaming. Potem zwiedzał je Entre który ze statkami Esperance i Larecherche wyprawił się na poszukiwanie zaginionego De La Porus. Od tej podróży datuje się branie tych wysp za jedną. Marynarz Barrow, Beptam Barpe w atlasie Entre później Horsburg, Pinkerton i inni geografowie ciągle brali Wyspę Świętego Piotra za Wyspę Świętego Pawła i przeciwnie. W 1859 roku oficerowie australijskiej fregaty Noworra. W swej wyprawie na około świata uniknęli tego błędu, do którego sprostowania Paganel tak wielką przywiązywał uwagę. Wyspa Świętego Pawła, leżąca na południe od wyspy Amsterdam, jest wysepką bezludną, uformowaną z góry stożkowatego kształtu, dawniejszego, jak się zdaje, wulkanu. Przeciwnie, wyspa Amsterdam, do której Szalupa dowiozła podróżnych Dankana, ma do 12 mil obwodu. Zamieszkana jest przez kilku ludzi, dobrowolnie skazujących się na to smutne wygnanie – są to stróże rybołówstwa, należącego tak jak i cała wyspa do niejakiego pana Otowana, kupca z wyspy Reunion. Ciągnie on z tej posiadłości 75 do 80 tysięcy franków rocznego dochodu za połów, solenie i wysyłanie do odległych krain ryby morskiej znanej pod nazwą Dorsza. Zresztą ta wyspa Amsterdam przeznaczona już widać była Francji. Przede wszystkim należy do niej dlatego, że pierwszy zajął ją niejaki Camille, Autor z saint na wyspie Bourbon. Potem, na mocy jakiegoś kontraktu międzynarodowego, ustąpiona była pewnemu Polakowi, który uprawiał ją przy pomocy niewolników Malgaszów. Właściciel Polak to jakby Francuz, dziś posiada ją pan Otowan, i pod jego rządami stała się osadą zupełnie francuską. Gdy Duncan przybył do niej dnia 6 grudnia 1864 roku, ludność jej składała się z trzech mieszkańców jednego Francuza i dwóch mulatów. Paganel mógł przeto uścisnąć rękę swego rodaka, czcigodnego pana Viu, staruszka w bardzo już podeszłym wieku. Ten mądry starzec z wielką grzecznością robił honory swej wyspy. Szczęśliwy to dla niego był dzień, w którym mógł przyjąć miłych gości. Do wyspy Świętego Piotra przybywają tylko rybacy, trudniący się połowem fok i niekiedy wielorybnicy. Ludzie bardzo prostych obyczajów, którzy wcale nie nabyli ogłady w ciągłym obcowaniu z psami morskimi. Pan Wio przedstawił swoich podwładnych dwóch mulatów. Oprócz nich jedynymi istotami żywymi na tej wyspie było kilka dzików gnieżdżących się w jej głębi i kilka tysięcy głupich tłuścieli, pingwinów na jej wybrzeżach. Domek, w którym mieszkali Trzej Wyspiarze, leżał w głębi portu naturalnego powstałego z zawalania się jednej części góry. Od dawna już Wyspa Świętego Piotra służyła za schronienie rozbitkom. Paganel zaciekawił bardzo swoich słuchaczy, rozpoczynając pierwsze swe opowiadanie temi temisłowi. Historia dwóch szkotów opuszczonych na wyspie Amsterdam. Było to w roku 1827. Okręt angielski Palmira, przepływając w pewnej odległości od wyspy, spostrzegł dym unoszący się w powietrzu. Kapitan zbliżył się do brzegu i zobaczył wkrótce dwóch ludzi dających znaki rozpaczliwe – Wysłał więc do lądu czułno i zabrał na okręt Jakuba Payne, młodzieńca 22-letniego i Roberta Praotfuta, mającego lat 48. Dwaj ci biedacy byli strasznie wyczerpani. Od półtora roku bez pokarmu prawie i wody słodkiej żyli muszlami, które łowili za pomocą starego gwoździa zakrzywionego. Niekiedy udało im się schwytać przebiegające prosie dzikie, ale też często i po trzy dni nie mieli co do ust włożyć. A czuwać wciąż musieli nad ogniem roznęconym przy pomocy ostatniego kawałka łupki. Gdy się wybrali na jedną wyprawę lub wycieczkę, zawsze ten skarb szacowny zabierali ze sobą, nie dozwalając mu nigdy zagasnąć. Tak wiedli życie w nędzy, niedostatku i cierpieniach. Przywiózł ich na tę wyspę skuner, trudniący się połowem fok. Stosownie do zwyczajów rybackich, przez cały miesiąc mieli gromadzić skóry i tran, czekając na powrót skunera. Ale skuner nie powrócił. W pięć miesięcy później okręt Hope, płynący do Van Diemen, zawinął do wyspy, lecz kapitan jego przez barbarzyński i niczem nie usprawiedliwić się nie dający kaprys, odmówił zabrania szkotów. Odjechał, nie zostawiwszy im ani jednego suchara, ani krzesiwa, i z pewnością dwaj nieszczęśliwi byliby pomarli z głodu, gdyby Palmira nie przyjęła ich na swój pokład. Drugi wypadek, o jakim wspomina historia wyspy Amsterdam, jest to zdarzenie kapitana Perona, Francuza, zupełnie podobne do poprzedniego i tak samo zakończone. Pozostanie dobrowolne na wyspie, okręt niepowracający i okręt obcy przypadkiem zapędzony w tę stronę po 40 miesiącach. Tylko, że pobyt kapitana Perona zaznaczył się krwawym dramatem przypominającym dziwne wypadki zmyślone, jakie miałyby oczekiwać bohatera Daniela Defoe, po jego powrocie na swą wyspę. Kapitan Peron wylądował z czterema majtkami, dwoma Anglikami i dwoma Francuzami i miał przez piętnaście miesięcy polować na lwy morskie. Łowy były pomyślne, lecz gdy po piętnastu miesiącach okręt nie powrócił, gdy zwolna wyczerpały się zapasy żywności, pożycie z towarzyszami niedoli stało się bardzo trudne. Dwaj Anglicy zbuntowali się przeciw kapitanowi Peronowi, który byłby niezawodnie zginął z ich ręki, gdyby nie pomoc rodaków. Od tej chwili obie strony czuwały dzień i noc uzbrojone, napadając na siebie nawzajem. To jako zwycięzcy, to znów jako pokonani, byliby niezawodnie wymordowali jedni drugich, gdyby na szczęście okręt angielski nie zabrał ich z powrotem do ojczyzny i tym sposobem nie zakończył strasznego ich położenia. Wyspa Amsterdam była zatem po dwakroć przytułkiem majtków opuszczonych, których opatrzność ocaliła od nędzy i śmierci. Lecz od tej pory żaden statek nie zabrnął na te wybrzeża. A gdyby nawet burza wyrzuciła jakichś rozbitków, to ci znaleźliby posterunek pana Wio. Starzec zaś przez długie już lata mieszkał na wyspie, a nigdy jeszcze nie nastrączyła mu sposobności ofiarowania gościnności zabłąkanym lub rozbitkom żeglarzom. O Brytanii i o kapitanie Grancie nic nie wiedział. Ani wyspa Amsterdam, ani wysepka Świętego Pawła, którą rybnicy i rybacy często nawiedzali, nie była teatrem tej katastrofy. Glenarvan ani się zdziwił, ani zmartwił takim objaśnieniem. Na przystankach tych i wypoczynkach nie spodziewano się znaleźć kapitana Granta, i chciano tylko stanowczo się przekonać o jego nieobecności na wszystkich tych punktach równoleżnika. Odjazd tedy Duncana zdecydowany był na dzień następny. Do wieczora podróżni zwiedzili wyspę, której pozór bardzo jest ponętny. Pomimo to fauna jej i flora nader są ubogie. Rząd czwornożnych, ptaków i ryb, Składały kilka dzików, petrele, albatrosy, okonie i foki. Wody gorące i źródła mineralne wydobywały się tu i ówdzie z pośrodka lawy czarnej, utrzymując gęste kołęby pary ponad tym gruntem wulkanicznym. Niektóre z tych źródeł miały bardzo wysoką temperaturę. Jedno z nich wskazywało przeszło 75 stopni według temperatury Rojmana. Ryby, złowione w morzu o kilka kroków stamtąd, w ciągu pięciu minut gotowały się wybornie w tych wodach prawie wrzących. I to jedynie skłoniło Paganela, że się w nich nie kąpał. Wieczorem po długiej przechadzce lord Glenarvan pożegnał poczciwego Wiota. Każdy z kolei życzył mu jak największej pomyślności na jego samocnej wysepce, a starzec nawzajem błogosławił swych gości i wzywał łaski niebios dla ich zacnego przedsięwzięcia. 30. Zakłady Jakuba Paganela z majorem McNabsem. Dnia 7 grudnia kominy Dankana sapały już o trzeciej godzinie z rana. Podniesiono kotwicę, wprawiono w ruch śrubę i jachty wypłynął na pełne morze. Gdy podróżni wyszli o ósmej godzinie na pomost, już wyspa Amsterdam niknęła we mgle widnokręgu. Był to ostatni przystanek na drodze po trzydziestym siódmym równoleżniku już tylko trzy tysiące mil 1300 Lieus, pozostało do wybrzeży australijskich. Duncan dla dotarcia do swego celu potrzebował nie więcej niż 20 dni pogody i przyjaznego wiatru zachodniego. Maria, Grant i Robert nie bez wzruszenia spoglądali na wody, które okręt Brytania prół zapewne na kilka dni przed swym rozbiciem. Może w tym właśnie miejscu nieszczęśliwy kapitan Grant walczył z groźnymi huraganami Oceanu Indyjskiego i pędzony był ku brzegom siłą nieprzepartą. John Mangles wskazywał prądy oznaczone na kartach, objaśniając zarazem stały ich kierunek. Jeden, na przykład, z takich prądów, panujący na Oceanie Indyjskim, pędzi ku lądowi australijskiemu, a jego działanie czuć się daje od zachodu ku wschodowi na Oceanie Spokojnym, również jak i na Atlantyku. Tak więc Brytania, pozbawiona masztów i steru, to jest bezbronna wobec gwałtowności nieba i morza, musiała posuwać się ku brzegom, o które się rozbiła. Jednakże nastręczała się tu pewna zagadka. Ostatnie wiadomości o kapitanie Grant były z Callo 30 maja 1862 roku według Mercantile and Shipping Gazette. Jakżeż więc 7 czerwca, czyli w 8 dni po opuszczeniu wybrzeża Peru, Britannia mogła znajdować się na Oceanie Indyjskim. Paganel zapytany w tym względzie dał odpowiedź mogącą zaspokoić najbardziej nawet wymagających. Było to wieczorem dnia 12 grudnia, czyli sześć dni po odjeździe z wyspy Amsterdam. Lord i Lady Glenarvan, Robert i Maria Grant, kapitan John, McNabs i Paganel rozmawiali siedząc na wyższym pomoście. Według zwyczaju mówiono o Brytanii, bo o niczym więcej na pokładzie jachtu nie myślano. Otóż wtedy to właśnie wyłodziła się trudność wspominana, a rozwiązano ją tak, że wszystkie umysły znowu do błogiej wróciły nadziei. Paganel na uwagę niespodziewanie przez Glenarwana rzuconą, podniósł żywo głowę. Potem nic nie odpowiadając poszedł po dokument. Za powrotem wzruszył tylko ramionami jak człowiek wstydzący się, że choć na chwilę mogła go zatrzymać taka bagatela. Ależ kochany przyjacielu, rzekł Glenarwan, odpowiedz, że nam coś przynajmniej. Przeciwnie odrzekł Paganel. Ja tu zadam pytanie i zwrócę je wyłącznie do kapitana Johna. Słucham cię, panie Paganel, powiedział John Mangles. Czy dobry i zdolny do szybkiej podróży okręt może w ciągu jednego miesiąca przebyć całą część Oceanu Spokojnego pomiędzy Ameryką i Australią? Tak jest, robiąc po 200 mil na dobę. I czy taki bieg jest nadzwyczajny? Bynajmniej. Klipery żaglowe często z większą posuwają się szybkością. – Otóż – mówił Paganel – zamiast czytać 7 czerwca na dokumencie, przypuśćmy, że woda morska wygryzła jedną cyfrę z tej daty i czytajmy 17 czerwca lub 27 czerwca, a wszystko się od razu wyjaśni. – W rzeczy samej – zauważyła Lady Helena – od 31 maja do 27 czerwca. Kapitan Grant mógł przebyć ocean Spokojny i znaleźć się na Morzu Indyjskim – Odpowiedź Paganela przyjęli wszyscy z żywym zadowoleniem. Jeszcze więc jedna zagadka wyjaśniona! zawołał lord Glenarvan. I to dzięki biegłości naszego przyjaciela. Pozostaje nam więc tylko dotrzeć do Australii i na zachodnim jej brzegu szukać śladów Brytanii. Albo na brzegu wschodnim dodał John Mangles. Istotnie masz słuszność, kapitany, nic w dokumencie nie wskazuje, czy wypadek zdarzył się na brzegu wschodnim czy też zachodnim. Poszukiwania nasze muszą zatem zwrócić się do obu tych punktów Australii, przeciętych 37 równoleżnikiem. Więc, milordzie, odezwała się Maria Grant, jest wątpliwość w tym względzie? Och nie, miss! pośpieszył z odpowiedzią John Mangles, pragnąc przede wszystkim uspokoić biedne dziewczę. Wasza dostojność zechce zwrócić uwagę, że gdyby kapitan Grant przybił do wschodniego brzegu Australii. To byłby natychmiast znalazł pomoc i opiekę. Całe to wybrzeże, można powiedzieć, jest angielskie i zaludnione przez kolonistów. Osada Brytanii nie potrzebowałaby przewędrować nawet dziesięciu mil dla spotkania się ze swymi rodekami. Wybornie mówisz, kapitanie, potwierdził Paganel. Na brzegu wschodnim, czy to w przystań Twofold, czy w mieście Eden, Harry Grant znalazłby nie tylko schronienie w jednej z kolonii angielskich, ale nawet nie zabrakłoby mu tam środków do powrócenia do Europy. A zatem, rzekła Lady Helena, rozbitkowie nie mogli znaleźć tych samych środków i ułatwień w tej części Australiku, której obecnie płyniemy. Nie, pani, odpowiedział Paganel. Brzeg ten jest pusty i bezludny. Żadna droga komunikacyjna nie łączy go z Melbourne'em ani Adelaidą. A jeśli tu Brytanię zapędziła burza, to okręt mógłby być pozbawiony wszelkiej pomocy. Tak samo... Jak gdyby się rozbił na niegościnnych brzegach Afryki. Ależ w takim razie, rzekła Maria Grant, cóż by się stało z moim ojcem od dwóch lat? Kochana Mario, odpowiedział Paganel. Jesteś przekonana, jak sądzę, że kapitan Grant dostał się na ląd australijski po utracie swego okrętu? Tak jest, panie Paganel. A więc idzie o to, co się mogło stać z kapitanem Grantem, gdy był już na lądzie. Można tu przypuścić trzy przypadki. Albo Harry ze swymi towarzyszami dostał się do kolonii angielskich, albo wpadł w ręce krajowców, albo nareszcie zabłąkał się wśród ogromnych pustyń australijskich. Co do pierwszego przepuszczenia, to stanowczo je odrzucam. Harry Grant nie mógł się dostać do kolonii angielskich, bo znalazłby był pomoc niezawodną i od dawna już byłby przy swoich dzieciach w poczciwem swem mieście Dandy. Biedny ojciec, szepnęła Maria Grant, od dwu lat z nami rozłączony. Pozwól ciostro, przerwał Robert, mówić dalej panu Paganelowi, on nam wyjaśni. Niestety, mój chłopcze, wszystko, co mogę przypuszczać, jest chyba to, że kapitan Grant dostał się do niewoli u Australijczyków lub. Ależ ci krajowcy? żywo wtrąciła Lady Glenarvan. Czy nie są czasem? Uspokój się pani, przerwał Paganel, zgadując myśl Lady Heleny. Ci krajowcy są wprawdzie dzikusami nieokrzasanymi, stojącymi na ostatnim szczeblu inteligencji, ale obyczajów łagodnych, a nie krwiożerczy, jak ich sąsiedzi z Nowej Zelandii. Jeśli wzięli do niewoli rozbitków z Brytanii, to ręczę, że nigdy życiu ich nie zagrażali. Wszyscy podróżni zgadzają się na to, że Australijczycy mają wstręt do rozlewu krwi, a nawet nieraz świadczą, że znajdowali w nich wiernych sprzymierzeńców przeciwko bandom skazańców zbiegłych z miejsca zesłania. Słyszysz, co mówi pan paganel? Rzekła Lady Helena, zwracając się do mary Grant. Jeśli twój ojciec znajduje się w ręku krajowców, co przynajmniej dokument potwierdzić się zdaje, odszukamy go i. A jeśli się zbłąkał w tym ogromnym kraju, spytało dziewczę, patrząc badawczo w twarz paganela. To i tak. Zawołał geograf z zupełnym przekonaniem. Znajdziemy go, nieprawdaż, moi przyjaciele? Bez wątpienia, odezwał się Glenarvan, chcąc rozmowie nadać inny tok, mniej posępny. Nie przepuszczam, aby się można zbłąkać. Czy rozległa jest Australia? Zapytał Robert. Australia, mój chłopcze, ma coś około 775 milionów hektarów rozległości, czyli jest tak wielka jak cztery piąte Europy. Tak wielka? zauważył Magnaps. – Tak, kochany majorze, prawie co do jarda. I sam przyznasz, że kraj podobny ma już prawo nazywać się lądem, jak go nasz dokument oznacza. Niezawodnie, panie Paganel. Dodam jeszcze, mówił dalej uczony, że niewielu istnieje podróżników, którzy zabłąkaliby się w tym rozległym kraju. Zdaje mi się, że Leichhardt jest może jedynym, o którego losach nie wiadomo. A i o nim już mówiono w towarzystwie geograficznym. Przed samym moim wyjazdem, że podobno MacIntry trafił na jego ślady. Czy Australia niecała jest znana? spytała Lady Glenarvan. Nie, pani, odpowiedział Paganel. Ląd ten nie więcej jest znany niż wnętrze Afryki, ale bynajmniej nie dla braku odważnych i poświęcających się podróżników. Od 1606 do 1862 roku przeszło pięćdziesięciu ich pracowało nad zbadaniem wnętrza i wybrzeży Australii. Och, czyżby pięćdziesięciu? rzekł major z niedowierzaniem. Tak, panie McNabs, właśnie tylu. Oczywiście mówię tu o marynarzach, którzy oznaczali wybrzeża Australii wśród niebezpieczeństw żeglugi po wodach nieznanych i o podróżnikach, którzy puścili się w poprzek tego wielkiego lądu. Nawet i w takim razie pięćdziesięciu to chyba za nadto. Posunę się jeszcze dalej, panie Magnaps, ciągnął geograf, zapalając się w miarę jak mu zaprzeczono. Słucham, co mi powiesz więcej, panie Paganel. Jeśli wątpisz, jeśli mi nie wierzysz, jednym tchem wymienię ci te pięćdziesiąt nazwisk. Och, och, zaśmiał się flegmatycznie major. Ci uczeni o niczem nie wątpią w swej zarozumiałości. Majorze, krzyknął Paganel. Załóżcie o swój karabin Pardney, Moore and Dixon, a ja stawiam swoją lunetę sekretana. I owszem, panie Paganel, jeśli ci to zrobi przyjemność, odpowiedział Magnaps. Słowo, majorze, zawołał mędrzec. Trzymam cię za słowo i ręczę, że karabinem twoim nie zabijesz już więcej ani jednego lisa, ani jednej kozy, chyba że ci go pożyczę. Na co zresztą zawsze liczyć możesz. Panie Paganel... Odrzekł poważnie major. Moja luneta zawsze będzie na twe rozkazy, ile razy tego zażądasz. Zaczynajmy więc napierał Paganel. Panie i panowie, biorę was za sędziów, a ty, Robercie, będziesz liczył wymieniane przeze mnie nazwiska. Lord i lady Glenarvan, Maria i Robert, major i John Mangles, których bawiła i żywo zajmowała ta sprzeczka, gotowi byli słuchać Paganela, szło zresztą o Australię, ku której niósł ich Duncan a historia jej nie mogła nie być zajmująca. Proszono więc Paganela, aby zaczął składać dowody swej pamięci. Mnemozyno, zawołał geograf, ty bogini pamięci, matko mózg czystych, natknij twego wiernego i gorliwego sługę. Po tym wstępie tak rzecz swą rozpoczął. Przed 258 laty Australia nie była jeszcze znana. Domyślano się istnienia jakiegoś wielkiego lądu. Dwie karty geograficzne, zachowane w bibliotece Waszego Muzeum Brytyjskiego, a pochodzące z 1550 roku, wspominają o ziemi na południu od Azji leżącej. Nazywając ją Wielką Jawą Portugalską. Lecz karty te nie są autentyczne. Przechodzę więc do XVII wieku. W roku 1606 żeglarz hiszpański, niejaki Quiris odkrył ziemię, którą nazwał Australia Espiritu Santo. Niektórzy autorowie twierdzili, że to była gromada nowych hybrytów, nie zaś Australia. Nie myślę tu rozstrzygać sporu. Policz, Robercie, tego Quirisa i przejdźmy do następnego. Jeden, rzekł Robert. W tymże samym roku Luis Vaz de Torres, porucznik floty tego samego Quirisa. Posunął się dalej na południe dla zwiedzenia ziem nowo odkrytych. Dopiero jednak Holendrowi Teodorowi Herto przypada zaszczyt dokonania wielkiego odkrycia. Wylądował on przy zachodnim wybrzeżu Australii, pod 25 stopniem szerokości i nadał jej nazwisko swego okrętu Endracht. Po nim widzimy coraz większą liczbę żeglarzy w tych stronach. W 1618 roku Zachen zwiedził na wybrzeżu północnym ziemię Arnheim i Diemen. W 1619 John Adels chrzci swym nazwiskiem część Wybrzeża Zachodniego. W 1622 roku Lewin dociera aż do przylądka, który nosi dotąd jego nazwisko. W 1627 roku Nuitz i Witt, jeden na zachodzie, drugi na południu, uzupełniają odkrycia swych poprzedników i torują drogę komendantowi Carpenterowi, który ze swymi okrętami wpływa na obszerne zatoki noszącej także jego nazwisko. Nareszcie w 1642 roku sławny marynarz Tasman opływa wyspę Van Diemen, o której mniemało, że przylega do lądu i nadaje jej nazwisko gubernatora generalnego Batawii, lecz wdzięczna potomność przezywała ją Tasmanią. W ten sposób ląd australijski opłynięto dookoła i dowiedziono, że otaczają go oceany, spokojny i indyjski, a w 1665 roku nazwano tę wielką wyspę Nową Holandią. Lecz była to pora, w której kończyła się już rola żeglarzy holenderskich. To też nazwa Nowej Holandii utrzymała się niedługo. Ilu już mamy, Robercie? Dziesięciu. Dobrze! Załatwiwszy się z holendrami, przejdźmy teraz do Anglików. W roku 1686 dowódca korsarzy amerykańskich głośny i sławny w swym czasie filbajster, musz południowych William Dampier, po wielu wypadkach, przeplatanych najwyższą pomyślnością i ostatnią nędzą, przybił na okręcie kagnet do północno-zachodniego brzeżu Nowej Holandii. Pod 16 stopniem 50. minutą szerokości zapoznał się z dzikimi krajowcami i bardzo dokładnie opisał później ich obyczaje, ubóstwo w jakim żyli i stopień rozwoju umysłowego. W 1699 roku Dampier zawinął do tej samej przystani, w której i Hartog kiedyś wylądował, a już nie w charakterze filbustera, lecz jako dowódca okrętu Rebek, należącego do Marynarki Królewskiej. Dotychczas jednak odkrycie Nowej Holandii oprócz faktów wzbogacającego geografię żadnego innego nie przedstawiało interesu, ani pomyślano o jej kolonizowaniu. A w ciągu trzech ćwierci wieku, od 1699 do 1770 roku, ani jeden żeglarz nie zawinął do jej wybrzeży. Wtedy to wystąpił na scenę najsławniejszy ze wszystkich marynarzy świata kapitan Cook, a w ślad za nim nowy ląd zapełnił się wychodźcami z Europy. Podczas trzech swoich słynnych podróży, James Cook zawsze zawijał do krajów Nowej Holandii, a po raz pierwszy. W dniu 31 marca 1770 roku na wyspie Otahiti bardzo pomyślnie obserwował wejście Wenery przez słońce, a potem niewielki swój okręt Endeavour przerzucił na zachód Oceanu Spokojnego. Zwiedziwszy Nową Zelandię, przybył do pewnej zatoki na zachodnim wybrzeżu Australii i takie tam znalazł bogactwo roślin, że nazwał ją botaniczną. Jest to dzisiejsza Botany Bay. Stosunki jego z dzikimi mieszkańcami niewiele przedstawiają szczegółów. Następnie zwrócił się ku północy i pod szesnastym stopniem szerokości, niedaleko od przylądka utrapień, NDWA natrafił na rafę koralową w odległości ośmiu mil od brzegu. Niebezpieczeństwo zatonięcia było wielkie. Żywność i armaty rzucono w morze i rzeczywiście okręt jakby cudem nie zatonął. Kawał rafy koralowej utkwił w spodzie okrętu, zatykając dostatecznie otwór, przez który mogła woda się przedostać. Kuku zdołał swój statek doprowadzić do małej przystani, gdzie wpadała rzeczka, którą nazwał NDWA. Tam przez trzy miesiące naprawiali Anglicy swój okręt i przez ten czas starali się zawiązać pożyteczne dla siebie stosunki z krajowcami. Lecz nie bardzo im się to powiodło. Po ukończeniu reparacji niezbędnych wypłynęli znowu na morze, trzymający wciąż w kierunku północnego. Cook chciał się przekonać, czy istnieje jaka cieśnina pomiędzy Nową Gwineą i Nową Holandią. I po wielu nowych niebezpieczeństwach, po dwudziestokrotnym morze narażeniu swego okrętu na rozbicie lub zatopienie, ujrzał nareszcie morze, ciągnące się szeroko w stronę południowo-zachodnią. Była więc cieśnina. Przebyto ją. Cook wylądował na niewielkiej wyspie, a zabrawszy w imieniu Anglii w posiadanie długą przestrzeń wybrzeży przez siebie zwiedzonych nadał im arcybrytańską nazwę Nowej Walii Południowej. W trzy lata potem śmiały marynarz stanął na czele statków Aventur i Resolution. Kapitan Fornu na okręcie Aventur udał się dla zwiedzenia wybrzeży kraju Van Diemen i powrócił z tym przekonaniem, że te ziemie stanowiły część Nowej Holandii. Dopiero w 1777 roku, podczas trzeciej swej podróży, Cook z okrętami swymi Resolution i Decouverte zawinął do przystani w kraju Van Diemen i stamtąd to w kilka miesięcy potem udał się na Wyspy San Luiskie, gdzie jak wiadomo był zamordowany. Wielki to był człowiek, rzekł Glenarvan. A przynajmniej najznakomitszy ze wszystkich marynarzy, jacy istnieli na kuli ziemskiej. Towarzysz jego, Banks, podał rządowi angielskiemu myśl założenia kolonii karnej w Botany Bay. Po nim dopiero ruszają w te strony żeglarze wszystkich narodowości. W ostatnim liście otrzymanym od Delaporusa. A datowanym z Botany Bay 7 lutego 1787 roku, nieszczęśliwy ten marynarz oznajmia swój zamiar zwiedzenia Zatoki Carpentier i całego wybrzeża Nowej Holandii aż do kraju Van Diemen. Pojechał i nie powrócił więcej. W 1788 roku kapitan Philip założył w Port Jackson pierwszą osadę angielską. W 1791 roku Vancouver opłynął wybrzeża południowe Nowego lądu. W 1792 Den Tercasto, wyprawiwszy się dla odszukania zaginionego de la porusa, opłynął Nową Holandię od zachodu i z południa, odkrywając po drodze wyspy nieznane. W 1795 i 1797 Flinders i Bass, dwaj młodzieńcy odważni, w łodzi długości 8 stóp, puścili się na zwiedzenie wybrzeży południowych, a w 1797 bas przepłynął pomiędzy krajem Van Diemen i Nową Holandią przez cieśninę które nosi jego nazwisko. Tego samego roku Vlaming, odkrywca wyspy Amsterdam, zwiedzał na wybrzeżach wschodnich rzekę Swan River, na której znalazł najpyszniejszy gatunek czarnych łabędzi. Co do Flindersa, to w 1801 roku ponowił ciekawe swe poszukiwania i pod 138 stopniem 57 minutą długości. A 35 stopniem, pięćdziesiątą minutą, szerokości, w accounter Bay spotkał dwa francuskie okręty geograf i Naturalist, któremi dowodzili kapitanowie Baudin i Hamelin. A, kapitan Baudin? przerwał major. Tak jest! Ale co znaczy ten wykrzyknik? spytał Paganel. Och, nic! Mów dalej, kochany Paganelu. Do wymienionych już osób, ciągnął znowu uczony członek Towarzystwa Geograficznego. Dodam jeszcze kapitana Kinga, który pomiędzy 1877 i 1822 rokiem uzupełnił zwiedzanie i poznanie wybrzeży międzyzwrotnikowych Nowej Holandii. Już mam dwadzieścia cztery nazwiska rzekł Robert. Wybornie, odpowiedział Paganel. Majorze, mam już połowę Twojej strzelby, a teraz, gdy już skończyłem z marynarzami, przejdźmy do podróżników. Doskonale, panie Paganel, zauważyła lady Helena. Trzeba przyznać, że masz pamięć zadziwiającą. Co tam szczególniejszą jest rzeczą, dodał Glenarvan, w człowieku tak, tak roztargnionym, śpiesznie dokończył Paganel. Och, ja, ja bo też mam tylko pamięć specjalną do zatrzymywania dat i wypadków. Dwadzieścia cztery, powtórzył Robert. Dwudziestym piątym będzie porucznik Daos. Było to w roku 1789, to jest w rok po założeniu osady w Port Jackson. Opłynięto już nowy ląd, znano jego rozległość i położenie, lecz nikt nie wiedział dotąd, co się na nim znajduje. Długie pasmo gór równoległych, ciągnące się od wschodu, zdawało się wzbraniać wszelkiego przystępu do środka kraju. Procznik Douz, po dziewięciu dniach daremnych usiłowań, musiał powrócić do Port Jackson. W tymże samym roku kapitan Tęcz usiłował przebyć ten wysoki łańcuch, lecz także mu się nie najlepiej powiodło. Te dwa daremnie usiłowania przez następne trzy lata powstrzymywały podróżników od nowych prób trudnych, a bezowocnych. W roku 1792 pułkownik Patterson, śmiały podróżnik afrykański, postanowił raz jeszcze spróbować, lecz także mu się nie powiodło. W następnym roku prosty sternik marynarki angielskiej, odważny Hawkins, Posunął się o 20 mil dalej od swoich poprzedników. W ciągu 18 lat następnych dwa tylko nazwiska wymienić mogę: to jest sławnego marynarza Bassa i pana Berelier, inżyniera osady, którzy zresztą nie byli szczęśliwsi od swoich poprzedników. Aż dopiero w roku 1813 znaleziono przejście na zachód od Sydney. Gubernator McQuire puścił się niem w roku 1815 i wtedy co z drugiej strony gór błękitnych powstało miasto Bathurst. Od już zaczął się szereg odkryć, które wzbogaciły wiadomości geograficzne i wiele pomogły do rozwoju kolonii. I tak, Torsby w 1819 roku, po nim Oxley, który zwiedził 300 mil kraju, następnie Hewell i Hume, którzy za punkt wyjścia obrali sobie Twofold Bay. To jest właśnie punkt, przez który przechodzi 37. równoleżnik, a nareszcie kapitan Stewart – który w 1829 i 1830 badał bieg dwóch rzek Darling i Murray. 36! zawołał Robert. Wybornie, posuwam się naprzód rzekł Paganel. Przypominam zatem, że Eyre i Leichhardt przebiegli i zwiedzili znaczną część kraju w 1840 i 1841 roku. Stewart w 1845 bracia Gregory i Helpman w 1846 zwiedzili Australię Zachodnią, Kennedy w 1847 roku robił poszukiwania na rzece Wiktorii, a w 1848 w Australii Północnej. Gregory w 1852, Austin w 1854, bracia Gregory od 1855 do 1858 w północno-zachodniej stronie lądu, Bugaby od jeziora Torrens do jeziora Eyre, i nareszcie dochodzę do słynnego podróżnika po obszarach Australii, Stewarta, który po trzykroć odbył śmiałą wędrówkę przez cały ląd nowy. Pierwszą z tych wypraw do środka Australii przedsięwziął w roku 1860. Później, jeśli zechcecie, opowiem wam, w jaki sposób Australia po czterykroć zwiedzona była w kierunku od południa ku północy. Dziś radbym już skończyć tę długą litanię nazwisk, do której jeszcze dodać muszę, że pomiędzy 1860 a 1862 zwiedzili Australię bracia Dempster, Clarkson i Harper, Bark i Willis Nelson Walker. Lansbrow, McKinley, Howitt. Pięćdziesiąt sześć krzyknął Robert. No, majorze, rzekł na to Paganel. Już pięćdziesiąt sześć, a jeszcze ci nie wymieniłem takich ludzi jak Daparey, Bogwill, Frisway, William, Stokes. Dosyć, już dosyć zawołał major oszołomiony tymi liczbami. Peru, Qui, mówił dalej Paganel, rozpędzony jak lokomotywa. Bennett, Cunningham, Natchell, Tyres. A zmiłuj się dosyć! Dixon, Strzelecki, Reid, Walks, Mitchell, stój, paganelu, rzekł śmiejąc się serdecznie Glenarvan. Nie upokarzaj tak biednego majora. Bądź szlachetny, wszak uznaje się za zwyciężonego. A jego karabin? spytał geograf triumfująco. Twoim jest, paganelu, odparł major. Chociaż szczerze go żałuję, ale przekonałeś mnie, że twoją pamięcią zdolny byłbyś wygrać cały arsenał. Trudno, rzekła lady Helena. Lepiej znać Australię oraz wszystkie nazwiska i drobne nawet wypadki towarzyszące jej odkryciu. Och, drobne wypadki, powtórzył major potrząsając głową. Co to ma znaczyć, majorze? spytał zaperzony Paganel. Mówię, że nie wszystkie może wypadki tyczące się odkrycia Australii są ci znane. A to mi się podoba, zawołał Paganel dotknięty do żywego. A jeżeli wymienię ci jeden, o którym nie wiesz, to zwrócisz mi mój karabin? Spytał MacNabs. Natychmiast, majorze. Słowo? Słowo. Dobrze. Czy wiesz, Paganelu, dlaczego Australia nie należy do Francji? Ale zdaje mi się. A przynajmniej jak o tem sądzą Anglicy? Nie, majorze, odpowiedział Paganel zmieszany. Oto po prostu dlatego, że kapitan Badin, choć wcale nie tchórz, tak się zlągł w 1802 skrzeczenia żab australijskich, że kazał co prędzej podnieść kotwicę i uciekł, aby już tam nigdy więcej nie powrócić. Jak to? Wrzasnął uczony. Tak utrzymują w Anglii? Ależ to jest żart złośliwy i niedorzeczny. Bardzo złośliwy i nader niedorzeczny, przyznaję, odrzekł major. Ale uchodzi za historyczny w Wielkiej Brytanii. To niegodziwość, krzyczał patriot geograf. I taką brednię na serio powtarzają Anglicy? Muszę to potwierdzić z przykrością, rzekł lord Glenarvan wśród ogólnego śmiechu. Jak to? Nie znasz tego drobnego szczegółu? Zupełnie nie znam, lecz protestuję, choćby tylko dlatego, że Anglicy nazywają nas pospolicie zjadaczami żab, a przecież nikt nie je tego, czego się obawia. Pomimo to fakt jest niezawodny, Paganelu, dodał major, uśmiechając się skromnie. I tym oto sposobem słynny karabin fabryki Pardy Moore and Dixon. Pozostał własnością majora MacNabsa. 31. Wybryki Oceanu Indyjskiego. W dwa dni po tej rozmowie John Mangles, zwróciwszy się ku południowi, oświadczył, że Duncan znajduje się pod 113 stopniem 37 minutą długości. Pasażerowie spojrzeli na kartę okrętową i z wielkim zadowoleniem spostrzegli, że tylko 5 stopni oddziela ich od przylądka Bernoulli. Pomiędzy tym przylądkiem a cyplem Entrecasteaux wybrzeże australijskie zakreśla łuk, którego podstawą jest 37 równoleżnik. Można było śmiało liczyć na to, że za cztery dni najdalej przylądek Bernil ukaże się na widnokręgu. Wiatr zachodni sprzyjał dotąd podróży jachtu, lecz od kilku dni widocznie zmniejszał się, uspokajał, aż nareszcie 13 grudnia zupełnie wiać przestał, a żagle bezwładnie zawisły na masztach. Gdyby nie potężna siła śruby, Duncan byłby stanął w miejscu przykuty ciszą oceanu. Taki stan atmosfery mógł trwać Bóg wie, jak długo. Wieczorem Glenarvan mówił o tym przedmiocie z kapitanem statku, który widząc wyczerpujące się zapasy węgla, mocno był zaniepokojony tym brakiem wiatru, którego według wyrażenia majtków nie było nawet tyle, ile się w kapeluszu zmieściło. Zawsze jednak, rzekł Glenarvan. Nie ma co tak bardzo narzekać lepszy brak wiatru, aniżeli wiatr przeciwny. Wasza dostojność ma słuszność, odpowiedział John Mangles, lecz właśnie taka cisza nagłą sprowadza zmianę pogody i dlatego jej się obawiam. Znajdujemy się w strefie wiatrów musonów, które od października do kwietnia dmą od strony północno-wschodniej i jeśli nas tu pochwycą, podróż nasza bardzo się opóźni. Cóż robić, kochany kapitanie? — I tej jeszcze przeciwności poddać się musimy. Zresztą, prócz opóźnienia, żadne nam inne nie grozi niebezpieczeństwo. — Jeśli do wiatrów nie przyłączy się burza. — Czy ją przewidujesz? — spytał Glenarvan, rozglądając się po niebie czystym. — Tak jest — odparł kapitan. — Mówię to waszej dostojności. Nie chciałbym jednak przestraszyć ani Lady Glenarvan, ani też Miss Mary Grant. — Bardzo słusznie. Z czego wnioskujesz o burzy? — Widzę wiele oznak nieprzyjaznych. Nie ufaj mi, lordzie, tej pozornej czystości nieba, bo nic nie ma nad nią bardziej zwodniczego. Od dwóch dni barometr opada gwałtownie, w tej chwili wskazuje 27 siedem cali. Przestrogi tej lekceważyć nie trzeba. Ja obawiam się bardzo wybryków mórz południowych, bo już ich doświadczyłem. Pary, zbierające się na ogromnych lodowcach biegu na południowego, sprowadzą nadzwyczajnie gwałtowny ciąg powietrza. Stąd powstaje walka wiatrów biegunowych z równikowymi. Wytwarza cyklony, tornady i te nawałnice różnorodne, tak niebezpieczne dla okrętów. – Słuchaj, John – rzekł na to Glenarvan – Duncan jest silny, a jego kapitan zręczny i biegły marynarz. Niech przyjdzie burza, potrafimy się obronić. John Mangles, wynurzając swe obawy, szedł po prostu za głosem instynktu marynarskiego. Był to zręczny, jak Anglicy nazywają weather-wise, obserwator pogody. Ciągłe i uporczywe spadanie barometru nakazywało mu przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności na pokładzie okrętu. Spodziewał się burzy gwałtownej, której nie wskazywał jeszcze obecny stan nieba, ale którą zapowiadało narzędzie nieomylne. John przez noc całą pozostał na pomoście. Około godziny jedenastej niebo zachmurzyło się od strony południowej. John rozkazał natychmiast zwinąć wszystkie większe żagle. Po północy wiatr czuć się dawał silniejszy, tak, że pędził atomy powietrzne z szybkością sześciu sążni na sekundę. Trzeszczenie masztów oraz wewnętrznych wiązań statku zwróciło uwagę podróżnych, niewiedzących dotąd o niczem. Paganel, Glenarvan, Major i Robert wyszli na pomost. Jedni przez ciekawość, drudzy żeby pomagać w robocie. Po niebie czystym i gwieździstym jeszcze niedawno toczyły się teraz gęste chmury. To i ówdzie poprzerwane plamami, jak wielka skóra lampardzia. Czy to huragan? spytał krótko Lord Glenarvan. Jeszcze nie, ale wkrótce będzie, odrzekł John. Jako doświadczony marynarz kapitan wydał rozkazy stosowne i sam ani na chwilę z pomostu się nie oddalał. Robił co należało, aby nie oddać statku na wolę wichrów, a okręt od zbytniego kołysania się bronić. W tej chwili barometr opadł do 26 cali co bardzo rzadko się zdarza, a Stormglass wskazywał burzę. Była to pierwsza godzina po północy. Lady Helena i Miss Grant, doznając silnego kołysania w swojej kajucie, odważyły się wyjść na pomost. Wiatr doł gwałtownie z szybkością 14 sążni na sekundę. Liny metalowe dźwięczały, jak struny instrumentu muzycznego, po których przesuwa się smyczek olbrzymi. Bloki uderzały o siebie, marynarze biegali, wydając okrzyki chrapliwe – Żagle, których jeszcze nie zmienięto, strzelały jak działa. Fale, już wyolbrzymiałe, rzucały się na okręt, unoszący się jak delfin na ich grzywach. Gdy kapitan spostrzegł kobiety, pobiegł śpiesznie ku nim i prosił, aby wróciły do kajuty. Burza w tej chwili tak już się wzmogła, że lady Helena zaledwie słyszeć mogła słowa kapitana. Czy nie ma niebezpieczeństwa? spytała, gdy się na krótko uciszyło. Żadnego, pani! uspokajał John Mangles. Ale ani pani, ani miss Grant nie możecie zostać na pomoście. Lady Glenarvan i jej towarzyszka nie opierały się temu rozkazowi, brzmiącemu raczej jak prośba. Zaledwie weszły do swojej kajuty, szyby, jakkolwiek osłonięte zasuwami, zatrzęsły się od huku silnie uderzającego bałwana. Gwałtowność wiatru zwiększyła się, maszty zgięły się pod naciskiem żagli, i jacht dawał się podnosić na falach. Czuwający nad wszystkim, kapitan kazał zwinąć jeszcze kilka żagli. Majtkowie szybko i zręcznie spełniali polecenia, a Duncan, którego komin wyrzucał wciąż ogromne kłęby czarnego dymu, nierówno uderzał w wodę śrubą, której śmigi wyłaniały się niekiedy z fal. Glenarvan, Major, Paganel i Robert z podziwem i trwogą przypatrywali się tej strasznej walce Duncana z falami. Stali oni w milczeniu, silnie trzymając się parapetu i nie mogąc słowa do siebie przemówić. Nad ich głowami, wśród szalonych wichrów, bujały stada petreli, tych żałobnych zwiastunów burzy. W tej chwili świst przeciągły i ogłuszający przytłumił wrzaski huraganu. Para puściła się gwałtownie przez sklepy kotła. Świst alarmowy rozległ się z nadzwyczajną siłą, jacht przechylił się okropnie, a Wilson, stojący u koła sterowego, runął wskutek niespodziewanego ruchu koła. Duncan, uleżony przez falę z boku, nie słuchał już steru. Co się to stało? Pytał John Mangles, wybierając się na pomost kapitański. Okręt kładzie się na bok, odparł Tomasz Austin. Czy utraciliśmy ster? Do maszyny, do maszyny! dał się słyszeć głos maszynisty. John zbiegł na dół. Kłęby pary napełniały komorę maszyn. Tłoki stały nieruchomo w cylindrach, drągi przestały obracać wał śruby. Wówczas maszynista, widząc bezskuteczność wszelkich wysiłków i w obawie o kotły, zamknął dopływ pary i pozwolił jej uchodzić przez wylot w róże kominowej. Co to znaczy? zapytał kapitan. Śruba skrzywiła się, czy też uwięzła? odrzekł mechanik i przestała całkiem działać. Czy nie da się to naprawić? Nie sposób. Nie było zresztą czasu na naprawianie uszkodzeń. Śruba nie posuwała statku, para zaś, nie działając na nią, otworzyła sobie klapy. Trzeba było uciec się do żagli i szukać pomocy u tego wiatru, który w tej chwili był najniebezpieczniejszym przyjacielem. John wrócił na pokład, w dwóch słowach uwiadomił lorda Glenarwana o tem, co zaszło, i naglił go, aby wraz z resztą podróżnych zeszedł do kajuty. Glenarwan jednak chciał pozostać na pomoście. Nie, odpowiedział John tonem stanowczym, muszę być tu sam z moją załogą. Proszę zejść do kajuty. Okręt mógłby się pochylić, a wtedy fale zmiotłyby was z pomostu bez miłosierdzia. Lecz możemy wam być przydatni. Proszę odejść, milordzie, to jest konieczne. Bywają chwile, że ja jestem panem na pokładzie. Proszę odejść, żądam tego. Tylko zbyt ważne i trudne położenie mogło sprawić, że John Mangles odzywał się w ten sposób. Glenarvan zrozumiał, że obowiązkiem jego było dać przykład posłuszeństwa. Opuścił więc pomost, pociągając za sobą swych towarzyszy i udał się do kobiet z trwogą i niepewnością oczekujących końca tej walki żywiołów. To energiczny człowiek ten mój kapitan, rzekł wchodząc do kajuty, a Paganel potakiwał jego wyrazem, okazując zadowolenie z tak właściwej energii młodego dowódcy. John nie tracił ani minuty, aby wydobyć statek z niebezpiecznego położenia, w jakim stawiało go popsucie się śruby. Szło mu głównie o to, aby się nie oddalić od drogi wskazanej. Wypadało też oszczędzać żagli i nie narażać ich na działanie burzy. Jacht posiadając wielkie zalety żaglowe, zwijał się jak rączy rumak, czujący ostrogę. Żagle wyrobione z najlepszego płótna Dundajskiego wielce ułatwiały żaglugę. Szło tylko o to, czy długo zdołają opierać się gwałtowności wichury. W takim położeniu przeszła reszta nocy. Liczono na to, że z nadejściem dnia burza się zmniejszy. Nadzieja ta jednak okazała się próżna. Około ósmej godziny rano wiatr bardziej się jeszcze zwiększył i zmienił w huragan. John nic nie mówił, ale drżał ostatek i tych, którzy się na nim znajdowali. Duncan, rzucany jak piłka, nieraz przechylał się tak, że sądzono iż więcej nie powstanie, a wreszcie przechylił się do tego stopnia, że majtkowie z siekierami w ręku gotowi byli przecinać liny żaglowe wielkiego masztu, gdy żagle oderwane gwałtownie od raj uleciały w powietrze jak olbrzymie albatrosy. Duncan znowu powstał. Lecz pozbawiony wszelkiej podpory na falach i bez kierunku, rzucany był na wszystkie strony z taką siłą, że obawiano się, aby maszty nie skruszyły się aż do osady. Statek nie mógł długo wytrzymać w takich okolicznościach i lada chwila woda mogła się do doń przedostać przez otwory powstające wskutek pękania kadłubu. John Mangles, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa, postanowił rozpiąć na pochyłym maszcie z przodu jachtu mały żagiel trójkątny i uciekać z wiatrem. Powiodło mu się to jednak dopiero około godziny trzeciej po południu, po kilku godzinach pracy mozolnej. Pod tym kawałkiem płótna Duncan, pędzony burzą, sunął z szybkością niezmierną w kierunku północno-wschodnim. Szybkość ta jednak zbawiła go, choć się zdarzało nieraz, że bałwany morskie, huraganem, ciskane, przeskakiwały nad sterem, a opadająca z nich woda zalewała cały pokład. W takim położeniu, wśród nadziei i rozpaczy przeszedł dzień 15 grudnia i cała noc następna. John Mangles ani na chwilę nie zszedł ze swego stanowiska. Nie przyjął żadnego pokarmu. Spokojna postać jego i rysy twarzy nie zdradziły ani razu okropnej trwogi miotającej duszę jego, a wzrok usiłował uporczywie przebić chmury nagromadzone na północy. I w rzeczy samej było się o co trwożyć. Duncan, zepchnięty ze swej drogi, pędził ku wybrzeżu australijskiemu z szybkością niepowstrzymaną. John Mangles instynktem pojmował, że szalony prąd niesie jego statek. Co chwila obawiał się uderzenia o skałę i rozbicia jachtu na drzazgi. Obliczał, że do wybrzeża jest co najmniej jeszcze mil dwanaście, lecz spotkanie z ziemią było to samo, co rozbicie się, zatracenie okrętu. Stokroć lepiej było pozostać na ogromnym oceanie, przeciw którego wściekłości statek łatwiej jeszcze obronić się z doła. Jeśli natomiast burza zapędzi go do lądu, to jacht zginie. John ruszył do Lorda Glenarvana. W rozmowie poufnej opisał mu szczerze całą okropność położenia i w końcu oświadczył, że po ścisłym namyśle gotów jest skierować Danka na ku wybrzeżu i poświęcić go dla ocalenia, jeżeli to się okaże możliwe osób na nim płynących. Rób to, co uważasz za dobre, odpowiedział Glenarvan. A lady Helena, Miss Grant? zawiadomię je w ostatniej dopiero chwili, gdy już wszelka nadzieja utrzymania się na morzu będzie stracona. Uprzedzisz mnie o tem? Dobrze, milordzie. Glenarvan powrócił do kobiet. Nie wiedziały one o całym niebezpieczeństwie, ale czuły jego wielkość. Okazywały jednak nie mniej odwagi od swych towarzyszów. Paganel zupełnie nie w porę rozwijał teorię o kierunku prądów atmosferycznych. Major, jak muzułmanin, wierzący w przeznaczenie, czekał, co się stanie. Około jedenastej huragan zdawał się zmniejszać. Pieszchła mgła wilgotna i przez chwilową w niej przerwę John mógł dojrzeć ląd niski w odległości mil sześciu w kierunku wiatru. Jacht pędził ku temu lądowi. Fale wzbijały się do pięćdziesięciu z górą stóp wysokości. John rozumiał, że muszą tam mieć mocny punkt oparcia, o który odbiją się tak potężnie. Muszą tam być ławice piasku, zauważył Austyn. Ja tak sądzę, potwierdził porucznik. W Bogu więc tylko nadzieja, rzekł John. Jeśli on nie znajdzie dla Danka na dogodnego przejścia i nie przeprowadzi go przez nie, jesteśmy zgubieni. Może teraz jeszcze jest wysokie, odrzekł porucznik. Może się nam uda przebyć te ławice. Ależ patrz, mój drogi, jak strasznie fale się strożą. Jakiż okręt oprzeć się im zdoła. Módlmy się, mój przyjacielu. Duncan tymczasem pędził ku wybrzeżu z szybkością przerażającą. Wkrótce był już tylko o dwie mile od ławic. Mgły co chwila zasłaniały ziemię. John jednak miał wrażenie, że poza tem pasmem bałwanów widzi wody spokojniejsze, na których Duncan byłby stosunkowo bezpieczny. Lecz jakże się do nich dostać? John wezwał podróżnych na pokład. Nie chciał, aby w chwili rozbicia okrętu byli zamknięci w kajutach. Glenarvan z towarzyszami trwożnie patrzyli na rozhukane morze. Maria Grant zbladła. John, rzekł Glenarvan przyciszonym głosem, będę usiłował ocalić żonę lub zginę z nią razem. Ty pamiętaj o Miss Grant. Dobrze, odpowiedział John drżącym od wzruszenia głosem. Duncan był już bardzo blisko ławicy, którą przebyłby niezawodnie, bo woda była dość głęboka. Gdyby silne wzburzenie fal, wznoszących gwałtownie statek, a potem usuwających się spod niego, pozwoliło na to. W tej chwili Johnowi przyszła jeszcze jedna myśl do głowy. Olej! zawołał. Lejże olej, co prędzej! Osada zrozumiała od razu znaczenie tych słów. Chodziło o użycie środka, który udaje się czasami. Można uspokoić wściekłość nawałnicy, pokrywając powierzchnię bałwanów warstwą płynu tłustego, powstrzymującą burzliwość fal. Skutek jest zawsze niezawodny, choć trwa krótko. Zazwyczaj może w tym miejscu tem gwałtownie, potem szaleje i biada statkowi, który by w tej chwili wypłynął na rozhukane fale. Osada, której siły wzmagało grożące niebezpieczeństwo, prawie w mgnieniu oka wytoczyła na pomost baryłki z zapasem oleju i rąbiąc je siekierami wylewała zbawczy płyn na wodę. Dobrze idzie, zawołał John, wypatrując chwili dogodnej. Nie upłynęło dwudziestu sekund, a już Duncan znalazł się na wodach znacznie spokojniejszych, i poza zgubnymi ławicami piaszczestemi. Ocean tymczasem rzucał się z tamtej strony ławic z wściekłością nieopisaną. 32. Przylądek Bernil John Mangles naprzód pomyślał o tym, aby swój statek dobrze umocować i zabezpieczyć na dwóch kotwicach. Tem łatwiej to się udało, że grunt był twardy, a więc bardzo do tego przyjazny. Duncan po tylu godzinach groźnych znalazł się nareszcie w pewnego rodzaju małym porcie naturalnym, osłoniętym od wiatrów morskich przez wysoki, okrągły przylądek. Dziękuję ci, John rzekł lord Glenarvan ściskając rękę młodego kapitana. A John uważał się za wspaniałe, wynagrodzonego tymi wyrazami. Glenarvan nie wydał się poprzednio ze swym niepokojem i ani lady Helena, ani Maria Grant, ani Robert nawet nie domyślali się całej grozy niebezpieczeństwa, tylko co minionego. Pozostało do wyjaśnienia, do jakiego punktu wybrzeża Duncana zapędziła ta straszna burza, jak powróci do swego równoleżnika i jak bardzo na południowo-zachód był oddalony od przylądka Bernoulli. Przede wszystkim o to dopytywano Johna, który też niezwłocznie zabrał się do obserwacji. I oto okazało się, że Duncan niewiele zboczył z drogi, bo zaledwie o dwa stopnie. Jacht znajdował się pod 136 stopniem 12 minutą długości i 35 stopniem 7 minutą szerokości u przylądka Katastrof, leżącego na jednym z cyplów Australii Południowej, a o 300 mil od przylądka Bernoulli. Naprzeciw przylądka katastrof znajduje się przylądek Borda, stanowiący przedłużenie wyspy Kangurowej. Pomiędzy tymi dwoma przylądkami ciągnie się cieśnina Investigator, wiodąca do dwóch zatok dość głębokich, jednej na północ, Spencera, drugiej na południe, Świętego Wincentego. Na wschodnim brzegu tej ostatniej znajduje się Port Adelaide, stolicy tej prowincji, zwanej Australią Południową. To miasto założone w 1836 roku i liczące 40 tysięcy mieszkańców posiada bardzo korzystne warunki handlowe i przemysłowe. Głównie jednak mieszkańcy jego trudnią się uprawą żyznych gruntów, hodowaniem winnej latorośli, drzew pomarańczowych i wszystkich bogactw rolnych. Mniej tam znaleźć można inżynierów aniżeli rolników, a usposobienie ogółu bardziej skłania się do zajęć gospodarczych niż do obrotów handlowych lub nauk technicznych. Czy Duncan będzie mógł tam naprawiać swe uszkodzenia? Była to kwestia do rozwiązania. John Mangles chciał wiedzieć coś stanowczego pod tym względem, kazał więc nurkom zbadać część podwodną rufy. Nurkowie donieśli mu, że zgięcie się jednej ze śmig śruby przeszkadzało jej do wykonywania obrotów. Uszkodzenie to było tak ważne, iż trudno było przypuszczać, aby w Adelaide znaleźć było można potrzebne do naprawy przyrządy. Glenarvan, naradziwszy się z kapitanem, postanowił, że Duncan pod żaglami opłynie brzeg australijski, szukając śladów Brytanii. Zatrzyma się u przylądka Bernoulli, gdzie ostatecznie jeszcze zasięgnie wiadomości i puści się w dalszą na południe podróż, dążąc do Melbourne i tam dopiero uszkodzenia jego będą mogły być naprawione. Skoro śruba będzie w porządku, Duncan puści się w dalszą wędrówkę wzdłuż wybrzeży wschodnich w celu uzupełnienia poszukiwań. Postanowienie to wszyscy przyjęli i zatwierdzili, a John Mangles czekał tylko na pierwszy przyjazny wiatr, aby wypłynąć na morze. Niedługo czekał. Przed wieczorem huragan ustał zupełnie, a po nim nastąpił łagodny wiatr południowo-zachodni. Porobiono wszystkie przygotowania do dalszej podróży, zaciągnięto świeże żagle i o czwartej z rana ruszono z wiatrem wzdłuż wybrzeży australijskich. We dwie godziny potem osada jachtu straciła z oczu przylądek katastrof i ominęła cieśninę investigator. Wieczorem opłynięto przylądek Borda i wyspę kangurową. Jest to największa z pomiędzy małych wysepek australijskich. Służyła ona głównie za schronienie niedeportowanym. Widok jej był czarujący. Ogromny kobierzec zieloności okrywał skaliste jej brzegi, a pomiędzy zaroślami i na płaszczyznach skakały niezliczone stada kangurów, tak samo jak to widziano przy odkryciu tej wyspy w roku 1802. Na zajutrz łodzie jachtu badały wybrzeże urwiste wyspy, Duncan znajdował się wówczas pomiędzy 36 a 38 równoleżnikiem. Glenarvan postanowił nie zostawiać ani jednego punktu niezwiedzonego dokładnie. Przez cały dzień 18 grudnia jacht krążył pod rozpiętymi wszystkimi żaglami około wybrzeża zatoki Enkanter. Tamto właśnie w roku 1828 przybył podróżnik Stewart po odkryciu rzeki Marej, największej z rzek Australii Południowej. Nie były to już zieleniejące brzegi wyspy kangurowej, lecz ponure, jałowe, wijące się nierówności niskiego wybrzeża, na których tu i ówdzie dojrzeć było można skały szare lub wydmy piaszczyste i prawdziwą suszę lądu podbiegunowego. W czasie tej żeglugi osady łodzi Duncana pracowały ciężko, ale marynarze nie uskarżali się na to. Ciągle prawie towarzyszył im Lord Glenarvan z nieodłącznymi ani na chwilę Paganelem i młodym Robertem. Chcieli oni własnymi oczami wyśledzić jakiekolwiek ślady Brytanii. Wszystkie jednak usiłowania ich były próżne. Brzegi australijskie nie więcej mówiły pod tym względem od ziem Patagonii. Nie wypadało wszakże tracić nadziei, dopóki punkt wyraźnie wskazywany w dokumencie nie będzie osiągnięty. Dnia 20 grudnia okręt przybył do przylądka Bernuli, położonego na samym końcu zatoki lasepede, gdzie także nic nie znaleziono. Nie wynika jednak z tego, aby dokument miał zawierać fałszywe wskazówki. Rozbicie Brytanii nastąpiło przed dwoma laty. Może, mogło, a nawet musiało roznieść i zniszczyć szczątki trójmasztowca. Zresztą krajowcy, którzy wietrzą rozbitków z daleka, jak sępy, zapach trupa, zebrali niezawodnie i uprzątnęli starannie najdrobniejsze pozostałości, a Harry Grant i jego towarzysze, wzięci do niewoli, bez wątpienia musieli być uprowadzeni w głąb kraju. Ale w takim razie upadało jedno z genialnych przypuszczeń Paganela. Dopóki chodziło o terytorium argentyńskie, geograf słusznie mógł utrzymywać, że cyfry dokumentu tyczyły się nie miejsca rozbicia okrętu, ale miejsca samej niewoli. W rzeczy samej wielkie rzeki Pampazji i inne mniejsze do nich wpadające mogły zanieść do morza szacowny dokument. Lecz w tej, gdzie byli części Australii, rzek przeżynających 37. równoleżnik jest bardzo mało. Co więcej, Rio Colorado i Rio Negro płyną do morza przez równiny, gdy tymczasem główne rzeki australijskie Murray, Yarra, Torrens i Darling albo wpadają jeden do drugiej, albo też do oceanu przez ujścia, które stały się przystaniami bardzo uczęszczanymi, portami żeglugi bardzo czynnej Skądże więc w takim razie mogło być prawdopodobne, aby butelka z dokumentami mogła przepłynąć po wodach ciągle zwiedzanych i dostać się aż do Oceanu Indyjskiego? Niemożliwość taka nie mogła ujść baczności przenikliwych umysłów. Przypuszczenia Paganela, bardzo właściwe, co do Patagonii i prowincji argentyńskich, upadły w Australii. Paganel sam to przyznał w rozmowie z majorem Magnapsem. Widoczne było, że stopnie oznaczone w dokumencie tyczyły się jedynie miejsca rozbicia, a czasami butelka musiała być rzucona w morze tylko w miejscu, gdzie rozbił się okręt Brytania, to jest na zachodnim wybrzeżu Australii. Pomimo to, jak słusznie zauważył Glenarvan, tłumaczenie to, jakkolwiek stanowcze, nie usuwało przypuszczenia o niewoli kapitana Granta. On sam zresztą wspominał o tym w tych słowach, gdzie stanął się niewolnikami okrutnych krajowców. Nie było więc racji szukać koniecznie niewolników pod 37. równoleżnikiem, skoro mogli się znajdować gdzie indziej. Kwestie te, długo rozbieraną, rozstrzygnięto ostatecznie w ten sposób, że jeżeli się nie znajdą ślady rozbitego okrętu przylądka Bernoulli, to Lordowi Glenarvanowi nie pozostawało nic innego jak powracać do Europy. Wprawdzie poszukiwania jego zakończyłyby się w takim razie bez rezultatu, niemniej jednak Lord spełniłby swój obowiązek sumiennie i odważnie. Postanowienie takie zasmuciło bardzo całą osadę jachtu, a przywodziło do rozpaczy Marię i Roberta. Udając się na brzeg w towarzystwie lorda i lady Glenarvan oraz majora Paganela i Johna, dzieci kapitana Granta czuły, że kwestia ocalenia ich ojca ma się rozstrzygnąć. Rozstrzygnąć, bo Paganel w jednej z poprzedzających dyskusji bardzo słusznie dowodził, że rozbitkowie byliby już dawno powrócili do ojczyzny, gdyby ich okręt rozbił się było skały wybrzeża wschodniego. Nie trzeba tracić nadziei, powtarzała lady Helena dziewczęciu siedzącemu obok niej w czółnie, niosącem je ku lądowi. Ręka Boża nie opuści nas. Tak jest, Miss Mario, rzekł John. Zazwyczaj tak bywa, że gdy człowiek wyczerpie środki ludzkie, niebo otwiera mu w sposób nieprzewidzianie drogi nowe. Oby się słowa pańskie spełniły, panie Johnie, westchnęła Maria. Brzeg znajdował się już tylko w odległości około stu sążni. I tworzył bardzo lekką pochyłość, którą kończył się przylądek, na dwie mile zachodzący w morze. Czółno przebiło do małej przystani naturalnej wśród tworzących się dopiero ławic koralowych, które z czasem miały formować pasmo raf około południowej części Australii. Ale i te, które już istniały w owej chwili, mogły rozedrzeć spód okrętu, i kto wie, czy Brytania w temu właśnie miejscu nie uległa zniszczeniu wraz ze wszystkim, co było na niej. Pasażerowie Dankana bez trudności wysiedli na brzeg zupełnie pusty. Gromady skał urwistych tworzyły linię nadbrzeżną w wysokości 60 do 80 stóp. Trudno byłoby zdobyć ten bastion naturalny bez pomocy drabin i haków. Na szczęście jednak John Mangles bardzo w porę znalazł wyłom w odległości pół mili na południe utworzony przez jakieś cząstkowe zawalenie się skał, do czego i rozłukane fale morskie zapewne niemało się przyłożyły podczas burz przy zrównaniu dnia z nocą. Glenarvan i jego towarzysze zapuścili się w ten wyłom i po dość przykrej pochyłości dotarli do wierzchołka skały. Robert, zręczny jak młody kot, wdzierał się na najstromsze ściany, budząc zazdrość w Paganelu, który jednak o wiele wyprzedzał spokojnego i zimnego Majora. Z takiej dopiero wysokości ogarnąć mogli wzrokiem płaszczyznę rozciągającą się przed nimi. Była to rozległa przestrzeń nieuprawna, zarośnięta krzakami i cierniem. Grunt był całkiem jałowy. Glenarvan porównywał go do glenów niższej Szkocji, a Paganel do nieurodzajnych stepów w Brytanii. Lecz jakkolwiek okolica ta zdawała się być niezamieszkała wzdłuż wybrzeża, w dali jednak kilka budynków świadczyło o obecności człowieka i to nie dzikiego, ale człowieka pracowitego i przemyślnego. Wiatrak! zawołał Robert. Istotnie w odległości jakich trzech mil widać było obracające się szybko skrzydła wiatraka. A prawda, wiatrak? potwierdził Paganel, zwracając w tę stronę szacowną lunetę. Budynek równie miły jak pożyteczny, który zawsze rozweselamy oczy. Idźmy tam co prędzej, rzekł lord Glenarvan. Puszczono się w drogę i w pół godziny potem ujrzano ziemię obrobioną ręką ludzką, przyjemnie kontrastującą z gruntem jałowym, po jakim niedawno stąpano. Już nie krzaki i zarośla, ale żywopłoty, otaczały przestrzenie świeżo wykarczowane. Kilka wołów i z jakie pół tuzina krów pasło się na łąkach obsadzonych wielkimi akacjami sprowadzonymi z wyspy kangurowej. W Ślad zatem okazały się łany okryte kłosem, stogi siana stojące rzędem jak ule, zagajniki świeżo utworzone i śliczny ogródek godny choracego, gdzie przyjemność łączyła się z pożytkiem. Dalej szopy, budynki gospodarskie bardzo umiejętnie rozłożone i nareszcie domek prosty, lecz wygodny, ponad którym panowały szerokie skrzydła wiatraka. W tej chwili na szczekanie czterech psów oznajmiające przybycie obcych wyszedł z domu człowiek o postaci bardzo sympatycznej, mogący liczyć lat około pięćdziesięciu. Za nim postępowało pięciu jego synów. Ładni i silni chłopcy wraz z matką ogromnie tłustą i wysoką kobietą. Łatwo było odgadnąć, że człowiek ten otoczony liczną i zdrową rodziną mieszkający w budynkach jeszcze nowych wśród pól prawie dziewiczych był kolonistą irlandzkim który znękany nędzą w swym kraju rodzinnym poszedł szukać majątku i szczęścia daleko poza morzami. Nie wiedząc nawet, z kim ma do czynienia, powitał on przybyszów temi pełnymi uprzejmości słowy. Cudzoziemcy, witajcie jako porządni goście pod dachem Paddy O'Mura. Jesteś więc Irlandczykiem? Zapytał Glenarvan, biorąc rękę podaną mu przez kolonistę. Byłem nim, odrzekł Paddy o Teraz zaś jestem Australijczykiem. Wejdźcie, moi panowie, a ktokolwiek jesteście, ten dom jest waszym. Wypadało przyjąć bez ceremonii zaproszenie tak uprzejme. Lady Helena i Maria Grant, prowadzone przez mistrę Somur, weszły do domku, a synowie kolonisty pomagali tymczasem podróżnym do zdjęcia z siebie strzelb i przyborów myśliwskich. Dół cały zajmowała obszerna, widna sala, świeżo z kloców zbudowana. Umeblowanie stanowiło kilka ławek w ściany wmurowanych i pomalowanych barwami żywymi i dziesięć stołków, dwa kredensy dębowe napełnione białym fajancem i naczyniami miedzianymi oraz szeroki i długi stół, przy którym za dwadzieścia osób mogło zasiąść wygodnie. Podano obiad. Dymiącą wazę otaczały rozstawione na stole półmiski z rostbefem, ućcem, baranim, winogronami i pomarańczami. Wszystkiego było pod dostatkiem. Gospodarstwo byli tak uprzejmi, stół tak obficie zastawiony i tak ponętnie wyglądał, że trudno było nie zasiąść do biesiady. Czelać folwarczna przyszła także do wspólnego z panami stołu. Padio mur wskazywał ręką miejsca przeznaczone dla gości. – Spodziewałem się was, moi panowie, i czekałem na was – rzekł kolonista do lorda Glenarvan. – Czekałeś na nas? – zapytał lord mocno zdziwiony. – Oczekuję zawsze na przybywających – odpowiedział Irlandczyk – Potem głosem poważnym, wśród stojącej z uszanowaniem drużyny, odmówił katolicką modlitwę przed jedzeniem. Lady Helena wzruszona była tą prostotą obyczajów i czytała na twarzy swego męża, iż podziela jej uczucia. Przystąpiono do pożywania darów Bożych i zaraz zawiązała się rozmowa ogólna. Irlandczycy są tak bliskimi szkotów sąsiadami. Tweet mierząca tylko kilka sążni szerokości głębszy stanowi pomiędzy Anglią i Szkocją przedział aniżeli dwudziestomilowy kanał irlandzki, oddzielający starą kaledonię od Zielonego Rynu. Paddy Mur opowiedział swą historię historię wszystkich emigrantów, w których nędza wypędza z własnego kraju. Wielu podąża daleko szukać fortuny, a znajdują troski tylko i nieszczęścia. Skarżą się wtedy na los zamiast na własne niedołęstwo, lenistwo i złe nałogi. Którzy żyje skromnie, Oszczędniej pracuje wytrwale, temu się powodzi i ten opływa w dostatki. Takim był właśnie Pedio Moore. Opuścił on Dundalk, gdzie umierał z głodu, uszedł z całą rodziną do krain australijskich, pogardził zarobkami górników, a wziął się do mniej wprawdzie wdzięcznej, ale pewniejszej pracy rolnika. Wylądował w Adelaide i dwa miesiące potem rozpoczął swój nowy zawód. Tak już w tej chwili świetnie rozwinięty. Całe terytorium Australii Południowej podzielone jest na osady obejmujące po 80 akrów, 120 morgów. Takie działy rząd ustępuje kolonistom, a każdy pracowity rolnik może zarobić na utrzymanie i jeszcze coś odłożyć. Wiedział o tym Paty O'Mur. Dopomagały mu wielce jego wiadomości agronomiczne. Żył, oszczędzał, sprzedawał swoje produkty z zarobkiem z wieśniaka irlandzkiego, wyszedł na właściciela ziemskiego, a chociaż w nowym zawodzie dwa lata dopiero pracował. Posiadał już 500 akrów gruntu, własną uprawionego pracą i 500 sztuk pięknego bydła. Z niewolnika, jakim był w Europie, stał się panem niezależnym i do tego w kraju najswobodniejszym na kuli ziemskiej. Po skończonym opowiadaniu gości emigranta irlandzkiego serdecznie i szczerze złożyli mu życzenia dalszej pomyślności. Paddy o spodziewał się nawzajem usłyszeć historię swych gości, ale nie zaczepiał ich o to, nie zarzucał pytaniami. Lord Glenarvan sam miał bezpośredni interes rozpocząć rozmowę o Dankanie, jego obecności u przylądka Bernuli, o poszukiwaniach, jakie czynił. Jednakże, jako człowiek praktyczny i prosto do celu idący, zapytał najprzód Irlandczyka, czy nie wie czego o losie rozbitego okrętu Brytania. Odpowiedź Padigea Mura nie była pocieszająca. Nie słyszał nigdy o takim okręcie. Od dwóch lat żaden statek nie zabłądził do tych wybrzeży ani powyżej, ani poniżej przylądka. Ponieważ zaś rozbicie się Brytanii nastąpiło przed dwoma dopiero laty, mógł przeto z największą twierdzić pewnością, że nieszczęśliwi nie byli wróceni na tę część wybrzeży zachodnich. Teraz pozwól, milordzie, że ja zapytam, jaki masz interes dopytując o to. Glenarvan więc opowiedział z kolei koloniście całą historię dokumentu, podróż swego jachtu i wszelkie usiłowania w celu odszukania kapitana Granta. Nie taił się z tym, że zapewnieniami swemi Irlandczyk mimowolnie rozpraszał najdroższe jego nadzieje i wiarę w możność odnalezienia kiedyś rozbitków. Wyznanie to Lorda Glenarwana bolesne sprawiło wrażenie na słuchaczach. Oczy Roberta i Mary zaszły łzami. Paganel nie znajdował słów pociechy lub nadziei. John Mangles nie mógł utaić swych cierpień. Już rozpacz ogarniała duszę tych zacnych ludzi, którzy z taką szlachetną bezinteresownością puścili się na bezowocną podróż po tych krainach oddalonych, gdy nagle dały się słyszeć te wyrazy. Milordzie, podziękuj Bogu. Jeżeli kapitan Grant znajduje się przy życiu, to z pewnością żyje na ziemi australijskiej. 33. Arton Słowa te wywołały zdumienie trudne do opisania. Glenarvan zerwał się ze swego siedzenia, a odpychając stołek zawołał. Kto to powiedział? Ja, odrzekł jeden ze służących Padiomura, siedzący na końcu stołu. Ty, Artonie, rzekł kolonista niemniej jak Glenarvan zdziwiony. Ja, odpowiedział Arton głosem wzruszonym, lecz pewnym, ja. Szkod, który równie dobry jak wy, milordzie, ja, jeden z rozbitków okrętu Brytania. Oświadczenie to wstrząsnęło obecnymi. Maria Grant na wpół omdlała ze wzruszenia, na wpół, umierająca z radości, padła w objęcia Lady Heleny. John Mangles, Robert i Paganel, zrywając się ze swych miejsc, podskoczyli ku temu, którego Padio Moore nazywał Artonem. Był to człowiek 45-letni o twarzy ponurej, którego bystre spojrzenie kryło się pod gęstymi brwiami. Pomimo chudości ciała, siłę miał mieć niezwykłą. Cały jakby złożony tylko z kości i nerwów, nie tracił widocznie według wyrażenia szkockiego czasu na tuczenie swego ciała. Wzrost średni, barki szerokie, postawa pewna, twarz inteligentna i energiczna korzystnie za nim przemawiały, mimo ostrych niecorysów. Sympatię te zwiększały jeszcze świeże ślady nędzy wyryte na jego obliczu. Widać było, że cierpiał wiele i długo, chociaż zdawał się być człowiekiem zdolnym znieść cierpienia, a nawet je zwalczyć. Takie od pierwszego wejrzenia zrobił wrażenie na Lordzie i jego towarzyszach. Glenarvan zarzucił go pytaniami, na które chętnie odpowiadał, widocznie obaj jednakowym przejęcie byli wrażeniem. Dlatego też pierwsze pytania Glenarwana były bezwładne, jakby bezwiedne. — Jesteś jednym z tych rozbitków? — zapytał. — Tak jest, milordzie. Byłem kwatermistrzem na okręcie kapitana Granta — odpowiedział Arton. — I ocaliłeś się wraz z nim po rozbiciu waszego statku? — Nie, milordzie, nie. W tej okropnej chwili byłem z nim rozłączony, porwany z pokładu i rzucony na brzeg. — Nie jesteś więc jednym z dwóch majtków, o których nasz dokument wspomina? — nie, nie wiedziałem o żadnym dokumencie. Kapitan rzucił go w morze, wtedy już widać, gdy mnie na okręcie nie było. Ależ kapitan, kapitan? Myślałem, że utonął, że poszedł na dno oceanu wraz z całą osadą. Sądziłem, że sam tylko ocalałem. A przecież sam powiedziałeś, że kapitan Grant żyje. Nie, ja powiedziałem, jeżeli kapitan jest przy życiu. I dodałeś, to z pewnością żyje na ziemi australijskiej. I rzeczywiście nie może się gdzie indziej znajdować. Więc nic nie wiesz, gdzie jest? Nie, milordzie, powtarzam raz jeszcze, że sądziłem i rzutono lub rozbił się gdzie o skały. Od was się dopiero dowiaduję, że może się przy życiu dotąd jeszcze znajduje. Nic zatem nie wiesz? Spytał Glenarvan z widocznym niepokojem. Nic, milordzie, prócz tego, że jeśli żyje, to musi być w Australii. Gdzie się rozbił wasz okręt? zapytał wtedy milczący dotąd Magnaps. Od tego pytania należało zacząć. Zmieszany niespodzianką Glenarvan, chcąc się co prędzej dowiedzieć, gdzie jest kapitan Grant, zapomniał spytać, gdzie się okręt rozbił. Od tej chwili rozmowa, aż dotąd nielogiczna i bez porządku, stała się rozsądną i konsekwentną, a wskutek tego wkrótce też najdrobniejsze szczegóły tej smutnej i zagadkowej historii zaczęły się przedstawiać jaśniej i dokładniej słuchaczom. Na pytanie majora Arton tak odpowiedział. Gdy porwany byłem z pokładu, okręt pędził ku wybrzeżu australijskiemu, oddalonemu już tylko dwa węzły, 240 sążni, tam też się rozbił. Pod 37 stopniem szerokości? Zapytał John Mangles. Pod 37 stopniem, odpowiedział Arton. Na wybrzeżu zachodnim? Przeciwnie, na wybrzeżu wschodnim, odrzekł żywo kwatermistrz. Którego dnia? W nocy 27 czerwca 1862 roku. Tak, tak, właśnie, zawołał Glenarvan. Widzisz więc, milordzie, dodał Arton, że miałem prawo mówić, iż jeżeli kapitan Grant żyje, to w Australii, a nie gdzie indziej szukać go należy. Więc będziemy szukali, znajdziemy go i ocalimy, mój bracie, zawołał Paganel. Ach, nieoceniony dokumencie, mówił dalej naiwnie. Trzeba przyznać, że wpadłeś w ręce ludzi bardzo przezornych. Nikt zapewne nie słyszał pochlebczych słów Paganela. Glenarvan, Lady Helena, Maria i Robert otoczyli Artona, ściskając czule jego dłonie. Zdawało się wszystkim, że obecność tego człowieka jest pewnym zakładem ocalenia Harry Granta. Skoro bowiem Majtek uniknął niebezpieczeństw rozbicia, dlaczegożby kapitan nie miał wyjść zdrowy i cały z tej przygody? Arton wciąż powtarzał, że kapitan Grant musi być przy życiu tak samo jak on. Gdzie? Tego nie wiedział, ale niezawodnie na tym lądzie. Odpowiadał na tysiąc pytań bacznych i oględnych. Gdy mówił, Miss Maria trzymała go za ręce. Był przecież jednym z towarzyszów jej ojca był marynarzem z okrętu Brytania. Żył obok kapitana Harry Granta dzielił z nim trudy i niebezpieczeństwa podróży. Maria nie mogła oderwać wzroku od tej surowej postaci. Płakała ze zbytku szczęścia. Aż dotąd nikomu nie przeszło przez myśl wątpić o prawdopodobności i tożsamości Artona. Tylko major i John Mangles, mniej ufni, zadawali sobie pytania, czy słowa Artona zasługują na pełną wiarę. Niespodziewanie jego spotkanie mogło obudzić podejrzenia. Zaiste Arton cytował daty i fakta drobiazgowo, lecz szczegóły mogą być dokładne, a nie stanowić pewności. Wiadomo wreszcie, że kłamstwa odznaczają się właśnie dokładnością szczegółów. McNabs powstrzymał się więc z powzięciem zdania. John Mangles przeciwnie wkrótce pozbył się wątpliwości i uwierzył, że Arton był towarzyszem Granta, szczególnie gdy usłyszał, co mówi z Marią o jej ojcu. Arton znał doskonale Marię i Roberta. Widział ich oboje w Glasgowy przy odjeździe okrętu Brytania. Przypominał ich obecność na pożegnalnym śniadaniu, jakie kapitan dla swych gości dawał na pokładzie okrętu. Znajdował się tam szeryf McIntyre, dziesięcioletniego, wówczas Roberta o piece sternika Dicka Turnera, któremu się chłopczyna wymknął potajemnie i wdzierać się począł na jeden z masztów. – Prawda, prawda! – wołał Robert. Arton przypominał tysiące drobnych zdarzeń, nie przywiązując do nich takiej wagi, jaką im dawał John Mangles. Gdy ustawał, Maria słodkim swym głosem nagliła: Jeszcze, panie Artonie, jeszcze mów nam o naszym biednym ojcu. Kwatermistrz czynił zadość tym życzeniom. Glenarvan nie chciał mu przerywać, choć miał dwadzieścia pytań ważniejszych. Lady Helena powstrzymywała go, wskazując na radosne wzruszenie dziewczęcia. W tej rozmowie właśnie Arton opowiedział historię Brytanii i jej podróż przez Ocean Spokojny. Maria znała większą część tych szczegółów bo wiadomości z okrętu dochodziły aż do maja roku 1862. W ciągu jednego roku Harry Grant zawijał do głównych brzegów oceanii i był na Hebrydach w Nowej Gwinei, w Nowej Zelandii i Nowej Kaledonii, walcząc dość często ze złą wolą władz angielskich, bo o jego okręcie rozesłano wiadomości do kolonii brytyjskich. Jednakże znalazł pewien punkt na zachodnim wybrzeżu Papuazji, zdatny, jak mu się zdawało, do założenia tam osady szkockiej – o której powodzeniu nie wątpił. W rzeczy samej dobry i dostatecznie zaopatrzony przystanek na drodze z wysp Malouckich do Filipińskich mógł ściągnąć wiele okrętów, tym więcej, gdy przekopanie kanału sueskiego uczyni niepotrzebną podróż dookoła przylądka dobrej nadziei. Harry Grant był jednym z propagujących w Anglii wielkie dzieło Lesepsa i nie mieszał namiętności politycznych z wielką sprawą międzynarodową. Po zwiedzeniu Papuazji okręt nabrał jeszcze zapasów żywności w Kalao i opuścił ten port dnia 30 maja 1862 roku z zamiarem powrócenia do Europy przez Ocean Indyjski i około przylądka. W trzy tygodnie po jego odjeździe straszna burza nawiedziła okręt. Dla ocalenia go zwalono maszty. Woda przeciekać poczęła szparą, której nie można było zatkać. Osada z sił wyczerpana nie podołała pompowaniu przez 8 dni okręt był igraszką huraganu. Wkrótce woda w okręcie doszła do sześciu stóp wysokości i zatapiała go powoli. Szalupy wszystkie w przód już woda uniosła. Trzeba było ginąć wraz ze statkiem, gdy nagle w nocy 27 czerwca, jak to Paganel doskonale zrozumiał, spostrzeżono wschodni brzeg Australii. Zaraz potem okręt uderzył o brzeg. Straszne to było wstrząśnienie. I w tej to chwili właśnie Arton, porwany falą i uniesiony na morze, stracił przytomność. Gdy przyszedł do siebie, znajdował się w ręku dzikich krajowców, wlokących go w głąb lądu. Odtąd nic już nie słyszał o Brytanii i nie bez przesady domyślał się, że okręt poszedł na dno ze wszystkim u podwodnych skał przy Tufold Bay. Na tem kończyło się opowiadanie tyczące się kapitana Granta, wywołujące niejednokrotnie bolesne wykrzykniki słuchaczów. Major nawet nie mógł wątpić o jego autentyczności. Lecz pozostawała jeszcze historia samego Artona, przedstawiająca może jeszcze większy i istotniejszy interes. Istotnie Grant, jak wiadomo z dokumentu, wyszedł żywy z rozbicia wraz z dwoma majtkami, tak samo jak Arton. Z losu więc jednego słusznie wnosić było można o losie drugiego. Dlatego też proszono Artona, aby opowiedział swe wypadki. Historia jego była prosta i krótka. Dostawszy się w niewolę jednego z pokoleń krajowców, uprowadzony był do prowincji środkowych, przez które przepływa Darling. To jest o 400 mil na północ od 37. równoleżnika. Tam żył w nędzy, bo i pokolenie samo bardzo było biedne, ale źle się z nim nie obchodzono. Przeszły dwa lata w tej przykrej niewoli. Nie tracił jednak nadziei odzyskania wolności. Szukał sposobności do ucieczki, choć wiedział, że ta na większe jeszcze narazi go niebezpieczeństwa. Nocą w październiku 1864 roku omylił czujność dzikich i zniknął w głębi niezmiernych lasów. Przez miesiąc cały żył korzonkami, paprociami jadalnymi, gumą mimos, błąkał się po tej ogromnej samotni, kierując swe kroki we dnie słońcem, a w nocy gwiazdami, nieraz do ostatniej przywiedziony rozpaczy. Przebywał tak rozległe błota, góry i całą tę część niezamieszkanego lądu, którą tylko rzadcy podróżnicy przebiegali w śmiałych swych wycieczkach. Nareszcie, umierając prawie z wyczerpania, dowlókł się do osady gościnnego Padio Mura, gdzie za swoją pracę znalazł byt wygodny. – Jeżeli Arton zadowolony jest ze mnie – rzekł kolonista irlandzki po skończeniu opowiadania – to i ja chwalić go tylko mogę – jest to człowiek przemyślny, śmiały i dobry, a przytem robotnik wyborny. I dopóki tylko zechce, dom go mura będzie jego domem. Arton podziękował Irlandczykowi szorskim gestem i czekał na nowe pytania. Czuł wprawdzie, że zaspokoił już naturalną ciekawość podróżnych. O wszystko już wypytano go po sto razy. Glenarvan miał przeto przystąpić do przedstawienia nowego planu poszukiwań, w którym chciał skorzystać ze spotkania Artona. I objaśnień przez niego udzielonych, gdy major zwracając się do majtka rzekł: Więc byłeś kwatermistrzem na pokładzie Brytanii? Tak, bez wahania odrzekł Arton. Domyślając się jednak, że może jakie uczucie nieufności dyktuje majorowi to zapytanie, dodał. A nawet mam mój kontrakt. Wyszedł zaraz z sali wspólnej, aby przynieść ten dowód urzędowy. Krótka była jego nieobecność, ale padio Moore miał czas wypowiedzieć te słowa: Milordzie. Mam Artona za uczciwego człowieka. Od dwóch miesięcy, jak jest u mnie, nic mu nie mam do zarzucenia. Znałem już historię jego rozbicia się i niewoli. Jest to człowiek prawy i zasługuje na wasze zaufanie. Glenarvan miał odpowiedzieć, że nigdy nie wątpił o dobrej wierze Artona, gdy tenże wszedł i pokazał swe papiery. Akt podpisany był przez armatorów okrętu Brytania i przez kapitana Granta, którego rękę Maria poznała. Kontrakt stwierdzał, że Tomasz Arton, majtek pierwszej klasy, ugłodzony jest jako kwatermistrz na pokładzie trzymasztowego okrętu Brytania z Glasgow'a. Wszelka przeto wątpliwość co do tożsamości osoby Artona ustała, boż trudno było przypuścić, aby papiery te, nienależące do niego, mogły się w jego ręku znajdować. – Teraz – rzekł Glenarvan – naraćmy się, co nam czynić dalej wypada – Twoje szczególnie zdanie, Artonie, będzie dla nas bardzo szacowne i proszę cię o nie. Arton namyślał się przez chwilę, a nareszcie rzekł: Dziękuję ci, milordzie, za zaufanie, jakie we mnie pokładasz, i mam nadzieję, że godnie mu odpowiem. Znam trochę ten kraj, obyczaje krajowców, jeśli mogę wam być użyteczny. Bez wątpienia, odparł Glenarvan. Tak samo jak wy, mówił dalej Arton, przekonany jestem, że kapitan Grant i dwaj jego majtkowie ocaleli. Ale ponieważ nie dostali się do posiadłości angielskich i dotąd nie powrócili, więc ani wątpić, że temu samemu co i ja ulegli losowi, to jest, popadli w niewolę jakiego dzikiego pokolenia. Popierasz, Artonie, moje zdanie i moje wywody, rzekł Paganel. Rozbitkowie są niezawodnie u dzikich w niewoli. Tak jak się tego obawiali, lecz czyż mamy sądzić, że tak samo jak ty uprowadzeni byli w kierunku północnym od 37 stopnia? Tak się zdaje, panie odrzekł Harton. Pokolenia nieprzyjazne nigdy nie przebywają w bliskości okręgów podległych Anglikom. Otóż to by utrudniało nasze poszukiwania, rzekł Glenarvan z niezadowoleniem. Jakże tu trafić na ślad niewolników w głębi kraju tak rozległego? Uwagę tę przyjęto milczeniem. Lady Helena zwracała do wszystkich wzrok pytający, nie otrzymując odpowiedzi. Paganel nawet wbrew zwyczajowi swemu pozostał niemy utracił zwykłą swą bystrość. John Mangles wielkimi krokami chodził po sali, jak gdyby znajdował się zakłopotany na pokładzie swego okrętu. A ty, pani Arton? Rzekła wreszcie Lady Helena. Cóż byś uczynił? Pani, żywo odpowiedział Arton, wsiadłbym co prędzej na pokład Duncana i popłynąłbym do miejsca, w którym rozbił się okręt kapitana Granta. Tam poradziłbym się okoliczności, a może i wskazówek, jakieby przypadek mógł nastręczyć. – Dobrze – rzekł Glenarvan. – Ale trzeba najpierw naprawić Duncana. – Ach, więc wasz statek jest uszkodzony? – spytał Arton. – Tak jest – odpowiedział John Mangles. – Czy uszkodzenia są poważne? – Nie, lecz zawsze wymagają narzędzi, jakich nie posiadamy na pokładzie. Jedna śmiga naszej śruby skrzywiła się i nie może być naprawiona, chyba w Melbourne. – A czy nie może płynąć tylko pod żaglami? – spytał znowu kwatermistrz. – I owszem, możemy. – ale jeśli wiatry będą przeciwne, to dużo czasu będziemy potrzebowali na dostanie się do Tufold Bay i w każdym razie powrócić trzeba będzie do Melbourne. A więc niech płynie do Melbourne, zawołał Paganel, a my bez niego idźmy do Tufold Bay. A jak to? Przebywając Australię, tak jak przeszliśmy Amerykę, ciągle trzymając się 37. równoleżnika. Lecz z Dankanem co się stanie? pytał Arton z pewnym naciskiem. Duncan połączy się z nami lub my się z nim połączymy stosownie do okoliczności. Jeśli w podróży naszej znajdziemy kapitana Granta, to razem z nim powrócimy do Melbourne. Jeśli przeciwnie, poszukiwania nasze posuniemy aż do brzegu, to Duncan nas tam spotka. Kto ma co do zarzucenia temu planowi? Może ty, majorze? Bynajmniej, odrzekł McNaws, jeśli tylko przebycie Australii jest możliwe. Do tego stopnia możliwe, odpowiedział Paganel, że chce proponować Lady Helenie i Miss Grant, aby nam towarzyszyły. Czy mówisz serio, Paganelu? spytał Glenarvan. Najzupełniej serio, kochany milordzie. To nie dalej niż trzysta pięćdziesiąt mil, około dwieście lieues. A licząc po dwanaście mil na dzień, miesiąca zaledwie na to potrzeba. Tyle też czasu zajmie na prawa Duncana. Ach, gdyby szło o przebycie lądu australijskiego pod niższym stopniem szerokości. Gdyby go wypadało przeżynać przez największą jego szerokość, przechodzić przez te ogromne pustynie, gdzie brak wody i upały są tak męczące, dokonać słowem tego, czego nie próbowali dotąd najodważniejsi podróżnicy, to byłoby co innego. Ale 37 równoleżnik przeżyna prowincję Wiktoria, kraj jakby angielski. Posiadający drogi, koleje żelazne i przeważnie zaludniony. Jest to podróż którą można odbywać w karecie gdy się komu spodoba lub na wózku co byłoby jeszcze wygodniej to jakby przejażdżka z Londynu do Edynburga i nic więcej Ale możemy spotkać dzikie zwierzęta rzekł Glenarvan. W Australii nie ma dzikich zwierząt a dzicy ludzie nie ma dzikich ludzi pod tą szerokością a w każdym razie nie są oni tak okrutni jak w Nowej Zelandii a skazani na wygnanie zbrodniarze nie ma ich w południowych prowincjach Australii, lecz tylko w osadach wschodnich. Prowincja Wiktoria nie tylko, że ich nie przyjęła, lecz jeszcze wydała prawo zabraniające przebywania na swym terytorium oswobodzonym kryminalistom innych prowincji. Rząd tej prowincji w tym nawet jeszcze roku zagroził kompanii Półwyspu, że jej cofnie wsparcie, jeśli jej okręty zawijać będą po węgiel do portów zachodnich, gdzie przyjmowani są osiedleńcy z osad karnych. Jak to pan nie wie o tem? Pan Anglik? Naprzód nie jestem Anglikiem, odparł Glenarvan. Prawda to najzupełniejsza, co powiedział pan Paganel, odezwał się Padio Moore. Nie tylko prowincja Wiktoria, ale i Australia Południowa, Queensland, Tasmania nawet wypędzają przestępców ze swych terytoriów. Od czasu jak mieszkam w mojej posiadłości, nie tylko, że nie widziałem deportowanego, ale i nie słyszałem o żadnym. A ja nigdzie takiego nie spotkałem, dodał Arton. Widzicie więc, moi przyjaciele, mówił Jakub Paganel, że jest tu bardzo mało dzikich ludzi, a zwierząt i kryminalistów nie ma wcale. Niewiele istnieje krajów w Europie, o których to samo powiedzieć by można. No cóż, zgoda? Jak sądzisz, Heleno? spytał Glenarvan. Myślę tak jak i wszyscy, kochany Edwardzie odpowiedziała lady Helena, zwracając się do swych towarzyszów. W drogę! W drogę! 34. Odjazd? Lord Glenarvan nie miał zwyczaju tracić czasu, gdy co postanowił. Skoro propozycję paganela przyjęto, wydał natychmiast rozkazy, aby przygotowania do tej podróży w jak najkrótszym dokonane były czasie. Odjazd naznaczono na pojutrze to jest 22 grudnia. Jakie miały być skutki tej nowej podróży przez Australię? Skoro istnienie kapitana Granta nie ulegało już wątpliwości? to następstwa tej wyprawy mogły być bardzo doniosłe nikt zapewne nie mógł liczyć na to że na pewno spotka się z kapitanem na linii 37 równoleżnika którego się tak ściśle trzymano lecz może na niej znajdą się jakieś ślady jego pobytu a w każdym razie prowadziła ona do miejsca rozbicia się okrętu to było najważniejsze co więcej jeśli harton podejmie się przyłączyć do podróżnych prowadzić ich przez lasy Wiktorii i doprowadzić aż do wybrzeża wschodniego to jeszcze pewniejsze były widoki powodzenia. Glenarvan wiedział o tem i dlatego też szczególniej starał się o zapewnienie sobie pomocy dawnego towarzysza kapitana Granta. Najprzód więc zapytał gościnnego swego gospodarza, czy nie wyrządzi mu przykrości, proponując Artonowi, aby im towarzyszył. Padio Mur zgodził się choć nie bez żalu, tracił bowiem w tym człowieku wybornego domownika. A więc, Artonie, czy chcesz iść z nami na poszukiwanie rozbitków z okrętu Brytania? Arton nie zaraz odpowiedział na to pytanie. Zdawał się nawet wahać przez chwilę, ale po namyśle rzekł. Dobrze, milordzie, pójdę z wami i jeśli nie zdołam naprowadzić was na ślady kapitana Granta, to przynajmniej doprowadzę was do miejsca, w którym się okręt rozbił. Dziękuję ci, Artonie, odrzekł Glenarvan. Jeszcze jedno pytanie, milordzie. Cóż takiego, mój przyjacielu? Gdzie macie zamiar spotkać się z Duncanem? Jeśli nie przejdziemy Australii od jednego jej brzegu do drugiego, to w Melbourne albo na wybrzeżu wschodnim, jeśli nas poszukiwania aż tam zaprowadzą. A cóż będzie robił kapitan Duncana? Będzie oczekiwał w Melbourne na moje rozkazy. Więc służę panu, milordzie. Wszyscy dziękowali serdecznie kwatermistrzowi okrętu Brytania, a dzieci jego dowódcy najczulszymi obsypały go pieszczotami. Wszyscy uszczęśliwiani byli jego postanowieniem, prócz Irlandczyka, tracącego w nim wiernego i zdolnego sługę. Lecz Paddy rozumiał, jak wielkie przysługi oddać mogła w tej wyprawie obecność Artona, dlatego też zgodził się bez szemrania. Glenarwan umówił się z nim na dostarczenie środków transportowych do odbycia tej podróży przez Australię. A porozumiawszy się z artonem, podróżni nasi wrócili na pokład jachtu. Zmieniła się postać rzeczy. Wszyscy byli weseli i wahanie ustąpiło. Odważni, a szlachetni poszukiwacze nie mieli iść ślepo wzdłuż 37. równoleżnika. Była pewność, że Harry Grant jest na stałym lądzie i każdy był pod wpływem miłego uczucia, jakie sprawia pewność po zwątpieniu. Jeśli okoliczności posłużą, to Duncan za dwa miesiące może wysadzić kapitana Granta na brzegach Szkocji. John Mangles, popierając zamiar odbycia tej podróży, sam też miał zamiar przyłączyć się do orszaku i mówił o tym z lordem Glenarvanem. Przedstawił, co mógł, na poparcie swego projektu, poświęcenie swe dla lady Heleny i zacnego jej małżonka, pożytek, jaki z niego może mieć wyprawa przy urządzeniu pochodu, że obecność jego na pokładzie jachtu nie jest potrzebna. Słowem, przytaczał wszystko prócz powodu najważniejszego, ale o którym nie trzeba było mówić Glenarvanowi. — Powiedz mi, kapitanie, czy ufasz zupełnie porucznikowi? — Najzupełniej. Tomasz Ostyn jest dobrym marynarzem. Doprowadzi on na do miejsca przeznaczenia, naprawi go zręcznie i odprowadzi znów na dzień umówiony. Tom jest niewolnikiem obowiązku i karności. Nigdy nie ośmieli się zmienić w czymkolwiek lub opóźnić wykonania danego mu rozkazu — Wasza dostojność może więc liczyć na niego jakby na mnie samego. Zgoda zatem. Pojedziesz z nami, bo nawet, dodał z uśmiechem, radbym, abyś był obecny, gdy odnajdziemy ojca Miss Marie Grant. Och, wasza dostojność! szepnął John Mangles. Nic więcej nie umiał powiedzieć. Pobladł i pochwycił podaną sobie dłoń lorda. Nazajutrz John Mangles w towarzystwie cieśli i majtków. Obładowanych zapasami żywności, powrócił do osady Padio Mura, z którym wspólnie miał się zająć obmyślaniem i przygotowywaniem środków transportowych. Cała rodzina Irlandczyka czekała już na niego, gotowa poddać się jego rozkazom. Obecny tam Arton nie odmawiał pomocy swej i rad, mu dyktowało jego doświadczenie. Padio Mur i Arton zgadzali się na jedno, że damy powinny odbywać tę drogę na wozie zaprzężonym w woły, a mężczyźni konno. Paddy podjął się dostarczenia koni, wołów i wozu. Wóz miał 20 stóp długości i nakrety był budą płócienną. Unoszącego cztery koła były to po prostu tarcze drewniane, bez obręczy, bez szpryc i bez okucia. Przód, od tyłu znacznie oddalony, połączony był z nimi za pomocą bardzo prostego mechanizmu, nie dozwalającego nagle zawrócić. U przodu wozu sterczał dyszel długości 35 stóp, do którego zaprzężono wzdłuż trzy pary wołów. Tak ustawione zwierzęta ciągnęły głową i karkiem zarazem, a to przy pomocy podwójnej kombinacji jarzma przywiązanego do karka i łańcucha przybitego płaską klamrą do jarzma. Wielkiej potrzeba było zręczności do kierowania tą machiną wąską, długą, chwiejącą się i wywrotną, a zarazem do popędzenia wołów, stąpających nierówno i leniwie. Lecz Arton nauczył się już tego w osadzie Irlandczyka i Padio mur pewny był, że da sobie radę. Jemu więc powierzono urząd przewodnika. Wóz bez resorów był bardzo niewygodny, lecz nie był lepszego. John Mangles nie mógł nic ulepszyć w jego budowie, ale za to wewnątrz urządził go, jak może być najwygodniej. Najprzód więc przegrodził go deskami na dwa przedziały. W tylnym przedziale pomieszczono zapasy żywności, pakunki i kuchnię przenośną pana Olbinetta. Przód cały rządzono dla dam. Z pomocą cieśli przedział ten zamienił się na wygodny pokój. Pokryty szerokim kobiercem, na którym stała toaleta i dwa łóżka dla Lady Heleny i Miss Grant. Skórzana firanka zamykała ten apartament improwizowany, osłaniając go przed chłodem nocy. W nagłej potrzebie i mężczyźni mogli się tam schronić przed ulewnym deszczem. Zwykle jednak miano rozbijać dla mężczyzn namiot, umyślnie wieziony. John Mangles robił to, co mógł, aby na tej ciasnej przestrzeni nagromadzić wszystko, czego mogły potrzebować dwie kobiety, a powiodło mu się to nieźle. Lady Helena i Maria Grant nie miały powodu żalić się, że zamiast kajut na pokładzie dankana mają toczący się pokój. Z mężczyznami sprawa była prostsza. Miano siedem koni dla lorda Glenarvana, Paganella, Roberta Granta, Magnapsa, Manglesa i dwóch marynarzy Wilsona i Malreidego, towarzyszących swemu panu w tej podróży. Arton miał miejsce na koźle, a pan Albinet, nie bardzo rad jeździć konno, ulokował się z pakunkami w tylnym przedziale. Konie i woły pasły się na łąkach kolonii i w chwili odjazdu z łatwością stamtąd mogły być sprowadzone. Urządziwszy wszystko i wydawszy rozkazy cieśli, John Mangles powrócił na pokład wraz z rodziną irlandzką pragnącą odwiedzić Lorda Glenarwana. Arton uważał za stosowne przyłączyć się do nich. O czwartej godzinie byli już na statku. Przyjęto gości z otwartymi rękami. Glenarvan zaprosił ich na obiad, wywdzięczając się za gościnność, jakiej doznał kolonisty. Padiał mur był zachwycony. Umeblowanie kajut, uzbrojenie i przeozdobienie statku, jego kasztele jesionowe i palisadrowe. Wszystko to obudziło w nim podziw. Arton przeciwnie, z wielkim umiarkowaniem pochwalał te zbytkowe dodatki. Badał natomiast i oglądał jacht jako marynarz. Zwiedził go aż do samego spodu, zeszedł do przegrody, w której się mieściła śruba, obejrzał maszyny, wypytał o ich siłę, ilość materiałów palnych, jakiej zużywa. Zwiedził składy węgla i wody, interesował się zwłaszcza składem broni i działem umieszczonym na pomoście przed nim. Glenarvan spostrzegł zaraz, że ma do czynienia z człowiekiem znającym się na rzeczy. Arton zakończył swą wizytę obejrzeniem dokładnym masztowania, żagli, lin i wszystkich porządków okrętowych. Piękny masz okręt, milordzie, rzekł na koniec. A nade wszystko dobry, odpowiedział Glenarvan. Jaka jest jego pojemność? 210 ton. Jeśli się nie mylę, to Duncan przy pomocy dobrej pary musi robić piętnaście węzłów. Siedemnaście, poprawił go z zadowoleniem John Mangles. Siedemnaście, zawołał kwatermistrz. A więc najlepszy nawet okręt wojenny dopędzić go nie zdoła. Bez wątpienia, odrzekł John Mangles. Duncan jest prawdziwym jachtem wyścigowym i niełatwo go pokonać. Nawet pod żaglem? Pytał Arton. Nawet pod żaglem. Winszuję ci, milordzie, i tobie, panie kapitanie, tego pysznego statku, a możecie mi wierzyć, że znam się na wartości okrętów. Zostań więc z nami, Artonie, rzekł Lord Glenarvan, a wtedy będzie on i do ciebie należał. Pomyślę o tym, milordzie, krótko odpowiedział kwatermistrz. Pan Albinet nadszedł w tej chwili, zawiadamiając jego dostojność, że obiad jest gotów. Glenarvan poprowadził swych gości do stołu. Ten Arton to zręczny i niegłupi człowiek. Rzekł Paganel do Majora. Zanad to sprytny, odmruknął McNabs, któremu bez żadnego powodu nie podobała się ani postać, ani też maniery kwatermistrza. Podczas obiadu Arton ciekawie opowiadał szczegóły o lądzie australijskim, który znał doskonale. Pytał ilu majtków Lord Glenarvan bierze na wyprawę i zdziwił się niepomału, dowiedziawszy się, że dwu tylko, to jest Wilsona i Malraidiego. Utrzymywał, że eskorta powinna się składać z najlepszych marynarzy Duncana. Nawet tak nalegał, że to już samo powinno było usunąć wszelkie podejrzenie majora. Ależ, odparł Glenarvan, podróż nasza przez Australię Południową żadnych nie przedstawia niebezpieczeństw. To prawda, śpiesznie potwierdził Arton. Zostawmy zatem jak można najwięcej ludzi na pokładzie statku. Przydadzą się na nim, gdy będzie płynął pod żaglami lub gdy naprawić go trzeba będzie na wypadek uszkodzeń. Ważną bowiem jest rzeczą, aby się nie opóźnił z przybyciem na miejsce, któremu wskażemy. Nie uszczuplajmy zatem jego załogi. Arton zdawał się uznawać te rację, bo nie nalegał dłużej. Gdy nadszedł wieczór, Szkoci rozstali się z Irlandczykami. Arton wraz z rodziną Pediomura Mura powrócił do kolonii. Konie i wozy miały być gotowe z rana. Odjazd naznaczono na ósmą godzinę. Lady Helena i Maria Grant poczyniły ostatnie przygotowania krótkie, a przynajmniej nie tak drobiazgowe jak Jakub Paganel. Uczony geograf większą część nocy spędził na odśrubowywaniu, przecieraniu i wśrubowywaniu na powrót szkieł swej lunety. To też nazajutrz spał jeszcze, gdy major gromkim głosem go zbudził. John Mangles zajął się przeniesieniem do kolonii wszystkich pakunków. Na podróżnych czekało czółno, mające ich przewieźć na ląd. Kapitan wydał ostatnie rozporządzenia Tomaszowi Ostinowi. Zalecił mu przede wszystkim, aby w Melbourne oczekiwał na rozkazy lorda Glenarvana, i wypełnił je ściśle, nie wdając się w żadne rozumowania. Stary marynarz zapewnił, że można liczyć na niego i w imieniu całej osady złożył Jego dostojności życzenia pomyślnej wyprawy. Czółno odbiło od jachtu, a w powietrzu rozległo się przeciągłe hurra. W dziesięć minut potem podróżni stali już na brzegu, po kwadransie marszem przybyli do kolonii irlandzkiej. Wszystko czekało gotowe. Lady Helena była bardzo zadowolona ze swego powozu i z jego zaprzęgu. Wyglądało to bardzo patriarchalnie. Arton z biczem w ręku siadł na koźle i oczekiwał rozkazów nowego swego zwierzchnika. "Cóż to za pyszny pojazd", mówił Paganel. "Niechcie schowają wszystkie dyliżanse. Trupa linoskoków nie podróżowałaby lepiej. Dom przenoszący się z miejsca na miejsce, zatrzymujący się gdzie trzeba. I czegoż tu więcej żądać można? Sarmaci przed wiekami już to zrozumieli i nie podróżowali inaczej." Panie Paganel mówiła Lady Helena. Spodziewam się, że będę miała przyjemność przyjmowania pana w moich salonach. Ależ pani, odrzekł z galanterią uczony, będzie to dla mnie zaszczyt prawdziwy. Czy pani już oznaczyła dzień w tygodniu? Będę zawsze w domu dla przyjaciół, odpowiedziała z uśmiechem Lady Helena. A pan jesteś. Najbardziej oddanym ze wszystkich, dokończył Paganel z galanterią. Te wymiany grzeczności przerwało przybycie siedmiu osiodłanych koni, które przyprowadził jeden z synów Pediomura. Glenarvan w kilku słowach porozumiał się z Irlandczykiem o cenę dostarczonych przedmiotów i obsypał zacnego kolonistę podziękowaniami, które mu nie mniej i były przyjemne. Dano znak do odjazdu. Lady Helena i Miss Grant zajęły miejsca w wyznaczonym sobie przedziale. Arton siedział na koźle, Olbinet w tylnym przedziale wozu a Glenarvan, Major, Paganel, Robert, John Mangles i dwaj majtkowie uzbrojeni w karabiny i rewolwery dosiedli rumaków. Pedio Moore ze łzą rozczulenia w oczach rzucił im ostatnie pożegnanie słowami. Niech Bóg prowadzi, co i cała jego rodzina powtórzyła chórem. Arton krzyknął na woły i pognał je biczem. Wóz ruszył z miejsca, skrzypiąc, i wkrótce na zakręcie drogi z oczu podróżnych znikła gościnna chatka poczciwego Irlandczyka. 35 Wiktoria. Był to dzień 23 grudnia 1864 roku. Grudzień tak smutny, tak ponury i chłodny na północnej półkuli. Powinien by w tych stronach nazywać się czerwcem. Podług obliczeń astronomicznych, nastał już był drugi dzień lata, bo słońce wstąpiło 21 w znak koziorożca i o kilka już minut wcześniej schodziło z horyzontu. Nowa więc podróż lorda Glenarwana miała się odbyć podczas najcieplejszej pory roku, pod promieniami prawie zwrotnikowymi słońca. Ogół posiadłości angielskich w tej części Oceanu Spokojnego nazywa się Australazją, a składa się z Nowej Holandii, Tasmanii, Nowej Irlandii i kilku wysp sąsiednich. Stały ląd Australii podzielono na obszerne kolonie bardzo różne pod względem przestrzeni i bogactwa. Ktokolwiek spojrzy na mapy Patermana albo Prechosella, niezawodnie zadziwi się nad prostym kierunkiem linii tego podziału. Anglicy wyciągnęli pod sznur granice tych ogromnych prowincji. Nie zważali ani na górzystość, ani na kierunek rzek, ani na odmienny klimat, ani na różnorodność plemion. Kolonie te stykają się z sobą pod kątem prostym i wyglądają jak szachownica. Z tych linii i kątów prostych widać, że to robota geometry, nie geografa. Tylko wybrzeża ze swymi nierównościami, zatokami i przylądkami zachwycającym brakiem symetrii protestują w imię natury. Widok tej szachownicy wzbudzał zawsze krytyczny zmysł Paganela. Gdyby Australia należała do Francji, nie ulega wątpliwości, że geografowie francuscy nie posunęliby do tego stopnia zamiłowania Węgielnicy i Grafionu. Obecnie liczą sześć kolonii na Wielkiej Wyspie Oceanii: Nowa Walia Południowa ze stolicą Sydney, Queensland ze stolicą Brisbane, Prowincja Wiktoria ze stolicą Melbourne, Australia Południowa ze stolicą Adelaida, Australia Północna nie mająca jeszcze stolicy. Koloniści zasiedlają tylko wybrzeża. O 200 mil angielskich w głąb kraju wznosi się zaledwie kilka miast ważniejszych. Wnętrze zaś tej krainy to jest przestrzeń równająca się dwóm trzecim częściom Europy. Dotąd jeszcze jest prawie nieznana. Na szczęście 37. równoleżnik nie przechodzi przez te niezmierzone pustynie, te nieprzystępne krainy, które naukę kosztowały tyle ofiar. Wszystkie trudy i usiłowania Glenarwana nic by tu nie pomogły. Miał tylko do czynienia z południową częścią Australii, która się składała z wąskiego pasa prowincji Wiktorii i z wierzchołka przywróconego trójkąta, jaki tworzy nowa Walia Południowa. Od przylądka Bernoulli do granicy Wiktorii liczą zaledwie 62 mile angielskie. Nie więcej to niż dwa dni drogi i spodziewał się nocować na złe w Aspley, mieście leżącym na samym zachodzie prowincji Wiktorii. Początek podróży zwykle odznacza się rzeźwością jeźdźców i koni. Co do pierwszych, nie ma nic do powiedzenia, lecz należy zawsze hamować zapał ostatnich, bo mając długą podróż przed sobą, trzeba koniecznie oszczędzać siły wierzchowców. Z tego względu postanowiono nie robić więcej dziennie nad 20 do 30 mil angielskich. Zresztą należało stosować chód koni do powolniejszego stąpania wołów, które jak narzędzia mechaniczne tracą na czasie to, co wygrywają na sile. Wóz z podróżnymi zapasami stanowił środek karawany, ruchomą fortecę. Jeźdźcy mogli jechać z boków gdzie się komu spodobało, nie oddalając się wszakże zbyt daleko. Ponieważ nie trzymano się żadnego szczególnego porządku, każdy zatem mógł robić, co zechciał. Myśliwi uganiać się po płaszczyźnie, galanci rozmawiać z damami jadącymi w powozie, a filozofowie prowadzić dysputy uczone. Paganel, posiadający wszystkie te przedmioty, musiał być i był wszędzie razem. Podróż przez prowincję Adelaida nie przedstawiała nic zajmującego. Szereg niewysokich, pełnych kurzawy pagórków, ogromne przestrzenie gruntów jałowych, noszących w tym kraju nazwę burz, nieco łąk pokrytych gromadkami krzaków o klinowatym liściu, mającym smak słonawy, a służący za największy przysmak dla owiec, gdzie niegdzie kilka pikfaces. Szczególnie gatunek owiec o Bach przypominających kształtem świńskie, właściwy Nowej Holandii, pasających się między słupami linii telegraficznej, świeżo otwartej między Adelaidą i wybrzeżem, oto jedyny widok przedstawiający się podróżnym na kilkomilowej przestrzeni. Dotychczas równiny te zupełnie przypominały nudne krajobrazy pampy. Był to ten sam grunt równy, zarosły trawą, ten sam widnokrąg ostro zarysowany. Maknaps utrzymywał, że się znajdują jeszcze w tym samym kraju, lecz Paganel zapewniał, iż wkrótce krajobraz się zmieni. Polegając na jego zapewnieniu, czekano cudownych rzeczy. Około trzeciej orszak przybył na szeroką, ogołoconą z drzew równinę, znaną pod nazwą Mosquito Plains. Uczony geograf mógł stwierdzić, że zasługuje ona istotnie na swoją nazwę. W rzeczy samej podróżni i ich konie wiele ucierpieli od ukąszeń komarów, których uniknąć nie było można. Dzięki amoniakowi, znajdującemu się w podróżnej apterce, ból z ich ukucia łatwo dawał się uśmierzać. Niemniej paganel zaczął przeklinać nieznośne owady, szpilkujące ostrymi rządłami wysoką jego postać. Ku wieczorowi kilka żywopłotów z akacji, kilka tu i ówdzie porozrzucanych gumowców białych, świeży ślad wozów ożywiły krajobraz. Na koniec ukazały się dobrze utrzymane ogrodzenia. O ósmej woły naglone przez poganiacza Artona przybyły do stacji Red Gun. Wyraz ten stacja oznacza siedzibę wewnątrz kraju, gdzie hodują bydło stanowiące największe bogactwo Australii. Chodowcy nazywają się squatters, to jest ludzie siadający na ziemi. Rzeczywiście jest to najpierwsza postawa, jaką przybiera każdy kolonista, znużony długimi wędrówkami po tych niezmierzonych przestrzeniach. Stacja Red Gun była to wcale niewielka osada, jednakże Glenarvan znalazł tam najszczerszą gościnność. W tych odludnych siedliskach zawsze się znajdzie nakryty stół dla podróżnego, a każdy kolonista australijski jest bardzo gościnnym gospodarzem. Nazajutrz Arton zaprzągł woły o świcie, chciał bowiem tegoż dnia wieczorem stanąć na granicy Wiktorii. Grunt stawał się coraz nierówniejszy. Małe górki pokryte czerwonym piaskiem falowały jak daleko oko mogło dojrzeć. Rzekłbyś, że to ogromna płachta czerwona rzucona na ziemię i pofałdowana powiewem wiatru. Kilka melejs, rodzaj sosen, biało nakrapianych, o pniu gładkim i prostym roztoczało gałęzie pokryte ciemnozielonym liściem. Nad żyznymi pastwiskami, na których roiły się wesołe stada skoczków. Potem ukazały się ogromne przestrzenie pokryte zaroślami i młodymi drzewkami gumowymi. Na koniec zarośla znikły. Drzewka zamieniły się na drzewa, podróżni mieli przed sobą pierwszą próbkę lasów australijskich. Im więcej się zbliżali do granicy Wiktorii, tem widoczniej zmieniała się postać kraju. Podróżni czuli, że stąpają po nowej ziemi. Jechali ciągle w prostym kierunku i ani jeziora, ani góry nie zmuszały ich do zboczenia z linii prostej. Stosowali w praktyce głównie twierdzenie geometryczne i podróżowali najprostszą, a zatem najkrótszą drogą. Myśl o trudach i przeszkodach ani przychodziła im do głowy. Pochód ich stosował się do powolnego kroku wołów, a chociaż te spokojne zwierzęta nie szły prędko, jednak posuwały się naprzód, nie zatrzymując się nigdy. Tym sposobem Orszak, zrobiwszy we dwa dni 60 mil angielskich, 23 wieczorem stanął w Aspley, pierwszym mieście prowincji Wiktorii, położonym w obwodzie Wimmera, pod 141 stopniem długości. Arton umieścił wóz w Crowns Inn Oberży, która przybrała nazwę hotelu pod koroną. Wieczerza składająca się wyłącznie z baraniny przyrządzonej na rozmaite sposoby parowała na stole. Jedzono wiele, a rozmawiano jeszcze więcej. Wszyscy niecierpliwie pragnęli dowiedzieć się o osobliwościach Australii, a skutkiem tego było zarzucanie pytaniami geografa. Paganel nie dał się długo prosić i opowiadał o tej części prowincji Wiktorii, która otrzymała nazwę Australii Szczęśliwej. Mylna to nazwa, mówił on. Stosowniej było nazwać ją Australią Bogatą, bo i z krajami rzecz tak się ma, jak z ludźmi. Bogactwo nie stanowi szczęścia. Australia dzięki swoim kopalniom złota stała się pastwą tłumów dzikich, wszystko niszczących awanturników. Przekonacie się o tym, gdy będziemy przejeżdżali okolice złotodajne. Kolonia Wiktoria, o ile mi się zdaje, niedawno istnieje, odezwała się pani Glenarvan. Tak, pani, liczy dopiero lat trzydzieści. Działo się to 6 czerwca 1835 roku we wtorek. O godzinie kwadrans na ósmą wieczorem dodał major, który lubi żartować z dokładności, z jaką Paganel zwykł określać daty. Nie, o godzinie siódmej minucie dziesiątej odrzekł z powagą geograf. Batman i Falkner założyli siedzibę w Port Phillip, nad tą samą zatoką, nad którą dziś rozciąga się wielkie miasto Melbourne. Przez piętnaście lat nowa kolonia stanowiła część Nowej Walii Południowej i zależała od jej stolicy Sydney. W 1851 roku uzyskała niezawisłość i przytem nazwę Wiktoria. I dobrze się jej wiodło od tego czasu? spytał Glenarvan. Osądź sam, mój przyjacielu odpowiedział Paganel. Oto są liczby, których nam ostatnie wiadomości statystyczne dostarczają i niech sobie MacNabs mówi co chce, a nie ma nic wymowniejszego nad liczby. Dalej, dalej, kochany Paganelu, rzekł major. Natychmiast, w roku 1836 kolonia Port philippe miała 244 mieszkańców. Dziś prowincja Wiktoria liczy ich 600 tysięcy. Siedem milionów krzewów winnych przynosi jej rocznie 121 tysięcy galonów wina. 103 tysiące koni galopuje po jej równinach i 675 tysięcy sztuk roga tego bydła tuczy się na jej niezmierzonych pastwiskach. Czy nie ma też pewnej ilości nierogacizny? Zapytał Magnaps. Tak, majorze siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięć, z pozwoleniem pańskim. A wiele baranów, Paganelu? Siedem milionów sto piętnaście majorze. Licząc już z tym, którego jemy w tej chwili, Paganelu? Nie, nie licząc go, ponieważ zjedliśmy go już trzy ćwierci. Brawo, panie Paganel, zawołała Lady Helena, śmiejąc się z całego serca. Musimy przyznać, że jesteś mocnym w kwestiach geograficznych i mój kuzyn Magnaps na próżno sili się wynaleźć twą słabą stronę. Ależ, pani, widzieć te rzeczy i w potrzebie wam ich udzielić jest moim rzemiosłem. Zatem możecie mi wierzyć, kiedy wam mówię, że w tym kraju zobaczymy cuda. Jednak dotychczas zauważył magnaps, który lubił drażnić geografa, żeby podniecić jego zapał. Poczekajcie, niecierpliwy majorze, zawołał Paganel. Zaledwie jedną nogą stanąłeś na granicy, a już zaczynasz się niecierpliwić. Powiadam ci, powtarzam i potwierdzam, że to jest najciekawszy kraj na Ziemi. Jego formacja, przyroda, płody, klimat, a nawet przyszłe jego zniknienie, dziwiły, dziwią i dziwić będą wszystkich uczonych świata. Wyobraźcie sobie, moi przyjaciele, ląd, którego nie środek, lecz brzegi pierwszej wystąpiły nad powierzchnią fal. Jak pierścień olbrzymi, który zawiera morze w okolicach środkowych wewnętrzne, na pół wyschłe morze, którego rzeki wysychają z dnia na dzień, gdzie wilgoć nie istnieje ani w powietrzu, ani w gruncie, gdzie drzewa, nie liście co rok tracą, ale korę, gdzie liście nie na płask, lecz bokiem odwrócone są do słońca i nie dają cienia. Gdzie drzewo często bywa niepalne, gdzie kamienie cisowe topnieją od deszczu, gdzie lasy są niskie, a trawy olbrzymie, gdzie zwierzęta mają dziwaczne kształty, gdzie czworonożne mają dzioby jak ptactwo i zmuszają przyrodników do tworzenia nowych gatunków, gdzie kangur skacze na swych nierównych łapach, gdzie owce mają głowy świńskie, gdzie lisy przeskakują z drzewa na drzewo, gdzie łabędzie są czarne, a szczury robią sobie gniazda, gdzie ptaki zdumiewają swymi zdolnościami i rozmaitością śpiewu, gdzie jeden służy zamiast zegara, inny trzaska jak pocztylion zbicza, jeden naśladuje szlifierza, inny wybija sekundy jak perpendykuł, jeden śmieje się z rana, kiedy słońce wschodzi, inny płacze wieczorem przy jego zachodzie. O, kraino dziwna, nielogiczna, ziemio paradoksalna, stworzona wbrew prawom natury. Toć najsłuszniej uczony botanik Grimard mógł powiedzieć o tobie: oto Australia, prawdziwa parodia praw wszechświata. A raczej najgrywanie się z niego. Paganel rozpędził swój język, jakby go nigdy nie miał zatrzymać. Wymowny sekretarz Towarzystwa Geograficznego przestał być panem siebie. Mówił i mówił, gestykulując do upadłego i wywijając widelcem co siedzącym obok niego groziło niemałym niebezpieczeństwem. Na koniec grom oklasków przytłumił głos jego i udało mu się nareszcie zamilknąć. Po takiem wyliczeniu osobliwości australijskich, nikt nie myślał prosić o więcej, tylko major nie mógł się powstrzymać, żeby go nie zapytać głosem spokojnym. I to już wszystko? Otóż nie, nie wszystko odparł uczony z nową gwałtownością. Jak to? spytała zaciekawiona Lady Helena. Czyż jest jeszcze w Australii coś więcej osobliwego? Tak, pani. Jej klimat przewyższa swemi dziwactwami wszystko, co ona wydaje. Na przykład? zawołano. Nie mówię o własnościach higienicznych klimatu australijskiego, tak obfitującego w tlen, a ubogiego w azot. Nie ma tu wiatrów wilgotnych, bo wieją wzdłuż wybrzeży. Nie ma też wielu chorób, na przykład tyfusu, odry i cierpień chronicznych. Jednakże i to korzyść nie mała, rzekł Glenarvan. Bez wątpienia. Lecz ja nie o tem mówię, odpowiedział Paganel. Tutaj klimat ma pewną własność nieprawdopodobną. Jaką? zapytał John Mangles. Nie uwierzycie nigdy. Uwierzymy, zawołali zaciekawieni słuchacze. Zatem jest on czymże? Moralizatorem. Jak to moralizatorem? Tak jest, odpowiedział uczony, pełen przekonania głosem. Tak, moralizatorem. Tutaj powietrze nie psuje ani kruszców, ani człowieka. Tutaj atmosfera czysta i sucha, bieli wszystko prędko i płótno i duszę. I w Anglii dobrze zauważono zalety tego klimatu, kiedy postanowiono wysłać do tego kraju ludzi potrzebujących poprawy. Jak to? Czy ten wpływ rzeczywiście daje się zauważyć? spytała lady Glenarvan. Tak, pani, równie na zwierzętach, jak i na ludziach. I pan nie żartuje? Nie żartuję. Konie, bydło tutejsze odznaczają się znakomitą łagodnością. Zobaczy pani. Niepodobna. Ależ tak jest. Złoczyńcy przewiezieni do tego ożywczego i uzdrawiającego klimatu od lat zupełnie się tu przekształcają. Lecz w takim razie, panie Paganel, rzekła Lady Helena, cóż się stanie z panem, który już dziś jesteś tak dobry na tej ziemi uprzywilejowanej? Stanę się doskonałym, odpowiedział Paganel. Po prostu doskonałym.